Norman Davis. Boże Igrzysko. Historia Polski. Tłumaczyła Elżbieta Tabakowska. Przekład autoryzowany. Kraków, rok 1990. Czyta Ksawery Jasieński. Danielowi, aby mógł poznać i pokochać kraj, w którym się urodził, jeśli zechce. Przedmowa do polskiego wydania pierwszego tomu. Boże Igrzysko zostało napisane po angielsku przez Anglika i z przeznaczeniem dla anglojęzycznego czytelnika. Celem książki było przybliżenie charakteru i treści historii Polski publiczności czytelniczej świata, której z takiego czy innego powodu długo odmawiano naukowego, a jednocześnie popularnego wprowadzenia do tak istotnego rozdziału. Dziejów Europy. Jako student brytyjskiego uniwersytetu nie mogłem nie zauważyć, jak znaczna część konwencjonalnej wiedzy o Polsce opiera się na tendencyjnych, a jednocześnie przez nikogo niepodważanych opiniach na temat sąsiadów i wrogów Polski. Wiele z tych opinii pochodzi od pruskich lub czarskich komentatorów epoki rozbiorowej. Równie dobrze zdawałam sobie sprawę z tego, jak nieudane były podejmowane przez polskich autorów próby stworzenia przeciwwagi dla tych nieprzyjaznych w stosunku do Polski poglądów. W tej sytuacji, starając się zachować bezstronne stanowisko historyka, spróbowałem jednocześnie stworzyć ramy, w które z przychylnych wobec Polski pozycji można by wbudować omówienie szczegółowych kwestii spornych i poszczególnych epizodów jej dziejów. Równocześnie zaś nie odnajdując w sobie predyspozycji do szowinizmu, czy to brytyjskiego, czy polskiego, usilnie starałem się podkreślać wielonarodościowy charakter społeczeństwa polskiego w okresie poprzedzającym straszliwe przeżycia lat 1939-45, a także, tam gdzie to tylko było możliwe, wskazywać na istnienie międzynarodowych powiązań lokalnych spraw polskich. Nie do mnie należy ocena, w jakim stopniu udało mi się zrealizować te cele. Niemniej jednak książka nie ucierpiała na tym, że ukazała się akurat w grudniu 1981 roku, w chwili gdy świat zachodu przeżywał kolejny ze swych okresowych napadów fascynacji wszystkim co polskie. Głęboki kryzys społeczny i polityczny Jaki wybuch w Polsce w latach 1980-81, niewątpliwie wyszedł daleko poza przewidywania, jakim dałem wyraz w szeregu uwag i komentarzy zawartych w ostatnim rozdziale Bożego Igrzyska. Książka została ukończona w roku 1979 i chociaż trafnie przewidziałem nieszczęśliwy rozwój wypadków w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, to jednak omówienie wydarzeń ostatniego okresu było zaledwie czymś w rodzaju postscriptum do mojego studium na temat tysiąclecia Polski. Postanowiłem więc napisać drugą książkę, której treść ogniskowałaby się wokół wydarzeń ostatnich lat. W ten sposób powstała książka Heart of Europe: A Short History of Poland, Serce Europy. Wydawnictwo Oxford University Press, rok 1984. Jest to odrębne studium ograniczone do omówienia wyłącznie tych spraw, w których można się dopatrywać źródła obecnego kryzysu. Z tego powodu też książka została napisana niejako w odwrotnym porządku chronologicznym. Narracja cofa się krok po kroku od czasu teraźniejszego w przeszłość. Chciałbym przy tym z naciskiem podkreślić, że nie jest ona skróconą wersją Bożego Igrzyska, od którego różni się pod kilkoma istotnymi względami. Jest rzeczą oczywistą, że cudzoziemiec, który pisze o Polsce i o czymś, co stanowi jej najświętszą własność, o jej historii, musi wywołać wzburzenie w niejednej patriotycznej piersi. Jak napisałem w oryginalnej przedmowie do Bożego Igrzyska, Odczuwam bolesną świadomość faktu, że nie jeden polski uczony wie na ten temat nieporównanie więcej niż ja. Wkładem historyka w historię nie jest jednak wyłącznie wiedza o przedmiocie. Perspektywa, proporcje, zaangażowanie emocjonalne. Jednym słowem to, co artyści i muzycy nazywają tonacją, wszystko to odgrywa swoją rolę. I rzeczywiście fakt że cudzoziemiec jest wolny od zahamowań i ograniczeń, w obliczu których stają wszyscy historycy, starający się opisać dzieje własnej ojczyzny, może mu dać niezasłużoną przewagę. Naciskany w tej sprawie przez pewnego upartego Polaka podczas jednego z publicznych spotkań w Londynie, musiałem przyznać, że idealnym autorem bezstronnej historii Polski mógłby się zapewne okazać jakiś Chińczyk. Ostatecznie, jeśli jednym z najwybitniejszych historyków wiktoriańskiej Anglii mógł być Francuz, a czołowym historykiem Anglii Georgiański, człowiek wywodzący się ze wschodniej Galicji, nie ma powodu, dla którego naukowiec brytyjski nie miałby pisać o sprawach polskich. Ogólnie rzecz biorąc, Boże igrzysko spotkało się z o wiele lepszym przyjęciem niż mógłby tego oczekiwać autor. W ciągu minionych sześciu lat na kilku kontynentach ukazało się drukiem ponad 100 recenzji, a zaledwie 3 czy cztery miały wydźwięk zdecydowanie negatywny. Ze szczególną satysfakcją czytałem takie omówienia jak komentarz pióra Noela Askersona, który sam jest wybitnym znawcą spraw polskich, a który napisał, że Norman Davis dał nam zarówno melodię, jak i libretto historii Polski. Zarówno namiętność, mit i anegdotę, jak i fakty. Profesor D.C. Watt nazwał książkę wybitnym dziełem historycznej narracji. W recenzji zatytułowanej Polska, wartości moralne zdolne przetrwać katastrofy, pisze Największą być może zaletą książki jest sposób, w jaki autor łączy poczucie wzniosłej roli Polski, niemal swego rodzaju moralnego posłannictwa, z bardzo trzeźwym spojrzeniem na szereg mitów, jakie nagromadziły się wokół przeszłości tego kraju i jego ukształtowanego przez tradycję obrazu. Na łamach czasopisma Soviet Jewish Affairs, maj 1983 roku, dr Antony Polonski stwierdza m.in., że bardzo mocną stroną Davisa jest jego wrażliwość na atmosferę i nastrój, i że ze szczególnym zadowoleniem należy przyjąć sposób, w jaki Davis traktuje kwestie żydowskie. Obszerna korespondencja przynosiła momenty zarówno dumy, jak i rozbawienia. Napisał do mnie pewien młody małżonek, skarżąc się, że jako jeden ze ślubnych prezentów podarowano młodej parze egzemplarz Bożego Igrzyska i że jego nowo poślubiona żona uparła się, aby wszystko inne odłożyć na bok. Dopóki nie przeczyta obu tomów. Pewien starszy pan, Polak, gratulował mi książki, która, jak pisał, ogromnie mu się podobała. Dopiero na samym końcu listu wyraził swój żal z powodu swojej całkowitej nieznajomości języka angielskiego. Szczególnie przychylne były reakcje ze strony polskich uczonych i publicystów. Profesor Leszek Kołakowski z Uniwersytetu w Oksfordzie. Zaryzykował twierdzenie, że Boże Igrzysko jest jedyną prawdziwą książką o Polsce, jaką kiedykolwiek napisano w jakimkolwiek języku. New York Times Book Review 15 sierpnia 1983 roku. Profesor Stanisław Barańczak z Uniwersytetu Harvarda pisał, że Boże Igrzysko to dokonanie naprawdę imponujące, bez wątpienia najlepsze z dostępnych w języku angielskim, wprowadzenie w ów niewiarygodny galimatias, jakim jest polska historia. New Republic 15 listopada 1982 roku, aneks nr 31 z 83. Zawodowi historycy, zachowując należytą rezerwę w sprawach dotyczących szczegółów, dawali jednocześnie wyraz równie pochlebnym opiniom. Profesor Piotr Wandycz z Uniwersytetu Yale Swoją wyczerpującą recenzję napisaną po polsku zamyka następującą konkluzją. Cierpliwy czytelnik jednakże, zafascynowany dziejami polski, będzie sowicie wynagrodzony za swój wysiłek. Zeszyty historyczne Tom 62 Paryż rok 82. Pisząc po angielsku i zwracając się do innej publiczności, Wandycz stwierdza: Jest to książka wybitna. Moje własne reakcje na Boże igrzysko obejmują całą gamę uczuć, od podziwu dla erudycji i oryginalności Davisa, po rozdrażnienie, jakie chwilami budzą niektóre z jego nazbyt ogólnych stwierdzeń. Ale bez względu na to, jakie można by wobec tej książki żywić zastrzeżenia, jest to dzieło dużej wagi, świadczące o wielkiej wyobraźni, skłaniające do przemyśleń i doskonale napisane. Kwiecień. 83 American Historical Review. Profesor Anna Cięciała z Uniwersytetu Stanowego w Kansas określa książkę jako autorytatywne i oryginalne studium historii Polski. Sądząc, z otrzymanej przeze mnie korespondencji, zakorzeniona wśród Polaków tradycja wymaga, aby pisząc do zagranicznych autorów po kilku słowach pochwały umieszczać 32 stronice poprawek. W moim przypadku praktykę tę zapoczątkował list pana Jędrzeja Giertycha z Londynu, datowany 17 lutego 1982 roku. Od tego czasu listy przychodzą w regularnych odstępach. Ostatni, napisany w podobnym duchu, pochodzi od 24-letniego studenta z Torunia. Kłopot polega na tym, że każdy z korespondentów proponuje inne poprawki i ulepszenia, wobec czego zdezorientowany autor odczuwa pokusy, aby po prostu zostawić wszystkie błędy tak, jak są. Tym więcej, że nie ma nawet pewności, czy wszystkie jego błędy są istotnie błędami. Przypomina mi się w tym miejscu jeden z moich angielskich kolegów, który kiedyś odważył się publicznie zabrać głos na temat polskiego filmu, po czym musiał stawić czoło pewnemu panu z pierwszego rzędu, który bezustannie mu przerywał, wykrzykując z oburzeniem, zabarwionym silnym polskim akcentem: Myli się pan, całkowicie się pan myli. W samej Polsce, która jest oczywiście najbardziej krytycznym forum dla dyskusji, omówienia zaczęły się pojawiać stosunkowo późno, z tego prostego powodu, że książka była tu trudno dostępna. Stosunkowo wczesne, nieformalne spotkanie, Zorganizowane na Uniwersytecie Jagiellońskim w celu przeprowadzenia dyskusji nad Bożym Igrzyskiem godne jest odnotowania z uwagi na fakt, że entuzjazm wobec książki wzbudzali recenzenci, którzy w gruncie rzeczy nigdy nie widzieli jej na oczy. Ich poglądy były być może podobne do tych, jakie zawiera list nadesłany mi ze Skierniewic. Szanowny Panie, już od dawna wiem o Pańskiej książce Boże Igrzysko. Jestem bardzo zainteresowany zarówno tym, co, jak i tym, w jaki sposób Anglik może mówić o całej historii mojej ojczyzny. Wobec tego jakiś czas temu zacząłem próbować szukać możliwości zdobycia pana książki. Najpierw zwróciłem się do Oxford University Press z pytaniem o warunki przesyłki i cenę. Otrzymałem odpowiedź, która bardzo mnie zadowala, ale zwróciłem się także do Polskiego Urzędu Celnego, i jego odpowiedź nie zadowala mnie zupełnie. Wobec tego wygląda na to, że nigdy nie będę mógł przeczytać pańskiej książki. Szkoda, jest mi też bardzo przykro. Mimo to, nawet nie przeczytawszy pańskiej książki, sądzę, że jest to książka bardzo dobra, naprawdę. Jej zakaz w PRL jest najlepszym potwierdzeniem, że to bardzo dobra książka. I odwrotnie, gdyby była tu dozwolona, miałbym podejrzenie, że coś z nią jest nie tak. Dlatego też gratuluję panu z powodu dobrej roboty, jaką pan wykonał. Z wyrazami szacunku pozostaje. Ze względu na charakterystyczny język i styl, pozostawiam tekst dokumentu w jego oryginalnym kształcie przypisek tłumacza. Niestety, w chwili, gdy Boże Igrzysko zostaje oficjalnie wydane w Polsce, logika Rodem ze Skierniewic każe sądzić, że jakość książki w jaki sposób się pogorszyła. Jednakże we właściwym czasie Boże Igrzysko stało się przedmiotem uwagi ze strony polskich czytelników i źródłem inspiracji dla głośnych i obszernych recenzji na łamach m.in. zarówno Tygodnika Powszechnego, jak i polityki. Jedną z zasług autora jest w oczach recenzentów Tygodnika panowanie nad materiałem, znajomość i głębokie zrozumienie niełatwej przecież dla cudzoziemca polskiej literatury, zadziwiająca fascynacja polszczyzną. Ileż tu dla nas uroku w tłumaczeniach polskich pieśni, na przykład Wojenko, Wojenko, córześ ty za pani, lub w przekładach próbek polskiego ludowego humoru. Wykropkowana ustawa z dnia 31 lipca 1981 roku o kontroli publikacji i widowisk, artykuł 2, punkt 1 i 3, dziennik ustaw numer 20 i tak dalej, i tak dalej. Chciałoby się powiedzieć, tak o naszych dziejach i naszych sprawach mógł pisać tylko Polak. Tygodnik powszechny z 12 lutego 1984 roku. Nieco wcześniej, występując pod pseudonimem Paweł Szurawski, Recenzent polityki tak skomentował to zadziwiające dzieło i wydarzenie sporej miary. Trzeba mieć niepospolitą odwagę, żeby się przymierzyć do takiego przedsięwzięcia. Trzeba być Anglikiem, żeby w dzisiejszych czasach pozwolić sobie na zimną krew przy omawianiu tak wybuchowej materii. Podstawowe zarzuty polityki koncentrują się na ostatnim rozdziale książki, gdzie autor tak utalentowany i umysł tak bystry i dociekliwy staje się nagle klasycznym przykładem umysłu zniewolonego. Polityka numer 25 z czerwca 1983 roku. Szkoda. Boże Igrzysko zostało ostatecznie wylansowane w Polsce 11 kwietnia 1984 roku kiedy to zorganizowano w tym celu w Archiwum Akt Dawnych w Warszawie sympozjum, w którym wzięło udział około 60 zawodowych historyków. Ustalenie równowagi między komplementami i łagodną krytyką, jakiej dano wyraz podczas tego świetnego spotkania, nie jest zadaniem autora, którego w ten sposób uhonorowano. Zapewne słusznie przywilej ten pozostawiono przewodniczącemu obrad, profesorowi Stefanowi Kieniewiczowi, którego elegancka recenzja ukazała się wkrótce potem w przeglądzie historycznym nr 2 z roku 1984. Nieprzyjazna krytyka Bożego Igrzyska z gatunku tej, która nie pozostawia na autorze suchej nitki, bierze swój początek z dwóch tylko źródeł. Oba obozy opiniodawców bardzo rzadko okazują sobie wzajemną miłość, ale mimo to mają, jak się wydaje, pewne cechy wspólne. Ich rzecznicy zgodnie potępili moje poglądy jako szkodliwe. Pierwszy z nich to obóz polskich nacjonalistów, zrzeszający również zwolenników co radykalniejszych pozycji ideologicznej przedwojennej endecji. Obóz drugi stanowi skrajnie nacjonalistyczny odłam Żydów amerykańskich, których poglądy na tematy polskie często robią wrażenie, Bardziej radykalnych niż poglądy najbardziej dogmatycznych spośród syjonistów w samym Izraelu. Oba natomiast wyznają tę samą etniczną, plemienną filozofię historii, i oba występują gwałtownie przeciwko poglądowi głoszącemu, że pewne przeżycia i doznania mogły być wspólnym udziałem Polaków i Żydów. Z punktu widzenia polskiego wyznawcy skrajnego nacjonalizmu, polscy Żydzi byli obcym organizmem przeszczepionym na grunt Polski, a ich tysiącletni pobyt w tym kraju w najmniejszym stopniu nie przyczynił się ani do zmniejszenia ich odrębności, ani też do zmiany ich statusu niepożądanych intruzów. Dla skrajnego nacjonalisty żydowskiego natomiast rzeczą równie istotną jest podkreślanie odrębności Polski i Żydów. Jego zdaniem Polacy byli dla Żydów nieodmiennie okrutnymi i niesprawiedliwymi gospodarzami, a ich nieuleczalny antysemityzm zupełnie uniemożliwił dalszą obecność Żydów w Polsce, przygotowując grunt pod zmowę Polaków z hitlerowcami podczas Holokaustu II wojny światowej. Obie strony z oburzeniem odrzucają myśl, że Polacy i Żydzi wraz z Niemcami, Litwinami, Białorusinami i Ukraińcami mogli tworzyć złożone, wielonarodowościowe społeczeństwo, w którym wszystkie grupy etniczne żyły w symbiozie i wzajemnej współzależności. Żadna ze stron nie chce nawet słyszeć o tym, że ich wzajemne stosunki miały nie tylko negatywne, ale i pozytywne aspekty. Pani Barbara Łada Grodzicka, autorka dwóch obszernych artykułów opublikowanych w londyńskim Tygodniu Polskim z czerwca 1986 roku, stwierdziła, że Boże Igrzysko jest z gruntu antypolskie. Natomiast pani profesor Lucy S. Dawidowicz, pisząca na łamach organu Komitetu Żydów Amerykańskich w Nowym Jorku, pod tytułem Commentary, uznaje Boże Igrzysko za bezwartościowy wytwór obrońcy Polaków, którego głównym osiągnięciem jest to, że wymazał antysemityzm z dziejów Polski. Marzec 87. Jednocześnie delikatnie sugerując, że Davisa należałoby zaskarżyć o dokonanie historycznych nadużyć. Odnoszę wrażenie, że żadna z tych zacnych pań nie zapoznała się zbyt dokładnie z tekstem mojej książki. Nie wiem też, czy któraś z nich miała jakiś istotny powód, aby rościć sobie prawo do wyrażania sądów w imieniu narodu polskiego czy żydowskiego. Moje własne stanowisko w tej spornej kwestii zostało wyrażone w niedawnej polemice. Sądzę, że kwestie polsko-żydowskie da się najlepiej zrozumieć, zajmując pozycję krytyczną w stosunku do roszczeń obu zainteresowanych stron, a jednocześnie traktując problemy podzielonego społeczeństwa przedwojennej Polski w kategoriach wspólnych doświadczeń i wzajemnych antagonizmów między obydwiema stronami. Nie widzę żadnych korzyści, jakie mogłyby płynąć z ograniczenia się do oskarżeń wysuwanych przez jedną stronę przeciwko drugiej. Wobec tego muszę się pogodzić z tym, że zeloci z obozu polskiego napiętnują mnie jako historyka antypolskiego, zaś ich odpowiednicy z przeciwnego obozu, jako tego, który zniekształca i wypacza prawdę. Niemożliwe jest, żeby rację mieli i jedni, i drudzy. Ogólnie rzecz biorąc, choć oczywiście jak każdy inny człowiek mogę popełniać błędy, odczuwam krzepiącą pewność, że moje starania o bezstronność nie ulegają kwestii. Mam nadzieję, że omawiając bogate, wielonarodowościowe dziedzictwo historyczne Polski, podobne stanowisko zdołałem zachować w odniesieniu do wszystkich tego rodzaju etnicznych kontrowersji. Miło jest wiedzieć, że inni historycy używają ustępów z Bożego igrzyska jako punktu wyjścia własnych specjalistycznych badań. W przypadku każdej pracy o charakterze syntetycznym trzeba się liczyć z tym, że nie uniknie ona rewizji ze strony specjalistów z poszczególnych dziedzin. Autor takiego dzieła musi oczywiście znajdować przyjemność w tym, że sformułowane przez niego uogólnienia są podawane w wątpliwość a tam, gdzie to okazuje się konieczne, zastępowane innymi. Syntetyk odczuwa jednak szczególną satysfakcję, widząc, że inni historycy rozwijają myśl, którą on sam mógł zaledwie wyrazić w formie zwięzłej aluzji czy domysłu i nadają jej formę w pełni uargumentowanej hipotezy. I tak na przykład moje zainteresowanie nie tylko słowiańskimi, ale i celtyckimi, i germańskimi aspektami prehistorycznego osadnictwa na ziemiach polskich zawsze kazało mi wątpić w założenia tzw. polskiej szkoły autochtonicznej, jak również w jej odkrycia dotyczące takich kwestii jak na przykład protosłowiański charakter wykopaliskowej kultury łużyckiej. Profesor Aleksander Schenker z Uniwersytetu Yale opublikował ostatnio fachowy artykuł w którym uznaje istotny wpływ Bożego Igrzyska, tom pierwszy, na tok własnych rozważań, wysyłając jednocześnie pod adresem założeń tej szkoły zastrzeżenia o wiele bardziej fachowe i rygorystyczne niż te, które mógłbym przedstawić ja sam. Czy w czasach przed wędrówką ludu w Europie Środkowej byli Słowianie? International Journal of Slavic Linguistics and Poetics Columbus, Ohio, rok 1985. Przekład jest problemem nie do pokonania. Tak jak żaden historyk nie jest w stanie wiernie i w pełni odtworzyć tego, co działo się w przeszłości, tak też i żaden tłumacz nie może stworzyć takiej wersji, która byłaby idealnym odpowiednikiem oryginału. I tak jak każdy historyk musi dokonywać niebezpiecznych uproszczeń, tak też i każdy tłumacz ma prawo być artystą. Historia napisana po angielsku, a potem przełożona na polski, jest jak symfonia w tonację zdur, potem przetransponowana w tonację FIS na dwa fortepiany. Mogę tylko wyrazić współczucie, a zarazem podziw dla mojej polskiej tłumaczki która z taką sprawnością uporała się z idiomatyką i ironią Bożego igrzyska. Nie odczuwałem cienia niepokoju, gdy mnie poproszono, abym zaakceptował ten przekład. Trzeba się jednak pogodzić z tym, że w tłumaczeniu muszą się mimo wszystko pojawić drobne różnice w subtelnych niuansach znaczeń i postaw. Wszędzie tam, gdzie mogłyby wystąpić wątpliwości dotyczące tego, co chciałem powiedzieć, lub też Pozorne rozbieżności między obydwoma tekstami wersję angielską należy oczywiście uznać za podstawową. Inne drobne różnice i opuszczenia wynikły ze szczególnych wymogów prawnych związanych z publikacjami w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Po szczegółowych konsultacjach z Urzędem Kontroli Publikacji, wydawnictwo znak zaproponowało mi złagodzenie kilku sformułowań. Oraz niewielkie opuszczenia, oznaczone w tekście wielokropkiem w nawiasie kwadratowym, które nie naruszają moich wywodów. Także i w tym przypadku, w razie jakichkolwiek wątpliwości, za pełny i autentyczny uznać należy oryginalny tekst angielski. Szczególne wyrazy podziękowania należą się redaktorowi naczelnemu wydawnictwa Znak, profesorowi Jackowi Woźniakowskiemu i jego pracownikom. Bez których poświęcenia i wytrwałości niniejszy przekład nie ujrzałby nigdy światła dziennego. Pełnej energii tłumaczce dr Elżbiecie Tabakowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego, której tempo pracy i błyskotliwe wyczucie języka zyskały sobie mój niekłamany podziw. Doktorowi Adolfowi Józwence, który czuwał nad fachową konsultacją ze strony historyków. Jego kolegom, pani docent Stefani Ochman Docentowi Karolowi Modzelewskiemu i doktorowi Michałowi Kaczmarkowi, którzy podjęli się dokonania poprawek merytorycznych w pierwszym tomie. A wreszcie wszystkim krewnym i przyjaciołom, którzy umacniali mnie w przeświadczeniu, że najwyższą nobilitacją dla każdej historii Polski jest jej wydanie w Polsce. Ponad ćwierć wieku minęło od pewnego ciemnego, śnieżnego wieczoru w marcu, 1962 roku, kiedy to młody brytyjski student po raz pierwszy przemierzał opustoszały rynek miejski Krakowa, z nabożnym szacunkiem słuchając melodii granej przez samotnego trębacza na wieży Kościoła Mariackiego. Każdy przypierany do muru historyk, marzy oczywiście o tym, aby ujrzeć samego siebie w roli samotnego strażnika stojącego na murach obronnych cywilizacji osaczonego przez strzały, które kierują w jego stronę barbarzyńscy krytycy. Jednak po tych 25 latach nie umiem sobie wyobrazić cenniejszej nagrody za moją pracę niż wydanie tego tomu w Krakowie w zasięgu dźwięków hejnału. Norman Davis, West Hampstead, 4 października 1987 roku. Od tłumacza. Przekład historii polski nie był zadaniem łatwym. Ogromna erudycja i rozległa wiedza autora, obejmująca znajomość nie tylko faktów historycznych, ale także ich najszerzej pojętego tła politycznego, kulturowego i społecznego, może stać się prawdziwą lekcją pokory dla tłumacza, który zechciałby sądzić, że nabyta przez długie lata praktyki sprawność warsztatowa, w połączeniu z taką znajomością historii, do której zobowiązuje sam fakt, że jest to historia kraju ojczystego, pozwoli pokonać trudności natury merytorycznej. Książka Davisa jest jednak czymś więcej niż tylko dziełem historycznym. Jest także dziełem literackim, którego niewątpliwe walory stylistyczne stawiają przed tłumaczem klasyczny problem ciągłego szukania optymalnych kompromisów między wiernością treści, a wiernością formie kompromisów często niełatwych wobec ograniczeń, jakie narzuca tłumaczowi język przekładu. Pragnę więc w tym miejscu przyznać, że niniejszy przekład nie byłby w ogóle możliwy, gdyby nie cenna pomoc, jaką ofiarowała mi pani Janina Ozga z Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, która z niewyczerpaną energią i zdumiewającą intuicją Prowadziła mnie ścieżkami, jakie kilkanaście lat wcześniej musiał przebywać autor historii Polski w poszukiwaniu materiałów źródłowych do swojej książki. Jej też zawdzięczam odnalezienie źródeł wielu cytatów wplecionych w tekst oryginału, a nieopatrzonych przez autora notami bibliograficznymi. Może po to, aby zbytnio nie obciążać pamięci anglosaskich czytelników, a może i dlatego, że dla niego samego stały się one przez długie lata studiów czymś, co się po prostu wie i zna na pamięć. Pracę nad przekładem historii Polski rozpoczął przed paroma laty nieżyjący już warszawski dziennikarz i literat pan Jan Zarański. Udostępniony mi rękopis był niejednokrotnie źródłem inspiracji przy tłumaczeniu pierwszych rozdziałów książki. Polskiemu czytelnikowi Winna jestem jeszcze wyjaśnienie dotyczące sposobu użycia nazw geograficznych tym bardziej że odbiega on od systemu przyjętego przez autora a wyłożonego obszernie w rozdziale 21 drugiego tomu historii nie trzeba szczególnie dogłębnej znajomości obcych języków pisze davis aby zrozumieć że warianty nazw geograficznych należą po części od przekonań ludzi którzy ich używają po części zaś od upływu czasu. W tym kontekście obowiązek historyka polega na zwróceniu czytelnikowi uwagi na to, jak teraźniejszość różni się od przeszłości. Konsekwencją takiego stanowiska jest zasada, w myśl której nazwa stanowi możliwie najwierniejsze odbicie dominujących w danym momencie dziejów powiązań kulturowych i politycznych. Oznacza to więc, dla przykładu, że w rozdziale trzecim będzie się mówić o Wratisławie, w rozdziale dwudziestym o Breslau, a w rozdziale dwudziestym o Wrocławiu. Podkreślając, że nazwa nadawana takiemu czy innemu miejscu w danym momencie dziejów nie jest ostatecznym werdyktem wydanym przez historię, Davis przyznaje jednocześnie, że uzasadnione względami historycznymi zróżnicowanie nazewnictwa. Stanowi dodatkową trudność dla angielskiego czytelnika, który, jak pewien brytyjski premier, cytowany przez niego anegdoty, nigdy nie słyszał o cieszynie, a o śląsku sądził, że leży gdzieś w Azji mniejszej. W odczuciu Polaków sytuacja ma się jednak moim zdaniem nieco inaczej. Obcojęzyczne nazwy miejscowości leżących dziś na terenie naszego kraju niosą ze sobą bardzo silne konotacje polityczne, często związane z wydarzeniami historii najnowszej, a nie z kontekstem historycznym, w jakim zostały użyte. Podobnych asocjacji Davis nie mógł oczekiwać od czytelników oryginału swej książki, dla których wszystkie warianty mogą przecież brzmieć po prostu równie egzotycznie. Ponadto, jak stwierdza sam autor, Polacy, którzy mówią o Lipsku i Dreźnie, nie chcą wszak dać do zrozumienia, że uważają je za miasta polskie. W polskim przekładzie używam zatem powszechnie przyjętych dziś nazw polskich, wersje obcojęzyczne wprowadzając jedynie tam, gdzie taki wybór uzasadnia kontekst, np. w tłumaczeniach dokumentów pisanych przez dyplomatów brytyjskich. Przypisy autora znajdują się na końcu książki. Gwiazdkami oznaczono przypisy autora Umieszczone w tekście poszczególnych rozdziałów oryginalnego wydania książki, a także przypisy tłumacza zawierające dodatkowe informacje. Elżbieta Tabakowska. Z przedmowy do wydania angielskiego. Zdziwienie niektórych czytelników wywołać może tytuł książki God's Playground. Jest to jedna z kilku możliwych angielskich wersji, starego polskiego wyrażenia, które po raz pierwszy pojawiło się około roku 1580 jako tytuł fraszki Kochanowskiego Człowiek, Boże Igrzysko, gdzie jest powszechnie uznawane za kalkę pila deorum plautusa. Przymiotnik Boże w kontekście pogańskim odnosi się do Bogów, w kontekście chrześcijańskim zaś do Boga. Wyraz Igrzysko Będący formą pochodzącą od czasownika igrać, można tłumaczyć różnorako, jako igraszkę lub zabawkę, a więc coś, co służy do zabawy, lub jako komedię lub dramat, coś, co się odgrywa. Może ono wreszcie oznaczać scenę czy boisko, a więc miejsce, gdzie gra się toczy. W tym ostatnim znaczeniu wyraz ten pojawia się kilkakrotnie w polskiej literaturze. Można go więc trafnie użyć w odniesieniu do kraju, gdzie los często płatał złośliwe sztuczki, i gdzie żywe poczucie humoru było zawsze jednym z podstawowych elementów podręcznego wyposażenia w walce o narodowe przetrwanie. Część pierwsza wstęp od czasów najdawniejszych do roku 1572. Rozdział pierwszy: Milenium, tysiąc lat dziejów. Najwcześniejszy dokument pisany dotyczący tej części Europy, która dziś nosi nazwę Polski, pochodzi z 965-966 roku naszej ery. W tych właśnie latach Ibrahim Ibn Jakub, podróżnik żydowski z Tortosy w Hiszpanii. Uczestniczył w poselstwie wysłanym przez kalifa kordobańskiego do Tona Wielkiego. Odwiedził Pragę i być może również Kraków, który leżał w tym czasie w granicach Królestwa Czechów. Fragmenty jego relacji były znane późniejszym geografom arabskim. Kraje Słowian ciągną się nieprzerwanie od Morza Syryjskiego po Ocean Ku Północy. Stanowią oni liczne, różniące się między sobą plemiona. Królowie ich są w tej chwili obecnie czterej: Król Bulgarów i Bojesław, król Faraga, Pragi, Bojema, Bohemii i Karako, Krakowa, i Meszko, król północy, i Nakon na krańcu zachodu. A co się tyczy kraju Meszko, to jest on najrozleglejszy z ich, to jest słowiańskich krajów. Obfituje on w żywność, mięso, miód i rolę orną, lub rybę. Pobierane przez niego, to jest mieszka podatki lub opłaty, stanowią odważniki handlowe, idą one na żołd jego mężów lub piechurów. Ma on trzy tysiące pancernych, podzielonych na oddziały. Dają tym mężom odzież, konie, broni, wszystko czego tylko potrzebują. A dar ślubny jest u Słowian znaczny, w czym zwyczaj ich jest podobny do zwyczaju Berberów. Jeżeli mężowi urodzą się dwie lub trzy córki, to one stają się powodem jego bogactwa, a jeśli się urodzi dwóch chłopców, to staje się to powodem jego ubóstwa. Na ogół biorąc, to Słowianie są skorzy do zaczepki i gwałtowni i gdyby nie ich niezgoda wywołana mnogością rozwidleń i gałęzi i podziałów na szczepy żaden lud nie zdołałby im sprostać w sile zamieszkują oni krainy najbogatsze w obszary zdatne do zamieszkania albo najbogatsze w plony i najzasobniejsze w środki żywności oddają się z szczególną gorliwością rolnictwu handel ich dociera lądem i morzem do rusów i do Konstantynopola. Kobiety ich, kiedy wyjdą za mąż, nie popełniają cudzołóstwa. Ale panna, kiedy pokocha jakiego mężczyznę, udaje się do niego i zaspokaja u niego swoją żądzę. A kiedy małżonek poślubi dziewczynę i znajdzie ją dziewicą, mówi do niej. Gdyby było w tobie coś dobrego, byliby cię pożądali mężczyźni i z pewnością byłabyś sobie wybrała kogoś kto by wziął twoje dziewictwo, Potem ją odsyła i uwalnia się od niej. Kraje Słowian są najzimniejsze z wszystkich krajów. Najtęższy mróz bywa u nich, gdy nocy są księżycowe, a dnie pogodne. Studnia i sadzawki pokrywają się twardą skorupą, tak że się stają jak kamień. A gdy ludzie wydychają powietrze, tworzą się na ich brodach powłoki z lodu niby ze szkła. Nie mają oni łaźni, lecz posługują się domkami z drzewa. Budują piec z kamienia w jednym rogu i wycinają w górze na wprost niego okienko dla ujścia dymu. A gdy się piec rozgrzeje, zatykają owe okienko i zamykają drzwi domku. Wewnątrz znajduje się zbiornik na wodę. Wodę tę leją na rozpalony piec. Każdy z nich ma w ręku wiecheć strawy, którym porusza powietrze. I przyciąga je ku sobie. Wówczas otwierają im się pory i wychodzą zbędne substancje z ich ciał. Domek ten nazywają oni al-Izdba. Królowie ich podróżują wozami wielkimi, wzniesionymi na czterech kołach. W czterech rogach ich, to jest tych wozów, są ustawione cztery mocne belki, z których zwisa na mocnych łańcuchach kolebka wyścielona brokatem także siedzący w niej nie trzęsie się podczas wstrząsów wozu przygotowują te to jest wozy z kolebkami również dla chorych i rannych Słowianie wojują z bizantyjczykami frankami longobardami i innymi narodami a wojna toczy się między nimi ze zmiennym szczęściem Przekład te Kowalskiego nic dziwnego, że Mieszko I, władca północy, czy też Mesko, jak go nazywają czescy gospodarze Ibrahima, szczególnie interesował przybysza z Hiszpanii. W tym samym roku, w którym poselstwo z Kordoby dotarło do Pragi, Mieszko poślubił córkę króla Czech, Dubrawę i przywiózł ją do swojej polskiej siedziby w Poznaniu. W następnym roku Wypełniając jeden z warunków ślubnego kontraktu, odrzucił pogańską religię swoich przodków i przyjął chrzest, przechodząc na wiarę chrześcijańską. Mieszko nie był w żadnym rozumieniu tego słowa owym narodowym monarchą, jakiego wyobrażali sobie xix Romantycy. Był wodzem plemienia Polan, jednego z licznych wówczas plemion słowiańskich. Był wojownikiem, a płynność granic jego terytorium nie była niczym więcej jak tylko odbiciem jego militarnych porażek lub sukcesów. Gotów był łupić tych lub innych słowiańskich sąsiadów, tak samo jak był skłonny, gdy się nadarzyła po temu sposobność, łączyć własne interesy z interesami tak Niemców, jak i Czechów. Boże i Grzysko Taśma pierwsza, koniec ścieżki pierwszej Boże i Grzysko Taśma pierwsza, Ścieżka druga. Spośród wszystkich jego bohaterskich czynów, podobnie jak to miało miejsce w przypadku czynów jego wnuka Kanuta w Danii i Anglii, tylko chrzest był dokonaniem o trwałym znaczeniu. Podejmując ten akt, wprowadził swój lud w świat zachodniej kultury i łacińskiego piśmiennictwa. Otworzył drogę do stworzenia za czasów panowania swego następcy. Polskiej metropolii kościelnej ze stolicą w Gnieźnie. Zapoczątkowo pisane dzieje Polaków, które nieprzerwanie trwają po dziś dzień. Wydarzenia tysiąca lat są czymś równie onieśmielającym dla historyka, który musi je relacjonować, co dla czytelnika, który pragnie je poznać. Są zbyt skomplikowane, aby można je było ogarnąć wszystkie naraz. Podane w całości są absolutnie niestrawne. Wobec tego dzieli się je zazwyczaj chronologicznie na grupy lub okresy. Dla niektórych historyków taka periodyzacja jest wyłącznie praktyką empiryczną, podobnie jak praktyka szefa kuchni, który dzieli posiłek na poszczególne dania, komponując składniki według wymogów własnej sztuki oraz według zasad racjonalnego żywienia. Dla innych jest to sprawa wielkiej wagi, podporządkowana prawom filozofii i nauki, jedno z nieuniknionych zadań rzemiosła. Sposób, w jaki zadanie to jest podejmowane, mówi wiele nie tylko o samych dziejach, ale także o tym, kto je bada. Najwcześniejsze autorzy prac historycznych nie próbowali dzielić przedmiotu swego opisu na okresy. Jako kronikarze bywają oni często lekceważeni, Uważa się, że ich wyrywkowe relacje, legendy i religijne przypowieści nadużywają przywileju fantazji. W Polsce, jak wszędzie indziej w Europie, byli to przeważnie wykształceni duchowni, którzy pisali po łacinie o bohaterskich bojownikach wiary lub też głosili chwałę domów panujących. Anonim, zwany przez późniejszych historyków Gallem, cudzoziemski, najprawdopodobniej francuski mnich, Przebywający na dworze Bolesława Krzywołstego, opisał dzieje dynastii do 1113 roku. Wincenty Kadłubek, znany także jako mistrz Wincenty, zmarł w 1223 roku, student Sorbony, a później biskup krakowski, napisał kronikę na wzór Liviusza, uzupełniając znaczne niedostatki wiedzy kazaniami moralnymi lub wyszukanymi, i zgoła niestosownymi dygresjami dotyczącymi czasów starożytnych. Celem jego było, zgodnie z programem nakreślonym przez jego patrona, Kazimierza Sprawiedliwego, opowiedzieć potomnym o prawości ich przodków. Janko Szczarnkowa, zmarł w 1387, poświęcał więcej uwagi kwestiom politycznym, szczegółowo relacjonując wydarzenia z okresu własnego życia oraz Naganne w jego opinii, poczynania Ludwika Węgierskiego. Jan Długosz Longinus 1415-1480, kanonik krakowski i wychowawca synów królewskich, jest często uważany za pierwszego historyka polskiego. Określano go także mianem największego publicysty średniowiecza, ponieważ w swych licznych pismach Poświęcał wiele miejsca w walce o obronę pozycji i przywilejów kościoła i duchowieństwa. Był jednym z pionierów w dziele gromadzenia i zapisywania materiałów historycznych, zarówno dokumentów, jak i ustnych przekazów. Wiele lat życia spędził objeżdżając biblioteki klasztorne i kapituły katedralne w kraju, oraz zbierając relacje od naocznych świadków doniosłych wydarzeń. Był niewątpliwie jednym z tych kronikarzy, którzy najlepiej umieli zabiegać o względy czytelników i uczone panegieryki na cześć polskich królów ozdabiał prywatnymi anegdotkami. Opowiada na przykład o tym, jak panujący w XII wieku Władysław II, szykując się do biwaku w lesie, zwrócił się do jednego z towarzyszących mu na polowaniu rycerzy ze słowami – Wygodniej, podobno, Piotrze, Spoczywa teraz żona twoja z opatem strzelneńskim. Na co otrzymał odpowiedź. Kto wie, może nie tylko moja żona z opatem, ale i wasza książę z dobieszem lepszego używa w czasu. Dwanaście ksiąg jego dzieła Historia Polonika, Historia Polska, nie zawiera zbyt wielu elementów analizy. Jego celem, jak pisał, były po prostu cnych ludzi pamięć, z martwych i długowieczną pomroką okrytych wydobyć popiołów żył w świecie w którym przyczynowością wciąż jeszcze rządziła opaczność w którym nie wynaleziono jeszcze pojęcia postępu i w którym historię jako naukę badającą rozwój spraw ludzkich uważano by za coś zupełnie bezsensownego w opinii średniowiecza ludzkość nie idzie naprzód lecz raczej z każdym mijającym rokiem oddala się coraz bardziej od owego pierwotnego stanu łaski, do którego powrót jest jedynym wyobrażalnym celem naszej egzystencji. Mimo to Długoż dobrze zdawał sobie sprawę, że badanie dziejów niesie z sobą wartości moralne i dydaktyczne. Filozofia, pisał, naucza cnoty i drogę do niej wskazuje. Silniejszym jednak historia staje się bodźcem, do wielkich przedsięwzięć i czynów tamta zagrzewa tylko i pobudza do dzieła ta dzieło już spełnione przedstawia ukazując wszelakie przykłady męstwa roztropności powagi obyczajów pobożności i wiary i dozwalając je uważać jakby w zwierciadle i żywym obrazie ludzkiej ułomności Kronikarze XVI-wieczni nie podawali wątpliwość wcześniejszych założeń. Kronika Polonorum, Kronika Polaków, rok 1519, Macieja Miechowity, kontynuuje relację Długosza, doprowadzając ją do współczesnych autorowi czasów. Kronika Wszystkiego Świata, rok 1551, Marcina Bielskiego, jest najwcześniejszym dziełem historycznym napisanym po polsku. Kronika Polonika, Kronika Polska rok 1555, napisana przez Marcina Kromera, biskupa warmińskiego, żyjącego w latach 1512–89, pełna tabel i pięknych ilustracji, stała się bestsellerem swoich czasów. W wiekach XVII i XVIII sztuka kronikarska wzbogaciła się o wymyślne ornamenty ekstrawaganckiej poetyki. I o coraz większe zainteresowanie aspektem społecznym. Cieszący się słusznym uznaniem, polski przekład Jerozolimy Wyzwolonej Torquata Tassa, pióra Piotra Kochanowskiego, bratanka Jana, nadał styl licznym opisom współczesnych dziejów. Samuel Twardowski, żyjący w latach 1600-1660, uwiecznił ważkie wydarzenia z okresu panowania wazów, w 35 tysiącach linijek 13 zgłoskowca. Arianin Wacław Potocki 1621-96 napisał nieco mniej epickich wierszy. Za to jego poematy mają jeszcze większą wartość literacką i historyczną, zwłaszcza Wojna Chocimska, Wespazjan Kochowski 1633-1700, działalność tworzącego w języku polskim psalmisty. Łączył z doniosłą pracą piszącego po łacinie historyka współczesnych sobie czasów. Jego Annalium polonie, Klimakter primus, secundus i tertius to prawdziwa kopalnia szczegółowych informacji na temat kryzysów politycznych i międzynarodowych jego czasów. Wcześniejszą renesansową tradycję satyry i komentarza społecznego rozwijali Szymon Starowolski. 1588 1656 oraz dwóch braci opalińskich Krzysztof 1610 56 i Łukasz 1612 62 Prywatne pamiętniki obfitujące w obserwacje społeczne i polityczne wyszły spod pióra Jana Paska 1636 1701 Marcina Matuszewicza Zmarłego w 1773 i Jędrzeja Kitowicza 1728-1804. Pierwsi historycy w dzisiejszym znaczeniu tego słowa pojawili się w epoce oświecenia. Jednym z nich był Adam Naruszewicz 1733-96, biskup Smoleński. Mimo swojej biskupiej godności Poddawał on krytycznemu badaniu akty opatrzności, a także rozpoczął kampanię na rzecz gromadzenia i publikowania dokumentów historycznych. Choć przygotowywał grunt do pracy nad kompletną historią Polski, jego własne sześć tomów historii narodu polskiego, które zaczęły się ukazywać w roku 1780, nie wyszło poza XIV wiek. Podobnie jak inni monarchiści ery Przednacjonalistycznej dzielił przeszłość według kryteriów dynastycznych. Do okresu piastowskiego zaliczył dzieje od czasów najdawniejszych do roku 1386. Okres jagielloński obejmował lata od 1387 do 1572. Okres monarchii elekcyjnej od roku 1572. Do czasów mu współczesnych. Naruszewicz umarł w czasie, gdy monarchia polska właśnie uległa zburzeniu. I jego proste, monarchistyczne spojrzenie nadzieje nie na długo mogło zadowolić jego następców. Jego rolę przejął w odpowiednim czasie człowiek zupełnie innego pokroju Joachim Lelewel, 1786 1861 był aktywnym republikaninem, którego w roku 1824 władze carskie usunęły ze stanowiska profesora historii w Wilnie. W latach 1830 31 pełnił w Warszawie funkcję ministra w rządzie powstańczym. Później żył na wygnaniu w Brukseli. W 1847 roku został wybrany wiceprezesem Międzynarodowego Towarzystwa Demokratycznego. W rok później zrezygnował z tego urzędu na rzecz Karola Marksa. Poglądy historiozoficzne Lelewela, podobnie jak poglądy Marksa, zabarwia silna domieszka mesjanizmu. Z upływem czasu jego koncepcja filozofii przybrała charakter o wiele bardziej dziwaczny i spekulatywny. Wypracował teorię słowiańskiego gminowładztwa jako formy samorządu społecznego mającego wykazać naturalną predylekcję Polaków do demokracji całość ich dziejów natomiast interpretował jako walkę o wolność dlatego też dzieje polski dzielił na następujące po sobie okresy wolności i niewoli okres pierwszy od czasów najdawniejszych do testamentu Bolesława Krzywoustego w 1138 roku był okresem prymitywnego samorządu, w którym rządy dobrotliwych książąt służyły zachowaniu odwiecznych obyczajów plemienia. W drugim okresie, od 1139 roku do Statutu Koszyckiego w 1374, naród polski popadł w tyranię możnowładców, tracąc w ten sposób możliwość kierowania własnym losem. Od 1374 do trzeciego rozbioru w 1795 ponownie trwał okres wolności, tym razem w formie demokracji szlacheckiej, Dawnego Królestwa i Rzeczypospolitej. Końcowy okres niewoli rozpoczął się wraz z rozbiorami i trwał nadal w czasie, w którym Lelewel pisał swoją historię. Jest rzeczą oczywistą, że schemat periodyzacji dziejów w ujęciu Lelewela był ściśle powiązany z jego programem politycznym. Dzieje Polski, potocznym sposobem opowiedziane, które wyszły w roku 1829, stały się czymś w rodzaju Biblii dla tysięcy powstańców i emigrantów jego pokolenia. W dziele tym Lelewel opisał rolę narodu polskiego jako rolę ambasadora ludzkości, którego cierpienia Miały się stać natchnieniem dla świata i którego szczególna misja wymagała odrzucenia materialnego przepychu i powodzenia. Krótko mówiąc, Lelewel wynalazł historiozoficzny wariant Mickiewiczowskiej alegorii Polski jako Chrystusa narodów. Teorie Lelewela okazały się szczególnie atrakcyjne dla jego współczesnych i trzeba było dopiero nieszczęść dwóch nieudanych powstań w latach. 1830 i 1863, aby polscy historycy mogli się z nich wyleczyć. Tymczasem zaś przeważającą część pionierskich prac nad historią Polski podjęto w Niemczech. Co do Polaków, zadanie sprowadzenia przedmiotu z powrotem na ziemię pozostawiono w szkole krakowskiej, która tworzyła się wokół obozu stańczyków Józefa Szujskiego. 1835 83 Waleriana Kalinki 1826 86 i Michała Bobrzyńskiego 1849 1935 Spośród całej grupy stańczyków Bobrzyński przyczynił się chyba najbardziej do popularyzacji poglądów tego obozu jako profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego był wybitnym specjalistą w dziedzinie prawa średniowiecznego. Jako namiestnik zaś sprawował jeden z najwyższych obsadzonych przez Polaków urzędów w życiu politycznym swojej epoki. Jako autor dziejów Polski w Zarysie, które w okresie od krakowskiego wydania w roku 1877 do wydania w Jerozolimie w roku 1944 doczekały się co najmniej pięciu innych wydań, wywarł znaczny wpływ na kilka pokoleń czytelników polskich ważkim elementem szerokiego wkładu jaki wniósł w uprawianą przez siebie dziedzinę była świadomość znaczenia periodyzacji problemu ważnego lecz zaniedbywanego któremu poświęcił kilka artykułów metodologicznych w swojej własnej pracy przyjmował oparty na zdrowym rozsądku schemat podziału którego podstawowym kryterium były względy polityczne Proponował trzy proste okresy pierwotny, średniowieczny i nowożytny. Jako granice podziału wprowadził daty najazdu tatarskiego 1241, konstytucji nichilnowi 1505 i trzeciego rozbioru 1795. Okres pierwotny charakteryzował się patriarchalnymi rządami władców plemiennych i pierwszych dynastów. Z rodu piastów, okres średniowieczny, niezależnym rozwojem społeczeństwa, zaś okres nowożytny, niestrudzoną walką między zwolennikami i przeciwnikami przywilejów szlacheckich. Schemat Bobrzyńskiego wywołał falę polemik. Ci, którzy nie mogli znieść dowolności prostych podziałów, proponowali wprowadzenie podokresów i okresów przejściowych. Dogłębnie rozważano naturę i znaczenie punktów zwrotnych oraz linii podziału. Szujski ograniczył swoją krytykę do wykazania, że schemat Bobrzyńskiego nie daje się stosować do dziedziny spraw zagranicznych. Podczas gdy Tadeusz Wojciechowski, 1838-1919, profesor Uniwersytetu we Lwowie oraz założyciel i prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego, dowodził że okres nowożytny w historii Polski powinien się zaczynać od wybuchu Powstania Chmielnickiego na Ukrainie w roku 1648. W rezultacie najdalej idące korekty proponowali historycy państwa i prawa, ponieważ ograniczali swoje argumenty do udokumentowanych historii prawa polskiego, mogli bronić swego stanowiska z większą precyzją niż ktokolwiek zrywali. Schemat periodyzacji proponowany przez Stanisława Kutrzebę 1876-1946, młodszego kolego Bobrzyńskiego z Krakowa, w jego Historii Ustroju Polski w Zarysie należał do bardziej przekonywających. Do 965 roku naszej ery okres organizacji rodowej 965-1200 Okres Prawa Książęcego. 1200–1374 Okres Organizowania się Społeczeństwa. 1374–1569 Okres Stanowy. 1569–1763 Okres Przewagi Szlacheckiej. 1764 1795 okres reform. Podobne debaty metodologiczne toczyły się w tym czasie w całej Europie, co dowodzi, że polscy uczeni odegrali własną rolę w nadawaniu historii kształtu spójnej dyscypliny naukowej. Działalność Grupy Stańczyków, która wzięła swoją nazwę od imienia złośliwego błazna króla Zygmunta I, Prowokowała jednak również dysputy w sposób szczególny dotyczące spraw polskich. Grupa powstała w pierwszych latach po upadku Powstania Styczniowego w 1863 roku i jej członkowie wywołali pierwszy wstrząs, potępiając to, co uważali za śmiesznie romantyczne ambicje powstańców. Stańczycy atakowali szczególnie pogląd, że nieszczęścia Polski są wyłącznie wynikiem ucisku z zewnątrz, wzywając kolegów do badania przyczyn własnych, wewnętrznych słabości Polski. Jak stwierdził sam Bobrzyński, w braku rządu, który by w chwili stanowczej siły około siebie skupił i jednolity kierunek im nadał, tkwiła jedyna bezpośrednia przyczyna naszego upadku. Szujski atakował pobudki swoich współczesnych w sposób jeszcze bardziej bezpośredni. Historia jest chirurgiem, pokonanego wojownika, pisał, a nie pielęgniarką rozpieszczonego dziecka. W ten sposób Stańczycy kierowali właściwy im szczególny rodzaj zjadliwego dowcipu przeciwko wszystkim, którzy starali się uromantycznić przeszłość Polski na użytek współczesnej polityki powstańczej. Porównywali nieodpowiedzialną złotą wolność xviii szlachty z lekkomyślnymi knowaniami i obłudną retoryką współczesnych patriotów. W ich opinii zarówno Liberum Veto, prawo jednostki do sprzeciwiania się woli ogółu, jak i Liberum Conspiro, prawo spiskowania przeciwko władzy, i Liberum Defecatio, prawo oczerniania przeciwników, były cechami polskimi mieszczącymi się w ramach jednej i tej samej nieszczęsnej tradycji. Utrzymywali że zagłada dawnej Rzeczypospolitej była skutkiem naturalnego biegu wydarzeń, że jakiekolwiek próby jej przywrócenia są pozbawione sensu. Właśnie z powodu tej krytycznej postawy wobec zdolności Polski do istnienia jako niepodległego państwa nadano stańczykom epitet pesymiści. Reakcja przeciwko nim nasiliła się w latach osiemdziesiątych i narastała aż do czasu I wojny światowej. Warszawscy pozytywiści, pod przywództwem Tadeusza Korzona 1839-1918 i Władysława Smoleńskiego 1851-1926 poddali wyniki badań szkoły krakowskiej szczegółowej analizie dochodząc do uderzająco odmiennych wniosków. Praca Korzona, wewnętrzne dzieje Polski. Za Stanisława Augusta 1886 oraz prace Smoleńskiego na temat polskiego oświecenia starały się uwypuklić osiągnięcia gospodarcze i kulturalne Polski w epoce upadku politycznego. W Krakowie Walerian Kalinka odszedł od grupy stańczyków, wierząc, podobnie jak Tocqueville we Francji, że zagłady Ancien Régime nie spowodowało nic innego jak właśnie powodzenie reformy. Na różne sposoby wszyscy oni podkreślali, że tragedie Polski nie są skutkiem wyłącznie jej własnych wad i słabości. Udzielali w ten sposób zachęty ludziom, którzy pracowali nad narodowym i politycznym odrodzeniem, czym zasłużyli sobie na etykietkę optymistów. Historia nowożytna Korzona. 1889, traktowała sprawy polskie jako integralny element ogółu wydarzeń w Europie, stanowiąc ostry kontrast z Bobrzyńskim, zarówno pod względem tonu, jak i treści. Rywalizacja między pesymistami i optymistami, która rozpoczęła się w tamtym czasie, do dziś dominuje w polskiej historiografii. Epoka pozytywistyczna Stworzyła fundamenty historii polskiej jako nowoczesnej nauki. Systematyczne gromadzenie i publikowanie materiałów źródłowych, zapoczątkowane przez biskupa Naruszewicza, osiągnęło imponujące rozmiary. We wszystkich zaborach otwarto archiwa, muzea i biblioteki historyczne, m.in. Archiwum Akt Dawnych w roku 1867, zbiory czartoryskich w Krakowie bibliotekę w Kurniku i bibliotekę Raczyńskich w Poznaniu rozpoczęły się prace nad przygotowaniem biblioteki historycznej prowadzone głównie pod egidą Ludwika Finkla 1858 1930 w Lwowie a także prace w zakresie wszystkich nauk pomocniczych od paleografii i archeologii po genealogię heraldykę i numizmatykę Ważniejsze periodyki historyczne, kwartalnik historyczny od 1887, początkowo wydawany w Lwowie przez Ksawerego Liskiego 1838-91 i przegląd historyczny, który zaczął ukazywać się w roku 1909, rozpoczęły swoją długą i nieprzerwaną karierę. Podobnie jak podstawowe seryjne wydawnictwa zbiorów dokumentów Monumenta Polonie historika, Kodeks Dyplomatyczny Polski i Scriptores Rerum Polonicarum. W historii średniowiecznej poświęcone były prace Stanisława Smolki 1854-1924, Tadeusza Wojciechowskiego 1838-1919, Karola Potkańskiego 1861-1907, Franciszka Piekosińskiego 1844-1906 i oczywiście Bobrzyńskiego. Historią państwa i prawa zajmowali się obok Kutrzeby także Oswald Balcer 1858-1933, Adolf Pawiński 1840-1996 i Aleksander Rembowski. 1847-1906. Korzon prowadził badania w dziedzinie historycznej demografii i statystyki oraz historii gospodarczej. Smoleński stał się pionierem w zakresie historii kultury umysłowej i myśli politycznej. Żaden z historyków piszących przed I wojną światową nie wiedział, jak interpretować wydarzenia XIX wieku. Dla nich była to historia najnowsza, zaś dla cenzorów panujących mocarstw sprawy bieżące. Wiek XIX był więc zarazem niebezpiecznie polityczny i problematyczny z punktu widzenia nauki. Nie znając wyników walki narodowej, która wciąż jeszcze się toczyła, nie można było wiedzieć, czy rozbiory oznaczały kres historii Polski jako odrębnej dziedziny, czy też nie. Skoro nie istniało państwo polskie, trudno było nadać historii Polski jakąkolwiek organiczną strukturę. Dopiero po ponownym powstaniu Rzeczypospolitej Polskiej w 1918 roku, historycy mogli uznać okres rozbiorów jedynie za przejściową, choć nieco długotrwałą przerwę w tysiącletniej ciągłości państwa polskiego. W epoce nacjonalizmu, która w Europie Wschodniej trwa do dziś, Nieprzerwane istnienie narodu, niezależne od istnienia instytucji politycznych, nigdy nie było na serio podawane wątpliwość. W okresie międzywojennym, w latach 1918-1939, do pozostałych przy życiu mistrzów Szkoły Krakowskiej i Szkoły Warszawskiej dołączyli rozmaici badacze, których orientacja nie poddaje się prostej kwalifikacji. Szymon Askenazy 1866-1935 z Lwowa, jego młodszy uczeń, specjalista w zakresie historii politycznej Marceli Handelsmann 1882-1945, wspólnie z Janem Rutkowskim 1886-1949 z Poznania specjalistą w dziedzinie historii gospodarczej, wywarli znaczący wpływ na szeregi swoich następców. Ogólny obraz był jednak w zasadzie pluralistyczny, i do chwili wybuchu II wojny światowej nie tylko nie osiągnięto ogólnej zgody w kwestii interpretacji polskiej historii, ale nawet nie próbowano dojść do porozumienia. Po wojnie tacy wybitni historycy jak Oskar Halecki, 1890 1976 Marian Kukiel 1885 1976 czy Władysław Pobóg Malinowski, 1899-1962 kontynuowali badania na emigracji. Historia of Poland, historia Polski Chaleckiego pisana z pozycji katolickich i nacjonalistycznych była jednym z bardzo nielicznych zarysów dziejów Polski, które powstały z myślą o zagranicznym odbiorcy. Dzieje Polski porozbiorowe Kukiela obejmują okres od roku 1795 do 1921. Najnowsza historia polityczna Polski Pobóg Malinowskiego trzy tomy wydane w latach 1959-60 pisana z pozycji Politycznych bliskich stanowisku Józefa Piłsudskiego obejmuje okres od 1864 do 1945. Historiografia polska uległa przekształceniu wraz z nastaniem Rzeczypospolitej Ludowej. Cytując słowa Lenina, wygłoszone przy pewnej wcześniejszej okazji, chaos i dowolność, które panowały dotąd w poglądach na historię i politykę zostały zastąpione przez zdumiewająco jednolitą i harmonijną teorię naukową. W obu przypadkach teoria ta była własną leninowską wersją materializmu historycznego Marksa. W 1948 roku, podczas pierwszego powojennego powszechnego zjazdu historyków polskich, marksizm-leninizm został wprowadzony jako jedyna linia ideologiczna. Nadająca kierunek badaniom przeszłości Polski. Na społeczeństwo polskie należało od tej chwili patrzeć jako na przedmiot procesu dialektycznego, który poprzez wcieranie się tkwiących w nim sprzecznych elementów, nieuchronnie sam siebie posuwa naprzód, przechodząc kolejne stadia rozwoju. W każdym określonym momencie ta niekontrolowana walka między siłami postępowymi i wstecznymi toczy się w określonej fazie przechodzenia od jednego do drugiego kryzysu w miarę jak dawny porządek jest stopniowo obalany i zastępowany nowym i tak dalej i tak dalej ciągle w górę i w górę zawrotną spiralą postępu aż ku różanej błogości komunizmu marksizm leninizm miał dla polskich historyków wiele istotnych zalet poza tym że był dogodny politycznie Zawierał zapowiedź powstania owego poczucia organicznej ciągłości, którego brak dotąd wyraźnie dawał się zauważyć. Niósł ze sobą obietnicę stworzenia interpretacji historii Polaków na tej samej zasadzie, co historii sąsiadujących z nią narodów i uleczenia w ten sposób ich zranionej dumy. Obiecywał uzasadnienie powstania Rzeczypospolitej Ludowej. Jako naturalnego etapu na wyboistej drodze Polski do komunizmu. Obiecywał odrzucenie pojęcia winy i odpowiedzialności indywidualnej i wytłumaczenie koszmarów niedawnej przeszłości, jako koniecznych prób, które naród musiał przejść na drodze do lepszej przyszłości. Przede wszystkim zaś uznawał ten naród za ciągłą i obiektywną rzeczywistość. Na swój własny sposób łączył Mesjanizm romantyków, realizm Stańczyków, pozytywizm Szkoły Warszawskiej i nacjonalizm wszystkich. Z tych właśnie powodów nadawał się do roli leku i środka przeciwbólowego i został chętnie przyjęty przez całe pokolenie historyków, którzy nie żywili zbyt mocnej wiary w słuszność marksistowsko-leninowskiej doktryny. Mimo to zmarksizowanie historii Polski nie było sprawą łatwą. Po pierwsze, poza skromnym liczebnie Stowarzyszeniem Historyków Marksistowskich, założonym w 1948 roku przez Arnolda Jabłońskiego i Bobińską, praktycznie nie było polskich marksistów. Radzieccy marksiści musieli zaczynać od samego początku, podejmując edukację całego pokolenia. Po drugie, musiała się ona odbywać w kontekście stalinizmu, które bezpośrednie względy polityczne stawiał przed ideologią, jak wyjaśniał profesor Arnold podczas pierwszej konferencji metodologicznej Historyków Polskich w Otwocku w 51 roku. Jedynie naukowe, marksistowskie podejście do zagadnień historycznych jest najgroźniejszym ideologicznym orężem skierowanym przeciwko panowaniu władców z Wall Street. Co najgorsze Specyficzne cechy historii Polski niełatwo dawały się podciągnąć pod istniejące wzorce marksistowskiej lub radzieckiej historiografii. Na przykład skromny zasięg instytucji niewolnictwa we wczesnym społeczeństwie polskim ogromnie utrudniał adaptację stworzonego przez Engelsa schematu rozwoju epoki przedfeudalnej. Skąpa liczba rewolucji na przestrzeni stuleci poprzedzających wiek XVII, utrudniała precyzyjne umiejscowienie w czasie powstania feudalizmu. Podczas gdy zbytnia obfitość gwałtownych wybuchów w następnym okresie stawiała historyka w obliczu absolutnie zbijającej z tropu mnogości przemian społeczno-gospodarczych w okresie wyłaniania się kapitalizmu. Brak niepodległego państwa polskiego w latach 1795. 1918 uniemożliwiał wszelkie próby prostego stosowania modeli radzieckich, w których zawsze szczególnie uwypuklano rolę państwa. Z marksistowskiego punktu widzenia byłoby bezwzględnie rzeczą chwalebną przypisać rozbiory Polski siłom a-historycznym, ale z obowiązującego politycznego punktu widzenia było to nie do pomyślenia. Akademia Nauk ZSRR. Była w stanie ukończyć historię Polski na długo przedtem, zanim historycy polscy zdołali osiągnąć zgodę w sprawie swojej własnej syntezy. Radziecka historia Polszy, opublikowana w latach 1954-65, jest osiągnięciem pod wieloma względami godnym uwagi, chociażby dlatego, że potwierdza ciągłość historycznego istnienia Polski. Gdyby jej napisanie zlecono kilka lat wcześniej, dowodziłaby niewątpliwie czegoś przeciwnego. Ogólnie rzecz biorąc, stosuje ona standardowy, pięcioetapowy schemat, wyróżniając okresy pierwotny, feudalny, kapitalistyczny, socjalistyczny i komunistyczny jako kolejne fazy rozwoju. Jednakże niektóre spośród wybranych punktów zwrotnych w latach 965, 1795, 1848, 1917 i 1944 są co najmniej dziwaczne. Rok 1848 na przykład jest godny uwagi ze względu na fakt, że ziemie polskie nie włączyły się w istotny sposób w niepokoje, jakie ogarnęły niemal wszystkie sąsiednie kraje. Jest to data ważna dla historii Niemiec a także dla ruchu marksistowskiego, ale niestety nie dla Polski. Wobec tego wybór tej właśnie daty jako początku okresu kapitalizmu w dziejach Polski wydaje się nieco dziwny. Wybór daty 1917 jest równie niestosowny. Jest faktem powszechnie znanym, że wielka rewolucja październikowa w Rosji nie wywołała silnego, bezpośredniego odzewu w Polsce. Tu interwencja cenzury. Dla Polski ważny był rok 1918. Też interwencja cenzury. W samej Polsce spór o periodyzację historii trwa od lat 50. do dziś. Punktem wyjścia był projekt profesora Arnolda, przedstawiony w Otwocku. Pierwsza epoka wspólnoty pierwotnej, do V wieku naszej ery. Druga epoka feudalizmu od V wieku naszej ery do roku 1864. Podpunkty A. Okres wytwarzania się stosunków feudalnych, wieki od V do X, B. Okres wczesnego feudalizmu od 1000 do 1138, C. Okres rozdrobnienia feudalnego. 1138-1288-90 D. Okres jednoczenia ziem polskich i tworzenia się Narodowego Państwa Polskiego 1288-90 do 1370 E. Okres przekształcania się Polski w państwo wielonarodowościowe 1370-1492-1505 F. Okres ostatecznego ukształtowania się feudalno-pańszczyźnianej, wielonarodowościowej Rzeczypospolitej Szlacheckiej 1492-1505-1573 G. Okres wzrostu roli oligarchii magnackiej i jej decentralistycznych tendencji 1573-1648 H. Okres rozkładu feudalno-pańszczyźnianej Rzeczypospolitej 1648-1740 i okres zaczątku układu kapitalistycznego i upadku Rzeczypospolitej Szlacheckiej 1740-95 J. Okres walk narodowo wyzwoleńczych i walki klasowej chłopów polskich w warunkach narastającego układu kapitalistycznego 1796-1864. Punkt trzeci. Epoka kapitalizmu 1864-1944. A. Okres kapitalizmu przedmonopolistycznego 1864-1900. B. Okres narastania przesłanek imperializmu. 1900 – potem 1918 c. Okres Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej jako źródło odzyskania niepodległości Polski 1917–18 d. Okres Burżuazyjno-Obszarniczego Państwa Polskiego 1918–39 e. Okres II wojny światowej 1939–45 Punkt czwarty: Epoka socjalizmu od 1944 roku. Propozycja Arnolda nie zadowoliła nikogo. Nie spodobała się radzieckim gościom przybyłym na konferencję, którzy upierając się przy ustaleniu ściślejszej korelacji między społeczno-gospodarczą bazą a ustrojową nadbudową, chcieli położyć o wiele większy nacisk na główne daty w dziejach państwa Norman Davis Boże igrzysko Taśma pierwsza, koniec ścieżki drugiej. Norman Davis Boże i Historia Polski Tłumaczyła Elżbieta Tabakowska. Przekład autoryzowany Kraków rok 1990. Czyta Ksawery Jasieński. Danielowi, aby mógł poznać i pokochać kraj, w którym się urodził, jeśli zechce. Przedmowa do polskiego wydania pierwszego tomu Boże Igrzysko zostało napisane po angielsku przez Anglika i z przeznaczeniem dla anglojęzycznego czytelnika. Celem książki było przybliżenie charakteru i treści historii Polski, publiczności czytelniczej świata, której z takiego czy innego powodu długo odmawiano naukowego, a jednocześnie popularnego wprowadzenia do tak istotnego rozdziału dziejów Europy. Jako student Brytyjskiego Uniwersytetu nie mogłem nie zauważyć, jak znaczna część konwencjonalnej wiedzy o Polsce opiera się na tendencyjnych a jednocześnie przez nikogo niepodważanych opiniach na temat sąsiadów i wrogów Polski. Wiele z tych opinii pochodzi od pruskich lub carskich komentatorów epoki rozbiorowej. Równie dobrze zdawałam sobie sprawę z tego, jak nieudane były podejmowane przez polskich autorów próby stworzenia przeciwwagi dla tych nieprzyjaznych w stosunku do Polski poglądów. W tej sytuacji Starając się zachować bezstronne stanowisko historyka, spróbowałem jednocześnie stworzyć ramy, w które z przychylnych wobec Polski pozycji można by wbudować omówienie szczegółowych kwestii spornych i poszczególnych epizodów jej dziejów. Równocześnie zaś, nie odnajdując w sobie predyspozycji do szowinizmu, czy to brytyjskiego, czy polskiego, usilnie starałem się podkreślać, Wielonarodościowy charakter społeczeństwa polskiego w okresie poprzedzającym straszliwe przeżycia lat 1939 45 a także, tam gdzie to tylko było możliwe, wskazywać na istnienie międzynarodowych powiązań lokalnych spraw polskich. Nie do mnie należy ocena, w jakim stopniu udało mi się zrealizować te cele. Niemniej jednak książka nie ucierpiała na tym, że ukazała się akurat w grudniu 1981 roku, w chwili gdy świat Zachodu przeżywał kolejny ze swych okresowych napadów fascynacji wszystkim, co polskie. Głęboki kryzys społeczny i polityczny, jaki wybuchł w Polsce w latach 1980-81, niewątpliwie wyszedł daleko poza przewidywania, jakim dałem wyraz w szeregu uwag i komentarzy zawartych w ostatnim rozdziale Bożego Igrzyska. Książka została ukończona w roku 1979 i chociaż trafnie przewidziałem nieszczęśliwy rozwój wypadków w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, to jednak omówienie wydarzeń ostatniego okresu było zaledwie czymś w rodzaju postscriptum do mojego studium na temat tysiąclecia Polski. Postanowiłem więc napisać drugą książkę, której treść ogniskowałaby się wokół wydarzeń ostatnich lat. W ten sposób powstała książka Heart of Europe, A Short History of Poland Serce Europy Wydawnictwo Oxford University Press, rok 1984. Jest to odrębne studium Ograniczony do omówienia wyłącznie tych spraw, w których można się dopatrywać źródła obecnego kryzysu. Z tego powodu też książka została napisana niejako w odwrotnym porządku chronologicznym. Narracja cofa się krok po kroku od czasu teraźniejszego w przeszłość. Chciałbym przy tym z naciskiem podkreślić, że nie jest ona skróconą wersją Bożego igrzyska, od którego różni się, pod kilkoma istotnymi względami. Jest rzeczą oczywistą, że cudzoziemiec, który pisze o Polsce i o czymś, co stanowi jej najświętszą własność, o jej historii, musi wywołać wzburzenie w niejednej patriotycznej piersi. Jak napisałem w oryginalnej przedmowie do Bożego Igrzyska, odczuwam bolesną świadomość faktu, że nie jeden polski uczony wie na ten temat nieporównanie więcej niż ja. Wkładem historyka w historię nie jest jednak wyłącznie wiedza o przedmiocie. Perspektywa, proporcje, zaangażowanie emocjonalne, jednym słowem to, co artyści i muzycy nazywają tonacją, wszystko to odgrywa swoją rolę. I rzeczywiście fakt, że cudzoziemiec jest wolny od zahamowań i ograniczeń, w obliczu których stają wszyscy historycy, starający się opisać dzieje własnej ojczyzny, może mu dać, Niezasłużoną przewagę. Naciskany w tej sprawie przez pewnego upartego Polaka podczas jednego z publicznych spotkań w Londynie, musiałem przyznać, że idealnym autorem bezstronnej historii Polski mógłby się zapewne okazać jakiś Chińczyk. Ostatecznie, jeśli jednym z najwybitniejszych historyków wiktoriańskiej Anglii mógł być Francuz, a czołowym historykiem Anglii Georgiański, człowiek wywodzący się ze wschodniej Galicji, nie ma powodu, dla którego naukowiec brytyjski nie miałby pisać o sprawach polskich. Ogólnie rzecz biorąc, Boże Igrzysko spotkało się z o wiele lepszym przyjęciem niż mógłby tego oczekiwać autor. W ciągu minionych sześciu lat na kilku kontynentach ukazało się drukiem ponad sto recenzji, a zaledwie trzy czy cztery. Miały wydźwięk zdecydowanie negatywny. Ze szczególną satysfakcją czytałem takie omówienia, jak komentarz pióra Noela Askersona, który sam jest wybitnym znawcą spraw polskich, a który napisał, że Norman Davis dał nam zarówno melodię, jak i libretto historii Polski, zarówno namiętność, mit i anegdotę, jak i fakty. Profesor D.C. Watt nazwał książkę wybitnym dziełem historycznej narracji. W recenzji zatytułowanej Polska Wartości Moralne zdolne przetrwać katastrofy, pisze: Największą być może zaletą książki jest sposób, w jaki autor łączy poczucie wzniosłej roli Polski, niemal swego rodzaju moralnego posłannictwa, z bardzo trzeźwym spojrzeniem na szereg mitów, jakie nagromadziły się wokół przeszłości tego kraju i jego ukształtowanego przez tradycję obrazu. Na łamach czasopisma Soviet Jewish Affairs, maj 1983 roku, dr Antony Polonski stwierdza m.in., że bardzo mocną stroną Davisa jest jego wrażliwość na atmosferę i nastrój i że ze szczególnym zadowoleniem należy przyjąć sposób, w jaki Davis traktuje kwestie żydowskie. Obszerna korespondencja przynosiła momenty zarówno dumy, jak i rozbawienia. Napisał do mnie pewien młody małżonek, skarżąc się, że jako jeden ze ślubnych prezentów podarowano młodej parze egzemplarz Bożego Igrzyska i że jego nowo poślubiona żona uparła się, aby wszystko inne odłożyć na bok, dopóki nie przeczyta obu tomów. Pewien starszy pan, Polak, gratulował mi książki, która, jak pisał, ogromnie mu się podobała. Dopiero na samym końcu listu wyraził swój żal z powodu swojej całkowitej nieznajomości języka angielskiego. Szczególnie przychylne były reakcje ze strony polskich uczonych i publicystów. Profesor Leszek Kołakowski z Uniwersytetu w Oksfordzie zaryzykował twierdzenie, że Boże Igrzysko jest jedyną prawdziwą książką o Polsce, jaką kiedykolwiek napisano w jakimkolwiek języku. New York Times Book Review, 15 sierpnia 1983 roku. Profesor Stanisław Barańczak z Uniwersytetu Harvarda pisał, że Boże Igrzysko to dokonanie naprawdę imponujące, bez wątpienia najlepsze z dostępnych w języku angielskim wprowadzenie w ów niewiarygodny galimatias, jakim jest polska historia. New Republic, 15 listopada 1982 roku. Aneks nr 31 z 83. Zawodowi historycy, zachowując należytą rezerwę w sprawach dotyczących szczegółów, dawali jednocześnie wyraz równie pochlebnym opiniom. Profesor Piotr Wandycz z Uniwersytetu Yale swoją wyczerpującą recenzję napisaną po polsku zamyka następującą konkluzją. Cierpliwy czytelnik, jednakże, zafascynowany dziejami Polski, będzie sowicie wynagrodzony za swój wysiłek. Zeszyty historyczne, tom 62, Paryż, rok 82. Pisząc po angielsku i zwracając się do innej publiczności, Wandycz stwierdza: Jest to książka wybitna. Moje własne reakcje na Boże Igrzysko obejmują całą gamę uczuć od podziwu dla erudycji i oryginalności Davisa po rozdrażnienie jakie chwilami budzą niektóre z jego nazbyt ogólnych stwierdzeń. Ale bez względu na to, jakie można by wobec tej książki żywić zastrzeżenia, jest to dzieło dużej wagi, świadczące o wielkiej wyobraźni, skłaniające do przemyśleń i doskonale napisane. Kwiecień 83 American Historical Review. Profesor Anna Cięciała z Uniwersytetu Stanowego w Kansas. Określa książkę jako autorytatywne i oryginalne studium historii Polski. Sądząc, z otrzymanej przeze mnie korespondencji, zakorzeniona wśród Polaków tradycja wymaga, aby pisząc do zagranicznych autorów, po kilku słowach pochwały umieszczać 32 stronice poprawek. W moim przypadku praktykę tę zapoczątkował list pana Jędrzeja Giertycha z Londynu datowany 17 lutego 1982 roku. Od tego czasu listy przychodzą w regularnych odstępach. Ostatni, napisany w podobnym duchu, pochodzi od 24-letniego studenta Storunia. Kłopot polega na tym, że każdy z korespondentów proponuje inne poprawki i ulepszenia, wobec czego zdezorientowany autor odczuwa pokusę, aby po prostu Zostawić wszystkie błędy tak, jak są. Tym więcej, że nie ma nawet pewności, czy wszystkie jego błędy są istotnie błędami. Przypomina mi się w tym miejscu jeden z moich angielskich kolegów, który kiedyś odważył się publicznie zabrać głos na temat polskiego filmu, po czym musiał stawić czoło pewnemu panu z pierwszego rzędu, który bezustannie mu przerywał, wykrzykując z oburzeniem, Zabarwionym silnym polskim akcentem Myli się Pan! Całkowicie się Pan myli. W samej Polsce, która jest oczywiście najbardziej krytycznym forum dla dyskusji, omówienia zaczęły się pojawiać stosunkowo późno, z tego prostego powodu, że książka była tu trudno dostępna. Stosunkowo wczesne, nieformalne spotkanie zorganizowane na Uniwersytecie Jagiellońskim w celu przeprowadzenia dyskusji nad Bożym Igrzyskiem Godne jest odnotowania z uwagi na fakt, że entuzjazm wobec książki wzbudzali recenzenci, którzy w gruncie rzeczy nigdy nie widzieli jej na oczy. Ich poglądy były być może podobne do tych, jakie zawiera list nadesłany mi ze Skierniewic. Szanowny Panie, już od dawna wiem o Pańskiej książce Boże Igrzysko. Jestem bardzo zainteresowany zarówno tym, co, jak i tym, w jaki sposób Anglik może mówić o całej historii mojej ojczyzny. Wobec tego jakiś czas temu zacząłem próbować szukać możliwości zdobycia pana książki. Najpierw zwróciłem się do Oxford University Press z pytaniem o warunki przesyłki i cenę. Otrzymałem odpowiedź, która bardzo mnie zadowala, ale zwróciłem się także do polskiego urzędu celnego i jego odpowiedź nie zadowala mnie zupełnie. Wobec tego wygląda na to, że nigdy nie będę mógł przeczytać pańskiej książki. Szkoda, jest mi też bardzo przykro. Mimo to, nawet nie przeczytawszy pańskiej książki, sądzę, że jest to książka bardzo dobra, naprawdę. Jej zakaz w PRL jest najlepszym potwierdzeniem, że to bardzo dobra książka, i odwrotnie, gdyby była tu dozwolona, miałbym podejrzenie, że coś z nią jest nie tak. Dlatego też gratuluję panu. Z powodu dobrej roboty, jaką Pan wykonał, z wyrazami szacunku pozostaje. Ze względu na charakterystyczny język i styl, pozostawiam tekst dokumentu w jego oryginalnym kształcie. Przypisek tłumacza. Niestety, w chwili, gdy Boże Igrzysko zostaje oficjalnie wydane w Polsce, logika rodem ze Skierniewic każe sądzić, że jakość książki w jaki sposób się pogorszyła. Jednakże we właściwym czasie Boże Igrzysko stało się przedmiotem uwagi ze strony polskich czytelników i źródłem inspiracji dla głośnych i obszernych recenzji na łamach m.in. zarówno Tygodnika Powszechnego, jak i Polityki. Jedną z zasług autora jest w oczach recenzentów Tygodnika panowanie nad materiałem, znajomość i głębokie zrozumienie niełatwej przecież dla cudzoziemca, polskiej literatury. Zadziwiająca fascynacja polszczyzną. Ileż tu dla nas uroku w tłumaczeniach polskich pieśni, na przykład Wojenko, wojenko, córześ ty za pani. Lub w przekładach próbek polskiego ludowego humoru. Wykropkowana ustawa z dnia 31 lipca 1981 roku o kontroli publikacji i widowisk, artykuł 2, punkt 1 i 3 Dziennik ustaw numer 20, i tak dalej, i tak dalej. Chciałoby się powiedzieć, tak o naszych dziejach i naszych sprawach mógł pisać tylko Polak. Tygodnik powszechny z 12 lutego 1984 roku. Nieco wcześniej, występując pod pseudonimem Paweł Szurawski, recenzent polityki tak skomentował to zadziwiające dzieło i wydarzenie sporej miary. Trzeba mieć niepospolitą odwagę, żeby się przymierzyć do takiego przedsięwzięcia. Trzeba być Anglikiem, żeby w dzisiejszych czasach pozwolić sobie na zimną krew przy omawianiu tak wybuchowej materii. Podstawowe zarzuty polityki koncentrują się na ostatnim rozdziale książki, gdzie autor tak utalentowany i umysł tak bystry i dociekliwy staje się nagle klasycznym przykładem umysłu zniewolonego. Polityka. Numer 25 z czerwca 1983 roku. Szkoda. Boże igrzysko zostało ostatecznie wylansowane w Polsce 11 kwietnia 1984 roku, kiedy to zorganizowano w tym celu w Archiwum Akt Dawnych w Warszawie sympozjum, w którym wzięło udział około 60 zawodowych historyków. Ustalenie równowagi między komplementami, i łagodną krytyką, jakiej dano wyraz podczas tego świetnego spotkania, nie jest zadaniem autora, którego w ten sposób uhonorowano. Zapewne słusznie przywilej ten pozostawiono przewodniczącemu obrad, profesorowi Stefanowi Kieniewiczowi, którego elegancka recenzja ukazała się wkrótce potem w przeglądzie historycznym, nr 2 z roku 1984. Nieprzyjazna krytyka Bożego Igrzyska, z gatunku tej, która nie pozostawia na autorze suchej nitki, bierze swój początek z dwóch tylko źródeł. Oba obozy opiniodawców bardzo rzadko okazują sobie wzajemną miłość, ale mimo to mają jak się wydaje pewne cechy wspólne. Ich rzecznicy zgodnie potępili moje poglądy jako szkodliwe. Pierwszy z nich to obóz polskich nacjonalistów zrzeszający również zwolenników co radykalniejszych pozycji ideologicznej przedwojennej Endecji. Obóz drugi stanowi skrajnie nacjonalistyczny odłam Żydów amerykańskich, których poglądy na tematy polskie często robią wrażenie bardziej radykalnych niż poglądy najbardziej dogmatycznych spośród sionistów w samym Izraelu. Oba natomiast wyznają tę samą etniczną, plemienną filozofię historii, i oba występują gwałtownie przeciwko poglądowi głoszącemu, że pewne przeżycia i doznania mogły być wspólnym udziałem Polaków i Żydów. Z punktu widzenia polskiego wyznawcy skrajnego nacjonalizmu, polscy Żydzi byli obcym organizmem przeszczepionym na grunt polski, a ich tysiącletni pobyt w tym kraju w najmniejszym stopniu nie przyczynił się ani do zmniejszenia ich odrębności, ani też do zmiany ich statusu. Niepożądanych intruzów. Dla skrajnego nacjonalisty żydowskiego natomiast rzeczą równie istotną jest podkreślanie odrębności Polski i Żydów. Jego zdaniem, Polacy byli dla Żydów nieodmiennie okrutnymi i niesprawiedliwymi gospodarzami, a ich nieuleczalny antysemityzm zupełnie uniemożliwił dalszą obecność Żydów w Polsce, przygotowując grunt pod zmowę Polaków z hitlerowcami podczas Holokaustu II wojny światowej. Obie strony z oburzeniem odrzucają myśl, że Polacy i Żydzi wraz z Niemcami, Litwinami, Białorusinami i Ukraińcami mogli tworzyć złożone, wielonarodowościowe społeczeństwo, w którym wszystkie grupy etniczne żyły w symbiozie i wzajemnej współzależności. Żadna ze stron nie chce nawet słyszeć o tym, że ich wzajemne stosunki miały nie tylko negatywne, ale i pozytywne aspekty. Pani Barbara Łada-Grodzicka, autorka dwóch obszernych artykułów opublikowanych w londyńskim Tygodniu Polskim z czerwca 1986 roku, stwierdziła, że Boże Igrzysko jest z gruntu antypolskie. Natomiast pani profesor Lucy S. Davidowicz, pisząca na łamach organu Komitetu Żydów Amerykańskich w Nowym Jorku, pod tytułem Commentary, uznaje Boże Igrzysko, za bezwartościowy wytwór obrońcy Polaków, którego głównym osiągnięciem jest to, że wymazał antysemityzm z dziejów Polski. Marzec 87. Jednocześnie delikatnie sugerując, że Davisa należałoby zaskarżyć o dokonanie historycznych nadużyć. Odnoszę wrażenie, że żadna z tych zacnych pań nie zapoznała się zbyt dokładnie z tekstem mojej książki. Nie wiem też, czy któraś z nich miała jakiś istotny powód, aby rościć sobie prawo do wyrażania sądów w imieniu narodu polskiego czy żydowskiego? Moje własne stanowisko w tej spornej kwestii zostało wyrażone w niedawnej polemice. Sądzę, że kwestie polsko-żydowskie da się najlepiej zrozumieć, zajmując pozycję krytyczną w stosunku do roszczeń obu zainteresowanych stron a jednocześnie traktując problemy podzielonego społeczeństwa przedwojennej Polski w kategoriach wspólnych doświadczeń i wzajemnych antagonizmów między obydwiema stronami. Nie widzę żadnych korzyści, jakie mogłyby płynąć z ograniczenia się do oskarżeń wysuwanych przez jedną stronę przeciwko drugiej. Wobec tego muszę się pogodzić z tym, że zeloci z obozu polskiego napiętnują mnie jako historyka antypolskiego. Zaś ich odpowiednicy z przeciwnego obozu, jako tego, który zniekształca i wypacza prawdę. Niemożliwe jest, żeby racje mieli i jedni, i drudzy. Ogólnie rzecz biorąc, choć oczywiście, jak każdy inny człowiek, mogę popełniać błędy, odczuwam krzepiącą pewność, że moje starania o bezstronność nie ulegają kwestii. Mam nadzieję, że omawiając bogate, wielonarodowościowe dziedzictwo historyczne Polski, podobne stanowisko zdołałem zachować w odniesieniu do wszystkich tego rodzaju etnicznych kontrowersji. Miło jest wiedzieć, że inni historycy używają ustępów z Bożego Igrzyska jako punktu wyjścia własnych specjalistycznych badań. W przypadku każdej pracy o charakterze syntetycznym trzeba się liczyć z tym, że nie uniknie ona rewizji ze strony specjalistów z poszczególnych dziedzin. Autor takiego dzieła musi oczywiście znajdować przyjemność w tym, że sformułowane przez niego uogólnienia są podawane w wątpliwość, a tam, gdzie to okazuje się konieczne, zastępowane innymi. Syntetyk odczuwa jednak szczególną satysfakcję, widząc, że inni historycy rozwijają myśl, którą on sam mógł zaledwie wyrazić w formie zwięzłej aluzji czy domysłu. I nadają jej formę w pełni uargumentowanej hipotezy. I tak na przykład moje zainteresowanie nie tylko słowiańskimi, ale i celtyckimi i germańskimi aspektami prehistorycznego osadnictwa na ziemiach polskich zawsze kazało mi wątpić w założenia tak zwanej polskiej szkoły autochtonicznej, jak również w jej odkrycia dotyczące takich kwestii, jak na przykład protosłowiański charakter wykopaliskowej kultury łużyckiej. Profesor Aleksander Szenker z Uniwersytetu Yale opublikował ostatnio fachowy artykuł, w którym uznaje istotny wpływ Bożego Igrzyska, tom pierwszy, na tok własnych rozważań, wysyłając jednocześnie pod adresem założeń tej szkoły zastrzeżenia o wiele bardziej fachowe i rygorystyczne niż te, które mógłbym przedstawić ja sam. Czy w czasach przed wędrówką ludu w Europie Środkowej byli Słowianie? International Journal of Slavic Linguistics and Poetics. Columbus, Ohio. Rok 1985. Przekład jest problemem nie do pokonania. Tak jak żaden historyk nie jest w stanie wiernie i w pełni odtworzyć tego, co działo się w przeszłości, tak też i żaden tłumacz nie może stworzyć takiej wersji, która byłaby idealnym odpowiednikiem oryginału. I tak jak każdy historyk musi dokonywać niebezpiecznych uproszczeń, tak też i każdy tłumacz ma prawo być artystą. Historia napisana po angielsku, a potem przełożona na polski, jest jak symfonia w tonacji dur potem przetransponowana w tonację FIS na dwa fortepiany. Mogę tylko wyrazić współczucie, a zarazem podziw dla mojej polskiej tłumaczki, która z taką sprawnością uporała się z idiomatyką i ironią Bożego igrzyska. Nie odczuwałem cienia niepokoju, gdy mnie poproszono, abym zaakceptował ten przekład. Trzeba się jednak pogodzić z tym, że w tłumaczeniu muszą się mimo wszystko pojawić drobne różnice w subtelnych niuansach znaczeń i postaw. Wszędzie tam gdzie mogłyby wystąpić wątpliwości dotyczące tego, co chciałem powiedzieć, lub też pozorne rozbieżności między obydwoma tekstami, wersję angielską należy oczywiście uznać za podstawową. Inne drobne różnice i opuszczenia wynikły ze szczególnych wymogów prawnych związanych z publikacjami w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Po szczegółowych konsultacjach z Urzędem Kontroli Publikacji Wydawnictwo Znak zaproponowało mi złagodzenie kilku sformułowań oraz niewielkie opuszczenia oznaczone w tekście wielokropkiem w nawiasie kwadratowym, które nie naruszają moich wywodów. Także i w tym przypadku, w razie jakichkolwiek wątpliwości, za pełny i autentyczny uznać należy oryginalny tekst angielski. Szczególne wyrazy podziękowania należą się redaktorowi naczelnemu Wydawnictwa Znak profesorowi Jackowi Woźniakowskiemu i jego pracownikom, bez których poświęcenia i wytrwałości niniejszy przekład nie ujrzałby nigdy światła dziennego. Pełnej energii tłumaczce doktor Elżbiecie Tabakowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego, której tempo pracy i błyskotliwe wyczucie języka zyskały sobie mój niekłamany podziw doktorowi Adolfowi Józwence, który czuwał nad fachową konsultacją ze strony historyków. Jego kolegom, pani docent Stefani Ochman, docentowi Karolowi Modzelewskiemu i doktorowi Michałowi Kaczmarkowi, którzy podjęli się dokonania poprawek merytorycznych w pierwszym tomie, a wreszcie wszystkim krewnym i przyjaciołom, którzy umacniali mnie w przeświadczeniu, że najwyższą nobilitacją dla każdej historii Polski jest jej wydanie w Polsce. Ponad ćwierć wieku minęło, od pewnego ciemnego, śnieżnego wieczoru w marcu 1962 roku, kiedy to młody brytyjski student po raz pierwszy przemierzał opustoszały rynek miejski Krakowa, z nabożnym szacunkiem słuchając melodii granej przez samotnego trębacza na wieży Kościoła Mariackiego. Każdy przypierany do muru historyk marzy oczywiście o tym, aby ujrzeć samego siebie w roli samotnego strażnika, Stojącego na murach obronnych cywilizacji, osaczonego przez strzały, które kierują w jego stronę barbarzyńscy krytycy. Jednak po tych 25 latach nie umiem sobie wyobrazić cenniejszej nagrody za moją pracę niż wydanie tego tomu w Krakowie w zasięgu dźwięków Hejnału. Norman Davis, West Hampstead, 4 października 1987 roku Od tłumacza Przekład historii polski nie był zadaniem łatwym. Ogromna erudycja i rozległa wiedza autora, obejmująca znajomość nie tylko faktów historycznych, ale także ich najszerzej pojętego tła politycznego, kulturowego i społecznego, może stać się prawdziwą lekcją pokory dla tłumacza, który zechciałby sądzić, że nabyta przez długie lata praktyki sprawność warsztatowa w połączeniu z taką znajomością historii, do której zobowiązuje sam fakt, że jest to historia kraju ojczystego, pozwoli pokonać trudności natury merytorycznej. Książka Davisa jest jednak czymś więcej niż tylko dziełem historycznym. Jest także dziełem literackim, którego niewątpliwe walory stylistyczne stawiają przed tłumaczem klasyczny problem, ciągłego szukania optymalnych kompromisów między wiernością treści a wiernością formie, kompromisów często niełatwych wobec ograniczeń, jakie narzuca tłumaczowi język przekładu. Pragnę więc w tym miejscu przyznać, że niniejszy przekład nie byłby w ogóle możliwy, gdyby nie cenna pomoc, jaką ofiarowała mi pani Janina Ozga z Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, która z niewyczerpaną energią i zdumiewającą intuicją prowadziła mnie ścieżkami, jakie kilkanaście lat wcześniej musiał przebywać autor historii Polski w poszukiwaniu materiałów źródłowych do swojej książki. Jej też zawdzięczam odnalezienie źródeł wielu cytatów wplecionych w tekst oryginału, a nieopatrzonych przez autora notami bibliograficznymi. Może po to, aby zbytnio nie obciążać pamięci anglosaskich czytelników, a może i dlatego, że dla niego samego stały się one przez długie lata studiów czymś, co się po prostu wie i zna na pamięć. Pracę nad przekładem historii Polski rozpoczął przed paroma laty nieżyjący już warszawski dziennikarz i literat pan Jan Zarański. Udostępniony mi rękopis był niejednokrotnie źródłem inspiracji przy tłumaczeniu pierwszych rozdziałów książki. Polskiemu czytelnikowi winna jestem jeszcze wyjaśnienie dotyczące sposobu użycia nazw geograficznych. Tym bardziej, że odbiega on od systemu przyjętego przez autora, a wyłożonego obszernie w rozdziale 21 drugiego Tomu Historii. Nie trzeba szczególnie dogłębnej znajomości obcych języków, pisze Davis, aby zrozumieć, że warianty nazw geograficznych należą po części od przekonań ludzi którzy ich używają, po części zaś od upływu czasu. W tym kontekście obowiązek historyka polega na zwróceniu czytelnikowi uwagi na to, jak teraźniejszość różni się od przeszłości. Konsekwencją takiego stanowiska jest zasada, w myśl której nazwa stanowi możliwie najwierniejsze odbicie dominujących w danym momencie dziejów powiązań kulturowych i politycznych. Oznacza to więc dla przykładu że w rozdziale 3 będzie się mówić o Wratisławie, w rozdziale 20 o Breslau, a w rozdziale 23 o Wrocławiu. Podkreślając, że nazwa nadawana takiemu czy innemu miejscu w danym momencie dziejów nie jest ostatecznym werdyktem wydanym przez historię, Davis przyznaje jednocześnie, że uzasadnione względami historycznymi zróżnicowanie nazewnictwa stanowi dodatkową trudność dla angielskiego czytelnika, który, jak pewien brytyjski premier, cytowany przez niego anegdoty, nigdy nie słyszał o Cieszynie, a o Śląsku sądził, że leży gdzieś w Azji Mniejszej. W odczuciu Polaków sytuacja ma się jednak, moim zdaniem, nieco inaczej. Obcojęzyczne nazwy miejscowości leżących dziś na terenie naszego kraju niosą ze sobą bardzo silne konotacje polityczne, często związane z wydarzeniami historii najnowszej, a nie z kontekstem historycznym, w jakim zostały użyte. Podobnych asocjacji Davis nie mógł oczekiwać od czytelników oryginału swej książki, dla których wszystkie warianty mogą przecież brzmieć po prostu równie egzotycznie. Ponadto, jak stwierdza sam autor, Polacy, którzy mówią o Lipsku i Dreźnie, nie chcą wszak dać do zrozumienia, że uważają je za miasta polskie. W polskim przekładzie używam zatem powszechnie przyjętych dziś nazw polskich, wersje obcojęzyczne wprowadzając jedynie tam, gdzie taki wybór uzasadnia kontekst, np. w tłumaczeniach dokumentów pisanych przez dyplomatów brytyjskich. Przypisy autora znajdują się na końcu książki. Gwiazdkami oznaczono przypisy autora Umieszczone w tekście poszczególnych rozdziałów oryginalnego wydania książki, a także przypisy tłumacza zawierające dodatkowe informacje. Elżbieta Tabakowska. Z przedmowy do wydania angielskiego. Zdziwienie niektórych czytelników wywołać może tytuł książki God's Playground. Jest to jedna z kilku możliwych angielskich wersji, starego polskiego wyrażenia, które po raz pierwszy pojawiło się około roku 1580 jako tytuł fraszki kochanowskiego Człowiek, Boże Igrzysko, gdzie jest powszechnie uznawane za kalkę pila deorum plautusa. Przymiotnik Boże w kontekście pogańskim odnosi się do Bogów, w kontekście chrześcijańskim zaś do Boga. Wyraz Igrzysko Będący formą pochodzącą od czasownika igrać, można tłumaczyć różnorako. Jako igraszkę lub zabawkę, a więc coś, co służy do zabawy. Lub jako komedię lub dramat, coś, co się odgrywa. Może ono wreszcie oznaczać scenę czy boisko, a więc miejsce, gdzie gra się toczy. W tym ostatnim znaczeniu wyraz ten pojawia się kilkakrotnie w polskiej literaturze. Można go więc trafnie użyć w odniesieniu do kraju, gdzie los często płatał złośliwe sztuczki, i gdzie żywe poczucie humoru było zawsze jednym z podstawowych elementów podręcznego wyposażenia w walce o narodowe przetrwanie. Część pierwsza wstęp od czasów najdawniejszych do roku 1572. Rozdział pierwszy: Milenium, tysiąc lat dziejów. Najwcześniejszy dokument pisany dotyczący tej części Europy, która dziś nosi nazwę Polski, pochodzi z 965-966 roku naszej ery. W tych właśnie latach Ibrahim Ibn Jakub, podróżnik żydowski z Tortosy w Hiszpanii. Uczestniczył w poselstwie wysłanym przez kalifa kordobańskiego do Tona Wielkiego. Odwiedził Pragę i być może również Kraków, który leżał w tym czasie w granicach Królestwa Czechów. Fragmenty jego relacji były znane późniejszym geografom arabskim. Kraje Słowian ciągną się nieprzerwanie od Morza Syryjskiego po Ocean Ku Północy. Stanowią oni liczne różniące się między sobą plemiona. Królowie ich są w tej chwili obecnie czterej. Król Bulgarów i Bojesław, król Faraga, Pragi, Bojema, Bohemii i Karako, Krakowa, i Meszko, król północy i Nakon na krańcu zachodu. A co się tyczy kraju Meszko, to jest on najrozleglejszy z ich, to jest słowiańskich krajów. Obfituje on w żywność, mięso, miód i rolę orną, lub rybę. Pobierane przez niego, to jest mieszka podatki lub opłaty, stanowią odważniki handlowe, idą one na żołd jego mężów lub piechurów. Ma on trzy tysiące pancernych, podzielonych na oddziały. Dają tym mężom odzież, konie, broni, wszystko czego tylko potrzebują. A dar ślubny jest u Słowian znaczny, w czym zwyczaj ich jest podobny do zwyczaju Berberów. Jeżeli mężowi urodzą się dwie lub trzy córki, to one stają się powodem jego bogactwa, a jeśli się urodzi dwóch chłopców, to staje się to powodem jego ubóstwa. Na ogół biorąc, to Słowianie są skorzy do zaczepki i gwałtowni i gdyby nie ich niezgoda wywołana mnogością rozwidleń i gałęzi i podziałów na szczepy, żaden lud nie zdołałby im sprostać w sile. Zamieszkują oni krainy najbogatsze w obszary zdatne do zamieszkania albo najbogatsze w plony i najzasobniejsze w środki żywności. Oddają się z szczególną gorliwością rolnictwu. Handel ich dociera lądem i morzem do rusów, i do Konstantynopola Kobiety ich Kiedy wyjdą za mąż Nie popełniają cudzołóstwa Ale panna kiedy pokocha Jakiego mężczyznę Udaje się do niego I zaspokaja u niego swoją żądzę A kiedy małżonek poślubi dziewczynę I znajdzie ją dziewicą Mówi do niej Gdyby było w tobie coś dobrego Byliby cię pożądali mężczyźni I z pewnością byłabyś sobie Wybrała kogoś kto by wziął twoje dziewictwo? Potem ją odsyła i uwalnia się od niej. Kraje Słowian są najzimniejsze z wszystkich krajów. Najtęższy mróz bywa u nich, gdy nocy są księżycowe, a dnie pogodne. Studnia i sadzawki pokrywają się twardą skorupą, tak że się stają jak kamień. A gdy ludzie wydychają powietrze, tworzą się na ich brodach powłoki z lodu, niby ze szkła. Nie mają oni łaźni, lecz posługują się domkami z drzewa, budują piec z kamienia w jednym rogu i wycinają w górze na wprost niego okienko dla ujścia dymu. A gdy się piec rozgrzeje, zatykają owe okienko i zamykają drzwi domku. Wewnątrz znajduje się zbiornik na wodę. Wodę tę leją na rozpalony piec. Każdy z nich ma w ręku wiecheć trawy, którym porusza powietrze i przyciąga je ku sobie. Wówczas otwierają im się pory i wychodzą zbędne substancje z ich ciał. Domek ten nazywają oni al-Izdba. Królowie ich podróżują wozami wielkimi, wzniesionymi na czterech kołach. W czterech rogach ich, to jest tych wozów, są ustawione cztery mocne belki, z których zwisa na mocnych łańcuchach kolebka wyścielona brokatem. Także siedzący w niej nie trzęsie się podczas wstrząsów wozu. Przygotowują te, to jest wozy z kolebkami, również dla chorych i rannych. Słowianie wojują z bizantyńczykami, Frankami, Longobardami i innymi narodami, a wojna toczy się między nimi ze zmiennym szczęściem. Przekład te Kowalskiego. Nic dziwnego, że Mieszko I, władca północy, czy też Mesko, jak go nazywają czescy gospodarze Ibrahima, szczególnie interesował przybysza z Hiszpanii. W tym samym roku, w którym poselstwo z Kordoby dotarło do Pragi, Mieszko poślubił córkę króla Czech, Dubrawę i przywiózł ją do swojej polskiej siedziby w Poznaniu. W następnym roku, wypełniając jeden z warunków ślubnego kontraktu, Odrzucił pogańską religię swoich przodków i przyjął chrzest, przechodząc na wiarę chrześcijańską. Mieszko nie był w żadnym rozumieniu tego słowa owym narodowym monarchą, jakiego wyobrażali sobie XIX-wieczni Romantycy. Był wodzem plemienia Polan, jednego z licznych wówczas plemion słowiańskich. Był wojownikiem, a. Boże, igrzysko taśma pierwsza, ścieżka druga. Spośród wszystkich jego bohaterskich czynów, podobnie jak to miało miejsce w przypadku czynów jego wnuka Kanuta w Danii i Anglii, tylko chrzest był dokonaniem o trwałym znaczeniu. Podejmując ten akt, wprowadził swój lud w świat zachodniej kultury i łacińskiego piśmiennictwa. Otworzył drogę do stworzenia za czasów panowania swego następcy polskiej metropolii kościelnej ze stolicą w Gnieźnie. Zapoczątkowo pisane dzieje Polaków, które nieprzerwanie trwają po dziś dzień. Wydarzenia tysiąca lat są czymś równie onieśmielającym dla historyka, który musi je relacjonować, co dla czytelnika, który pragnie je poznać. Są zbyt skomplikowane, aby można je było ogarnąć wszystkie naraz. Podane w całości są absolutnie niestrawne. Wobec tego dzieli się je zazwyczaj chronologicznie na grupy lub okresy. Dla niektórych historyków taka periodyzacja jest wyłącznie praktyką empiryczną, podobnie jak praktyka szefa kuchni, który dzieli posiłek na poszczególne dania, komponując składniki według wymogów własnej sztuki oraz według zasad racjonalnego żywienia. Dla innych jest to sprawa wielkiej wagi, podporządkowana prawom filozofii i nauki, jedno z nieuniknionych zadań rzemiosła. Sposób, w jaki zadanie to jest podejmowane, mówi wiele nie tylko o samych dziejach, ale także o tym, kto je bada. Najwcześniejsi autorzy prac historycznych nie próbowali dzielić przedmiotu swego opisu na okresy. Jako kronikarze, bywają oni często lekceważeni. Uważa się, że ich wyrywkowe relacje, legendy i religijne przypowieści nadużywają przywileju fantazji. W Polsce jak wszędzie indziej w Europie byli to przeważnie wykształceni duchowni, którzy pisali po łacinie o bohaterskich bojownikach wiary lub też głosili chwałę domów panujących. Anonim, zwany przez późniejszych historyków Gallem, cudzoziemski, najprawdopodobniej francuski mnich, przebywający na dworze Bolesława Krzywołstego, opisał dzieje dynastii do 1113 roku. Wincenty Kadłubek, znany także jako mistrz Vincenty, zmarł w 1223 roku, student Sorbony, a później biskup krakowski, napisał kronikę na wzór Liviusza, uzupełniając znaczne niedostatki wiedzy kazaniami moralnymi lub wyszukanymi i zgoła niestosownymi dygresjami dotyczącymi czasów starożytnych. Celem jego było, zgodnie z programem nakreślonym przez jego patrona, Kazimierza Sprawiedliwego, Opowiedzieć potomnym o prawości ich przodków. Janko Szczarkowa, zmarł w 1387, poświęcał więcej uwagi kwestiom politycznym, szczegółowo relacjonując wydarzenia z okresu własnego życia oraz naganne w jego opinii poczynania Ludwika Węgierskiego. Jan Długosz, Longinus, 1415-1480, kanonik krakowski i wychowawca synów królewskich, jest często uważany za pierwszego historyka polskiego. Określano go także mianem największego publicysty średniowiecza, ponieważ w swych licznych pismach poświęcał wiele miejsca w walce o obronę pozycji i przywilejów kościoła i duchowieństwa. Był jednym z pionierów w dziele gromadzenia i zapisywania materiałów historycznych, zarówno dokumentów, jak i ustnych przekazów. Wiele lat życia spędził objeżdżając biblioteki klasztorne i kapituły katedralne w kraju oraz zbierając relacje od naocznych świadków doniosłych wydarzeń. Był niewątpliwie jednym z tych kronikarzy, którzy najlepiej umieli zabiegać o względy czytelników i uczone panegieriki na cześć polskich królów ozdabiał prywatnymi anegdotkami. Opowiada na przykład o tym, jak panujący w XII wieku Władysław II, szykując się do biwaku w lesie, zwrócił się do jednego z towarzyszących mu na polowaniu rycerzy ze słowami. Wygodniej podobno, Piotrze, spoczywa teraz żona twoja z opatem strzelneńskim. Na co otrzymał odpowiedź. Kto wie, może nie tylko moja żona z opatem, ale i wasza książę z dobieszem lepszego używa w czasu. Dwanaście ksiąg jego dzieła Historia Polonika, Historia Polska, nie zawiera zbyt wielu elementów analizy. Jego celem, jak pisał, były po prostu cnych ludzi pamięć z martwych i długowieczną pomroką okrytych wydobyć popiołów. Żył w świecie, w którym przyczynowością wciąż jeszcze rządziła opaczność, w którym nie wynaleziono jeszcze pojęcia postępu i w którym historię jako naukę badającą rozwój spraw ludzkich uważano by za coś zupełnie bezsensownego. W opinii średniowiecza ludzkość nie idzie naprzód, lecz raczej z każdym mijającym rokiem oddala się coraz bardziej od owego pierwotnego stanu łaski, do którego powrót jest jedynym wyobrażalnym celem naszej egzystencji. Mimo to długoż dobrze zdawał sobie sprawę, że badanie dziejów niesie z sobą wartości moralne. I dydaktyczne. Filozofia, pisał, naucza cnoty i drogę do niej wskazuje. Silniejszym jednak historia staje się bodźcem do wielkich przedsięwzięć i czynów. Tamta zagrzewa tylko i pobudza do dzieła. Ta dzieło już spełnione przedstawia, ukazując wszelakie przykłady męstwa, roztropności, powagi obyczajów, pobożności i wiary, i dozwalając je uważać, jakby w zwierciadle i żywym obrazie ludzkiej ułomności. Kronikarze XVI wieczni nie podawali wątpliwość wcześniejszych założeń. Kronika Polonorum, Kronika Polaków, rok 1519, Macieja Miechowity kontynuuje relację Długosza, doprowadzając ją do współczesnych autorowi czasów. Kronika Wszystkiego Świata. Rok 1551 Marcina Bielskiego jest najwcześniejszym dziełem historycznym napisanym po polsku. Kronika Polonika, Kronika Polska, rok 1555, napisana przez Marcina Kromera, biskupa Warmińskiego, żyjącego w latach 1512–89, pełna tabel i pięknych ilustracji, stała się bestsellerem swoich czasów. W wiekach XVII i XVIII sztuka kronikarska wzbogaciła się o wymyślne ornamenty ekstrawaganckiej poetyki i o coraz większe zainteresowanie aspektem społecznym. Cieszący się słusznym uznaniem polski przekład Jerozolimy Wyzwolonej Torquata Tassa, pióra Piotra Kochanowskiego, bratanka Jana, nadał styl licznym opisom współczesnych dziejów. Samuel Twardowski żyjący w latach 1600-1660, uwiecznił ważkie wydarzenia z okresu panowania Wazów w 35 tysiącach linijek 13 zgłoskowca. Arianin, Wacław Potocki, 1621 96 napisał nieco mniej epickich wierszy. Za to jego poematy mają jeszcze większą wartość literacką i historyczną, zwłaszcza Wojna Chocimska. Wespazjan Kochowski 1633-1700. Działalność tworzącego w języku polskim psalmisty łączył z doniosłą pracą piszącego po łacinie historyka współczesnych sobie czasów. Jego Annalium Poloniae, Climacter Primus, Secundus i Tertius to prawdziwa kopalnia szczegółowych informacji na temat kryzysów politycznych i międzynarodowych jego czasów. Wcześniejszą renesansową tradycję satyry i komentarza społecznego rozwijali Szymon Starowolski 1588-1656 oraz dwóch braci opalińskich Krzysztof 1610-56 i Łukasz 1612-62. Prywatne pamiętniki obfitujące w obserwacje społeczne i polityczne. Wyszły spod pióra Jana Paska, 1636-1701, Marcina Matuszewicza, zmarłego w 1773 i Jędrzeja Kitowicza, 1728-1804. Pierwsi historycy w dzisiejszym znaczeniu tego słowa pojawili się w Epoce Oświecenia. Jednym z nich był Adam Naruszewicz. 1733-96, biskup Smoleński. Mimo swojej biskupiej godności, poddawał on krytycznemu badaniu akty opatrzności, a także rozpoczął kampanię na rzecz gromadzenia i publikowania dokumentów historycznych. Choć przygotowywał grunt do pracy nad kompletną historią Polski, jego własne sześć tomów historii narodu polskiego które zaczęły się ukazywać w roku 1780, nie wyszło poza XIV wiek. Podobnie jak inni monarchiści ery przednacjonalistycznej, dzielił przeszłość według kryteriów dynastycznych. Do okresu piastowskiego zaliczył dzieje od czasów najdawniejszych do roku 1386. Okres jagielloński obejmował lata, od 1387 do 1572 okres monarchii elekcyjnej od roku 1572 do czasów mu współczesnych Naruszewicz umarł w czasie gdy monarchia polska właśnie uległa zburzeniu i jego proste monarchistyczne spojrzenie na dzieje nie na długo mogło zadowolić jego następców jego rolę przejął w odpowiednim czasie Człowiek zupełnie innego pokroju. Joachim Lelewel 1786-1861 był aktywnym republikaninem, którego w roku 1824 władze carskie usunęły ze stanowiska profesora historii w Wilnie. W latach 1830-1831 pełnił w Warszawie funkcję ministra w rządzie powstańczym. Później Żył na wygnaniu w Brukseli. W 1847 roku został wybrany wiceprezesem Międzynarodowego Towarzystwa Demokratycznego. W rok później zrezygnował z tego urzędu na rzecz Karola Marksa. Poglądy historiozoficzne Lelewela, podobnie jak poglądy Marksa, zabarwia silna domieszka mesjanizmu. Z upływem czasu jego koncepcja filozofii przybrała charakter o wiele bardziej dziwaczny i spekulatywny wypracował teorię słowiańskiego gminowładztwa jako formy samorządu społecznego mającego wykazać naturalną predylekcję Polaków do demokracji całość ich dziejów natomiast interpretował jako walkę o wolność dlatego też dzieje polski dzielił na następujące po sobie okresy wolności i niewoli okres pierwszy od czasów najdawniejszych do testamentu Bolesława Krzywołstego w 1138 roku, był okresem prymitywnego samorządu, w którym rządy dobrotliwych książąt służyły zachowaniu odwiecznych obyczajów plemienia. W drugim okresie, od 1139 roku do Statutu Koszyckiego w 1374, naród polski popadł w tyranię możnowładców. Tracąc w ten sposób możliwość kierowania własnym losem. Od 1374 do trzeciego Rozbioru w 1795 ponownie trwał okres wolności, tym razem w formie demokracji szlacheckiej dawnego Królestwa i Rzeczypospolitej. Końcowy okres niewoli rozpoczął się wraz z rozbiorami i trwał nadal w czasie, w którym lelewel pisał swoją historię Jest rzeczą oczywistą, że schemat periodyzacji dziejów w ujęciu Lelewela był ściśle powiązany z jego programem politycznym Dzieje Polski potocznym sposobem opowiedziane, które wyszły w roku 1829, stały się czymś w rodzaju biblii dla tysięcy powstańców i emigrantów jego pokolenia W dziele tym Lelewel Opisał rolę narodu polskiego jako rolę ambasadora ludzkości, którego cierpienia miały się stać natchnieniem dla świata i którego szczególna misja wymagała odrzucenia materialnego przepychu i powodzenia. Krótko mówiąc, Lelewel wynalazł historiozoficzny wariant Mickiewiczowskiej alegorii Polski jako Chrystusa narodów. Teorie Lelewela okazały się szczególnie atrakcyjne. Dla jego współczesnych i trzeba było dopiero nieszczęść dwóch nieudanych powstań w latach 1830 i 1863, aby polscy historycy mogli się z nich wyleczyć. Tymczasem zaś przeważającą część pionierskich prac nad historią Polski podjęto w Niemczech. Co do Polaków, zadanie sprowadzenia przedmiotu z powrotem na ziemię pozostawiono w szkole krakowskiej. Która tworzyła się wokół obozu stańczyków Józefa Szujskiego 1835-83, Waleriana Kalinki 1826-86 i Michała Bobrzyńskiego 1849-1935. Spośród całej grupy stańczyków, Bobrzeński przyczynił się chyba najbardziej do popularyzacji poglądów tego obozu. Jako profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego był wybitnym specjalistą w dziedzinie prawa średniowiecznego. Jako namiestnik zaś sprawował jeden z najwyższych obsadzonych przez Polaków urzędu w życiu politycznym swojej epoki. Jako autor dziejów Polski w Zarysie, które w okresie od krakowskiego wydania w roku 1877 do wydania w Jerozolimie w roku 1944 doczekały się co najmniej pięciu innych wydań, wywarł znaczny wpływ na kilka pokoleń czytelników polskich. Ważkim elementem szerokiego wkładu, jaki wniósł w uprawianą przez siebie dziedzinę, była świadomość znaczenia periodyzacji, problemu ważnego, lecz zaniedbywanego, któremu poświęcił kilka artykułów metodologicznych. W swojej własnej pracy przyjmował oparty na zdrowym rozsądku schemat podziału, którego podstawowym kryterium były względy polityczne. Proponował trzy proste okresy pierwotny, średniowieczny i nowożytny. Jako granice podziału wprowadził daty najazdu tatarskiego 1241, Konstytucji Nichilnowi 1505 i trzeciego rozbioru 1795. Okres pierwotny charakteryzował się patriarchalnymi rządami władców plemiennych i pierwszych dynastów z rodu piastów. Okres średniowieczny, niezależnym rozwojem społeczeństwa, zaś okres nowożytny, niestrudzoną walką między zwolennikami i przeciwnikami przywilejów szlacheckich. Schemat bobrzyńskiego wywołał falę polemik. Ci, którzy nie mogli znieść dowolności prostych podziałów, proponowali wprowadzenie podokresów i okresów przejściowych. Dogłębnie rozważano naturę i znaczenie punktów zwrotnych oraz linii podziału. Szujski ograniczył swoją krytykę do wykazania, że schemat Bobrzyńskiego nie daje się stosować do dziedziny spraw zagranicznych. Podczas gdy Tadeusz Wojciechowski, 1838-1919, profesor Uniwersytetu w Lwowie, oraz założyciel i prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego dowodził, że okres nowożytny w historii Polski powinien się zaczynać od wybuchu powstania Chmielnickiego na Ukrainie w roku 1648. W rezultacie najdalej idące korekty proponowali historycy państwa i prawa, ponieważ ograniczali swoje argumenty do udokumentowanych historii prawa polskiego mogli bronić swego stanowiska z większą precyzją niż ktokolwiek zrywali. Schemat periodyzacji proponowany przez Stanisława Kutrzebę 1876-1946 młodszego kolegę Bobrzyńskiego z Krakowa w jego historii ustroju Polski w Zarysie należał do bardziej przekonywających. Do 965 roku naszej ery Okres organizacji rodowej. 965-1200. Okres prawa książęcego. 1200-1374. Okres organizowania się społeczeństwa. 1374-1569. Okres stanowy. 1569-1763. Okres przewagi szlacheckiej 1764-1795 okres reform. Podobne debaty metodologiczne toczyły się w tym czasie w całej Europie, co dowodzi, że polscy uczeni odegrali własną rolę w nadawaniu historii kształtu spójnej dyscypliny naukowej. Działalność grupy stańczyków która wzięła swoją nazwę od imienia złośliwego blazna króla Zygmunta I, prowokowała jednak również dysputy w sposób szczególny dotyczące spraw polskich. Grupa powstała w pierwszych latach po upadku Powstania Styczniowego w 1863 roku i jej członkowie wywołali pierwszy wstrząs, potępiając to, co uważali za śmiesznie romantyczne ambicje powstańców. Stańczycy atakowali szczególnie pogląd, że nieszczęścia Polski są wyłącznie wynikiem ucisku z zewnątrz, wzywając kolegów do badania przyczyn własnych, wewnętrznych słabości Polski. Jak stwierdził sam Bobrzyński, w braku rządu, który by w chwili stanowczej siły około siebie skupił jednolity kierunek im nadał, tkwiła jedyna, bezpośrednia przyczyna naszego upadku. Szujski atakował pobudki swoich współczesnych w sposób jeszcze bardziej bezpośredni. Historia jest chirurgiem pokonanego wojownika, pisał, a nie pielęgniarką rozpieszczonego dziecka. W ten sposób Stańczycy kierowali właściwy im szczególny rodzaj zjadliwego dowcipu przeciwko wszystkim, którzy starali się uromantycznić przeszłość Polski na użytek współczesnej polityki powstańczej. Porównywali nieodpowiedzialną złotą wolność XVIII-wiecznej szlachty z lekkomyślnymi knowaniami i obłudną retoryką współczesnych patriotów. W ich opinii zarówno liberum veto, prawo jednostki do sprzeciwiania się woli ogółu, jak i liberum conspiro, prawo spiskowania przeciwko władzy, i liberum defecatio, prawo oczerniania przeciwników, były cechami polskimi, mieszczącymi się w ramach jednej i tej samej nieszczęsnej tradycji. Utrzymywali, że zagłada dawnej Rzeczypospolitej była skutkiem naturalnego biegu wydarzeń, że jakiekolwiek próby jej przywrócenia są pozbawione sensu. Właśnie z powodu tej krytycznej postawy wobec zdolności Polski do istnienia jako niepodległego państwa, nadano stańczykom epitet pesymiści. Reakcja przeciwko nim nasiliła się w latach 80. i narastała aż do czasu I wojny światowej. Warszawscy pozytywiści, pod przywództwem Tadeusza Korzona 1839-1918 i Władysława Smoleńskiego 1851-1926 poddali wyniki badań szkoły krakowskiej szczegółowej analizie. Dochodząc do uderzająco odmiennych wniosków. Praca Korzona Wewnętrzne Dzieje Polski za Stanisława Augusta 1886 oraz prace Smoleńskiego na temat polskiego oświecenia starały się uwypuklić osiągnięcia gospodarcze i kulturalne Polski w epoce upadku politycznego. W Krakowie Walerian Kalinka odszedł od grupy Stańczyków, wierząc, podobnie jak Tocqueville we Francji, że zagłady Ancien reżim nie spowodowało nic innego jak właśnie powodzenie reformy. Na różne sposoby wszyscy oni podkreślali, że tragedie Polski nie są skutkiem wyłącznie jej własnych wad i słabości. Udzielali w ten sposób zachęty ludziom, którzy pracowali nad narodowym i politycznym odrodzeniem. Czym zasłużyli sobie na etykietkę optymistów? Historia nowożytna Corzona 1889 traktowała sprawy polskie jako integralny element ogółu wydarzeń w Europie, stanowiąc ostry kontrast z Bobrzyńskim, zarówno pod względem tonu, jak i treści. Rywalizacja między pesymistami i optymistami, która rozpoczęła się w tamtym czasie, do dziś dominuje w polskiej historiografii. Epoka pozytywistyczna stworzyła fundamenty historii polskiej jako nowoczesnej nauki. Systematyczne gromadzenie i publikowanie materiałów źródłowych, zapoczątkowane przez biskupa naruszewicza, osiągnęło imponujące rozmiary. We wszystkich zaborach otwarto archiwa, muzea i biblioteki historyczne, m.in archiwum akt dawnych w roku 1867, zbiory czartoryskich w Krakowie, bibliotekę w Kurniku i bibliotekę Raczyńskich w Poznaniu. Rozpoczęły się prace nad przygotowaniem biblioteki historycznej, prowadzone głównie pod egidą Ludwika Finkla (1858-1930) w Lwowie, a także prace w zakresie wszystkich nauk pomocniczych, od paleografii i archeologii po genealogię, heraldykę i numizmatykę. Ważniejsze periodyki historyczne kwartalnik historyczny od 1887, początkowo wydawany w Lwowie przez Ksawerego Liskiego 1838-91 i przegląd historyczny, który zaczął ukazywać się w roku. 1909 rozpoczęły swoją długą i nieprzerwaną karierę, podobnie jak podstawowe seryjne wydawnictwa zbiorów dokumentów Monumenta Polonie Historica, Kodeks dyplomatyczny Polski i Scriptores Rerum Polonicarum. W historii średniowiecznej poświęcone były prace Stanisława Smolki, 1854-1924. Tadeusza Wojciechowskiego, 1838-1919, Karola Potkańskiego, 1861-1907, Franciszka Piekosińskiego, 1844-1906 i oczywiście Bobrzyńskiego. Historią państwa i prawa zajmowali się obok Kutrzeby także Oswald Balcer, 1858-1933, Adolf Pawiński 1840 i Aleksander Rębowski 1847-1906. Korzon prowadził badania w dziedzinie historycznej demografii i statystyki oraz historii gospodarczej. Smoleński stał się pionierem w zakresie historii kultury umysłowej i myśli politycznej. Żaden z historyków piszących przed I wojną światową nie wiedział, jak interpretować wydarzenia XIX wieku. Dla nich była to historia najnowsza, zaś dla cenzorów panujących mocarstw sprawy bieżące. Wiek XIX był więc zarazem niebezpiecznie polityczny i problematyczny z punktu widzenia nauki. Nie znając wyników walki narodowej, która wciąż jeszcze się toczyła, nie można było wiedzieć, czy rozbiory oznaczały kres historii Polski jako odrębnej dziedziny, czy też nie? Skoro nie istniało państwo polskie, trudno było nadać historii Polski jakąkolwiek organiczną strukturę. Dopiero po ponownym powstaniu Rzeczypospolitej Polskiej w 1918 roku historycy mogli uznać okres rozbiorów jedynie za przejściową, choć nieco długotrwałą przerwę w tysiącletniej ciągłości państwa polskiego. W epoce nacjonalizmu, która w Europie Wschodniej trwa do dziś, nieprzerwane istnienie narodu, niezależne od istnienia instytucji politycznych, nigdy nie było na serio podawane wątpliwość. W okresie międzywojennym w latach 1918-1939 do pozostałych przy życiu mistrzów Szkoły Krakowskiej i Szkoły Warszawskiej dołączyli rozmaici badacze których orientacja nie poddaje się prostej kwalifikacji. Szymon Askenazy 1866-1935 Zelwowa Lwowa. jego młodszy uczeń specjalista w zakresie historii politycznej Marceli Handelsmann 1882-1945 wspólnie z Janem Rutkowskim 1886 1949 z Poznania, specjalistą w dziedzinie historii gospodarczej, wywarli znaczący wpływ na szeregi swoich następców. Ogólny obraz był jednak w zasadzie pluralistyczny, i do chwili wybuchu II wojny światowej nie tylko nie osiągnięto ogólnej zgody w kwestii interpretacji polskiej historii, ale nawet nie próbowano dojść do porozumienia. Po wojnie. Tacy wybitni historycy, jak Oskar Halecki, 1890 1976, Marian Kukiel, 1885 1976 czy Władysław Pobóg Malinowski, 1899 1962 kontynuowali badania na emigracji. History of Poland Historia Polski Haleckiego, pisana z pozycji katolickich i nacjonalistycznych, była jednym z bardzo nielicznych zarysów dziejów Polski, które powstały z myślą o zagranicznym odbiorcy. Dzieje Polski porozbiorowe Kukiela obejmują okres od roku 1795 do 1921. Najnowsza historia polityczna Polski, Pobóg Malinowskiego, Trzy tomy wydane w latach 1959-60, pisana z pozycji politycznych bliskich stanowisku Józefa Piłsudskiego, obejmuje okres od 1864 do 1945. Historiografia polska uległa przekształceniu wraz z nastaniem Rzeczypospolitej Ludowej. Cytując słowa Lenina, wygłoszone przy pewnej wcześniejszej okazji, Chaos i dowolność, które panowały dotąd w poglądach na historię i politykę, zostały zastąpione przez zdumiewająco jednolitą i harmonijną teorię naukową. W obu przypadkach teoria ta była własną leninowską wersją materializmu historycznego Marksa. W 1948 roku, podczas pierwszego powojennego powszechnego zjazdu historyków polskich, marksizm leninizm został wprowadzony jako jedyna linia ideologiczna, nadająca kierunek badaniom przeszłości Polski. Na społeczeństwo polskie należało od tej chwili patrzeć jako na przedmiot procesu dialektycznego, który poprzez wcieranie się tkwiących w nim sprzecznych elementów, nieuchronnie sam siebie posuwa naprzód, przechodząc kolejne stadia rozwoju. W każdym określonym momencie ta niekontrolowana walka między siłami postępowymi i wstecznymi toczy się w określonej fazie przechodzenia od jednego do drugiego kryzysu. W miarę jak dawny porządek jest stopniowo obalany i zastępowany nowym, i tak dalej, i tak dalej. Ciągle w górę i w górę zawrotną spiralą postępu aż ku różanej błogości komunizmu. Marksizm, leninizm Miał dla polskich historyków wiele istotnych zalet. Poza tym, że był dogodny politycznie, zawierał zapowiedź powstania owego poczucia organicznej ciągłości, którego brak dotąd wyraźnie dawał się zauważyć. Niósł ze sobą obietnicę stworzenia interpretacji historii Polaków na tej samej zasadzie, co historii sąsiadujących z nią narodów i uleczenia w ten sposób ich zranionej dumy. Obiecywał, uzasadnienie powstania Rzeczypospolitej Ludowej jako naturalnego etapu na wyboistej drodze Polski do komunizmu. Obiecywał odrzucenie pojęcia winy i odpowiedzialności indywidualnej i wytłumaczenie koszmarów niedawnej przeszłości jako koniecznych prób, które naród musiał przejść na drodze do lepszej przyszłości. Przede wszystkim zaś uznawał ten naród za ciągłą i obiektywną rzeczywistość. Na swój własny sposób łączył mesjanizm romantyków, realizm stańczyków, pozytywizm szkoły warszawskiej i nacjonalizm wszystkich. Z tych właśnie powodów nadawał się do roli leku i środka przeciwbólowego i został chętnie przyjęty przez całe pokolenie historyków, którzy nie żywili zbyt mocnej wiary w słuszność marksistowsko-leninowskiej doktryny. Mimo to zmarksizowanie historii Polski nie było sprawą łatwą. Po pierwsze, poza skromnym liczebnie Stowarzyszeniem Historyków Marksistowskich założonym w 1948 roku przez Arnolda Jabłońskiego i Bobińską praktycznie nie było polskich marksistów. Radzieccy marksiści musieli zaczynać od samego początku, podejmując edukację całego pokolenia. Po drugie, musiała się ona odbywać w kontekście stalinizmu, który bezpośrednie względy polityczne stawiał przed ideologią. Jak wyjaśniał profesor Arnold podczas pierwszej konferencji metodologicznej historyków polskich w Otwocku w 1951 roku, jedynie naukowe marksistowskie podejście do zagadnień historycznych jest najgroźniejszym ideologicznym orężem skierowanym przeciwko panowaniu władców z Wall Street. Co najgorsze, specyficzne cechy historii Polski niełatwo dawały się podciągnąć pod istniejące wzorce marksistowskiej lub radzieckiej historiografii. Na przykład, skromny zasięg instytucji niewolnictwa we wczesnym społeczeństwie polskim ogromnie utrudniał adaptację stworzonego przez Engelsa schematu rozwoju epoki przedfeudalnej. Skąpa liczba rewolucji na przestrzeni stuleci poprzedzających wiek XVII utrudniała precyzyjne umiejscowienie w czasie powstania feudalizmu, podczas gdy zbytnia obfitość gwałtownych wybuchów w następnym okresie stawiała historyka w obliczu absolutnie zbijającej stropu mnogości przemian społeczno-gospodarczych w okresie wyłaniania się kapitalizmu. Brak niepodległego państwa polskiego w latach 1795-1918 uniemożliwiał wszelkie próby prostego stosowania modeli radzieckich, w których zawsze szczególnie uwypuklano rolę państwa. Z marksistowskiego punktu widzenia byłoby bezwzględnie rzeczą chwalebną przypisać rozbiory Polski siłom ahistorycznym, ale z obowiązującego politycznego punktu widzenia było to nie do pomyślenia. Akademia Nauk ZSRR była w stanie ukończyć historię Polski na długo przedtem, zanim historycy polscy zdołali osiągnąć zgodę w sprawie swojej własnej syntezy. Radziecka historia Polszy, opublikowana w latach 1954-65, jest osiągnięciem pod wieloma względami godnym uwagi, chociażby dlatego, że potwierdza, Ciągłość historycznego istnienia Polski. Gdyby jej napisanie zlecono kilka lat wcześniej, dowodziłaby niewątpliwie czegoś przeciwnego. Ogólnie rzecz biorąc, stosuje ona standardowy, pięcioetapowy schemat, wyróżniając okresy pierwotny, feudalny, kapitalistyczny, socjalistyczny i komunistyczny jako kolejne fazy rozwoju. Jednakże niektóre spośród wybranych punktów zwrotnych w latach 965, 1795, 1848, 1917 i 1944 są co najmniej dziwaczne. Rok 1848, na przykład, jest godny uwagi ze względu na fakt, że ziemie polskie nie włączyły się w istotny sposób w niepokoje, jakie ogarnęły niemal wszystkie sąsiednie kraje. Jest to data ważna dla historii Niemiec, a także dla ruchu marksistowskiego, ale niestety nie dla Polski. Wobec tego wybór tej właśnie daty jako początku okresu kapitalizmu w dziejach Polski wydaje się nieco dziwny. Wybór daty 1917 jest równie niestosowny. Jest faktem powszechnie znanym, że wielka rewolucja październikowa w Rosji nie wywołała silnego, bezpośredniego odzewu w Polsce. Tu interwencja cenzury. Dla Polski ważny był rok 1918. Też interwencja cenzury. W samej Polsce spór o periodyzację historii trwa od lat 50. do dziś. Punktem wyjścia był projekt profesora Arnolda, przedstawiony w Otwocku. Pierwsza epoka wspólnoty pierwotnej do V wieku naszej ery. Druga epoka feudalizmu od V wieku naszej ery do roku 1864. Podpunkty A okres wytwarzania się stosunków feudalnych wieki od V do X, B okres wczesnego feudalizmu od 1000 do 1138, C okres rozdrobnienia feudalnego. 1138-1288-90. D. Okres jednoczenia ziem polskich i tworzenia się Narodowego Państwa Polskiego 1288-90 do 1370. E. Okres przekształcania się Polski w państwo wielonarodowościowe 1370-1492-1505. F. Okres przekształcania się Polski w państwo wielonarodowościowe 1370-1492-1505. Okres ostatecznego ukształtowania się feudalno-pańszczyźnianej, wielonarodowościowej Rzeczypospolitej Szlacheckiej 1492-1505-1573 G. Okres wzrostu roli oligarchii magnackiej i jej decentralistycznych tendencji 1573-1648 H. Okres rozkładu feudalno-pańszczyźnianej Rzeczypospolitej 1648-1740 i okres zaczątku układu kapitalistycznego i upadku Rzeczypospolitej Szlacheckiej 1740-95 J. Okres walk narodowo wyzwoleńczych i walki klasowej chłopów polskich w warunkach narastającego układu kapitalistycznego 1796-1864. Punkt trzeci. Epoka kapitalizmu 1864-1944. A. Okres kapitalizmu przedmonopolistycznego 1864-1900. B. Okres narastania przesłanek imperializmu. 1900 – potem 1918 c. Okres Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej jako źródło odzyskania niepodległości Polski 1917–18 d. Okres Burżuazyjno-Obszarniczego Państwa Polskiego 1918–39 e. Okres II wojny światowej 1939–45 Punkt 4. Epoka socjalizmu od 1944 roku. Propozycja Arnolda nie zadowoliła nikogo. Nie spodobała się radzieckim gościom przybyłym na konferencję, którzy upierając się przy ustaleniu ściślejszej korelacji między społeczno-gospodarczą bazą a ustrojową nadbudową, chcieli położyć o wiele większy nacisk na główne daty w dziejach państwa. Norman Davis. Bo Norman Davis. Boże i Igrzysko. Taśma druga, ścieżka pierwsza. Periodyzacja Arnolda nie spodobała się również polskim kolegom. Krytykowali terminologię Arnolda, który wybrał nazwy epoka i okres w miejsca bardziej przyjętych nazw okres i podokres. Krytykowali rozbicie okresu feudalizmu na dziesięć części, podczas gdy przyjęta praktyka wymagała potrójnego podziału na kształtowanie się, utrwalanie się i upadek. Przede wszystkim jednak krytykowali Arnolda za pomijanie regionalizacji, czyli problemu przystosowania ogólnego schematu periodyzacji polskiej historii do dziejów takich regionów jak Śląsk czy Pomorze, które nigdy dawniej nie wchodziły w skład nowożytnego państwa polskiego. Chociaż Arnold był mediewistą, jego propozycje dotyczące okresu feudalnego okazały się trudniejsze do przyjęcia niż te, które dotyczyły epoki kapitalizmu. Wyjąwszy niefortunny pomysł włączenia do historii Polski rewolucji radzieckiej jako odrębnego okresu dziejów, jego zarys epoki kapitalizmu nie różni się zbytnio od stosowanego obecnie. Prawdziwi marksiści w odróżnieniu od stalinowskich pismaków, stanęli mocni na nogach dopiero w późnych latach 50. Na zjeździe historycznym, w roku 1958, nowa generacja historyków podjęła zdecydowaną kampanię przeciwko fałszywym praktykom niedawnej przeszłości. Na mocy decyzji zjazdu Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk został upoważniony do przyspieszenia prac nad wydaniem własnej, kompletnej, wielotomowej historii Polski. Jej główne zarysy nakreślił komitet redakcyjny pod kierunkiem Tadeusza Mantojfla, 1902-1970. W tej wersji dziejów Polski epoka feudalizmu rozpoczyna się w roku 965 naszej ery. Następuje po epoce wspólnoty pierwotnej i trwa do roku 1864, zajmując 90% całości pisanych dziejów. Dzieli się na cztery okresy. Początki feudalizmu do roku 1200, pełny rozkwit feudalizmu do roku 1550, ugruntowanie się gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej od połowy XVI wieku, do 1764 roku oraz okres likwidacji ustroju feudalnego do roku 1864. Epoka kapitalizmu obejmuje okres 80 lat od 1865 do 1944 i wydaje się, że również zostanie podzielona na cztery okresy. W tomach, które ukazały się dotychczas, Wyróżniono okres kapitalizmu Le Sefer 1850-64 do 1900 i stadium imperializmu 1900-1918. Jest jednak rzeczą oczywistą, że za kulisami nadal toczy się zajadły spór. W użyciu marksistowskim takie terminy jak ugruntowanie czy rozkwit być może trafnie oddają przepisowe poczucie zadowolenia z nietrwałości przejściowych stanów. Z drugiej jednak strony odsłaniają zdecydowaną niechęć do podejmowania wyraźnych decyzji o charakterze interpretacyjnym. Najgłośniej zaś przemawiają pominięcia. Chociaż od ogłoszenia serii minęło ponad 20 lat, wciąż się nie pojawiają długo oczekiwane tomy traktujące o okresie współczesnym. Praca omawiających wydarzenia ostatnich 40 lat jest niewiele. Polakom pragnącym poznać historię swojego kraju wciąż brak autorytatywnego przewodnika po epoce ostatnich dziesięcioleci, która ich najbardziej interesuje. Narodziny jednej tylko części jednego tomu trwały trzy razy dłużej niż omawiany w niej okres historyczny. Pierwsze spotkanie Komitetu Redakcyjnego poświęcone przygotowaniu pierwszej części czwartego tomu Obejmującej okres od 1918 do 1921 roku, odbyło się 7 lutego 1957 roku. Doprowadziło ono do wydania w 1966 roku nieoprawionej makiety, którą następnie wycofano. Część ta została w końcu wydana w roku 1970 po całej masie poprawek. Przy tym tempie Rozdziałów omawiających II wojnę światową można oczekiwać około roku 2024. Ten trudny poród jest niewątpliwie w części spowodowany trwającymi wciąż niepokojami ideologicznymi, ale przyczyniają się do niego także względy polityki zewnętrznej. Ostatnio, w roku 1976, zespół autorów opracował jeszcze jedną naukową syntezę dziejów Polski. To pokazowe dzieło polskiej historiografii, jakie określił jeden z krytyków, jest w świetle wszystkich istniejących problemów znacznym osiągnięciem, ale wiele zapowiadający teoretyczny wstęp wydawcy pozostaje w wyraźnym kontraście do wątłych prób stosowania jego teorii w samym tekście, zwłaszcza jeśli chodzi o okres nowożytny. Choć nie było to przedsięwzięcie o charakterze oficjalnym, książka wykazuje wszystkie cechy i wszystkie pominięcia oficjalnej ideologii i pewnych nowych tendencji nacjonalistycznych, a przyszłość oceni ją zapewne jako kompetentny, lecz stereotypowy produkt własnej epoki. Na początku lat 60. historia ponownie zaczęła się w Polsce cieszyć wielką popularnością. Kraj jeszcze kąpał się w poświacie gomułkowskiego października. Zmora stalinizmu przeminęła. Posępny nastrój, który w okresie stalinizmu spowijał niepodległą przeszłość Polski, szybko się rozwiał. Pesymizm ustąpił miejsca optymizmowi i wykorzystywano najdrobniejszy pretekst, aby celebrować rocznice odległych wydarzeń w sposób szczególny związanych z teraźniejszością. Weszły w modę rocznice historyczne. Każdy wiedział, że najważniejsza z nich wszystkich przypadnie na rok 1966. Oczekiwano jej z żarliwą nadzieją. Kościół katolicki był do niej szczególnie dobrze przygotowany, ponieważ obchody w Polsce miały się zbiec z rokiem świętym w Rzymie. Przygotowania rozpoczęły się w roku 1957 wielką nowenną, dziewięcioletnim okresem modlitwy i postu. W samym roku 66 prymas kardynał Stefan Wyszyński odbył podróż po Polsce odwiedzając kolejno wszystkie dzielnice rozpoczynając od Gniezna kolebki polskiego chrześcijaństwa gdzie przybył 14 kwietnia odwiedził Częstochowę 3 maja Kraków 8 maja Warszawę 26 czerwca Katowice Gdańsk Wrocław Lublin Białystok i Toruń wszędzie witały go Dziesiątki i setki tysięcy ludzi, delegacje górników w galowych mundurach, procesje mężczyzn, kobiet i dzieci, dziewczęta w strojach regionalnych, nieprzebrane tłumy stojące pośród deszczu, klęczące na chodnikach. Nigdy jeszcze dotąd i nigdy potem nikt nie spotkał się w Polsce Ludowej z równie masową demonstracją miłości i oddania. Na każdym kościele w Polsce Wisiał transparent z napisem Sacrum Polonie Milenium 966-1966 w otoczeniu tradycyjnych haseł Deo et patrie, Polonia Semper Fidelis i naród z Kościołem. W Bazylice Św. Piotra w Rzymie 15 maja 66 roku papież Paweł VI, w asyście delegata prymasa biskupa Władysława Rubina odprawił mszę pontyfikalną w intencji prowincji polskiej. W Santa Maria Maggiore, w San Andrea al Quirinale na Monte Cassino, w Katedrze w Glasgow, w Lens, w Pas de Calais, w Detroit i we wszystkich innych miejscach związanych z Polską i Polakami polscy katolicy zebrali się, aby dać świadectwo swojej wierze. W Chomili w Gnieźnie kardynał Wyszyński wygłosił następujący apel. Pragnąłbym, abyście dobrze przyjrzeli się przeszłości i teraźniejszości. Abyście rozmiłowani w przeszłości narodu chrześcijańskiego patrzyli otwartymi oczyma w jego rzeczywistość katolicką. Odpowiedzią był wybuch powszechnego entuzjazmu. Unikając pozostania w tyle, władze państwowe i partyjne rozpoczęły własne przygotowania. Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej ogłosił okres 1960-66 jubileuszem państwowości i kultury polskiej. Przyspieszono archeologiczne prace wykopaliskowe w gnieźnie, kaliszu, wiślicy i wszędzie indziej, aby rozjaśnić mrok okrywający wiedzę o życiu w kraju mieszka pierwszego. Zainstynizowano wiele defilat dla podkreślenia patriotycznych i postępowych tradycji narodu polskiego na przestrzeni wieków. Towarzystwa naukowe odbywały otwarte zebrania, podczas których omawiano znaczenie rocznic i historycznych wydarzeń. Organizacje młodzieżowe podjęły zakrojony na szeroką skalę ochotniczy trud zbudowania tysiąca szkół na tysiąclecie, i plan został przekroczony. Mnożyły się obchody rocznicowe. W roku 1960 Świętowano 550. rocznicę Bitwy pod Grunwaldem, nie obchodzono natomiast 40. rocznicy Bitwy pod Warszawą. W 1961 ogłoszono 300. rocznicę powstania pierwszej polskiej gazety Merkuriusza Polskiego, które to wydarzenie uznano za moment narodzin prasy. Tutaj trzy kropki coś zostało wykreślone. W roku 1963 przyszła setna rocznica Powstania Styczniowego. W roku 1964 600. rocznica założenia Uniwersytetu Jagiellońskiego, najstarszego ośrodka polskiej nauki oraz 20. rocznica powstania Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Rok 65 przyniósł 20. rocznicę wyzwolenia. Wreszcie 1 maja 1966 roku wszystkie organy partyjno-rządowe wzięły udział w odbywających się w całym kraju pochodach, przyjmując gratulacje od braterskich partii i zagranicznych sympatyków, a jednocześnie aranżując gigantyczne defilady, marsze, rewie wojskowe i uliczne festyny. Pośród tej ogólnej radości grubijaństwem byłoby zbyt dokładne dociekanie przedmiotu obchodów. Przez cały czas było jednak jasne, że nie ma ogólnej zgody co do tego, czym właściwie jest milenium. Kościół obchodził tysiąclecie chrześcijaństwa, jak napisano na wstępie do rocznicowego albumu. Wszystko to zaczęło się od Chrztu. Dla Kościoła Chrzest Mieszka I był sprawą pierwszorzędnej wagi. Była to rocznica religijna, rocznica kościelna. Natomiast władze państwowe i partyjne Organizowały uroczystości o charakterze czysto świeckim i politycznym. Dla nich milenium ze swoim rzymskim podtekstem było nie do przyjęcia. Dla celów oficjalnych wybrano więc rodzimą kalkę, tysiąclecie. Podczas gdy transparenty na kościołach głosiły Sakrum Polonie Milenium, budynki świeckiej ulice przystrojono sloganem Tysiąclecie państwa polskiego. Deo et Patriae Bóg i Ojczyzna zrównoważono hasłem Socjalizm i Ojczyzna. Naród z Kościołem hasłem Partia z Narodem. Polonia semper fidelis Polska zawsze wierna hasłem Socjalizm gwarancją pokoju i granic. Na ziemiach zachodnich uzyskanych od Niemiec w 1945 roku transparenty proklamowały hasła w rodzaju Tysiąc lat Polski na odrze. Czy tysiąc lat Polski nad Bałtykiem? I znów trzy kropki. Dla historyka nie jest rzeczą dosyć interesującą sposób, w jaki przedmiotu jego badań używają politycy, czy to kościelni, czy komunistyczni. W oczach bezstronnego obserwatora, identyfikowanie Kościoła i narodu, jakiego Kościół katolicki dokonywał w przeszłości, jest czymś równie pozornie prawdziwym, jak identyfikowanie partii i ludu, co jest zwyczajem dzisiejszych komunistów. Zarówno Kościół, jak i partia żyją według dogmatu władzy i nieomylności i obie te instytucje ukrywają pełny charakter swoich skomplikowanych stosunków z ogółem ludności. W momencie, w którym wyłoniła się perspektywa milenium, obie instytucje musiały rozpocząć rywalizujące ze sobą i nawzajem się wykluczające własne interpretacje jego znaczenia. Na przestrzeni dziesięciolecia, które minęło od milenium, historycy polscy rozwiązali niektóre ze swoich problemów. Według oficjalnego języka, Polska ludowa nadal buduje komunizm na swój własny polski sposób. Nadal znajduje się w socjalistycznym stadium rozwoju, ale w odróżnieniu od Czechosłowacji czy Rumunii, nie dbała i nie dba o podniesienie własnego statusu do statusu Republiki Socjalistycznej. Nacisk na handel zagraniczny, siła armii oraz, choć to ostatnie jest być może rzeczą sporną, obyczaje polskiej młodzieży pozostały prawie takie same jak w czasach Ibrahima ibn Jakuba. Posągi i sauny zniknęły bez śladu. Historia Polski Polskiej Akademii Nauk pozostaje niedokończona. Konsensus w dziedzinie historiografii wciąż złośliwie wymyka się historykom. W tej sytuacji wyłaniają się dwie odmienne perspektywy: albo komunizm nadejdzie, zanim polscy historycy ukończą rozpoczętą pracę, albo też, co jest bardziej prawdopodobne, jak każde inne pokolenie naukowców, będą wkrótce zmuszeni raz jeszcze zacząć pisanie historii Polski. Od samego początku. Rozdział drugi. Polska Kraj. Niewielu ludzi miało lub ma wątpliwości co do tego, że geografia Polski ponosi winę za jej dzieje. Zamknięta jak w pułapce, w środku niziny północnoeuropejskiej, pozbawiona naturalnych granic, które pomagałyby jej odpierać najazdy, potężniejszych od niej sąsiadów, prowadziła z Niemcami i Rosją nierówną walkę o przetrwanie. Opisywano ją na różne sposoby, jak narzeczoną, o którą wiedzie spór dwóch zachłannych zarotników i która jest na zawsze skazana na drapieżne uściski sięgających po nią z obu stron rywali, lub też, bardziej okrutnie, jako miejsce między dwoma stołkami. Nieszczęsne położenie geopolityczne Przywołuje się dla wyjaśnienia rozbiorów w XVIII wieku, nieudanych powstań w wieku XIX i katastrofy II Rzeczypospolitej w wieku XX. Jak to ujął pewien polski oficer, który w roku 1940 w Londynie na wieść o tym, że alianci nie mają zamiaru walczyć jednocześnie z Hitlerem i ze Stalinem, miał wykrzyknąć Wobec tego my będziemy walczyć z geografią. Utrzymuje się, że Nizina Północnoeuropejska, rozciągająca się nieprzerwanie od francuskich wybrzeży Atlantyku po rosyjski Ural, niewątpliwie musiała wywrzeć wpływ na losy państw, które powstały na jej pozornie pozbawionych wszelkiego charakteru połaciach. Nie zapewnia żadnej ochrony, nie stanowi żadnej przeszkody ani dla wędrówek ludów, ani dla przemarszów wojsk. Sprzyja ciągłemu zagrożeniu zachęca do zbrojnych wypadów, inwazji i aneksji. Oznacza to, że nieznaczne zmiany układu sił mogły wywoływać znaczne zmiany terytorialne i że państwa mogły się tu rozrastać lub kurczyć bardziej i szybciej niż gdziekolwiek indziej w Europie. Państwo polskie nie było wyjątkiem. W okresach potęgi z ogromną szybkością rozrastało się wokół swego jądra, położonego między Odrą i Wisłą, sięgając do Bałtyku, Dniepru, Morza Czarnego i Karpat. Natomiast w okresach słabości kurczyło się w zatrważającym tempie. W roku 1492 terytorium polskiej Litwy, nie licząc ziemlennych, Mazowsza, Mołdawii czy Prus wschodnich, wynosiło 1 115 000 km2. W roku 1634, w którym to roku zawarto traktat w Polanowie, przy powierzchni 990 tysięcy km2 wciąż jeszcze było to największe terytorium w Europie, nieco większe od Europejskiego Wielkiego Księstwa Moskiewskiego i niemal dwukrotnie większe od Francji. Ze swymi prawie 11 milionami mieszkańców, pod względem liczby ludności ustępowało tylko Francji i Wielkiemu Księstwu Moskiewskiemu. Ale już do roku 1686 z obszarem równym 733,5 tysiącom km kwadratowych Polska spadła na trzecie miejsce. W roku 1773 miała 522 300 km kwadratowych. W roku 1793, 20 lat później, 215 tysięcy km2, czyli tyle co Wielka Brytania. W roku 1795 zniknęła kompletnie. W rozmaitych XIX wiecznych reinkarnacjach księstwo warszawskie w latach 1807-1813 zajmowało około 154 tysięcy km2 a Królestwo Kongresowe w latach 1815-1874 około 127 tysięcy km2. W swym pierwszym dwudziestowiecznym wcieleniu w latach 1921 38 Rzeczpospolita Polska miała powierzchnię 389 720 km2 i znajdowała się na piątym miejscu w Europie. Od roku 1945 wysunięta bardziej na zachód, zajmuje 312 677 km kwadratowych i szóste miejsce w Europie. W odróżnieniu od Anglików, którzy zawsze mogli wycofać się za kanał i ukryć pod osłoną floty, w odróżnieniu od Hiszpanów i Włochów bezpiecznych na niezależnych. I samowystarczalnych półwyspach, w odróżnieniu od Szwajcarów, ukrytych wśród Alp i Holendrów odciętych siecią grobli, Polacy nie mieli się gdzie schować. Ich państwo było wystawione na każdy przypływ i odpływ sił politycznych w Europie czasów nowożytnych. A owe zmienne prądy to je zatapiały, to znów sprawiały, że z powrotem wyłaniało się na powierzchnię. W świetle tych gwałtownych przemian nie sposób mówić o ziemiach polskich, nie uwzględniając czwartego wymiaru. Mimo żarliwej wiary samych Polaków w Macierz nie da się zdefiniować żadnej określonej bazy terytorialnej, która byłaby Polska stale, wyłącznie i niezmiennie. Polska Macierz nie zawsze znajdowała odpowiednik w rzeczywistości i często pozostawała w ostrym konflikcie z analogicznymi niemieckimi i rosyjskimi fikcjami dotyczącymi granic i obszaru niemieckiej ziemi czy naszej ziemi rosyjskiej. W różnych okresach dziejów Europy Wschodniej państwo polskie bywało wszędzie i nigdzie. Jego obszar, podobnie jak modele osadnictwa, niwelacje różnic kulturowych czy mieszanki etniczne ludności, był poddawany nieustannym przemianom. Polska była motylem dziś znikającym, jutro na nowo się pojawiającym zmieniającym w przelocie jeden sposób egzystencji winny. Używając terminologii historyków pruskich, którzy pierwsi objaśnili szerokiemu światu Europę Środkowo-Wschodnią, Polska to był sztat państwo sezonowe. Są to jednak względy tak oczywiste, że wydaje się dziwne, iż ktoś mógłby sobie wyobrażać, że dotyczą one wyłącznie Polski stosują się w tej samej mierze do jej sąsiadów. Położenie Polski na Nizinie Europejskiej jest w zasadzie podobne do położenia Niemiec i nie mniej eksponowane niż położenie Rosji. Gdyby zamienić Wisłę na Łabę, Odrę na Ren, Karpaty na Alpy Bawarskie, a Bałtyk na Morze Północne, sytuacja geopolityczna nie zmieniłaby się w żaden zasadniczy sposób. Także dzisiejszy ZSRR od Bługu do Usuri ma na północy wrogie zimne morze, a użyteczną barierę gór jedynie na południu. Jeśli zatem w ogóle istnieje jakieś powiązanie między geopolityką rozległych Nizin i niestałością struktur państwowych, Polskę powinno się traktować raczej jako klasyczny przykład niż jako przypadek jedyny w swoim rodzaju. W dalszej perspektywie wzrost i upadek Polski. Może się nie okazać bardziej dramatyczny niż dzieje Prus lub wielkiego Księstwa Moskiewskiego. W końcu zniknięcie Prus po roku 45 było przecież czymś bardziej ostatecznym niż zniknięcie Polski w latach 1795 i 1939, czy okrojenie jej po roku 45. W gruncie rzeczy geopolityka rzuca bardzo niewiele światła na szczególne zagadnienia historii Polski. Jest ona istotna dla dziejów współczesnej gry sił w Europie Wschodniej. Nie wyjaśnia natomiast kwestii bardziej podstawowych. Dlaczego właściwie Polska była słaba, podczas gdy Prusy i Wielkie Księstwo Moskiewskie były silne? Ingerencja cenzury. Nie może też wyjaśnić, podstawowych cech kultury i ustroju Polski. Vidal de la Blanche popełnił grzech galicyzmu, kiedy w swoim słynnym Tableau de la France stwierdził, że charakterystyczną cechą Francji jest różnorodność. Cechę tę można bowiem dostrzec w fizjonomii większości krajów, zwłaszcza tych, które są zbudowane z licznych, odrębnych prowincji, z których każda ma swoje własne życie i własną przeszłość. Było tak niewątpliwie w przypadku dawnej Polski, której jedność okazała się słabsza od odśrodkowych tendencji jej licznych dzielnic. Rdzenne prowincje, w których przeważało osadnictwo polskie, leżą między rzekami Odrą i Wisłą. Właśnie tutaj, w VII i VIII wieku, osiedlił się jeden z odłamów Słowian Zachodnich i pod nazwą Polan, czyli ludzi z otwartych pól. Dał początek przodkom narodu znanego dziś jako naród Polaków. Centrum ich kraju, Polski, stanowiła kraina jezior rozciągająca się wokół Gniezna i nazwana później Wielkopolską dla odróżnienia od Małopolski, która miała poszerzyć ich terytorium od południa. Główną rzeką Wielkopolski, Polonia Major, jest warta która odprowadza na zachód do Odry wody z ponad tysiąca jezior jest to kraina szczerych pól z rozległymi połaciami łąk w dolinach przedzielonych wielkimi obszarami kołysanych wiatrem lasów jej ziemie są urodzajne zwłaszcza czarnoziemy na wschodnich krańcach w dawnych czasach nie przysparzało tam trudu ani rolnictwa ani komunikacja poza gnieznem Głównymi miastami Wielkopolski były Poznań, założony w X wieku jako nadrzeczna forteca oraz starożytny Kalisz, wymieniany już przez Ptolemeusza. Mieszkańcy tej krainy cieszą się całkowicie niezasłużoną opinią ludzi zdolnych do wytrwałej pracy, lecz tępych i pozbawionych poczucia humoru. Małopolska, Polonia Minor, której ośrodkiem jest Kraków, Opiera się na południu o podalpejskie pasmo Karpat. Poza wysokimi tatrami Podhala na południu ma jeszcze kilka łańcuchów gór i wzniesień. Beskidy na zachodzie, wapienne szczyty Jury Krakowskiej i Gór Świętokrzyskich na północ. Roztocze na wschodzie. Pomiędzy wzgórzami rozciągają się długie pasma żyznych nizin. Wśród nich region Pogórza oraz doliny Wisły i Sanu. Zamieszkujący rejon Tatr górale są spokrewnieni ze Słowakami, żyjącymi po drugiej stronie gór, z mieszkającymi niegdyś na Ukrainie Hucułami i Bojkami z Bieszczat oraz rumuńskimi góralami ze wschodu. Tereny górzyste są bogate w złoża minerałów, żelazo, sól, ropę naftową i, jak się ostatnio okazało, uran. Partie nizinne doskonale nadają się do uprawy. Doliny na południu dostarczają owoców i wina. Miasta Kraków, Sandomierz, Lublin, Kielce należą do najstarszych w Polsce. Na wsi, przed nadejściem epoki nowoczesnego przemysłu, korzystne warunki naturalne spowodowały poważne przeludnienie. Podczas długiego okresu rządów austriackich Małopolska stanowiła zachodnią połowę Galicji. Mazowsze, Mazowia, kraina położona w rejonie środkowej Wisły, było zawsze dzielnicą stosunkowo zacofaną. Kamieniste gleby, osady morenowe i marny system odwadniania hamowały rozwój rolnictwa, pozostawiając rozległe połacie wrzosowisk i pokrytych zaroślami ugorów. Kraina ta nie ma żadnych wartych odnotowania bogactw naturalnych, a pochodząca z tych ziem, Zubożała szlachta i chłopi zawsze pomnażali szeregi emigrantów i kolonistów. Główne miasto, Warszawa, zostało wyniesione do godności stolicy ze względu na wygodę, a nie z powodu jakichś wybitnych osiągnięć. Do 1526 roku Mazowsze nie tworzyło integralnej części Królestwa Polskiego. Kujawy, Kujawia, Region łączący Mazowsze z Wielkopolską to płaska kraina zaśmiecona pozostałościami polodowcowymi wąskie i kręte jeziora wypełniają zagłębienia w morenach niektóre rodzaje gleby zwane czarnoziemem bagiennym są urodzajne najstarsze polskie miasto Kruszwica gnieździ się na brzegu Gopła jednego z największych jezior w kraju miasto Bydgoszcz wyrosło wzdłuż kanałów i dróg wiodącego ze wschodu na zachód szlaku handlowego. To serce Polski otacza pierścień dzielnic, których związki z centrum kraju ulegały na przestrzeni dziejów licznym zmianom. Śląsk, Silesia, Szlezjen, położony w Dolinie Odry, odznacza się wybitnie niezależnym charakterem. Do początków XX wieku jego pradawne więzi z Polską Przecięte w 1339 roku niemal się zatarły przez wcielenie go najpierw do Czech i Austrii, a od roku 1740 do Prus. Dolny Śląsk, ograniczony od zachodu pasmem Sudetów, jest regionem rolniczym. Górny Śląsk natomiast leży na monotonnym płaskowzgórzu, bogatszym w złoża naturalne niż w krajobrazowe atrakcje. Do roku 1945 Wrocław oraz miasta przemysłowe położone wokół Katowic miały charakter zdecydowanie niemiecki. Natomiast w południowych regionach chłopi, a w późniejszych okresach dziejów proletariat byli Słowianami i nierzadko uważali się za Ślązaków raczej niż za Polaków. Pomorze, Pomerania, Pomern może się poszczycić podobnie słowiańskim brodowodem, Chociaż i ono przez większość swych dziejów pozostawało w orbicie niemieckiej. Niemiecka nazwa Pomern, choć pochodząca od słowiańskiego Pomorza, nie obejmuje dokładnie tego samego obszaru. W języku niemieckim chętniej używano nazw Forpomern na określenie terenów leżących na zachód od Odry oraz terminu Hinterpomern lub Slawinia dla terenów na wschodzie. Obszar położony dalej na wschód, tereny leżące wokół Gdańska, nazywano różnie: Pomerelen, Małym Pomorzem, Pomorzem Wschodnim, albo Prusami Królewskimi, czy Prusami Zachodnimi. Wagniste, niegościnne wybrzeże udzielało schronienia niewielkim wspólnotom rybackim. Tereny leżące w głębi lądu otulone sosnowymi i bukowymi lasami są miłe dla oka, ale trudno tam żyć i pracować. Główne miasta Szczecin i Gdańsk odznaczały się zdecydowanie niemieckim kolorytem do czasu, gdy w roku 1945 zostały ponownie przyłączone do Polski. Prusy, Borussia, Prusja, Preussen były dzielnicą najuboższą ze wszystkich. Ta kraina mrocznych lasów i ciemnych jezior na monotonnym wybrzeżu Bałtyku ma warunki niekorzystne w każdym możliwym znaczeniu tego słowa. Angielska nazwa świerku, Sprus, wywodzi się ponoć od polskiego sprus. Część zachodnia, rozłożona wokół delty Wisły wraz z warmią Ermeland, pokrywała się częściowo z terytorium Pomorza i jako prusy królewskie była w okresie od 1466 do 1772 przyłączona do Królestwa Polskiego. Część wschodnia ze stolicą w Królewcu do roku 1525 pozostawała pod kontrolą zakonu krzyżackiego i jako Prusy książęce była polskim lennem do roku 1657. Przez długie okresy na przestrzeni swego istnienia była to kraina odległa, niechciana, i nieprzynosząca żadnych zysków. Pod rządami Hohenzollernów tworzy obok Brandenburgii część składową państwa zwanego od roku 1700 Królestwem Prus. Ludność składała się w przeważającej mierze z niemieckich kolonistów i zgermanizowanych Bałtów. W czasach nowożytnych południowy rejon Mazur, Mazuria, był obszarem łączącym Prusy z Polskim od najdawniejszych czasów Mazowszem. Podlasie, Podlazja, jest także dzielnicą pograniczną. Pełna pozostałości polodowcowych i bardzo zalesiona, kraina ta obejmuje rozległą Puszczę Białowieską. Oddziela ona Polskę centralną od Białorusi i Litwy. Tereny południowe między Wisłą a Bugiem to region hodowli bydła. Krańce północne z Puszczą Kurpiowską były skąpo zaludnione, a ludność trudniła się myślistwem i rybołówstwem. Ośrodkami miejskimi tego regionu były Białystok, Grodno, Bielsk i Łuków. Polesie, polezja, zwane też powszechnie bagnami prypeckimi, było krainą, w której czas się zatrzymał. Bagna przeplatały się tam z dębowymi zagajnikami i bujnymi łąkami. Rozwój społeczny i gospodarczy był równie powolny co nurt Prypeci, która na długości ponad 500 kilometrów pokonuje niespełna 70-metrowy spadek. Jest to piękna kraina polowań na kaczki, gdzie prymitywny lud żył przez długie stulecia, nigdy nie oglądany oczyma przybyszów ze świata. Jedyne godne odnotowania miasto Polesia, Pińsk stało się niemal w 90% miastem żydowskim. Wołyń, Wolchynia i Podole, Podolia były regionami przede wszystkim rolniczymi. Wołyń przecina szeroki pas gleb lessowych, na których chętnie rośnie pszenica i kukurydza. Przez Podole zaś biegnie płaskowyż przypominający pozbawione drzew Stepy na wschodzie. Miasta i wioski szukały ochrony przed mroźnymi wschodnimi wiatrami, wyżłobionych przez erozję głębokich dolinach. Region Pokucia nad Dniestrem może się poszczycić wspaniałymi sadami i winnicami. Na tych właśnie obszarach wielcy polscy właściciele ziemscy sprawowali władzę nad ruskimi chłopami. W latach 1430. 1569 przyłączano je kawałek po kawałku do Królestwa Polskiego. Na Południowym Wschodzie leży Ruś Czerwona, Rutenia Rubra, z głównym miastem Lwowem. Wcielona do królestwa w 1340 roku nigdy nie utraciła charakteru kresowego. Gorliwy lojalizm ze strony ludności Polskiej był odbiciem. Ciągłego poczucia zagrożenia w obliczu niebezpieczeństwa najazdów tatarskich, inwazji Turków i buntów krnąbrnego ruskiego chłopstwa. Łagodne krajobrazy tworzą ostry kontrast z burzliwą historią tych ziem. Ukraina rozciąga się na obu brzegach środkowego Dniepru. Jak sama nazwa wskazuje, leżała ona u kraja chrześcijaństwa i terenów stałego osadnictwa we wczesnych wiekach jej wyjątkowych bogactw naturalnych i niezrównanej urodzajności gleby nie można było wykorzystywać ze względu na ciągłe wojny i bezustanne najazdy w roku 1569 gdy Ukraina została włączona do królestwa polskiego była ona podzielona na województwa kijowskie bracławskie i czernichowskie a jej terytorium Przechodziło w niepodlegające praktycznie żadnej administracji połacie dzikich pól i zaporoża. Zaludniali je kozacy, uchodźcy i koloniści, a w okolicach bardziej bezpiecznych wolni chłopi ruscy. Jej główne miasto Kijów, serce starodawnej Rusi, zostało w 1667 roku wraz z ziemiami na lewym brzegu Dniepru zdobyte przez Wielkie Księstwo Moskiewskie. Resztę na przestrzeni XVIII wieku przyłączono do Cesarstwa Rosyjskiego. Od tamtego czasu nazwa Ukraina obejmuje wszystkie ziemie ruskie leżące na południe od Prypeci. Ukrainę wraz z sąsiadującymi z nią dzielnicami przyłączono do Polski na skutek jej wcześniejszych powiązań z Wielkim Księstwem Litewskim. W XV wieku, w okresie personalnej Unii z Polską, Wielkie Księstwo rozciągało się od Bałtyku po Morze Czarne. Był to dziwaczny organizm państwowy ze stolicą w Wilnie, w którym rządy sprawowała arystokracja litewska, ulegająca stopniowej polonizacji. Natomiast kraj zamieszkiwała ludność ruska i język ruski był językiem oficjalnym. Po Unii Konstytucyjnej z Polską, zawartej w 1569 roku, Litwa. Zachowała odrębną tożsamość na zredukowanym terytorium. Dwie etniczne krainy Litwy Żmuć, Samogitia, czyli niski kraj, i Auksztota, czyli wysoki kraj, leżą w dorzeczu Niemna. Teren bywa tu często bagienny, surowy i kamienisty. Gęstość zaludnienia jest niewielka. Jeszcze w XX wieku, jedną trzecią całego obszaru Pokrywały nieprzebyte lasy. Już w XVII wieku Wilno charakteryzowało się silnymi wpływami kultury polskiej. We wszystkich mniejszych miastach liczny był element żydowski. Białoruś lub też Ruś Biała, co w kontekście historycznym wydaje się poprawniejsze, rozciągała się od Dźwiny na północy, po Prypeć na południu i Górny Dniepr na wschodzie obejmowała obszar województw Mińskiego, Połockiego, Witebskiego i Mścisławskiego. Zarówno w sensie geograficznym, jak i kulturowym, był to rozległy obszar łączący Europę z Rosją. Teren głębokiej penetracji z zewnątrz, o nikłych zasobach naturalnych i słabej tożsamości. W gruncie rzeczy Białoruś nie była ani polska, ani rosyjska. Ale na przestrzeni swoich długich dziejów Nigdy nie potrafiła zadecydować o własnym losie. Jej rozległe, otwarte przestrzenie nie są ani atrakcyjne w sensie rolniczym, ani też łatwe do obrony. Jej słowiańska ludność miała słabe poczucie przynależności narodowej czy państwowej, poza tym, iż uważała się za chrześcijańskie dusze tych stron. Boże, igrzysko! Taśma druga. Koniec ścieżki pierwszej. Boże i Igrzysko Taśma druga, ścieżka druga Czarnoruś, Ruś Czarna, granicząca z Białorusią, na południu i południowym zachodzie, utraciła odrębność w XVIII wieku. Na jej terytorium znajdowały się województwa brzeskie, trockie i nowogrodzkie. Na wschodzie, poza terytorium Litwy, Białorusi i Ukrainy, leży kolejny pierścień dzielnic – których związki z Polską były jeszcze bardziej luźne i nietrwałe. Były to Inflanty, Livonia nad Zatoką Ryską, z wysuniętym na wschód miastem Dyneburg, Dwińsk, które pozostało polskie po wojnach szwedzkich w XVII wieku, Kurlandia, która została wspólnym lennem Zjednoczonej Rzeczypospolitej, Smoleńsk, o który toczyły się nieskończone spory z Rosją, Siewiersk nad Desną, Zdobyty przez Iwana III w 1492 roku oraz Mołdawia nad Dniestrem, lenno Polski w latach od 1387 do 1497. Określenie całej tej długiej listy krain geograficznych mianem terytoriów polskich jest niewątpliwie kwestią kontrowersyjną. Ich ludność w większości nigdy nie została zdominowana przez etnicznych Polaków. Dziś zaś nie wchodzą w skład terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Z drugiej strony jednak ograniczenie nazwy Polska do obszaru, który uważa się za jej etniczne jądro, jest sprzeczne zarówno z historią, jak i ze zdrowym rozsądkiem. W przeszłości Zwłaszcza zaś w okresie istnienia połączonej Rzeczypospolitej Polskiej Litwy w latach 1569-1795 względy etniczne nie odgrywały większej roli. Zjednoczona Rzeczpospolita była państwem wielonarodowościowym, a jego obywatele czerpali poczucie swej wspólnej tożsamości nie tyle z krwi płynącej w ich żyłach czy z ojczystego języka, co ze wspólnego wszystkim. Posłuszeństwa wobec władcy i prawa. W przeszłości przymiotnik polski był nie tyle terminem etnicznym, co politycznym i kulturowym. Podobnie jak dziś przymiotnik brytyjski czy radziecki, słowo to odnosiło się do wszystkich społeczności i wszystkich dzielnic, których rodowód leżał poza zasięgiem dominującej elity angielskiej, rosyjskiej czy polskiej. W kategoriach kryteriów etnicznych Litwa nie jest dziś bardziej rosyjska niż była Polska w przeszłości, chociaż w odniesieniu do określonych okresów historycznych oba te przymiotniki mają ściśle określone znaczenie polityczne. Podobnie Śląsk, który 100 lat temu można było zgodnie z prawdą określić jako niemiecki, dziś jest niewątpliwie polski. Mimo oparów propagandy dawnej i obecnej, które zaciemniają obraz Śladów narodowości i tożsamości narodowej nie da się odnaleźć w Ziemi. Przymiotniki, jakimi określano Ziemię, na których żyją ludy Europy Wschodniej, bezustannie ulegają zmianom. Podobnie jak owe ludy oraz ich poglądy. Powodów, dla których Ziemia niegdyś niemiecka dziś nazywa się Polska, nie należy szukać w dziedzinie prawa, nauki czy fundamentalnych racji, ale wyłącznie w dziedzinie władzy i polityki. W XX wieku Polska jako państwo zajmuje pozycję drugorzędną i wobec tego ma nie wysuwać żadnych roszczeń terytorialnych dotyczących obszarów położonych poza jej etnicznymi granicami. Z drugiej jednak strony udziela się pełnego poparcia prawu niektórych większych mocarstw obecnej doby do terytoriów wielonarodowościowych. Jak zwykle to, co jest słuszne z pozycji supermocarstw, Okazuje się niesłuszne w odniesieniu do śmiertelników mniejszego wymiaru. Równie trudna do pojęcia jest przyjęta w czasach nowożytnych koncepcja granic. W czasach, gdy ziemi było pod dostatkiem i wartość polityczną przedstawiali jedynie zamieszkujący ją ludzie, nie miało żadnego sensu dokładne określanie terytorium państwa czy palikowanie granic przy użyciu taśmy mierniczej. Z punktu widzenia władców Roszczenia do ziemi jako całości były sprawą mniej istotną niż zdominowanie ludności, która mogła pracować i rozwijać rzadko rozrzucone po kraju oazy osiedli i przemysłu. Siła polityczna promieniowała z kilku ośrodków władzy, a sfery ich wpływów bezustannie to rosły, to znów malały, nierzadko wzajemnie na siebie zachodząc. Ośrodki te można było przyrównać do magnesów. Ludzi za zamieszkujących tereny, znajdujące się pomiędzy nimi, do żelaznych opiłków, przyciąganych to w tę, to w inną stronę, przez zmieniające się i ścierające ze sobą pola magnetyczne. W średniowieczu i w początkach ery nowożytnej typowy model przedstawiał się następująco. Niewielkie obszary metropolii, którym można było bez trudu bezpośrednio narzucić władzę królewską, otoczone. Rozległymi pałaciami terytoriów o nieokreślonych granicach, gdzie można władcy kresowi cieszyli się daleko idącą autonomią. W Europie Wschodniej, gdzie odległości były znacznie większe niż na Zachodzie, model ten przeważał do końca XVIII wieku. W połączonym Królestwie Polski i Litwy pierwsze dokładniejsze pomiary terytorialne przeprowadzono dopiero w 1773 roku. Po pierwszym rozbiorze, w przeważającej części ziem polskich siła przyciągania władzy w Warszawie czy Krakowie nie była większa niż siła konkurencyjnych ośrodków politycznych w Pradze, Wiedniu, Berlinie, Sztokholmie czy Moskwie. W dzielnicach przygranicznych, takich jak Śląsk czy Ukraina, miejscowa ludność była w równym stopniu zabezpieczona przed narzuceniem władzy centralnej. Co narażona na pogróżki i najazdy ze strony obcych mocarstw. W każdym określonym momencie dziejów o jej lojalności przesądzał delikatny stan równowagi pomiędzy potrzebą zapewnienia sobie ochrony, a szansą na bezkarność w podejmowanych działaniach. Prawdziwej natury tak trudnej sytuacji nie da się opisać, rysując linie na mapie. Im dalej cofamy się w przeszłość, Odchodząc od nowożytnej koncepcji państwa, tym mniej sensowne stają się próby zastosowania pojęcia stałych granic. W odniesieniu do państw średniowiecznych książąt jest to pojęcie zupełnie niewłaściwe. Obraz polski musi więc być trudny do namalowania. Gdyby doń włączyć tylko te dzielnice, które były ze sobą stale powiązane, tworząc jakiś wspólny byt polityczny, do namalowania nie pozostałoby nic. Gdyby natomiast włączyć wszystkie obszary, którym w tym czy innym okresie dziejów było dane cieszyć się związkami z Polską, obraz musiałby objąć połowę kontynentu. Mimo zewnętrznych pozorów, jakie stwarza typowa mapa fizyczna, należące do Polski części niziny europejskiej nie są ani tak płaskie, ani tak monotonne, aby odmawiać temu krajowi jakiegokolwiek szczególnego oblicza czy charakteru. Nie jest także prawdą, że Polska nie ma żadnych cech naturalnych, które sprzyjałyby wytyczeniu granic. Górzyste pasmo Karpat na południu, przechodzące w pasma Beskidów i Sudetów, tworzy zaporę tak samo wyniosłą i skuteczną jak bawarskie Alpy czy francuskie Pireneje. Na północy, u wybrzeży Bałtyku, morze jest równie trudną do pokonania barierą. Na zachodzie Odra i Nysa Łużycka stanowią wyraźną linię demarkacyjną, której zalety tacy geografowie jak Pawłowski, Romer czy Naukowski zauważyli na długo przed tym, zanim politycy zaczęli myśleć o ich praktycznym wykorzystaniu. Linia Odry i Nysy. Zamyka w najwęższym miejscu otwartą przestrzeń między górami a morzem. I ponieważ wszystkie dopływy znajdują się po stronie polskiej, jest to granica wyjątkowo nieskomplikowana. Tylko na wschodzie, gdzie bagna Polesia zapewniają jedynie częściową osłonę, Polska jest rzeczywiście wystawiona na wszystkie wiatry, jakie mogą powiać. Bóg niezbyt skutecznie chroni Polskę przed dwoma wielkimi wyżynnymi szlakami idącymi z Rosji szlakiem północnym prowadzącym wzdłuż wyżyny białoruskiej wokół Mińska i dalej wzdłuż obecnej linii kolejowej Warszawa-Moskwa oraz drugim położonym bardziej na południe pradawnym szlakiem łączącym Kraków z Lwowem i Kijowem mimo to w Europie jest wiele krajów począwszy od Irlandii a kończąc na Węgrzech i obu państwach niemieckich, które muszą się zadowolić granicami o wiele bardziej sztucznymi. W obrębie tych granic kierunek równoleżnikowy ukształtowania Polski podkreślają jej trzy pierwszoplanowe cechy fizyczne. Po pierwsze, klinowaty kształt kontynentu europejskiego w miejscu, gdzie masa lądu Eurazji zwęża się w półwysep europejski. Nieuchronnie kieruje wszelki ruch, Wzdłuż osi wschód-zachód. Na 24 stopniu długości geograficznej, na linii Bugu, Nizina Europejska ma ponad 1000 km szerokości. Na 14 stopniu, na linii Odry, jej szerokość wynosi niecałe 300 km. Po drugie, depresje polodowcowe, czyli Pradoliny, zwłaszcza te, które ciągną się na linii Grodno-Warszawa-Berlin i Toruń-Eberswalde. Stwarzają naturalne przejścia biegnące równolegle do barier pasm górskich i morskich wybrzeży. Po trzecie, bardzo liczne jeziora morenowe, które ciągną się od Wałdaju po Odrę i jeszcze dalej, bronią Polsce dostępu do morza, wtłaczając ją w jej śródlądowe gniazdo. Po Pomorskie, Po jeziorze Mazurskie i Po Litewskie tworzą pasma skąpo zaludnionych terenów, hamujących ruchy migracyjne i utrudniających osadnictwo. Jest rzeczą interesującą, że od czasów najdawniejszych po XX wiek północna granica Polski utrzymywała się głównie właśnie na linii tych jezior. Natomiast system rzek w Polsce podkreśla oś południkową. Do rzecza Wisły Odry rozciągają się od Karpat po Bałtyk. Rzeki Białorusi, Berezyna, Górny Dniepr i Soż żłobią szlaki lądowe, podobnie jak na Rusi Czerwonej i Podolu, liczne dopływy Dniestru tną na kawałki rozległą płaszczyznę Wyżyny Podolskiej. Oś tę podkreśla jeszcze wyraźniej bieg Wisły i Odry od ich źródeł w pobliżu Bramy Morawskiej. Jedynego punktu na przestrzeni między Morzem Czarnym a Bawarią gdzie do Europy Południowej można się dostać, nie przekraczając wysokogórskich przełęczy. Zarówno starodawny szlak bursztynowy, jak i średniowieczny szlak pruski przecinały obszar Polski w tym właśnie punkcie, a niezliczone hordy barbarzyńców w starożytności i w czasach nowożytnych wdzierały się tędy na swej drodze do bogactwa i złej sławy. Wynikające z tych cech ukształtowanie Polski to nieregularna kanwa rozpięta na koślawej ramie, w której wyraźniejsze poziome nici osnowy przytrzymują pionowy splot linii rzek. W kategoriach ludzkiego działania ukształtowanie takie bardzo ułatwia przemieszczanie się w poprzek kraju. Łatwość tę w dawnych czasach równoważyły warunki dogodne dla osadnictwa. Zdolność do zapewnienia środków wyżywienia to brzydkie, lecz użyteczne wyrażenie wprowadzone do żargonu dla oddania sumy wszystkich czynników, które ułatwiają lub utrudniają osiedlanie się w określonym miejscu. W kategoriach bezwzględnych najwyższym jej stopniem odznaczają się podzwrotnikowe doliny rzek, Jankcy, Eufratu czy Nilu, gdzie najwcześniej rozwinęła się cywilizacja. Najniższym zaś tereny w sercu Antarktydy czy Sahary. W skali europejskiej wysoką zdolność do zapewnienia środków wyżywienia wykazywały zazwyczaj tereny położone wzdłuż pasów przybrzeżnych takich wysp śródziemnomorskich jak Kreta lub Sycylia, a także w północnych dolinach Renu, Sekwany lub Tamizy. Niską zaś pasy tajgi i tundry na terenie Skandynawii i Rosji. W Polsce Poziom zdolności do zapewnienia środków wyżywienia układa się pośrodku, między Europą Zachodnią a Rosją. Przyjmując za główny punkt odniesienia Warszawę, szerokość geograficzna 52 stopnie zapewnia silne nasłonecznienie podczas trwającego przez 3 miesiące lata. Klimat jest kontynentalny, z wyraźnie zróżnicowanymi porami roku, ale bez najdotkliwszych skrajności letniej suszy. Zimowych mrozów czy wiosennych powodzi, które są stałymi cechami klimatu obszarów położonych dalej na wschód. Wieczna zmarzlina jest nieznana. Niszczycielskie burze należą do rzadkości. Najniższa dzienna temperatura stycznia wynosi średnio minus 3 stopnie Celsjusza, maksymalna temperatura plus 19 stopni Celsjusza. Średnia opadów. 559 mm rocznie jest dość niska, ale deszcze padają głównie w okresie upraw. Około 280 mm przypada na okres między majem a sierpniem. Liczba dni, w których temperatura spada poniżej zera, waha się od 30 do 50. Pokrywa śnieżna trwa do 60 dni w roku. Rzeki zamarzają na średnio 40 dni. Sezon upraw wynosi do 180 dni. Ekspozycja na wiatry, zwłaszcza zimne wiatry ze wschodu, jest dość znaczna, ale ukształtowanie i pokrycie terenu zapewnia wystarczającą osłonę, zwłaszcza w dolinach rzek i na obszarach osłoniętych kompleksami wysokopiennych lasów. Zachmurzenie, które dochodzi do 150 dni w roku, jest zjawiskiem normalnym podczas miesięcy zimowych i sprzyja złagodzeniu skrajnych warunków klimatycznych. Warszawa jest oczywiście położona w jednym z najmniej korzystnych regionów centralnej Polski i łatwo dałoby się znaleźć inne, niezbyt odległe miejsca, na Dolnym Śląsku czy w Małopolsce, gdzie zima jest krótsza, słońce jaśniejsze, suma opadów większa, ziemia żyźniejsza, a długość sezonu upraw dochodzi do 225 dni. Pod względem roślinności Polska znajduje się jeszcze w obszarze normy kontynentu europejskiego. Pas lasów bukowych przebiega na południowy wschód od dorzecza Wisły ku podnóżom Karpat. Linia lasów dębowych biegnie w tym samym kierunku, sięgając jednak wiele dalej na wschód. Sama Warszawa leży w rejonie uprawy żyta i ziemniaków, ale granica uprawy pszenicy. Przebiega o wiele dalej w kierunku na północ i wschód. Inwentarz miejscowej fauny był niegdyś niezwykle bogaty. Żeby tu tarpany, niedźwiedzie, żubry i wilki, a także częściej spotykane gatunki zwierzyny łownej. Liczba gatunków zwierząt zmniejszyła się wyraźnie dopiero w XX wieku, kiedy to znaczne szkody poczynili rozmiłowani w polowaniu dygnitarze. Od arcyksięcia Ferdynanda po marszałka Hermana Gringa. Zespół warunków geograficznych Polski trudno jest porównać z jakimkolwiek innym obszarem na świecie. Są one dość zbliżone do warunków geograficznych południowego Ontario, gdzie cechy położenia w zasadzie kontynentalnego łagodzi bliskość wielkich jezior. Podobnie jest w Polsce, gdzie skutki wschodniego położenia na Półwyspie Europejskim równoważą stałe wpływy Morza Bałtyckiego i Atlantyku. W każdym razie warunki geograficzne Polski stwarzają możliwości rozwoju zarówno pasterstwa, jak i gospodarki rolnej. Twierdząc, że zachodni Słowianie zamieszkiwali krainy najbogatsze w obszary zdatne do zamieszkania, Ibrahim ibn Jakub z pewnością starannie dobierał słów. Dowody archeologiczne pozwalają ustalić początki osadnictwa w Dolinach Odry i Wisły na dwusetne tysiąclecie przed naszą erą. Starsza epoka kamienia pozostawiła niewiele śladów, choć wykopaliska z czasów paleolitu odnaleziono w grotach ojcowskich pod Krakowem oraz w miejscowości Świder koło Warszawy. Natomiast młodsza epoka kamienia – Pozostawiła po sobie ślady kilku charakterystycznych kultur z okresu od 4000 do 1800 roku przed naszą erą, sklasyfikowanych według podstawowych cech wyrobów ceramicznych. Są to kultury pucharów lejkowatych, ceramiki sznurowej, pucharów dzwonowatych oraz na północnym wschodzie ceramiki grzebykowo dołkowej. Główne stanowiska archeologiczne. Znajdują się w Rzucewie w pobliżu Gdańska, w Sarnowie koło Bydgoszczy, w Jordanowie, koło Wrocławia oraz w Krzemionkach Ćmielowie i Złotej w pobliżu Kielc. Kultury epoki brązu sklasyfikowane według nazw miejscowości, w których po raz pierwszy odnaleziono ich pozostałości, były jeszcze liczniejsze. Przedstawiciele kultury unietyckiej około 1800. Do 1400 roku przed naszą erą, odkrytej po raz pierwszy w sąsiednich morawach, byli ludem pasterskim, znającym tajniki obróbki brązu i złota. Kultura czciniecka, około 1500 do 100 roku przed naszą erą, której pozostałości odnaleziono w okolicach Lublina, podobnie jak kultura odkryta koło miejscowości Iwno w Dolnym Biegu Wisły. Była patriarchalną kulturą czcicieli słońca, którzy praktykowali obrządek spalania zwłok zmarłych. Plemiona Łużyckie, około 1300 do 400 roku przed naszą erą, których ślady po raz pierwszy odkryto na Łużycach na terenie dzisiejszych Niemiec Wschodnich, żyły z uprawy różnych roślin i utrzymywały rozległe stosunki handlowe z krainami leżącymi w dorzeczu Dunaju oraz ze Skandynawią. Łużyczanie wznosili drewniane grody, m.in. słynny wyspowy gród obronny w Biskupinie, we wschodniej części ziemi poznańskiej, ze skomplikowanym konstrukcyjnie falochronem i wysokim wałem obronnym z drewnianych bierwion. W pobliskiej słupcy i kamieńcu szkielety zmasakrowanych mężczyzn kobiet i dzieci oraz kościane groty, strzał utkwione w zwęglonych odrzwiach wrót przywodzą przed oczy żywy obraz gwałtownego końca zadanego użyczanom w początkach epoki żelaza przez pierwszą falę łupieszczych nomadów, plemion scytów. Witaszkowie nad Nysą Użycką pochowano zmarłego wodza scytów wraz z całym jego dobytkiem. Kultury epoki żelaza Sięgają od tych właśnie czasów aż po okres średniowiecza. Kultury Bylańska od około 600 roku przed naszą erą i Puchowska od około 100 roku przed naszą erą powstały na terenie Czech i w Słowacji. Kultura zarubiniecka około 200 roku przed naszą erą do setnego roku naszej ery wykazująca bliskie powiązania z kulturami, których pozostałości odnaleziono na odległych terenach Pomorza oraz zespół Czerniachowski około 200 do 400 roku naszej ery, który obejmuje ponad 1000 stanowisk archeologicznych na obszarze od Wisły po Dniepr, uważane są za kultury pochodzenia gockiego. Ślady kultury przeworskiej z terenu Śląska od 400 do około 600 roku naszej ery, doprowadzają archeologię polską do początków czasów historycznych. Jest rzeczą oczywistą, że dopasowanie kultur wykopaliskowych do poszczególnych grup etnicznych, o których wzmianki przetrwały w historycznych zapiskach, jest sprawą bardzo zawiłą. Polscy badacze z XX wieku starali się dowieść, że najdawniejsi mieszkańcy obecnych ziem polskich byli Polakami z taką samą gorliwością z jaką ich niemieccy poprzednicy starali się wykazać, że byli oni Germanami. Jednakże z punktu widzenia neutralnego obserwatora etnogenetyczne polowanie na prasłowian ma taki sam posmak szowinizmu jak wcześniejsze polowanie na fryost-germanen. W obliczu wielkich ilości sprzecznych ze sobą danych, dociekliwy sceptyk musi pozostać w niepewności zarówno co do pochodzenia Słowian w ogóle, jak i Polaków w szczególności. Polscy badacze okresu prehistorycznego, należący do tzw. szkoły autochtonicznej, konsekwentnie utrzymują, że ojczyzna przodków Słowian leżała w dolinach Odry i Wisły. Poczynając od pracy Kostrzewskiego z roku 1913, szkołę tę reprezentowali antropolodzy, np. Czekanowski, filolodzy, np. Lers-Pławiński, oraz liczni archeolodzy, jak Kozłowski, Sulimirski czy Jażdżewski. Zakładali oni, że znane historykom plemiona polskie z X wieku wywodzą się w prostej linii od prasłowiańskich przodków, poprzez lud kultury łużyckiej z epoki brązu i owianym rokiem plemiona wenedów z czasów rzymskich. Zgodnie z tą hipotezą, współczesny naród polski wywodzi się od wyjątkowo jednolitej grupy prasłowian, którzy uparcie trzymali się swych ziem, podczas gdy pokrewne im ludy wędrowały na zachód, na wschód lub na południe. Polaków uważa się za autochtonów Stałych mieszkańców i ludność rodzimą, wszystkie inne zaś ludy tych terenów zostają zdegradowane do statusu obcych, przejściowych lub najeźdźców. Jest to sytuacja co najmniej niezwykła. W okresie, gdy ludność wszystkich innych części Europy i wszystkich innych ziem słowiańskich podejmowała ciągłe wędrówki, przodkowie Polaków zostali osadzeni za jednym zamachem. I z niezwykłą precyzją w tym jednym, jedynym miejscu świata Bożego, w którym mogli zostać na zawsze. Można mówić o długiej prehistorii Anglii z czasów przed Anglikami, Francji z czasów przed Francuzami, Czech z czasów przed Czechami, Węgier z czasów przed Węgrami. Można nawet mówić o prehistorii Rosji z czasów przed Rosjanami. Ale nie można, zdaje się, mówić o prehistorii Polski. Z czasów przed Polakami. Jeden z tych wybitnych zagranicznych naukowców, którzy przyjęli polski punkt widzenia, ksiądz Dwornik, pisał kategorycznie: Tylko plemiona należące do polskiej gałęzi Słowian trzymały się swego pierwotnego miejsca zamieszkania. Przeciwnicy szkoły polskiej są raczej skłonni umieszczać ojczyznę Słowian w strefie bardziej wysuniętej na wschód, pośród lasów i stepów. Rozciągających się wzdłuż północnych zboczy Karpat, między środkową Wisłą a Dolnym Dnieprem. Lokalizację tę wybrał po raz pierwszy w 1902 roku jeden z pionierów słowiańskiej archeologii, Lubor Niderle. Ostatnio uzyskała ona, jeśli nie ostateczne, to w każdym razie przekonywające potwierdzenie. Według Marii Gimbutas, amerykańskiej uczonej litewskiego pochodzenia, Pracowite próby utożsamienia kultury łużyckiej z siedliskiem prasłowian były i są nadal całkowicie niepotrzebne. Tak zwaną kulturę wenecką prasłowian należy odrzucić jako jeszcze jeden fałszywy trop. Jeśli przyjąć w jej miejsce ciągłą północno-karpacką kulturę o charakterze słowiańskim, trwającą na przestrzeni całej epoki brązu, w kolejnych wariantach kultur komarowskiej, białogrudowskiej, i czarnoleskiej znika wiele oczywistych sprzeczności założenie takie uwzględnia długi okres trwania podobnie stałej kultury bałtyckiej na północy oraz obejmującej rozległy obszar kultury środkowoeuropejskiej z wariantami kultury unietyckiej kultury grobów popielnicowych i kultury łużyckiej na zachodzie zgadza się ono również ze świadectwem językowym z którego wynika po pierwsze, że rozproszenie Słowian nastąpiło stosunkowo niedawno, i po drugie, że w okresie formowania się Słowiańszczyzny plemiona te pozostawały prawdopodobnie w kontakcie nie tylko z Germanami i Baltami, ale także z Ilirami, Trakami i Irańczykami. Przemawia także za utożsamieniem wczesnych Słowian z owymi scytyjskimi rolnikami z V wieku przed naszą erą, których Herodot, Umiejscawiał o trzy dni drogi od Dniepru. Tu Słowianie mogli byli rozwinąć charakterystyczną dla siebie formę instytucji społecznych. Tu, podporządkowani najpierw cytom, a później od II wieku przed naszą erą Sarmatom, Słowianie nauczyli się wspólnego dla wszystkich słownictwa religijnego, które w większości przypadków od słowa Bóg po słowo Raj jest pochodzenia. Sarmacko-irańskiego. Tu mogli oddawać cześć swoim licznym bóstwom, Sfarogowi, twórcy słońca, czy Perunowi, bogu piorunów. Tu, w pierwszym wieku naszej ery, mogli być, stać się świadkami powolnej wędrówki germańskich gotów i gepidów, których trasę od wybrzeży Bałtyku po Morze Czarne wyraźnie znaczy szlak charakterystycznych osad i cmentarzysk. Tu mogli byli doświadczać kolejnych najazdów hunów i awarów. Ich własna zasadnicza ekspansja, która rozpoczęła się prawdopodobnie od deptania po piętach nomadom, nabrała rozmiarów powodzi wraz ze zmierzchem supremacji awarów w VII wieku naszej ery. Zapory upadły i runął potok Słowian. Jedna gałąź skierowała się na północ i na wschód na ziemie nadbałtyckie i terytorium Finlandii, dając początek ludom Słowian wschodnich, przodków wielkorusinów i rusinów. Drugi odłam ruszył na południe, w głąb Bałkanów byli to przyszli Serbowie, Chorwaci, Słoweńcy i Bułgarzy. Grupa trzecia zwróciła się na zachód na terytorium Germanów, Celtów i Baltów. W głąb ziem, które znane były autorom starożytnym jako Czechy, Północna Panonia i Wschodnia Germania. Byli to przodkowie Czechów, Słowaków, Połabian, Pomorzan i Polaków. Według tego schematu prapolacy byliby jednymi z ostatnich, którzy opuścili swą północno-karpacką ojczyznę, aby na przestrzeni VII i VIII wieku osiedlić się w dolinach Odry i Wisły. Do końca okresu prehistorycznego nowa fala kolonizacji słowiańskiej w znacznym stopniu zatarła obraz położonych głębi warstw dawniejszego osiedlenia. Podstawowe znaczenie tej hipotezy dla historii Polski polega na tym, że zakłada ona, iż Polacy są jedynie ostatnią z licznych grup indoeuropejskich, które osiedliły się na terytorium dzisiejszej Polski. Wniosek taki jest być może trudny do przełknięcia dla wielu polskich czytelników. Niełatwo jednak byłoby wykazać, że jest to wniosek błędny. Uważa się na ogół, że pierwsi Indoeuropejczycy dotarli w głąb niziny północnoeuropejskiej w drugiej połowie czwartego tysiąclecia przed naszą erą, zostawiając za sobą łatwy do rozpoznania szlak grobów kurchanowych. Nie da się jednak gdzieś ustalić ich Konkretnych powiązań etnicznych. Jednakże od wczesnej epoki brązu, środkowe i wschodnie tereny współczesnej Polski były zamieszkałe przez Bałtów, natomiast tereny północno-zachodnie leżały na obrzeżach osadnictwa germańskiego, które ostatecznie ustaliło się w południowej Skandynawii. Tereny południowo-zachodnie wchodziły w skład obszaru kultury. Środkowoeuropejskiej, która miała charakter iliryjsko-celtycki. Tylko najbardziej wysunięty na południowy wschód zakątek dzisiejszej Polski, okolice Rzeszowa i Przemyśla, mógł się mieścić w obrębie najdalszych granic terenów zamieszkałych przez Słowian. W okresie rzymskim niepokoje w rejonie gór na terenie Czech wywołały masowy napływ Celtów. Celtowie przeniknęli na wschód po rzekę San i dalej wznosząc łańcuch imponujących fortec położonych na wzgórzach. W pobliżu miejscowości Ródki, w Górach Świętokrzyskich, wybudowali największy kompleks kopalń Rudy Żelaza w prehistorycznej Europie. Można przypuszczać, że na terenie południowej Polski, aż do czasu nadejścia Słowian, stanowili oni dominujący element kulturowy. Zakładając ich obecność. Można o wiele łatwiej wyjaśnić charakterystyczne cechy oraz odrębne powiązania plemienia Wiślan w wiekach VIII, IX i X. W okolicach Krakowa celtyckie nazwy miejscowości i rzek, takie jak Tyniec czy Soła, przetrwały po dziś dzień. Należy jednak zachować wielką ostrożność, zwłaszcza używając współczesnych etykietek. Jeśli opatrywanie etykietą słowiańskie wszelkich znalezisk archeologicznych pochodzących sprzed 500 roku naszej ery jest rzeczą nierozsądną, to już czymś z całą pewnością niewłaściwym jest nazywanie czegokolwiek w tym rodzaju polskim. Kultury rozmaitych odłamów rodziny Słowian były w tym okresie bardzo mało zróżnicowane. Poszczególne odmiany w obrębie grupy Słowian zachodnich w żaden sposób nie mogłyby jeszcze przyjąć swojego późniejszego kształtu. Po pierwsze, nazwa Polska wywodzi się od nazwy jednego tylko plemienia Polan, które mogło, ale nie musiało być blisko spokrewnione ze swymi najbliższymi sąsiadami. Po drugie, wydaje się, że zamieszkujący na południu Wiślanie, ze swym grodem w Krakowie, rozwijali kontakty raczej z mieszkańcami do Rzecza Dunaju niż północnej Niziny. Zostało na przykład ustalone, że w VIII wieku pozostawali oni w sferze wpływów państwa wielkomorawskiego i że pierwsi otrzymali chrzest za sprawą misji świętego Metodego. Nawet jeśli w tym czasie mieli oni jakieś powiązania z Polanami, to zupełnie nic na ten temat nie wiadomo. Z pism cesarza bizantyjskiego Konstantyna Porfirogenety wynika, że tereny w okolicy Krakowa były niegdyś znane pod nazwą Białej Chorwacji. I służyły jako coś w rodzaju odskoczni dla Chorwatów, odbywających długą wędrówkę do wybrzeży Adriatyku. Na podstawie wskazówek etymologicznych można przypuszczać, że Chorwaci byli zesłowianizowanymi Sarmatami, podobnie jak Bułgarzy są zesłowianizowanym ludem tureckim. Ich długi pobyt na terenie Polski, równocześnie z Celtami lub po nich, mógł łatwo stać się inspiracją, dla nieustających legend o sarmackim pochodzeniu samych Polaków. Mnogość polskich nazw miejscowości utworzonych od rdzenia sorb, Sarb i Serb narzuca pierwotnemu osadnictwu w okresie wędrówek ludów kontekst ogólnosłowiański raczej niż szczególnie zachodniosłowiański. Teksty pisane rzucają niewiele światła na całość obrazu. W tej części świata nad przepaścią, jaka dzieli ostatnie dzieła starożytnych od najwcześniejszych kronik świata średniowiecznego, nie da się przerzucić niemal żadnego mostu. Odnalezienie rzymskich monet i wyrobów z brązu, aż na terenach Prus i Mazowsza, świadczy o tym, że handel rzymski sięgał daleko poza granice imperium. Mimo to Rzymianie nie wiedzieli zbyt wiele ani o Bałtyku, ani o ziemiach leżących w dorzeczu Wisły. Najbliżej podeszli w latach 178-179 naszej ery, kiedy to oddział złożony z około 850 ludzi, zakończywszy kampanię karną przeciwko lokalnym Teutonom, spędził zimę biwakując w pobliżu miejscowości Tręczyn na Morawach. Kilkadziesiąt lat wcześniej Tacyt, opisawszy wybrzeże tego, co nazywał Morzem swebskim, przyznał, iż w tym punkcie kończy się nasza wiedza o świecie. Dokonując przeglądu plemion germańskich, wymienił ludy Lemowiów i Rugian u wybrzeży Pomorza oraz Gotones, Gotów, nad Wisłą. Jego delficką wzmiankę o plemieniu Wenedii interpretowano na różne sposoby, jako dowód istnienia germańskich wandalów lub też słowiańskich Wenedów. Historia naturalis pliniusza przytacza bohaterskie czyny rzymskiego rycerza z czasów Nerona, który podróżował lądem z karnutum nad Dunajem do wybrzeży Bałtyku, skąd powrócił z wielką ilością drogocennego bursztynu. Nie mówi natomiast ani słowa o tym, które spośród lądów, jakie przemierzał ów rycerz, były zamieszkałe przez Słowian. Potem, przez 600 lat, źródła historyczne nie mówią praktycznie nic. Przez tę długą ciemność nie przebijają się niemal żadnej iskierki informacji o osiadłej ludności rolniczej, chociaż tu i ówdzie odzywają się echa wędrujących ludów, przemierzających owo mroczne stadium dziejów. Zarówno Goci, jak i Wandalowie zamieszkiwali w dorzeczu Wisły, zanim rozpoczęli wędrówkę na południe i Wschód, która była pierwszym etapem ich skomplikowanych migracji. Państwo ostrogotów które w II i w III wieku wyrosło na obszarze od Bałtyku po Morze Czarne, ustąpiło miejsca jeszcze bardziej efemerycznemu państwu Hunów. Nie wydaje się prawdopodobne, aby sam Attila przekroczył Karpaty podczas swej wielkiej wyprawy do Galii w 451 roku. Są natomiast powody, aby wierzyć, że w następnym dziesięcioleciu rządni zemsty ostrogoci Dopadli gdzieś nad Wisłą i rozgromili wycofujące się hordy hunów. Źródłem bezustannej udręki jest tu dla prehistoryków oderwane zdanie pochodzące z późnoangielskiego angielskiego poematu Wittzys, który opowiada o tym, jak to wojska Hredów mieczami ostrymi musiały bronić koło lasów nadwiślańskich starych siedzib ojczystych przed ludami Etli. Po Hunach przyszli Awarowie, których supremacja w środkowej Europie zbiegła się z umocnieniem przez Justyniana cesarstwa rzymskiego na wschodzie. Później, w wyniku porażki poniesionej u bram Konstantynopola w 626 roku, oni z kolei utracili panowanie nad podbitymi ziemiami na północ od Karpat, a ich kruche państwo rozpadło się w kawałki. Od tego momentu Ekspansja ludów słowiańskich mogła postępować bez poważniejszych przeszkód. Wędrowne życie traciło swe powaby. Najazdy barbarzyńców stawały się coraz rzadsze. Wyjąwszy dwa istotne wydarzenia, najazdy Madziarów w IX wieku i Mongołów w XIII wieku, Słowianie zamieszkujący Nizinę Północnoeuropejską mieli przed sobą długą epokę konsolidacji i rozwoju. W wyniku tak licznych wędrówek ludów nieuchronnie nastąpiło ogromne przemieszanie ludności pod względem etnicznym. W związku z tym jest rzeczą absolutnie niemożliwą wyodrębnienie czegokolwiek, co przypominałoby etniczny rdzeń. Nie można też przeszło tysiącu lat rozróżnić elementów raz słowiańskich i niesłowiańskich. W społeczeństwie, które było jeszcze całkowicie niepiśmienne, nie da się. Spośród niezróżnicowanej masy Słowian zachodnich wyróżnić kultury specyficznie polskiej czy też lechickiej. Ci, którzy sobie wyobrażają, że Polacy czy też kultura polska są w jakimś sensie rodzime dla ziem polskich, mylą się tak samo jak ci, którzy sądzą, że Europa jest pierwotną ojczyzną Europejczyków. Szukają rozkwitłych współczesnych kwiatów, w pozbawionych etykietek, paczuszkach, wymieszanych ze sobą prehistorycznych nasion. Próby szukania Polaków w VIII i IX wieku są równie anachroniczne i równie bezsensowne, co próby szukania Anglików w czasach hengista i horsy. Ostatecznie przodkowie wszystkich z nas byli mieszańcami i imigrantami. Norman Davis, Boże i Igrzysko, taśma druga, koniec ścieżki drugiej. Norman Davis, Boże Igrzysko, taśma trzecia, ścieżka pierwsza. Pod względem językowym sytuacja przedstawia się w sposób równie powikłany. Logicznie rzecz biorąc, gdzieś musieli być ludzie mówiący językiem lub kilkoma pokrewnymi językami, z których później powstawała współczesna polszczyzna. Filologom udało się zrekonstruować główne zarysy prasłowiańskiej składni słownictwa, ale wobec całkowitego braku źródeł pisanych z okresu do XIII wieku nie wchodzi w grę możliwość jakiegokolwiek dokładnego opisu wcześniejszych dialektów, Mowy Słowian Zachodnich. Można przypuszczać, że dialekty Polan, Mazowszan, Wiślan i Ślęzan wyodrębniały się z języka ogólnosłowiańskiego w wyniku odmiennego otoczenia językowego na obszarach, na których osiedlali się Słowianie. Ale uczeni mogą jedynie wysuwać hipotezy na temat trwania form wspólnych językom całej Grupy Słowiańskiej, czy też współzależności między poszczególnymi dialektami. Niemniej jednak można przyjąć, że w VIII wieku, na samym początku pisanych dziejów Europy Północnej, zachodni nurt wędrówki ludów osłapł, aby następnie zwrócić się w kierunku przeciwnym. Wschodnie granice państwa Franków, które rozciągało się na całej przestrzeni dzisiejszych Niemiec, stanowiły dla słowian trudno do przebycia barierę, podczas gdy powstanie Księstwa Bawarii stworzyło pierwszy spośród kilku klinów, które miały zostać wbite między Słowian na południu i ich pobratymców na nizinie północnej. Wkrótce mieli na nich zacząć naciskać zarówno najeźdźcy skandynawscy z nadbałtyku, jak i sascy, posuwający się coraz dalej na wschód, w rejonie Łaby i Odry. Powrót Germanów na drugi brzeg Łaby na początku X wieku Uważa się powszechnie za punkt zwrotny, określający początek owego Drang nach Osten, uważanego przez wielu historyków za główny motyw historii Europy Środkowej na przestrzeni kolejnego tysiąclecia. Pęd na wschód nie był jednak wyłączną domeną Germanów. Gdy zachodnie i środkowe obszary kontynentu zostały zasiedlone, i gdy stworzono tam warunki do skutecznej organizacji i obrony, Możliwości ekspansji w kierunku otwartych rubieży na wschodzie okazały się bardziej atrakcyjne dla wszystkich. Podczas gdy Germanie próbowali ponownie przedostać się na drugi brzeg łaby, Francuzi zaczęli posuwać się w stronę Renu. Równocześnie zaś Polacy skierowali się w stronę Dniepru. Obszary dostępne dla kolonizacji przesuwały się coraz dalej na wschód. Widziana z perspektywy europejskiej ekspansja Polaków i Litwinów na tereny średniowiecznej Rusi i Ukrainy, czy też bardziej jeszcze dramatyczna ekspansja Wielkorusinów z pierwotnych terenów księstwa moskiewskiego ku stepom Syberii i Azji Środkowej, tworzy więc tak samo istotny element Drang nach Osten, jak ekspansja Germanów na terytorium Brandenburgii, Pomorza, Prus i Infland. Dzieje pierwotnego rolnictwa w Polsce to kolejny rozdział polskiej historii, w którym teorie są liczniejsze niż potwierdzone fakty. Jest sprawą oczywistą, że nie przez cały czas utrzymywały się takie same warunki. Z badań nad wahaniami poziomu wód wynika, że na przestrzeni całej epoki polodowcowej okresy cieple przeplatały się z chłodniejszymi. Poziom wody w okolicach Biskupina Podniósł się w późnej epoce brązu tak znacznie, że dawna osada na wyspie została całkowicie zatopiona. Później w VII wieku wody opadły, pozwalając na ponowne zasiedlenie fortalicji, która przetrwała przez następne 400 lat. Autorzy licznych prac dochodzą do wniosku, że klimat w okresie późnego średniowiecza był bardziej sprzyjający niż kiedykolwiek przedtem lub kiedykolwiek później. Badania prowadzone w karkonoszach wykazały, że piętro lasu sięgało w XIV wieku aż o 200 metrów wyżej niż obecnie. W dolinach zaś rosła winorośl, morele i melony, których dziś nie da się tam hodować. Gromadzenie się mad w delcie Wisy przebiegało bardziej niesystematycznie. Zasadniczy przyrost delty oraz ukształtowanie się cypla Westerplatte Nastąpiło w XVII wieku, co być może wskazuje na podniesienie się poziomu wód w rzekach i długotrwałe pogorszenie warunków klimatycznych w tym okresie. Istnieją jednak liczne dowody archeologiczne na potwierdzenie hipotezy, że pomimo tych wahań, od epoki brązu rozwój rolnictwa przebiegał bez dłuższych przerw czy poważniejszych zakłóceń. Na terenie nowej huty w pobliżu Krakowa wykopano sierpy i półkoski, których pochodzenie można określić na pierwszy wiek przed naszą erą. W pobliżu Wrocławia i miasta Inowrocław na Kujawach odnaleziono równie stare żarna obrotowe. Żelazne radlice pochodzące z wykopalisk w Nowej Hucie i z miejscowości Brzeg na Śląsku datuje się na około trzechsetny rok naszej ery. Jeszcze przed okresem wędrówki ludów utrzymywano szerokie kontakty z Panonią po drugiej stronie Karpat oraz uprawiano wszystkie cztery podstawowe gatunki zbóż. Już samą nazwę Polska wywodzi się z czasem od słowiańskiego pole i uważa niekiedy za dowód osiągnięć jej mieszkańców w dziedzinie rolnictwa. W XIII wieku Polska Środkowa była już z wszelką pewnością terenem znacznego napływu germańskich kolonistów, rolników, przybywających na tereny, które z powodzeniem mogły wyżywić znacznie zwiększoną liczbę mieszkańców. W wieku XIV była w stanie już nie tylko utrzymać gwałtownie wzrastającą liczbę ludności, ale produkować stałą nadwyżkę przeznaczoną na wymianę i handel. Według Haxthausena i innych autorów, Analogiczną sytuację osiągnięto w centralnych prowincjach ówczesnego Cesarstwa Rosyjskiego dopiero w połowie XIX wieku. Proces osadnictwa w Polsce nie poddaje się zatem żadnym próbom dokładnego opisu. Można natomiast określić obraz, jaki wyłonił się w wyniku tego procesu wraz z nadejściem epoki historycznej. Zakładając, że naciski wywołane rosnącą liczbą ludności i przemieszczaniem się ludów Azji na zachód, były takie same jak we wszystkich innych miejscach Europy, ogólna gęstość osadnictwa byłaby nieco mniejsza w Polsce niż w Niemczech lub we Francji, gdzie warunki do życia były jeszcze bardziej sprzyjające. Zakładając ponadto, że całkowity obszar powierzchni był o wiele większy niż całkowity obszar terenów uprawnych, można przyjąć, że eksploatowano jedynie tereny najzdatniejsze i że te tereny były od siebie znacznie oddalone. Jednak gdy już raz założono osadę, wystarczająco wysoka zdolność do zapewnienia środków wyżywienia stwarzała gwarancję jej trwałości. Zarówno ostre zimy, jak i słaby rozwój środków komunikacji i znaczne odległości przyczyniały się do izolacji poszczególnych sąsiadujących ze sobą wspólnot. Stąd też typowy polski model, wyraźnie widoczny w czasach historycznych osady głęboko zakorzenione. Samowystarczalne, ale rozproszone na znacznym obszarze. Henryk Łowmiański próbował dokładnie obliczyć gęstość zaludnienia w X wieku, przyjmując za podstawę obliczeń rodzinę złożoną z sześciu osób i uprawiającą pola w systemie dwupolówki. Wyliczył, że aby się wyżywić, każda rodzina musiała mieć 22 hektary gruntu. Liczba ta Odpowiadała gęstości zaludnienia wynoszącej 13,5 osoby na kilometr kwadratowy powierzchni gruntów uprawnych lub 4,5 osoby na kilometr kwadratowy powierzchni całkowitej. Dawałoby to liczbę miliona 125 tysięcy jako ogólną liczbę mieszkańców powstającego królestwa polskiego. Jest to liczba porównywalna z gęstością zaludnienia w tym samym okresie na terenie Czech i Moraw 6 osób na 1 km2, Niemiec 10 osób na 1 km i Rusi Kijowskiej 3 na 1 km2. Oraz z ogólną liczbą mieszkańców tych państw, która wynosiła odpowiednio dla Czech i Moraw 450 tysięcy, dla Niemiec 3,5 miliona i dla Rusi Kijowskiej... 4,5 miliona ludzi. Od czasów najdawniejszych jednostki osadnicze były w Polsce bardzo silne. Choć poszczególne osady cieszyły się nieco mniejszym dobrobytem niż ich francuskie czy niemieckie odpowiedniki, łączyły one samowystarczalność gospodarczą osiedli europejskich z izolacją porównywalną z sytuacją panującą w tym czasie w Rosji. Stąd też w Polsce powstał, zdaniem historyków, Model diametralnie różny od modelu przeważającego na terenie Księstwa Moskiewskiego, gdzie osady były odizolowane od siebie, nie mogły sobie jednak zapewnić gospodarczej samowystarczalności i podstawowym warunkiem ich przetrwania było jednoczenie zasobów poprzez silną organizację większych wspólnot. W Polsce natomiast mieszkańcy osad mogli sobie pozwolić na to, aby odrzucać awanse. Ze strony władz zewnętrznych, jako bezpodstawne mieszanie się w ich prywatne sprawy. Typowa postawa była wyrazem poczucia osobistej wolności, dziedzicznego posiadania ziemi, dumy lokalnej i regionalnego patriotyzmu. Władcy mieli tu mniejsze możliwości stworzenia skutecznego oparcia dla swej władzy niż w Europie Zachodniej, gdzie zasiedlenie było gęstsze, a kontakty między jednostkami osadniczymi ściślejsze. I niż w Rosji, gdzie jednostki osadnicze chętnie poddawały się władzy centralnej, szukając ochrony i wzajemnego wsparcia. Biorąc zatem pod uwagę istotny aspekt stosunku części do całości, model osiedlenia w Polsce uważano za bardzo charakterystyczny nawet w czasach nowożytnych. Na określenie siedziby rodu tradycyjnie używano słowa gniazdo. Oddaje ono trafnie. Silne więzi uczuciowe, jakie przywiązywały ludzi do jednego niewielkiego kawałka ziemi, gdzie większość z nich spędzała całe swoje życie, i gdzie chłopi na ziemi pana czuli się bardziej związani z najbliższymi sąsiadami należącymi do wszystkich warstw społecznych, niż z kimkolwiek z zewnątrz. Socjolog Andrzej Zajączkowski dosyć przekonywająco wyjaśnia, że życie polityczne i społeczne w epoce przedrozbiorowej było uwarunkowane wzajemnym oddziaływaniem grand voisinage i petit voisinage, czyli współzależnościami między większymi obszarami politycznych wpływów wielkich właścicieli ziemskich, a pojedynczymi wsiami i majątkami w obrębie każdego większego obszaru. W myśl tego poglądu rola owych sąsiedztw wyznaczała ścisłe granice władzy króla i władzy centralnej. I utrzymywała się nawet po formalnym unicestwieniu państwa. Pana Tadeusza, poemat epicki napisany przez Adama Mickiewicza w 1834 roku, można uznać za najwybitniejsze z wielu dzieł literatury polskiej opiewających sentymentalne wartości i swobody życia w odosobnionej wiejskiej okolicy. Wiernym obrazem ...izolowanego modelu osadnictwa w Polsce, są opisy dóbr królewskich sporządzane od XVI wieku. Te lustracje stanowią źródło historyczne pierwszorzędnej wagi, ponieważ są równie szczegółowe i równie dokładne jak Domesday Book. Kataster gruntowy sporządzony w XI wieku w Anglii. Bardzo często zawierają one rejestry rozproszonych aglomeracji wiejskich, z których każda skupiona jest wokół ośrodka zamku miasta lub dworu i oddzielona od najbliższych sąsiadów rozległymi przestrzeniami niezaludnionych obszarów. Chociaż lustracje ograniczają się do dóbr królewskich, nie ma powodu przypuszczać, że system osadnictwa był inny na terenie dóbr szlacheckich czy kościelnych. Można tu przytoczyć dowolną liczbę przykładów. I tak według lustracji województwa krakowskiego z 1564 roku Teren Podhala został oddany przez króla w dzierżawę rodzinie Pieniążków. Jeden z braci, Jan Pieniążek, sędzia ziemski krakowski, dzierżawił grupę sześciu wsi w Dolinie Górnej Raby. Drugi, Prokop Pieniążek, dowodził swoich praw do nieco większej dzierżawy położonej w bezpośrednim sąsiedztwie w kierunku na południe. Dzierżawił on dziesięć wsi i dodatkowo miasto Nowy Targ. Najcenniejszą z posiadłości położonych na terenach wzdłuż głównego koryta Dunajca był dwór w Szaflarach. Pod jego zarządem znajdował się rejon, w którym obecnie leży uzdrowisko Zakopane. Szczegółowe opisy tych oddzielnych wspólnot wiejskich, pisane makaroniczną mieszanką łaciny i języka polskiego upamiętniają historyczne chwile, w których ludność prastarych osad po raz pierwszy straciła swą anonimowość za sprawą przedstawicieli nowoczesnego państwa. Majątek w szaflarach był szczególnie odizolowany ze względu na swoje położenie w terenie górskim, nie różnił się on jednak w sposób istotny od podobnych dóbr na obszarze całego kraju. Problem wzajemnych zależności między państwem a ukształtowaniem terenu, na którym to państwo leży, jest jednym z najbardziej fascynujących zagadnień geografii politycznej. Sformułowania w rodzaju autokracje Dolin Rzecznych czy demokracje Zatokowe powstały jako próby wyjaśnienia przyczyn, dla których określone położenie geograficzne rodziło określoną formę ustroju. Jeśli chodzi o Europę Zachodnią, nikt nie kwestionuje, że Alpy Szwajcarskie, Kanał La Manche, Groble Holandii. Czy Laguna Wenecji zapewniały skuteczną ochronę demokracjom, które rozwijały się pod ich osłoną? Natomiast w Europie Wschodniej Rosja stanowi krańcowy przykład roli ekstremalnych warunków terytorialnych, klimatycznych i bytowych w kształtowaniu się równie ekstremalnych tradycji autokratycznych. W kontekście ogólnych argumentów tego rodzaju rzeczpospolita Polski i Litwy Zajmuje interesującą pozycję. Jest rzeczą niezwykłą, że podczas gdy Moskwa stała się ojczyzną państwa patrymonialnego, w którym wszystko i wszyscy byli oddani do dyspozycji absolutnemu władcy, w państwie będącym jej najbliższym sąsiadem rozwinęły się wprost przeciwne tendencje. Skoro Polska i Litwa leżały pośrodku między Europą i Rosją, można by oczekiwać, że wykształci się tam jakaś forma przejściowa. Mieszanina systemów powstałych w Europie i w Rosji. Tymczasem tak się nie stało. Decentralizacja państwa polsko-litewskiego była równie silna co centralizacja państwa rosyjskiego. Władza króla była tak ograniczona, jak absolutna była władza cara. Poszczególne dzielnice Polski były tak dalece samowolne, jak dalece kontrolowane były prowincje rosyjskie. Jej szlacheccy obywatele Cieszyli się tak wielką wolnością, jak wielką niewolę cierpieli poddani cara. Bierność jej polityki była równa aktywności polityki Rosji, a klęska pierwszej była równie ogromna jak powodzenie drugiej. Te dwa wielkie państwa, które w okresie nowożytnym dominowały nad Europą Wschodnią, różniły się od siebie jak ogień i woda. Podobnie jak Rosja. Polska była w zasadzie wspólnotą śródlądową. Niezależnie od współczesnej propagandy, która przywiązuje wielką wagę do rzekomych tradycji morskich, związki Polski z Bałtykiem były niezwykle wątłe. Więź z Pomorzem Zachodnim utrzymywała się zaledwie przez kilka lat w X i w XII wieku, a władza nad Prusami Wschodnimi w latach 1525-1657 straciła wszelkie znaczenie praktyczne na długo przed tym, zanim się oficjalnie zakończyła. Okresy panowania Polski nad wybrzeżem Pomorza Zachodniego i Prus Zachodnich wraz z głównym miastem Danzig Gdańsk przed rok 1308 i później w latach 1454 1793 otwierały przed nią jedyne lecz ważne Chociaż wąskie okienko strzelnicze wychodzące na Morza Północne. Ekspansja w kierunku odległego Morza Czarnego była zdecydowanie łatwiejsza do przeprowadzenia niż ekspansja ku pobliskiemu Bałtykowi. Litwa, wielowiekowy partner polski, miała podobne doświadczenia. Słynna przechwałka Litwy, że będzie się ona rozciągać od morza do lśniącego morza, choć w odniesieniu do XV wieku, uzasadniona w sensie formalnym, brzmi o wiele mniej przekonywająco, jeśli zważyć, że panowanie Litwy nad Bałtykiem obejmowało jedno niewielkie miasto, Polangę, czyli Połągę, podczas gdy jej dominum nad Morzem Czarnym składało się z niezagospodarowanego pasa dziewiczego wybrzeża między dorzeczami Dniestru i Dniepru. Najdłuższa linia brzegowa Polski w okresie panowania późnych Jagiellonów wynosiła zaledwie 193 km w stosunku do 6115 km łącznej długości granic, czyli około 3%. Dla Wielkiego Księstwa liczby te wynosiły odpowiednio 265,5 km na 4500 km, czyli około 6%. Cała reszta tych Olbrzymich obszarów była całkowicie otoczona lądem. W późniejszym okresie połączone wysiłki Polski i Litwy w celu wspólnego opanowania nadmorskich rejonów Infland w większości kończyły się niepowodzeniem. Na mocy porozumienia z 1660 roku Polsce i Litwie przyznano jedynie niewielką śródlądową część Infland. Na ich bałtyckim wybrzeżu znajdował się tylko jeden port morski Lipawa Lipaja Libau późniejsze państwa polskie były również państwami lądowymi zarówno księstwo warszawskie jak i królestwo kongresowe w ogóle nie miało dostępu do morza a druga Rzeczpospolita, nawet uwzględniając niezwykły kształt półwyspu helskiego posiadała zaledwie 72,5 kilometra wybrzeża bałtyku w świetle tych liczb fakt posiadania przez obecną Rzeczpospolitą Ludową blisko 500 kilometrów wybrzeża trzeba traktować jako radykalną zmianę w stosunku do realiów historycznych. Widziane z takiej perspektywy, związki Polski z morzem miały zaledwie uboczne znaczenie, jak pisał Sebastian Klonowicz w 1596 roku. Lecz miła Polska. Na żyznym zagonie zasiadła jako u Boga na łonie. Może nie wiedzieć Polak, co to może, gdy pilnie orze. Przetoż już nie wiem, czemuż wżdy tak chciwy Polaku, bracie, mając takie niwy. Czego wżdy szukasz w dalekim powiecie na nowym świecie? W czasach nowożytnych polscy mężowie stanu uważali odcięcie swego kraju od morza za ważki powód słabości politycznej i gospodarczej, ale własnym wysiłkiem nigdy nie zdołali tej sytuacji skutecznie naprawić. Doniosły wzgląd stanowiło bezpieczeństwo terytorialne, a nie była to sprawa prosta. Można je uznać za sumę kilku czynników składowych, w tym atrakcyjność danego terytorium, jego dostępność, obronność oraz możliwości jego utrzymania. Innymi słowy, dane terytorium jest bezpieczne tylko wtedy, gdy żaden potencjalny agresor ani go nie pragnie, ani też nie jest w stanie dotrzeć do niego, zdobyć je i utrzymać. Polska środkowa z pewnością była terytorium atrakcyjnym, zarówno ze względu na swoje własne walory, jak też jako przejściowy etap ekspansji na tereny położone dalej. Sąsiadom niemieckim Oferowała przestrzeń i perspektywy zdobycia nowych obszarów kolonizacji, czyli tak dobrze znane w XX wieku Lebensraum. Sąsiadom rosyjskim natomiast mogła dostarczyć cennych regionów spichlerzy, zwłaszcza na południu i południowym wschodzie, zapewnić od dawna pożądane powiązania z Europą oraz stworzyć strategiczną strefę buforową. Była także Niezwykle łatwo dostępna. Wojska i ludy wędrujące na zachód z Azji Środkowej lub na wschód z Europy nieuchronnie wybierały drogę wiodącą przez obszar Polski, zmuszone do tego ukształtowaniem terenu. Wszyscy od Gotów, Wandalów, Awarów i madziarów po Batu Hana w latach 1241-42, Napoleona w latach 1807 812 i Hitlera w latach 1939-41, nie mówiąc już o Tatarach Krymskich, których coroczne najazdy trwały przez całe stulecia, wjeżdżali do Polski niemal bez żadnych przeszkód. Podobnie jak w Rosji, praktycznie nigdy nie można było powstrzymać wroga przed łatwą wstępną penetracją. Długie linie obrony zawsze pozostawiały niestrzeżone furtki które można było szybko wykorzystać. Z drugiej strony jednak utrzymać ten kraj w zależności było niezwykle trudno. Wojska najeźdźców znikały wśród rozległych pustkowi. Siły powstańcze znajdowały łatwe schronienie na odosobnionych, bezludziach. Niemal zawsze jedynym skutecznym sposobem ujarzmienia Polski na dłuższy czas po jej zdobyciu okazywało się sprawowanie rządów pośrednich, z zachowaniem lokalnej autonomii. W Taki właśnie sposób wybrał rząd carski w XVIII wieku i w latach 1815-30. Francuzi w latach 1807-13, Niemcy w latach 1915-18. Interwencja cenzury. Liczne próby narzucenia władzy bezpośredniej. I podejmowane przez cara po roku 1831, potem przez bolszewików pewno, ale jest interwencja cenzury, i przez hitlerowców w latach 1939-45 nieodmiennie wywoływały olbrzymi opór. W świetle tych wszystkich faktów wydaje się oczywiste, że geopolityka istotnie wywierała wpływ na rozwój Polski, ale tylko w sensie negatywnym. Wobec braku jakichkolwiek wyraźnych cech geograficznych wzrasta znaczenie form organizacji państwa, eksploatacji bogactw naturalnych oraz dynamicznych czynników psychologicznych. Badacz geografii historycznej staje w obliczu pytania, dlaczego Polska nie była w stanie zorganizować swych wielkich zasobów ludzkich i naturalnych równie skutecznie jak jej sąsiedzi. Dlaczego w czasie kryzysów XVII i XVIII wieku liczba żołnierzy w przeliczeniu na głowę ludności była w Rosji 10 razy, a w Prusach 30 razy większa niż w Polsce? Czy też dlaczego zarówno Rosja, jak i Prusy miały ów demoniczny pęd do ekspansji, którego Polsce zabrakło? Jeden z możliwych sposobów szukania odpowiedzi na takie pytania wynika z względnej chronologii. Z faktu, że Polska rozwijała się o wiele prędzej niż jej sąsiedzi. Zjednoczone w XIV wieku królestwo polskie rozwijało się zbyt szybko na swój wiek. Rozszerzało się, obejmując obszary pozostające nigdyś pod władzą dogorywających księstw ruskich i sprzymierzyło się z nadmiernie rozrośniętym Wielkim Księstwem Litewskim. Na tym etapie dziejów... Moskwa była jeszcze nic nieznaczącym, zapóźnionym w rozwoju tworem, usiłującym zrzucić z siebie tatarskie jarzmo. Prusy wciąż jeszcze tkwiły w szponach zakonu krzyżackiego. W wiekach XV i XVI Królestwo Polskiej i Litwy było największym i bez wątpienia najsilniejszym państwem w Europie Wschodniej. W roku 1569 kiedy powstanie Zjednoczonej Rzeczypospolitej Polskiej Litwy zostało ostatecznie przypieczętowane Unią Lubelską, więź polityczna książąt z dynastii Hohenzollernów w Prusach z pokrewną dynastią panującą w Brandenburgii ograniczała się do obietnicy objęcia władzy na wypadek braku męskiego potomka. W księstwie moskiewskim Iwan IV, którego barbarzyństwu w niszczeniu Nowogrodu i innych ziem rosyjskich dorównywała jedynie niesłychana przemoc, jaką wykazywał w stosunku do własnych poddanych, jeszcze nie przekroczył Uralu i właśnie walczył o zdobycie punktu oparcia nad Wołgą w Kazaniu i nad Bałtykiem w Narwie. Tak więc, ustrój polski krzepł w okresie, gdy szczytowi dobrobytu wewnętrznego towarzyszyło niewielkie zagrożenie z zewnątrz. Tradycje decentralizacyjne w zakresie systemu obrony, polityki finansowej i władzy wykonawczej rozwijały się odpowiednio do dawnych warunków, nie uwzględniając możliwości zwiększonych nacisków. Można by powiedzieć, że Polska rozwinęła się zbyt wcześnie albo też zbyt łatwo. Druga możliwa linia rozumowania bierze za punkt wyjścia związek z Litwą który komplikuje wszelkie argumenty oparte na geografii środkowej Polski. Przez 407 lat, od roku 1385 do roku 1793, Polska i Litwa były ze sobą związane. Najpierw Unią Personalną Koron, później zaś Unią Konstytucyjną. Związek ten trwał dłużej niż porównywalny z nim związek Anglii ze Szkocją po roku 1603. Założone w XIII wieku państwo litewskie można uznać za ostatni i najbardziej udany spośród prymitywnych i na ogół efemerycznych tworów, jakie pojawiały się w Europie Wschodniej począwszy od IX wieku. Podobnie jak Ruś Kijowską, którą trafnie porównano do słynnej angielskiej kompanii hatsońskiej, jak Imperium Wielkomorawskie, czy też jak pierwsze Królestwo Polskie Mieszka I., Stworzyła je drużyna nieustraszonych wojowników, których umiejętność dokonywania podboju bardzo rozległych obszarów słabo zaludnionej prerii o wiele przewyższała możliwości w dziedzinie sprawowania stałej administracji. Jego istnienie przedłużyła Unia z Monarchią Polską z 1385 roku, przy pomocy której udało się oddalić rosnące zagrożenie ze strony zakonu krzyżackiego, jego zaś niepewną władzę nad prowincjami południowymi, Wołyniem, Podolem i Ukrainą, ostatecznie uznano dzięki przejściu tych ziem do Królestwa Polskiego w okresie Unii Konstytucyjnej. Jednakże Litwa zawsze pozostawała bardziej bezbronną i słabszą połową Rzeczypospolitej. Miała mniejsze zasoby ludności, mniej trwałą bazę gospodarczą, większą ekspozycję na ataki z zewnątrz. Bardziej samowolną szlachtę, mniej skuteczne możliwości obrony. Jej położenie w bezpośrednim sąsiedztwie Moskwy wymagało silniejszej pozycji. Począwszy od końca XV wieku, od wojska polskiego bezustannie wymagano wspierania wątłych poczynań Litwinów wobec coraz silniejszych nacisków. W miarę upływu czasu Wielkie Księstwo okazało się ciężarem, który coraz bardziej ważył. Na barkach Królestwa. A zatem, jeśli się utrzymuje, że instytucje państwowe oraz tradycje Zjednoczonej Rzeczypospolitej wyrosły w sposób naturalny z okoliczności, w jakich znajdowała się Polska, należałoby również twierdzić, że ich rozszerzenie na Litwę stało się jedną z głównych przyczyn ich upadku. Ale i takiemu rozumowaniu nie brak poważnych wad. Wystarczy sobie przypomnieć, rolę Litwy w kolejnych polskich powstaniach na przestrzeni XIX wieku, aby sobie uzmysłowić, że więź między Polską i Litwą nie była aż tak sztuczna i nie stanowiła aż takiego ciężaru, jakby to mogło wynikać z rozważenia jedynie czynników geograficznych. W tym miejscu pozbawiony polotu przyziemny amator, który sobie wyobraża, że geografia może dostarczyć prostych wyjaśnień podstawowych problemów historii Polski, z pewnością nabierze wątpliwości. Atrakcyjna przedtem teoria, że warunki geograficzne ziem polskich stały się pożywką dla demokracji w tej samej mierze, w jakiej Rosja była pożywką dla autokracji, nie znajduje potwierdzenia w wynikach szczegółowych badań. W każdym razie należy zachować dużą ostrożność. Wyodrębniwszy czynniki składowe geografii politycznej, bardzo łatwo jest udawać, że są one składnikami sumy arytmetycznej. Tymczasem tak nie jest. Są to zmienne elementy składowe życia społecznego i gospodarczego, które z kolei samo w sobie nie jest niczym więcej jak tylko tworzywem dla ludzkiej woli i punktem wyjścia przy podejmowaniu arbitralnych decyzji. Sprawami politycznymi kierują ludzie, a ich sposób widzenia obiektywnych realiów trudnej sytuacji, w jakiej się znajdują, rzadko jest godny zaufania, nigdy zaś nie jest dokładny. Przy tym mają oni pełną swobodę niedostrzegania ich lub lekceważenia. W przypadku Polski w każdym punkcie zwrotnym w latach 1385, 1569, 1683, 1717, 1794, 95, 1918 czy 1900 44. unikano podejmowania decyzji, lub też podejmowano decyzje, które mogłyby być inne i które mogłyby doprowadzić do innych rezultatów. Państwo Polskie, jak każdy inny organizm polityczny, zostało stworzone przez ludzi, nie zaś za sprawą jakichś z góry określonych sił. Jego upadek w XVIII wieku nie był niczym bardziej nieuchronnym niż jego wstanie w wieku XX. Jego przyszłość nie jest ani trochę bardziej pewna niż przyszłość jakiegokolwiek innego kraju. Geografia, jako wiedza o naszej krążącej planecie, w gruncie rzeczy opisuje niewiele więcej niż obracające się koło garncarza. Człowiek jest i garncarzem, i gliną. I to człowiek, a nie geografia, jest także winowajcą. Rozdział trzeci Piastowie Dynastia Polan do roku 1370 Legendarny Piast był chłopem. Według Galla Anonima, który pisał swą kronikę jakieś 250 lat później, wstąpił on na tron po złym księciu Popielu, którego, jak głosi legenda, zjadły myszy w lochach zamków Kruszwicy. Postać piasta wiąże więc legendarną przeszłość Polski z okresem jej pisanych dziejów. Jeśli chodzi o czasy wcześniejsze, historyk ma do czynienia z plemiennymi legendami o Lechu, Czechu i Rusie, trzech braciach, którzy dali początek słowiańskim ludom Polaków, Czechów i Rusinów, i o królu Kraku który zabił smoka nad Wisłą. Lech zbudował swoje orle gniazdo w Gnieźnie. Krak wzniósł zamek nad jaskiną smoka na wzgórzu wawelskim w Krakowie. Córka Kraka, zaś Wanda, wolała śmierć w nurtach Wisły od małżeństwa z niemieckim księciem. Jeśli chodzi o Piasta, to ponoć był on właśnie w swej chacie, gdzie obchodził uroczystość postrzyżyn syna Ziemowita, gdy zjawili się dwaj cudowni wędrowcy z przepowiednią, że lud wybierze chłopca na swego władcę. Z listy poprzedników Mieszka I wynika, że Ziemowit żył w drugiej połowie IX wieku i panował nad plemieniem Polan, najwybitniejszym spośród plemion zachodniosłowiańskich, które osiadły między Odrą i Wisłą. Legendarny popiel i piast żyliby więc w czasie, gdy na zachodzie Imperium Karola Wielkiego rozpadało się na trzy królestwa Franków. Na południu zaś swoją krótką karierę rozpoczynało państwo wielkomorawskie. We Francji wojny domowe i najazdy Wikingów doprowadziły w tym czasie kraj do stanu zupełnej bezbronności. W Anglii młody król Alfred z Wessexu przygotowywał się do odparcia naporu Duńczyków. W Rosji Waregowie Ruryka Przemierzali trasę z Nowogrodu do Kijowa. W rejonie Morza Śródziemnego przetrwawszy napór islamu i napady ikonoklazmu, Bizancjum, miało właśnie rozpocząć okres powrotu do życia pod panowaniem dynastii Macedońskiej. Chrześcijaństwo, wyszedwszy z dwóch bliźniaczych wyroczni w Rzymie i w Konstantynopolu, zataczało coraz szersze kręgi, zwolna zbliżając się ku ziemiom Słowian. Bułgaria była o krok od nawrócenia. Święci Cyryli i Metody rozpoczęli swą misję wśród ludności Moraw, a być może również wśród plemion Wiślan. Z tak skromnych początków miała w Polsce wyrosnąć dynastia, która przetrwała przez pięć wieków i która po wielu zmiennych kolejach losu miała dokonać zjednoczenia sąsiednich plemion w Królestwo Polskie. Według jednej z hipotez językowych, opartej na rozszerzonym znaczeniu polskiego słowa piastować, od dosłownego kołysać w ramionach do przenośnego piastować urząd, piast mógł obrócić urząd major na dworze książęcym w urząd dziedzicznego władcy, tak jak się to stało z dynastią Karolingu we Francji czy z dynastią Stuartów w Szkocji. W każdym razie zapoczątkowana przez niego linia dynastyczna stała się najważniejszą linią ciągłości w dziejach Polski trwającą przez ponad pół tysiąclecia. Do jej najmniej zapomnianych przedstawicieli należą Mieszko I około 922 do 992, pierwszy książę chrześcijański, Bolesław I Chrobry 967 –

Około 1260 do 1333 oraz jego syn Kazimierz III Wielki, 1310-1370, którzy byli prawdziwymi założycielami polskiej monarchii. Dla celów praktycznych, okres ich panowania można podzielić na trzy odrębne podokresy. Pierwszy z nich do śmierci Krzywoustego w 1138 roku obejmuje początki monarchii gdy książęta piastowscy dziedziczyli tron w linii prostej okres drugi od roku 1138 do 1320 był okresem rozbicia lub jak się mówi obecnie podziałów dzielnicowych w którym kilka odłamów dynastii walczyło ze sobą o opanowanie nad poszczególnymi dzielnicami podzielonego kraju. Po okresie trzecim, którego początki stanowi koronacja Łokietka w Krakowie w roku 1320, rozpoczął się proces ponownego zjednoczenia i rozwoju trwałych instytucji organizacji państwowej. Wyłonienie się dynastii Piastów, zasłaniających ją wcześniej mroków, spowodował w ostatnim ćwierćwieczu X wieku, Rozkwit sąsiedniego Imperium Niemieckiego. W 955 roku Otton I, syn Henryka I, zyskał w Europie Środkowej ogromny prestiż dzięki swemu doniosłemu zwycięstwu nad pogańskimi Madziarami nad rzeką Lech w pobliżu Augsburga. W siedem lat później... Boże Igrzysko Taśma trzecia, ścieżka druga w latach 961-62, uzyskawszy poparcie papieża, wyniósł Magdeburg do statusu diecezji misyjnej, obejmującej tereny wszystkich Ziem Słowiańskich i wysłał jej przyszłego biskupa z misją na Ruś kijowską. Tak przedstawiał się kontekst przymierza Mieszka I z królem Czech Bolesławem, bratem i zabójcą świętego Wacława oraz jego chrztu. Zdając sobie sprawę z nieubłaganej ekspansji chrześcijaństwa w ogóle, a imperium niemieckiego w szczególności, książę Polan uznał prawdopodobnie, że jego chrzest będzie wyborem lepszym niż męstwo w boju. Przyjmując chrześcijaństwo z oddalał od siebie perspektywę przymusowego nawrócenia, które wówczas zagrażało nawet jego wieleckim i obodryckim sąsiadom co więcej zdobywał w ten sposób szansę wyniesienia pewnych korzyści z ich niedoli a także szansę stworzenia pewnego dystansu między sobą a ambicjami cesarza a zwłaszcza powstrzymania misjonarskich zapędów niemieckiego duchowieństwa krótko mówiąc dynastia piastów mogła w ten sposób mieć nadzieję na utrzymanie pewnego stopnia niezależności i tak też się stało choć w 984 roku gdy Otton III był jeszcze dzieckiem, Mieszko złożył mu być może jakiś symboliczny hold. Nie ma żadnej wątpliwości, że jego następca, Bolesław Chrobry, zdobył sobie pozycję jednego z czołowych sprzymierzeńców cesarza. Poglądów Ottona III, którego matką Teofano była bizantyjską księżniczką, nie ograniczały ciasne horyzonty niemieckich kościelnych mentorów, i w jego krótkotrwałej wizji powszechnego imperium zachodniego słowiańscy książęta niewątpliwie zajmowali niepośrednie miejsce. Jego wizyta w Gnieźnie w roku tysięcznym i zatwierdzenie autonomicznej polskiej metropolii wywołały w Niemczech duże oburzenie. Ale znaczny wzrost potęgi i prestiżu Polan w związku z tym wydarzeniem umożliwił piastom odpieranie późniejszych prób przywrócenia hegemonii cesarstwa. Niełatwo jest dać prosty opis terytorium Polski piastów. W pewnych kręgach przyjęła się praktyka publikowania mapy Polski w roku tysięcznym z ukazaniem zarówno wyraźnie zaznaczonych granic, jak i ich uderzającego podobieństwa do obszaru Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej po roku 1945. Mapa ta jest jednak nieco myląca. Chociaż przez krótki bardzo okres czasu na początku swojej kariery Bolesław Hrobry rzeczywiście sprawował władzę nad obszarem pokrywającym się w sposób bardzo dogodny z decyzjami Konferencji Poczdamskiej, łatwo przeoczyć fakt, że następnie podbił ziemię sięgające Dunaju i Dniepru. Terytorium piastów nie pokrywało się z granicami z lat. Od około 990 do 1002 i z roku 1945 w żadnym innym okresie ani przedtem ani potem, gdyby autorzy map wzięli za punkt odniesienia nie wyjątkowy rocznik tysięczny, lecz rok 1000setny tysiącsetny, tysiącdwusetny lub tysiąctrzechsetny, czy też jeszcze ważniejszy rok 991. W którym to roku po raz pierwszy w Dagome Judex opisano granice państwa gnieźnieńskiego, dostrzegliby pewne istotne różnice. Granice polskiego terytorium bez przerwy się zmieniały. Do roku 1320 obszar ten nie tworzył żadnej organicznej całości z wyjątkiem kilku krótkich okresów. W odniesieniu do owych wczesnych stuleci, historycy powinni mówić raczej o ziemiach, Schołdowanych przez Polskę, niż o ziemiach polskich. Chociaż według tradycji Bolesław Chrobry miał wbijać żelazne pale w dno sali i dniepru dla oznaczenia terenu swych podbojów, ustalonych granic było niewiele, podobnie jak nie było państwa we współczesnym tego słowa znaczeniu władz centralnych sprawujących rządy nad wszystkimi częściami określonego terytorium. W gruncie rzeczy zatem w sensie współczesnym nie było żadnej Polski. Terytorium miało o wiele mniejsze znaczenie niż zamieszkujący je ludzie. Książęta określali swoje księstwa nie w kategoriach obszarów, lecz w kategoriach liczby ludzi, którzy byli posłuszni ich rozkazom lub szukali u nich opieki i obrony. Władza polityczna pulsowała nieregularnym rytmem. Z ustanowionych ośrodków, których bezpośredni wpływ malał w odwrotnej proporcji do czasu i odległości, jaką drużyna rycerska musiała pokonać, zanim dotarła na miejsce, aby ją wyegzekwować. W odległych rejonach, położonych o więcej niż kilka dni jazdy od takiego ośrodka, władzę centralną osłabiała odrębna i konkurencyjna władza miejscowych dostojników, rywali lub wrogów. W każdym określonym momencie członka każdej określonej wspólnoty terytorialnej mogły w różny sposób i w różnym stopniu krępować strach i lojalność wobec sąsiadów, wobec plemienia, wobec suzerena, wobec księcia, wobec biskupa, wobec dowódcy miejscowego garnizonu, wobec wyjętych spod prawa przestępców ukrywających się w lesie, wobec cudzoziemców po przeciwnej stronie wzgórza. Jego sytuacja była niezwykle delikatna i bardzo zmienna i nie da się jej przedstawić za pomocą kropki na mapie na ślicznym czerwonym polu ograniczonym starannie nakreśloną czarną linią. Piastowie zaczynali jako książęta zaledwie jednego z wielu plemion. Dopiero w 990 roku objęli władzę nad Wiślanami i nad ich miastem Krakowem. Ich władza nad Pomorzem była nietrwała, nad Mazowszem zaś niepełna. Ich podboje na rusi czerwonej potwierdziły się dopiero w XIV wieku. Choć istnieją wszelkie powody, aby przypuszczać, że elita rządząca mówiła tą odmianą języka słowian zachodnich, z której później miała się rozwinąć współczesna polszczyzna. Panowała ona nad ludami o bardzo różnych powiązaniach kulturowych i etnicznych. Jej działanie w kierunku stworzenia tradycji kulturowych i politycznych wspólnych dla całego należącego do niej rozległego terytorium musiało więc przebiegać bardzo powoli. Nie istnieją żadne jednoznaczne dowody, które potwierdzałyby istnienie odrębnej i określonej polskiej wspólnoty językowej przed XII wiekiem. Najwcześniejszy ślad języka polskiego. Można odnaleźć w bulli Gnieźnieńskiej z 1136 roku. Historia polskiej prowincji kościelnej metropolii w Gnieźnie jest pod wieloma względami prostsza niż historia państwa. Ustanowiona w tysięcznym roku, trwała nieprzerwanie przez cały okres średniowiecza. Chrzest Mieszka pierwszego w X wieku nie doprowadził bezpośrednio do utworzenia żadnej formalnej hierarchii kościelnej. Istniało jedno tylko biskupstwo misyjne w Poznaniu z biskupem Jordanem. W 991 roku w akcie Dagome Judex, przechowywanym w archiwach papieskich Mieszko I prosił, aby jego królestwo zostało powierzone bezpośredniej opiece papieża, zapewne po to, aby uniknąć ściślejszego patronatu któregoś z chrześcijańskich sąsiadów. W pięć lat później jego następcy przysłano misję z Rzymu, na czele której stał Wojciech Adalbert, skazany na wygnanie biskup praski. Wojciech był pełnym poświęcenia misjonarzem i po krótkim pobycie wśród polan wyruszył z Gdańska do kraju pogańskich Prusów. Tam został w 997 roku haniebnie zamordowany. Jego zmasakrowane ciało Polanie wykupili na wagę złota i pochowali przed ołtarzem w gnieźnie. Został pośpiesznie kanonizowany i jako patron święty Wojciech stał się przedmiotem powszechnego w Polsce kultu. Był to odpowiedni moment na podjęcie działania. W tym samym roku, kiedy to oczekiwano końca świata, papież ponaglał cesarza od Tona III do podjęcia pielgrzymki do Gniezna i utworzenia tam metropolii odtąd trzeci uczynił to w roku tysięcznym przyjmowany przez Bolesława Chrobrego z największym przepychem mianowano wówczas brata Wojciecha Radzima Gaudentiusa pierwszym arcybiskupem oraz założono biskupstwa w Krakowie we Wrocławiu i w Kołobrzegu dla Pomorzan po śmierci Bolesława Chrobrego Całą strukturę młodej metropolii zniszczyło w latach 1035-1037 rozległe powstanie Pogan, które wprawiło w zamęt zarówno państwo, jak i kościół. Ale w ciągu następnych dziesięcioleci struktura ta została cierpliwie odbudowana i po tym jedynym okresie zaburzeń metropolia rozpoczęła swoją nieprzerwaną karierę. W miarę jak w orbite Polski wchodziły nowe prowincje, Rozszerzała się sieć diecezji. Płock otrzymał własnego biskupa w roku 1075, Włocławek i Lubusz w roku 1123-24, Pomorze Zachodnie Wolin w roku 1140, Ruś Czerwona początkowo w Haliczu, a następnie w Lwowie, w roku 1367. Sieć parafii ustanowiona w XII wieku ulegała stałej konsolidacji. Ruch zakonny, zapoczątkowany z chwilą założenia Eremu w Międzyrzeczu w czasach Bolesława Chrobrego i ufundowania najprawdopodobniej przez Bolesława Szczodrego opactw benedyktyńskich w Tyńcu, Mogilnie i Lubinie, umocnił się wraz z przybyciem cystersów w wieku XII i zakonów żebraczych w XIII wieku. Charakterystyka i powiązania Kościoła chrześcijańskiego w Polsce w pierwszych stuleciach nie były jednak proste. Apologeci katolicy średniowiecza i epok późniejszych zawsze zwracali uwagę wyłącznie na zwierzchnictwo Rzymu i łaciński obrządek. Tymczasem Polanie przyjęli chrześcijaństwo z Czech. W tym kontekście nie należy zapominać, że aż do końca XI wieku słowiańska liturgia tradycji Cyryla i Metodego współistniała na ziemiach czeskich z popieranym przez Niemców Kościołem Łacińskim. Chociaż nie ma bezpośrednich dowodów na to, że chrzest władcy Wiślan z rąk Metodego wywarł jakikolwiek trwały wpływ na życie religijne na terenach położonych na północ od Karpat, nie ma wątpliwości, że znaczny procent słownictwa religijnego w języku polskim wywodzi się z form czeskich i słowiańskich, nie zaś niemieckich czy łacińskich. Takie słowa jak chrzest, kazanie, kościół, pacierz czy ksiądz dostarczają oczywistych przykładów. Zarówno Wojciech, jak i jego przyrodni brat Gaudenty byli członkami książęcego rodu sławnikowiców, patronów słowiańskiego obrządku. Można więc oczekiwać, że przenieśli oni te sympatie na teren polski. Stosunki między już ustanowioną instytucją Kościoła a rodzącym się państwem nie były łatwe. We wczesnych stadiach książęta piastowscy bardzo potrzebowali poparcia biskupów, czasem jednak ostro występowali przeciwko nim. W roku 1079 biskup krakowski Stanisław, który wielokrotnie piętnował okrutne postępowanie króla Bolesława II wobec poddanych i który Podburzał możnych do buntu przeciwko władzy, został szybko skazany na śmierć i rozczłonkowanie. Męczeństwo tego polskiego beketa przesądziło o powodzeniu powstania i zdecydowało o wygnaniu króla. Później, w okresie rozbicia dzielnicowego, duchowieństwo zwiększyło obszar swoich posiadłości i zdołało się uwolnić od pewnych form kontroli książęcej. W roku w 1180 na synodzie w Łęczycy Kazimierz Sprawiedliwy, książę Krakowski i Sandomierski, zgodził się ograniczyć jurysdykcję swoich urzędników nad ludnością w dobrach kościelnych oraz zrzec się praw do majątku zmarłych biskupów. W XIII wieku z inicjatywy arcybiskupa Henryka Kietlicza 1150-1219, rzecznika reform gregoriańskich, Kapituły katedralne przejęły od księcia prawo mianowania biskupów. Wszystkie dobra kościelne objęto prawem kanonicznym, a duchowieństwo stało się stanem autonomicznym i uprzywilejowanym. Skłóceni ze sobą książęta nie mogli się temu przeciwstawić. Ich władzę polityczną skutecznie podkopał Zjednoczony Kościół, który chętnie szermował groźbą ekskomuniki i obietnicą koronacji. Arcybiskup Jakub Świnka, zmarły w 1314 roku, był jednym z kilku dostojników kościelnych, którzy dokonywali książęcych koronacji. Rodom książęcym nie pozostawało nic, jak tylko odwoływać się do Watykanu z pominięciem biskupów. Przy okazji wyprodukowano całkiem przypadkowo bezprecedensową liczbę świętych była więc święta Jadwiga 1179. 1243 żona Henryka Brodatego, księcia Śląskiego, kanonizowana w roku 1267 błogosławiona Kinga, 1234-92 córka Beli IV króla węgierskiego, która żyła w czystości u boku swego męża, Bolesława Wstydliwego, księcia Krakowskiego i święta Salomea, zmarła w 1268 córka Leszka Białego. Były też święte zakonnice i zakonnicy Bronisława Norbertanka i święty Jacek Dominikanin. Nawet jeden z historyków, w osobie rozważnego biskupa Kadłubka, został wyniesiony na ołtarze jako błogosławiony. Najważniejsza jednak była bez wątpienia kanonizacja świętego Stanisława w 1257 roku. W jego rozczłonkowanym ciele widziano symbol rozbitego kraju. Jego zaś cudowne, ponowne zrośnięcie się uznano za przepowiednie ostatecznego zmartwychwstania Polski. Status monarchii nigdy nie był jasno określony. Choć praktycznie rzecz biorąc, piastowie byli niewątpliwie panami we własnym domu, ich stosunki z władcą świętego cesarstwa rzymskiego oraz władcami innych sąsiednich krajów były przedmiotem stałych modyfikacji i kompromisów. W dokumentach łacińskich z XI i XII wieku w odniesieniu do Piastów używano najczęściej tytułu dux, tłumaczony na angielski jako duke i na niemiecki jako hercog. Tytuł ten w nieokreślony sposób implikuje pewien stopień subordynacji Wobec dostojnika wyższego rangą w hierarchii feudalnej. Niemieccy historycy interpretowali go zazwyczaj jako oznakę stosunku zwierzchności władcy Świętego Cesarstwa Rzymskiego wobec piastów. W gruncie rzeczy może słusznie byłoby interpretować go jako odpowiednik wodza czy dowódcy. Gdy jednak na mocy Testamentu Krzywołstwego z 1138 roku Królestwo zostało podzielone między jego synów. Tytuł wybrany dla księcia senioralnego, który miał zatrzymać prowincję krakowską i sprawować zwierzchnictwo nad braćmi, nie brzmiał dux, lecz princeps. Tytuł dux tłumaczy się na ogół na polskie jako książę. Dla rozróżnienia między pozycją niekoronowanego księcia a pozycją króla reks, przy czym słowo król. Jest zniekształconym imieniem Karol i pochodzi od imienia Karola Wielkiego. Koronacja nie była jednakże niezawodną oznaką statusu panującego. Gdy podczas uroczystości w gnieźnie w roku tysięcznym Otto III włożył swoją własną koronę na głowę Bolesława Chrobrego, wyniósł go w ten sposób do godności patriciusa, czyli członka starszyzny rzymskiej, i ogłosił, Bratem i pomocnikiem w cesarstwie. Niektórzy historycy widzą w tym akt łaski okazanej przez cesarza wasalowi, inni gest przyjaźni między równymi. Zgoda odtona na formalną koronację Bolesława przez ćwierć wieku nie doczekała się realizacji z powodu nieprzejednanej postawy jego następcy Henryka II. Stała się faktem, za sprawą cichej zgody papieża w roku 1025 podczas bezkrólewia po śmierci Henryka. Od tego czasu koronacja i uznanie władców polskich bynajmniej nie następowały automatycznie. Szereg następców Chrobrego uznawał nadrzędną władzę cesarza. W roku 1033 podczas jazdu w Merseburgu, Mieszko II 990 1034 uznał zwierzchnictwo nowego cesarza niemieckiego Konrada II, czyniąc z Polski lennocesarskie. Natomiast Kazimierz II Odnowiciel 1016 58 który odbudował państwo po buncie w roku 1037 nie był nigdy koronowany. Bolesław II, Szczodry, poszedł w ślady swego poprzednika i imiennika i korzystając z kłopotów cesarza Henryka IV koronował się na króla w roku 1076 Władysław Herman 1043 1102 nie był koronowany i uznał zwierzchnictwo cesarza Jego starszy syn Zbigniew starał się pozyskać poparcie cesarza przeciwko swemu młodszemu bratu Bolesławowi III Krzywoustemu Ten ostatni zaś był łupieszczym wojownikiem i żadna ochrona nie była mu potrzebna. Nie zatroszczył się o to, aby się koronować, ale w 1135 roku drogą podbojów wymógł na cesarzu zwierzchność nad pomorzem. W okresie rozbicia dzielnicowego, który miał teraz nastąpić, niekończące się walki o tron krakowski uniemożliwiały koronacje królewskie. Od czasu do czasu, jak to miało miejsce w przypadku Bolesława Kędzierzawego, 1120 1173 księcia mazowsza który w roku 1157 złożył hołd cesarzowi fryderykowi Barbarosie, odzywały się echa cesarskiego zwierzchnictwa po śmierci henryka II pobożnego 1191 1241 w bitwie pod legnicą Nastąpił ostateczny upadek koncepcji pryncypatu. Dopiero w roku 1320, kiedy łokietek otrzymał zgodę papieża na wyniesienie do godności monarchy ponownie Zjednoczonego Królestwa, Królestwo Polskie, korona regni Polonie i tytuł królewski rex Polonie rozpoczęły swą nieprzerwaną karierę. Na przestrzeni pierwszych stuleci akty hołdu i koronacji stanowiły broń w ręku książąt walczących o umocnienie swej niepewnej władzy same w sobie nie były jednak dokładną miarą władzy politycznej słabi władcy mogli się do nich odwołać szukając ochrony i wsparcia władcy silni zaś używali ich jako oznak swego powodzenia i niezależności lub też jako broni dyplomatycznej równie dobrze jednak można je było bezkarnie ignorować Zwłaszcza we wczesnym okresie, władcy Cesarstwa Niemieckiego woleli naturalnie myśleć, że należy im się posłuszeństwo piastów, czy to w roli przyjaciół, czy też sprzymierzeńców lub wasali. Mieli zaś po temu kilka wyraźnych precedensów, na których mogli się opierać. Sami piastowie natomiast woleli oczywiście uważać się za władców niepodległego królestwa, którego związki z cesarstwem, Miały wyłącznie przelotne znaczenie. Oni także mieli własne precedensy. Królewskie mariaże świadczyły o szlachetności piastowskiej krwi. Choć istnieją przykłady książąt, którzy popełniali mezalianse, żeniąc się z kobietami o niższej od siebie pozycji, związki dynastyczne były oczywiście źródłem władzy politycznej. W wiekach XI i XII. Piastowie mogli się ubiegać o małżonki z cesarskich rodów. Mieszko II ożenił się z Ryksą Reńską, Rychezą, wnuczką Ottona Wielkiego. Władysław II poślubił siostrę Konrada III Hohenstauffa. Coraz częściej jednak szukano książęcych narzeczonych na wschodzie. Poczynając od Kazimierza I, który poślubił Dobronegę, Marię, córkę Włodzimierza, Wielkiego księcia Kijowskiego i Anny, siostry Bazylego II, cesarza Konstantynopola, aż dziewięciu na szesnastu pretendentów do tytułu księcia senioralnego dynastii piastów orzenionych było z ruskimi księżniczkami. Ze związków tych wyrosły roszczenia piastów do Rusi Czerwonej, które Kazimierz Wielki zdołał w 1340 roku skutecznie wyegzekwować. W różnych okresach opatrywano pieczęciami małżeńskie kontrakty z wszystkimi dynastiami Europy Środkowej. Świętosława Storrada, zwana Dumną, córka Mieszka I, była najpierw żoną Eryka, króla szwedzkiego, a następnie Sfena króla duńskiego, któremu urodziła syna Kanuta Wielkiego. Z czterech żon Bolesława Chrobrego dwie były córkami Margrabiego Miśnieńskiego. Jedna zaś siostrą Stefana I króla węgierskiego. Jeśli jednak wierzyć Gallowi anonimowi, żadna nie była tak ukochana jak ulubiona słowiańska wybranka króla Emnilda. W sensie konstytucyjnym książęce posiadłości uważano za patrimonia rządzone według praw zwyczajowych. Liczni urzędnicy lokalni, zwani po łacinie comites, po polsku zaś najpierw panami, później kasztelanami, byli mianowani i odwoływani z rozkazu władcy. Byli odpowiedzialni za administrację wojskową i sądową poszczególnych okręgów, których ośrodki stanowiły grody. Zarządzali także dobrami panującego oraz wszelkimi formami zwyczajowych danin i posług, takich jak podwoda, dostarczanie koni i środków transportu, przewóz. Transportowanie ładunków dla księcia, stan, zapewnienie wyżywienia i kwater, narzas, danina płacona w bydle, czy poradlne, danina od ziemi uprawnej. Dwór książęcy nie uznawał rozróżnienia między funkcjami publicznymi i prywatnymi. Główny urzędnik wojewoda lub palatyn pełnił rolę pełnomocnika księcia we wszystkich sprawach dotyczących wojny i pokoju. Tytuł polski podkreśla jego funkcję wodza, tytuł łaciński funkcję zarządcy dworu. Pomagali mu skarbnik, tesaurarius, kanclerz, kancelarius oraz szereg urzędników dworskich, komornik, kamerarius, cześnik, pincerna lub podczaszy, stolnik, dapifer, czyli opiekun kuchni, miecznik, ensifer, czyli urzędnik noszący przed panującym miecz, i chorąży weksilifen, czyli urzędnik niosący chorągiew podczas uroczystości państwowych. Rada Książęca, złożona z kilkunastu dostojników świeckich i duchownych, nie miała żadnych osobnych prerogatyw. W okresie rozbicia dzielnicowego wszystkie te urzędy wprowadzono na dworach książąt dzielnicowych i w okresie późniejszym niełatwo było zredukować ich liczbę w ponownie scentralizowanej monarchii. I tak Urząd Wojewody, będący pierwotnie przedmiotem jednostkowej nominacji, pojawił się we wszystkich dzielnicach i przez następne stulecia miał pozostać ośrodkiem władzy regionalnej. Na ogół zachował on pełny zestaw prerogatyw wojewody na Dworze Książęcym, nawet wówczas, gdy zniknął podział na dzielnice. W wielu zaś przypadkach wojewoda sprzeciwiał się nakazom króla, któremu teoretycznie podlegał. Aby przeciwstawić się tym odśrodkowym tendencjom, łokietek poszedł za przykładem królów czeskich, wprowadzając o wiele gęściejszą sieć urzędów ziemskich. Funkcje nowego starosty, kapitaneus, nieuchronnie nałożyły się na funkcje dawnego kasztelana i wojewody. I trudno było je od siebie wyraźnie oddzielić. W sposób bardzo typowy dla sfery działań politycznych, Urząd Starosty stał się kanałem urzędowym. W którym dochodziły do króla protesty prowincjonalnej szlachty przeciwko nadmiernym wpływom wojewody, zarówno w sprawach lokalnych, jak i w Radzie. Jest też rzeczą możliwą, że pewne formy lokalnych zgromadzeń z czasów wcześniejszych dotrwały do okresu zjednoczenia królestwa. Kolokwium, złożone z dostojników danej dzielnicy, przejęło liczne funkcje sądowe i aż do końca XIV wieku szlacheckie konwencjone terrestre nie stanowiły dla niego zagrożenia. Zjazdy te można łatwo uznać za pierwowzór późniejszych sejmików, a więc także za poprzednik polskiego systemu parlamentarnego w ogóle. Niewiele jednak wiadomo na temat ich funkcjonowania. W epoce Piastów żadna z tych instytucji nie przyjęła ostatecznie skrystalizowanej formy. Społeczeństwo zorganizowane było na zasadzie wojskowej, uszczytu, drabiny społecznej, stała drużyna przyboczna straży królewskiej. Prawdopodobnie przypominali oni straż przyboczną królów anglosaskich, huskars. Rekrutowali się spośród licznej klasy heredes, dziedziców, którym książę nadawał ziemię w zamian za służbę wojskową. W obrębie tej klasy można wyróżnić kilka warstw. Możno władstwo obejmowało członków potężnych rodów często połączonych z księciem węzłami krwi lub związanych z nim dzięki wybitnym zasługom w jego służbie. Można władcy przeważali w składzie rady, sprawowali większość urzędów państwowych i dominowali nad całym życiem politycznym kraju. W wiekach wcześniejszych uważali się za współwłaścicieli królestwa i uczestniczyli w jego dochodach. Stanowili poważne ograniczenie patrimonialnej władzy książęcej. Chociaż składali przysięgę na wierność księciu i oficjalnie uznawali nadrzędność jego władzy, byli zarzewiem większości buntów i przyczyną nieustannych intryk władców dzielnicowych przeciwko piastowskim książętom senioralnym. Z czasem ich wpływom dorównały wpływy potężnych opatów i biskupów, którzy gromadzili również rozległe dobra ziemskie i mieli równie wielkie dochody. Od początków XIII wieku na czele klasy wojskowych stali milites, rycerze. Posiadali dość ziemi i siły ludzkiej, aby móc sobie zapewnić wyposażenie w konie, zbroje i służbę. Celem ich życia była walka i zaskarbienie sobie wdzięczności księcia. W Małopolsce można odnaleźć ślady drobno rycerskiej warstwy włodyków. Aby zarobić na życie, musieli oni sami uprawiać ziemię. I stawali do walki tylko w razie palącej konieczności. Bardzo liczna warstwa Heredes była zapewne w stanie dostarczyć zaledwie jednego pieszego żołnierza na kilka rodzin. Wszyscy ci ludzie mogli się uważać za członków szlachty, czyli klasy walczącej, ale dopiero pod sam koniec epoki piastów zaczęło się wśród nich rodzić pojęcie zamkniętego, autonomicznego stanu szlacheckiego. U dołu drabiny społecznej znajdowali się niewolnicy podzieleni na dziesiątki i setki w oficjalnych dokumentach zwani decimi. Rekrutowali się z jeńców wojennych, którzy zostali osiedleni na własnych działkach ziemi i którzy pracowali w większych majątkach ziemskich. Przypominali klasę servi cassati w królestwach frankońskich sprzed 100 czy 200 lat. I jako takich, można ich było sprzedawać i kupować. Niektóre z najwcześniejszych zachowanych taryf celnych z lat 1226 i 1246 mówią o wymianie dziewek i bydła. Ale w owych czasach instytucja niewolnictwa chyliła się już ku upadkowi. Kościół sprzeciwiał się sprzedaży ochrzczonych niewolników, a sami niewolnicy gorliwie przyjmowali chrzest. W tym czasie istniał już od dawna liczny sektor wolnych lub półwolnych chłopów, którzy stanowili coraz większy procent siły roboczej w rolnictwie. Również miasta, choć jeszcze niewielkie, stawały się ważnymi skupiskami urzędników administracyjnych, kupców i rzemieślników. Zasadnicze przemiany społeczne nastąpiły w XIII wieku w wyniku kolonizacji. Koloniści rekrutowali się częściowo spośród cudzoziemskich imigrantów, częściowo zaś spośród miejscowej ludności, która podejmowała reorganizację istniejących osiedli według nowego modelu. Główny impuls dla tego ruchu przyszedł z określonych terenów w zachodnich i północnych Niemczech, które już od dawna dostarczały osadników marchiom na wschodzie i które nękała groźba przeludnienia i coraz uciążliwszego ucisku feudalnego. Kolonizacja przybierała dwie odmienne formy: osadnictwa wiejskiego oraz lokacji miast. Proces ten wspomagała inicjatywa ze strony polskich książąt, których ziemie miały o wiele za mało ludności i nierzadko bywały dewastowane w wyniku wojennych grabieży i najazdów tatarskich. Oferując warunki dzierżawy korzystniejsze od tych, jakie można było uzyskać w Niemczech. Oraz powołując zawodowego zasaźcę lokatora, który wyszukiwał, przywoził i organizował nowo przybyłych, energiczny książę mógł w ciągu kilku zaledwie lat wzmocnić się i podnieść gospodarkę swego dziedzictwa. Tempo kolonizacji wiejskiej nadał Henryk Brodaty, książę Śląska, który w roku 1205 rozpoczął kampanię mającą na celu ściągnięcie Aż do dziesięciu tysięcy rodzin chłopskich i założenie około czterystu nowych wsi. Każda rodzina miała otrzymać jeden łan ornej ziemi, pastwiska i lasy miały być użytkowane wspólnie. Wszystkie świadczenia i daniny miały zostać odroczone na czas umowy, potrzebny na zagospodarowanie. Po upływie tego okresu miały się one ograniczać do służby wojskowej, opłat z tytułu dzierżawy i dziesięcin płatnych częściowo w gotówce a częściowo w naturze oraz służby na dworze i prac przy naprawie grodu co miało zająć 2 do 4 dni w roku Szczegółową umowę spisaną w roku 1227 przez Henryka Brodatego z biskupem wrocławskim przyjęto jako wzór dla większości dalszych aktów kolonizacji wiejskiej na terenie całej Polski W nowych wsiach Koloniści cieszyli się znaczną autonomią. Według tzw. prawa niemieckiego podlegali oni tylko rozkazom dziedzicznego sołtysa Schultheis, czyli naczelnika mianowanego przez pana, oraz jurysdykcji wiejskich ławników, którym sołtys przewodniczył. Ich sytuacja była o wiele lepsza od położenia reszty ludności wiejskiej, która nadal podlegała daninom i obowiązkom nakładanym przez Jus Ducale, Czyli prawo polskie książąt. Wielu z nich zachowało swoją odrębną tożsamość aż do czasów współczesnych. We wsi Wilamowice, w pobliżu Oświęcimia, w powiecie krakowskim, potomkowie mieszkańców założonej w 1242 roku osady fryzyjskiej do dziś zachowali własny strój regionalny i rodzimy dialekt. Jako model nowego osadnictwa miejskiego przyjęto powszechnie, Dawne prawo magdeburskie. Stare miasta słowiańskie otrzymywały nowe przywileje lokacyjne jako miasta niemieckie. Wrocław w roku 1242, Poznań w roku 1253, Kraków w roku 1257. Przyciągały one osadników niemieckiego pochodzenia, i stopniowo powstała w nich odrębna warstwa mieszczan. Odtąd Znane były światu zewnętrznemu pod niemieckimi nazwami Breslau, Pozen i Krakau. W innych miejscach kraju zakładano zupełnie nowe miasta, których mieszkańcami od początku byli niemieccy imigranci. Torn, Toruń nad Wisłą, został założony przez Krzyżaków w 1231 roku. Natomiast miasto Neusandes, Nowy Sącz, Założył w rejonie Karpat w 1292 roku król Wacław Czeski w okresie swego sporu z Łokietkiem. Proces kolonizacji w XIII wieku przebiegający dość leniwie miał nabrać tempa w wiekach późniejszych XIV, XV i XVI. Obraz życia kulturalnego w piastowskiej Polsce zaciemnia niedostatek źródeł. Społeczność świecka była w przytłaczającej większości niepiśmienna. Powszechnie uprawianą formą sztuki był przekaz ustny lub formy ulotne. Te produkty kultury materialnej i piśmiennictwa, które się zachowały, powstały głównie jako skutek katolickich wpływów religijnych z zewnątrz. Historia polskiej architektury rozpoczyna się od powstania szeregu kościołów w stylu romańskim, takich jak pochodzący z XI wieku, kościół św. Andrzeja w Krakowie, czy XII-wieczna katedra w Płocku. Najwcześniejszymi pomnikami gotyku są opactwa cystersów w Sulejowie i Wąchocku. Wspaniałe, odlane w brązie drzwi katedry gnieźnieńskiej, których pochodzenie określa się na około 1175 roku, i których panelowe płaskorzeźby przedstawiają sceny męczeństwa świętego Wojciecha, są prawdopodobnie pochodzenia flamandzkiego. W literaturze Łacina panowała niepodzielnie aż do końca XIII wieku. Prastare roczniki, kroniki Galla Anonima i Kadłubka oraz liczne hagiografie należą wszystkie bez wyjątku do powszechnej tradycji łacińskiej. Najwcześniejszy zabytek polskiej prozy Zachowane we fragmentach Kazania Świętokrzyskie zostały spisane około roku 1350 przez anonimowego mnicha Szczęstochowy. Zawierają one wyłącznie treści nabożne. Język zaś charakteryzuje się silną domieszką kościelnej łaciny. Ponieważ Polska nie miała własnego uniwersytetu, w poszukiwaniu wyższego wykształcenia młodzi ludzie musieli wyjeżdżać za granicę, zwłaszcza do Francji i Włoch. Nazwiska kilku spośród tych uczonych emigrantów, historyka Marcina Polaka z Paryża czy lekarza Mikołaja Polaka z Montpellier, mogą posłużyć dla podkreślenia stałych stosunków kulturalnych między Polską a Zachodem. Najbardziej znanym spośród nich był jednak Witello. Witelon, 1230-80, filozof ze Śląska, działający w drugiej połowie XIII wieku który był współpracownikiem zarówno Williama Merbeke, jak i świętego Tomasza Zakwinu. Był synem Polki i niemieckiego kolonisty z Turyngi. Wczesny okres życia spędził w jednym z polskich klasztorów, a następnie wyjechał do Włoch. Jego podstawowe dzieło z dziedziny optyki perspektywa zrodziło się z myśli, że fizyczne właściwości światła, Mogą posłużyć do rozwiązania metafizycznego problemu natury bytu. Badania nad ludzkim wzrokiem doprowadziły go do rozróżnienia między mechaniką działania oka, a skoordynowanymi z nią podświadomymi funkcjami umysłu. Z tego powodu uważa się go niekiedy za jednego z prekursorów współczesnej psychologii. Lokacja miast stała się zapewne bezpośrednią przyczyną Nadania w roku 1264 Żydom Kaliskim przywileju przez Bolesława Pobożnego księcia wielkopolskiego. Nie ma powodu wątpić, że Żydzi mieszkali w Polsce od najdawniejszych czasów i że religia mojżeszowa, w formie w jakiej się zachowała wśród potomków dawnego królestwa Hazarów na południowym wschodzie, w gruncie rzeczy poprzedzała chrześcijaństwo. Ale Odrębne postanowienia prawne okazały się konieczne dopiero w połowie XIII wieku, gdy władze miejskie mogły zacząć wykorzystywać swe nowe prerogatywy Norman Davis, Boże Igrzysko. Taśma czwarta, ścieżka pierwsza. W rezultacie przywilej Kaliski wymieniał w szczególności prawo Żydów do swobodnego poruszania się po terytorium całego kraju, do zajmowania się handlem. Do wypełniania własnych praktyk religijnych, włącznie z odbywaniem nabożeństw w synagogach, przestrzeganiem żydowskiego obrządku pogrzebowego i rytualnym zabijaniem zwierząt. Zapewniono im także ochronę prawną przed pomówieniami o dokonywanie mordów rytualnych oraz wyłączenie spod niewoli i poddaństwa. Przywilej nie mógł oczywiście wymagać, aby Żydom zezwalano na osiedlanie się w obrębie miasta czy też umożliwiano im korzystanie z tych samych praw, jakie przysługiwały autonomicznemu mieszczaństwu chrześcijańskiemu. Stanowił natomiast podstawę mającego nadejść okresu prosperity społeczności żydowskiej w Polsce i służył jako model dla wszystkich późniejszych przywilejów potwierdzających prawa Żydów, a wydawanych przez królów polskich do końca wieku XVIII. W tym samym okresie Dokonał się szybki postęp w życiu gospodarczym. Rewolucja w dziedzinie zarządzania gospodarstwami rolnymi, wprowadzona przez cystersów, wkrótce objęła również dobra świeckie i stanowiła zachętę do koncentracji dzierżaw w obrębie zwartych skupisk. Biskupi, możnowładcy i rządcy królewscy konkurowali ze sobą w osiąganiu jak najwyższych plonów. Wszyscy zwiększali wymogi wobec chłopów. Lokacji miast na przestrzeni XIII wieku sprzyjało wcześniejsze funkcjonowanie około 300 chronionych specjalnymi przywilejami miejsc targowych, gęstniejąca sieć dróg, rozwój transportu konnego oraz przyznawanie coraz liczniejszym ośrodkom prawa składu. Proces kolonizacji przyczyniał się jednocześnie do rozwoju gospodarki opartej na pieniądzu. Rozwijał się handel wewnętrzny. Pod królewskimi auspicjami rozbudowano kopalnie soli w Wieliczce, kopalnie rud, ołowiu i cyny w Olkuszu oraz rudy żelaznej w Kielcach. Zreformowano dawny system pieniężny. Pierwsze polskie denarii, drobne monety srebrne, wybito za czasów Mieszka I w latach 80. X wieku. Powszechnie znane są... Zachowane do dziś monety z czasów panowania Bolesława Chrobrego z napisami Princes Polonie czy Gnezdun Civitas. Ale grubych monet z czasów wczesnych piastów używano ponownie do wybijania coraz większych ilości cienkich monet okresu rozbicia dzielnicowego. W latach 1337-47 wprowadzono nowy system monetarny. 48 groszy grossi równa się 24 skójce, sesterce. Równa się 4 wiardunki, 1 czwarta grzywny. Równa się 1 grzywna marka. Równa się 197 gramów srebra. Rozwijał się również handel zagraniczny. Kwitł handel lądowy wzdłuż biegnącego ze wschodu na zachód Szlaku z Niemiec do wybrzeży Morza Czarnego. Handlowano futrami, miodem, bydłem, niewolnikami, wyrobami tekstylnymi i narzędziami. W XIII wieku ustaliły się kontakty handlowe z Imperium Tatarskim. Kraków leżał na prowadzącym z północy na południe szlaku od Morza Bałtyckiego do Bałkanów. Wzdłuż średniowiecznego szlaku bursztynowego węgierska mieć. Wędrowała na północ, sukno zaś i solone śledzie na południe. Działalność Hanzy, do której należały zarówno Kraków, jak i Wrocław, dawała się zauważyć w głębi kraju w tym samym stopniu, co w portach Pomorza i Prus. Wojna była naturalnym stanem średniowiecznego społeczeństwa. Poza niekończącymi się wojnami domowymi, o tron królewski lub o władzę nad poszczególnymi dzielnicami. Na porządku dziennym były zbrojne konflikty z wrogami zewnętrznymi. We wczesnym okresie zorganizowane najazdy zbrojne stanowiły ważny sektor prymitywnej gospodarki. Zdobyte łupy, niewolnicy oraz zapasy żywności w istotny sposób wspomagały zasoby uzyskane z produkcji rolnej. Na granicach Prus i Litwy. Praktyka ta utrzymywała się jako normalny sposób życia do końca XIV wieku. Tatarzy z południowego wschodu uprawiali ją jeszcze długo w czasach nowożytnych. Coraz częściej jednak wojny toczyły się o ustalenie granic oraz zdobycie stałej kontroli nad danym terytorium. Początkowo największe zainteresowanie budziły obszary położone na zachodzie, gdzie trwała nieustępliwa ekspansja niemieckiego osadnictwa na tereny cesarskiej, marchi Brandenburskiej oraz marchi Łużyc i Miśni, gdzie toczyły się zatargi o pomorze śląski, czechy. Później punkt ciężkości przesunął się na wschód i na północ na tereny Rusi, a przede wszystkim Prus. Jedyna naturalna zapora piastowskiej Polski znajdowała się na południe, gdzie Karpaty pełniły rolę wyniosłego odwiecznego parawanu. Dla utrzymania stanu ciągłej wojny potrzebna była skomplikowana organizacja wojskowa. W czasach Mieszka I i Bolesława Chrobrego wielką wagę przywiązywano do Królewskiego Grodu, czyli obronnej fortecy, w której rezydował oddział straży i do której dostępu broniły wały ziemne, palisady i fosy. Zachowały się wzmianki o kilku takich garnizonach w Gnieźnie, Poznaniu, Gieczu i Włocławku. Każdy z nich liczył kilka tysięcy ludzi. Ze względu na rozległe połacie otwartego terenu, nie można było odciąć wrogowi dostępu do własnego terytorium. Aby zaatakować, wystarczyło jedynie wprowadzić element zaskoczenia. Natomiast taktyka obronna zależała w znacznym stopniu od ukierunkowania linii natarcia wroga przez rozmieszczenie ochronnych parawanów, rzecznych patroli. I zalanych powodzią dolin oraz utrzymania grodów obronnych z ich zapasami żywności i koncentracją sił. W szeregi wojsk plemiennych powoływano zapewne wszystkich zdolnych do służby mężczyzn. Jednak, począwszy od XII wieku, chłopi byli stopniowo zwalniani z obowiązku regularnej służby z wyjątkiem udziału w obronie własnej osady. Natomiast pędzono ich do pracy, aby można było sprostać. Rosnącym kosztom wyposażenia i wyszkolenia pana pozostającego w służbie rycerskiej. Liczebność konnicy w szeregach wojska rosła w miarę zmniejszania się liczby włóczników i łuczników. Miasta same zapewniały sobie obronę. Ponowne zjednoczenie kraju po roku 1320 umożliwiło mobilizację o wiele większych sił. Za Kazimierza Wielkiego od wszystkich właścicieli ziemi wymagano prawem stawienia się na wojnę wraz z kompletnym wyposażeniem bronią, zbroją, końmi i czeladzią. Tak powstało pospolite ruszenie Leveo Mas, czyli wojsko feudalne, które miało przetrwać w niezmienionej formie przez blisko 500 lat. Pułki były zorganizowane na zasadzie chorągwi rodowych, wystawianych przez poważniejsze rody oraz chorągwi ziemskich złożonych z uboższego rycerstwa, urzędników królewskich i starosów. Liczebność wojsk w roku 1340 oblicza się na 11 do 12 tysięcy rycerzy, nie licząc chłopów i piechoty miejskiej. Pod koniec epoki piastów liczba ta zbliżała się do 20 tysięcy. Konflikt z cesarstwem Rozpoczął się w czasach, gdy plemiona polskie stanowiły część szerokiego pasma osadnictwa pogańskich Słowian ciągnącego się od Dniepru po Men i Wezere, i gdy odepchnięcie, ujarzmienie i nawrócenie Pogan uważano za chrześcijański obowiązek niemieckich neofitów. W roku 754, kiedy w opactwie w Fuldzie pochowano Anglika świętego Bonifacego, apostoła Niemców, na ziemiach między Łabą i Odrą plemiona germańskie już od dawna mieszały się ze słowiańskimi. W X wieku wraz z konsolidacją marchi pod rządami Ottona Wielkiego i akcjami podejmowanymi przez hrabiego Saskiego Wichmana i Chodona margrabiego Marchi Wschodniej konflikt przesunął się w kierunku centralnych obszarów Polan. W okresie dziesięciolecia Między rokiem 963 a 973 Mieszko I złożył hołd cesarzowi, prawdopodobnie w zamian za zrzeczenie się przez Ottona I praw cesarskich do Pomorza. W roku 972 w bitwie pod Cedynią pokonał Chodona, a w 6 czy 7 lat później zawiesiwszy wypłacanie trybutu podczas sporu o sukcesję w Niemczech Odparł ekspedycję karną cesarza. Był to okres, w którym Mieszko I rozpoczął podbój pomorza, zaś duńscy wikingowie ustalili własną pozycję w twierdzy Jomsborg na wyspie Wolin. W zasadzie piastowie utrzymywali stosunki, jakie ustaliły się między nimi a cesarzami odteńskimi i uczestniczyli w ich polityce w stosunku do pogańskich Słowian zamieszkujących tereny marchi. Stosunki te uległy pogorszeniu po przedwczesnej śmierci Ottona III w roku 1002 i wydaje się rzeczą możliwą że Bolesław Chrobry któremu Otto w swym krótkotrwałym marzeniu o renowacji imperii przydzielał rolę partnera cieszył się w niektórych częściach Niemiec większą sympatią niż następca Ottona Henryk II w latach 1002 1005 1007 1013 i 1015-18 Bolesław Chrobry walczył z Sasami o Łużyce i Milsko. Podczas tych kampanii plądrował tereny Marchi aż po rzekę Sale. Cesarz oblegał Niemczę na południe od Wrocławia. Na mocy pokoju zawartego w Budziszynie w 1018 roku sporne tereny zostały oddane Bolesławowi w Lenno. Jednak wkrótce po jego śmierci zostały utracone. W dziewięćdziesiąt lat później w roku 1109 cesarz Henryk V podjął ponownie próbę przekroczenia Odry. Powstrzymał go jednak wytrwały opór głogowa. Królewski gród położony na wyspie na rzece trwał w oporze nawet wtedy, gdy wróg użył ciał polskich zakładników jako osłony dla machin oblężniczych. W późniejszym okresie rozbicia dzielnicowego cesarze niemieccy mieli możliwość stosunkowo łatwej interwencji w sprawy polskie. W roku 1146 Konrad III stanął na czele wyprawy, której celem było potwierdzenie roszczeń jego szwagra, księcia śląskiego Władysława II Wygnańca do piastowskiego pryncypatu. W roku 1157 Fryderyk Barbarossa powtórzył tę próbę, również ponosząc porażkę. Od tego czasu śląsk uważano w Niemczech za cesarskie lenno. Inne polskie księstwa były zobowiązane do płacenia trybutu, ale wewnętrzna słabość cesarstwa w coraz większym stopniu pozostawiała politykę na wschodzie w rękach wasali, zwłaszcza kresowych możnowładców Brandenburgii. W 1249 roku brandenburczycy dokonali podboju ziemi lubuskiej leżącej po obu brzegach Środkowej Odry i uczynili z niej bazę wypadową dla ekspansji nowej marchi na tereny Dolin Noteci i Warty. W latach 1308 12 podczas najazdu na Gdańsk brandenburczycy zdobyli Słupsk, Sławno i Wałcz. Na stałe wbijając klin między Wielkopolskę i Pomorze. Pierwsze stałe osady na Pomorzu były osadami plemion Słowian Zachodnich, którzy podobnie jak Serbowie z terenów Marchi Wschodniej byli blisko spokrewnieni z Polakami. Historycy polscy na ogół uważają Pomorze za prowincję polską, historycy niemieccy zaś za prowincję niemiecką. W okresie średniowiecza zachodnie obszary Pomorza oraz dolina Dolnej Wisły były terenami intensywnej kolonizacji niemieckiej, podczas gdy na terenach Pomorza Środkowego przeważała kolonizacja polska. W latach 60. X wieku Pomorze zostało na krótko zjednoczone przez Mieszka I, ale w czasie panowania jego następców ponownie doszło do jego rozbicia na dwie części. Pomorze Wschodnie, w języku niemieckim zwane Pomerellen, Obejmujące tereny wokół miasta Gdańsk, pozostało dzielnicą polską aż do jego podboju przez zakon Krzyżacki w roku 1308. Pod względem organizacji kościelnej pierwotnie podlegało biskupowi Kołobrzegu, od roku 1123 zaś biskupowi Kujawskiemu, a więc metropolii polskiej. Pomorzem zachodnim, którego głównym ośrodkiem był Szczecin. Rządzili książęta z miejscowej dynastii słowiańskiej. Wspierali się oni kolejno Polacy, Duńczycy i Brandenburczycy. Wszyscy równie chętni do podjęcia dzieła chrystianizacji. Szczególnie aktywny był w tej dziedzinie Bolesław II Krzywousty. Z biegiem lat zmusił do uległości pomorskie grody Białogard, Kołobrzeg, Wolin, Kamień i Szczecin. I w roku 1124 sprowadził na pomorze Ottona, biskupa Bambergu, aby w jego imieniu prowadził ewangelizację Pogan. Ale tu jego plany się nie powiodły. W 1128 roku biskup Otto powrócił na pomorze, tym razem pod auspicjami króla niemieckiego Lotara III z Zublinburga. Nowo powstałe biskupstwo Wolińskie podporządkował metropolii w Bambergu. Przesuwając w ten sposób całą prowincję w sferę wpływów niemieckich. Po śmierci Krzywoustego Polacy utracili wszystkie bezpośrednie wpływy na tym terenie. Jednym z nielicznych wspomnień tego epizodu w dziejach unieśmiertelnionym w pieśni zapisanej w kronikach Gala Anonima pozostało wspomnienie smaku świeżych ryb morskich. Pisces salsos et Fetentes aportabant ali, palpitantes et recentes nunc aportat fili. Naszym przodkom wystarczyły ryby słone i cuchnące. My po świeże przychodzimy w oceanie pluskające. Ojcom naszym wystarczało, jeśli grodów dobywali, a nas burza nie odstrasza ni szum groźny morskiej fali. Nasi ojce na jelenie urządzali polowanie, a my skarby i potwory łowim skryte w oceanie. Leżące na pograniczu między Polakami i Czechami bogate ziemie Ślęzan były od dawna przedmiotem sporu jednych z drugimi. Na przestrzeni 300 lat, między rokiem 990 a 1290... Śląsk pozostawał głównie w polskiej orbicie i odegrał istotną rolę zarówno w procesie powstawania królestwa, jak i w polityce, która doprowadziła do jego rozbicia. Rodzimi książęta wywodzili swoją linię z linii senioralnych książąt piastowskich. Jednakże w XIV wieku Śląsk wybrał przede wszystkim przymierze z Czechami. W 1340 roku Kazimierz Wielki zrzekł się całej prowincji, z wyjątkiem mniejszych księstw Cieszyńskiego i Świdnickiego, o które spierano się aż do XVI wieku. Później, wraz z resztą terenów Królestwa Czeskiego, Śląsk przeszedł w ręce Austrii, aby w roku 1740 dostać się w Szpony Prus. Stosunki Polski z Czechami miały kapitalne znaczenie. Jako starsze z dwóch najważniejszych królestw Słowian Zachodnich, Czechy odgrywały doniosłą rolę w kulturalnym i politycznym rozwoju Polski. Czesi, wcześniej zjednoczeni w obrębie państwa wielkomorawskiego, nawiązali kontakty z zachodnim chrześcijaństwem i cesarstwem niemieckim, co najmniej o wiek wcześniej niż Polanie. I spełniali rolę głównego filtra, przez który docierała do Polski wiedza o Zachodzie. To właśnie z Pragi. W osobach Dubrawy i Wojciecha po raz pierwszy dotarła do Polaków religia chrześcijańska. To z Pragi docierała do nich wiedza o subtelnościach powiązań z Niemcami, ponieważ Czechy zostały królestwem elektorskim cesarstwa na prawach inwestytury. To czeski język obdarzył ich praktycznie całym słownictwem z zakresu polityki, religii i życia społecznego. Niektórzy historycy podkreślają, że w tym stadium dziejów Polaków i Czechów w ogóle nie należy uważać za dwa odrębne narody. W pierwszej połowie XI wieku istniała realna szansa utworzenia pod przywództwem czeskim czy polskim trwale zjednoczonego państwa słowian zachodnich. Wzajemna poufałość nie przeszkodziła jednak powszechnej fali sąsiedzkich wojen nadała raczej szczególny koloryt ich wzajemnym stosunkom. Każdy z dwóch słowiańskich braci wtrącał się w najbardziej prywatne sprawy wewnętrzne drugiego, jeśli tylko dostrzegł u niego najmniejszą oznakę słabości. Właśnie podczas jednego z takich momentów słabości, w 990 roku, podczas trójstronnej walki dynastycznej Piastów, Przemyślidów i Sławnikowiców, Mieszko I... Po raz pierwszy namówił ślęzan i wiślan do nieposłuszeństwa wobec Czechów. W 1003 roku Bolesław Chrobry zdobył Pragę i na krótko został wyniesiony na tron czeski. Morawy po Dunaj i Cise utrzymał do roku 1017. W dwadzieścia lat później król czeski odpłacił pięknym za nadobne, korzystając z okazji, jaka się nadarzyła w postaci wybuchu Powstania Pogańskiego, w latach 1035-1937 Brzetysław zdobył Kraków i Gniezno i uwiózł ciało świętego Wojciecha. Władał Śląskiem do 1050 roku. W czasie wojen między Polakami a cesarstwem królowie czescy często stawali po stronie cesarstwa, wdzierając się daleko w głąb kraju i prowokując najazdy odwetowe ze strony Polaków. W okresie rozbicia dzielnicowego przejściowo ustalali swoje zwierzchnictwo nad Śląskiem, Wielkopolską, Małopolską, a nawet Mazowszem. W roku 1300 Wacław II, który był już królem czeskim i księciem małopolskim, został ukoronowany na króla Polski i Gniezna. Rządził osobiście aż do swojej śmierci w pięć lat później. Jego syn, Wacław III, został zamordowany w czasie podróży do Polski, którą podjął, aby przejąć tron po zmarłym ojcu. Ten krótki okres supremacji czeskiej nie przyciąga większej uwagi polskich historyków. Jednak w oczach obserwatora z zewnątrz jest to jedna z nielicznych okazji zjednoczenia się w obliczu silniejszego wroga, jaką dzieje ofiarowały ludom Europy Środkowej. W każdym razie był to ostateczny impuls do podjęcia dzieła ponownego zjednoczenia Królestwa Polskiego za panowania Łokietka. Stosunki z Rusią były mniej złożone. Jako obszar chrześcijaństwa prawosławnego i teren osadnictwa Słowian Wschodnich, Ruś zwracała się głównie ku Morzu Czarnemu i Konstantynopolowi. Jej polityczne horyzonty rzadko pokrywały się z horyzontami Polski, z wyjątkiem centralnych obszarów Rusi Czerwonej. W 981 roku, w epoce Zjednoczonej Rusi Kijowskiej, Włodzimierz Wielki odebrał grody czerwieńskie Lachom. To zdanie, zawarte w pierwszej ruskiej kronice, nasuwa przypuszczenie, że początkowo Ruś Czerwoną zamieszkiwali nie Słowianie Wschodni, lecz Zachodni. W okresie następnego dziesięciolecia, w 1018 roku, Bolesław Chrobry wyrównał dawne straty, zdobył kijów i zainstalował swego zięcia światopelka na kijowskim tronie. Kopia miecza, którym według tradycji Bolesław miał uderzyć w złotą bramę, była później używana podczas uroczystych koronacji. W latach 30. XI wieku Jarosław Mądry wziął rewąż, zajmując ponownie grody czerwieńskie. I torując bezprymowi drogę do władzy w Polsce. Zwycięstwo to raz jeszcze odwrócił Bolesław Śmiały, który w 1069 roku na krótko przejął Kijów. Wszystkie te wydarzenia nie miały większej wagi. Ale w wiekach następnych, gdy ruś czerwona wyłoniła się jako jedna z niezależnych prowincji ruskich, zainteresowanie ze strony Polski nabrało trwalszego znaczenia. Bliskie powiązania dynastyczne. Między domami panującymi piastów i rurykowiczów dostarczały ciągłych pretekstów do sporów i interwencji. W 1205 roku interwencja Leszka Białego księcia krakowskiego i Konrada Mazowieckiego doprowadziła do śmierci księcia Romana oraz do podziału jego dziedzictwa na dwie bliźniacze prowincje Halicz i Włodzimierz. W 1340 roku Śmierć księcia Bolesława Jerzego Trojdenowicza, ostatniego z linii, stała się dla Kazimierza Wielkiego punktem wyjścia ponowienia dawnych roszczeń i rozpoczęcia w konkurencji z Litwinami ostatecznego podboju tej prowincji. Tatarzy, bicz Boży, którzy zadali Rusi Kijowskiej ostateczny coup de grâce, nie oszczędzili Polski. Wypadwszy w roku 1241 z głębi stepów Azji Środkowej, Złota Orda Batu Hanna przeorała Europę Środkową, znacząc swą drogę potrójną bruzdą grabieży i zniszczenia. Celem ostatecznym były Węgry, ale jedna z trzech armii Hana wybrała trasę północną wzdłuż stoków Karpat. Sandomierz, Kraków i Wrocław zostały zrównane z Ziemią a ich mieszkańcy wycięci w pień rycerstwo małopolski zebrane w chmielniku zostało wybite do nogi 9 kwietnia 1241 roku w bitwie pod legnicą wojska śląska i wielkopolski poniosły dotkliwą klęskę a ich dowódca henryk pobożny został zabity na szczęście orda pognała dalej w kierunku ołomuńca na morawach i do Rzecza dunaju ale tatarscy baskacy namiestnicy i poborcy w dalszym ciągu władali ruskimi prowincjami na wschodzie ich potomkowie znani jako tatarzy krymscy osiedli na krymie dalsze najazdy Mongołów miały miejsce w latach 1259 i 1287 w krakowie dały one początek dwom miejscowym zwyczajom które przetrwały po dziś dzień święto lajkonika obchodzony jest w oktawę Bożego Ciała. Jeździec w tatarskim stroju, przemierza wtedy ulicę Miasta na drewnianym koniu. Zwyczaj drugi to hejnął, melodia grana na trąbce zwierzy kościoła Mariackiego urwany w pół nuty na pamiątkę po strażniku miejskim, któremu tatarska strzała przeszyła gardło w chwili, gdy trąbił na alarm. Problemem bardziej długotrwałym. Stali się dla Polski krzyżacy. Zostali zaproszeni do Polski w roku 1226, niemal przypadkowo z prywatnej inicjatywy Konrada Mazowieckiego i szybko stali się najpoważniejszym zagrożeniem stabilizacji i integralności ziem polskich. Nazywali siebie Deutscheriter, czyli rycerzami niemieckimi, ale w Polsce znani byli jako krzyżacy od Czarnych Krzyży które nosili na swych białych pelerynach. Pełna nazwa ich organizacji brzmiała zakon szpitala najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie. A ich wyczyny w Europie były wynikiem podboju Jerozolimy przez Saladyna w 1187 roku oraz klęski trzeciej wyprawy krzyżowej. Zakon został ponownie ukonstytuowany jako zakon rycerski w 1198 roku ze stolicą w Wakonie, a następnie w Wenecji, i oferował swoje usługi każdemu władcy, który skłonny był zapłacić za pomoc wojskową w walce przeciwko niewiernym. W latach 1224-25 pojawili się na krótko w siedmiogrodzie i dowiedzieli się o nich książęta piastowscy. W tym właśnie czasie Konrad Mazowiecki cierpiał na poważny niedostatek siły ludzkiej. Wcześniej już. Zaangażował się w szeroko zakrojony program chrystianizacji i scholdowania pogańskich plemion pruskich na północy swych granic. Ponadto próbował także rządzić Mazowszem, Kujawami, Ziemią sieradzką i Ziemią Łęczycką, jednocześnie ubiegając się o tron w Krakowie. Kiedy Prusowie odpowiedzieli na jego duszpasterską akcję serią krwawych najazdów i buntów, niewielki zakon rycerski braci Dobrzyńskich który Konrad Mazowiecki założył w 1209 roku na granicy z Prusami, nie mógł sobie z nimi poradzić. Biskupstwu misyjnemu dla Prus, które Konrad założył w 1215 roku przy pomocy cystersów Złekna, groziło rzekome niebezpieczeństwo upadku. Podjęta w latach 1222-23 wyprawa, w której uczestniczyły połączone siły Mazowsza, Śląska, Małopolski i Pomorza, nie przyniosła żadnych rezultatów. Sytuacja nie była rozpaczliwa. Jednakże, wyolbrzymiając niebezpieczeństwo inwazji pruskiej, Konrad znalazł uzasadnienie swej prośby pod adresem zakonu krzyżackiego. W 1226 roku postanowił przekazać im ziemię hełmińską Kulm. W roku zaś 1228 kontrakt został przypieczętowany. W dwa lata później. Pod wodzą mistrza Hermana von Balka, rycerze przybyli do Polski i gorliwie zabrali się do wypełniania swego zadania. Przez pięćdziesiąt lat nękali Prusów ogniem i mieczem i do 1288 roku zostały podbite nawet najodleglejsze pruskie twierdze. Do tego czasu zakon zdołał się już w znacznym stopniu uwolnić spod władzy swego pierwotnego opiekuna. Stał się potęgą o znaczeniu na skalę całego kontynentu i posiadał swoje własne państwo. Konrad Mazowiecki nie był święty. Miał wszystkie przywary średniowiecznego wojownika. zazdrości zamordował własnego wojewodę. On także pojmował wiarę chrześcijańską jako równoznaczną z prawem do mordowania. Jednak nawet nie wyobrażał sobie, jak groźną żmiję wyhodował na własnej piersi. Proces powstania państwa krzyżackiego dowodzi dużych nakładów energii w połączeniu z brakiem skrupułów. Od samego początku brutalną siłę wspierała dyplomacja, sztuczki prawne oraz talenty administracyjne. Już w roku 1226 w Złotej Bulli z Rimini wielki mistrz Hermann von Salca przekonał papieża Grzegorza IX, aby przyjął prusy pod opiekę papiestwa. Przekonał też cesarza Fryderyka II, aby nadał wszystkie ziemie pruskie zakonowi jako przyszłe księstwo, które, nie wchodząc w skład cesarstwa, miałoby wszystkie prawa przysługujące książętom niemieckim. W obu przypadkach zręcznie przeinaczył zasięg i charakter umowy z Konradem Mazowieckim i uzyskał od najwyższych władz chrześcijaństwa aprobatę dla swoich nieograniczonych i bezwarunkowych roszczeń. Od tego czasu mógł głosić, że zakon jest Reichszugeherik, czyli przynależny cesarstwu. Jednocześnie zaś mógł sobie pozwolić na to, aby być posłusznym jedynie tym politycznym posunięciom cesarstwa, które mu odpowiadały. W roku 1235 wchłonięty został zakon braci Dobrzyńskich. W 1237 ten sam los Spotkał zakon kawalerów mieczowych w odległych inflantach. Na podbitych ziemiach zakładano nowe miasta, lokowane na prawie hełmińskim: Torn, czyli Toruń, w 1231, Kulm, Helmno w 1232, Marienwerder, Fidzyn, w 1233, Elbing, czyli Elbląg, w 1237, Braunsberg, Braniewo w 1240, Heilsberg, czyli Litzbark w 1240 i Königsberg, Królewiec w 1286. Zakładano także nowe wsie, które zasiedlano niemieckimi kolonistami. Ustanowiono system administracji okręgowej pod nadzorem komturów. Zorganizowano komunikacje, drogi i zamki. Regularne rejsy morskie z Lubeki do Elbląga i Rygi. Wiele z tego, co robił zakon, wydawało się współczesnym godne najwyższej pochwały. Jednocześnie jednak jego poczynania wywoływały coraz większe oburzenie moralne. Zakon, upoważniony do szerzenia Ewangelii Miłosierdzia, prowadził własne interesy, przelewając krew i stosując przymus. Powtarzające się bunty. Tłumiono z wyrachowanym okrucieństwem. Chodziło już nie tylko o to, że rycerze nie wykazywali większej świadomości chrześcijańskich wartości niż przeciętna, zbrutalizowana szlachta europejska, spośród której ich rekrutowano. Prawdziwy protest wywoływał fakt, że w imię Chrystusa krzyżacy systematycznie dokonywali gwałtów, które stawały się źródłem ich własnego rozkwitu oraz że prześladowali swych. Katolickich sąsiadów jeszcze długo po osiągnięciu pierwotnie założonych celów, a co gorsza, zachęcały ich do tego wszystkie usankcjonowane władze chrześcijańskie: papiestwo, cesarstwo, hanza, opiekuńczy królowie, jak na przykład Ottokar II, król czeski, od którego pochodzi nazwa Königsberg, a także liczne zastępy kierowanego własnymi ambicjami duchowieństwa kupców i książąt. Współczesnym Polakom, dla których niemiecki znaczy tyle, co dla reszty świata pruski, można wybaczyć, że wyobrażają sobie, iż zakon krzyżacki dostarczył oddziałów szturmowych niemieckim wrogom ich narodu. Tak jednak nie było. Działalność zakonu była przejawem zjawiska bardziej powszechnego. Szeregi jego członków, choć w przeważającej większości złożone z Niemców, zasilali zawodowi rycerze z całej Europy. Oraz okresowe posiłki w postaci zorganizowanych grup krzyżowców. Stanowili wcielenie najbardziej niechrześcijańskich elementów chrześcijańskiego świata, a ich udziałem stały się sukcesy na skalę światową. Do pierwszego otwartego konfliktu piastów z krzyżakami doszło w roku 1308 z powodu zagarnięcia Gdańska. W tym właśnie roku Powstanie na Pomorzu zachwiało pozycję polskich władców. Kiedy rebelianci zwrócili się o pomoc do księcia brandenburskiego Waldemara, Polacy wystąpili z taką samą prośbą do krzyżaków. Pomoc nadchodziła. Wykupiwszy uprzednio oficjalne prawo w miejsce wątpliwych roszczeń Brandenburgi do Gdańska, którą to transakcję zatwierdził później cesarz, krzyżacy wypędzili Waldemara z miasta po czym z zimną krwią wymordowali mieszkańców. Zanim Polacy zdążyli zainterweniować, została podbita cała prowincja. Wielki Mistrz w pośpiechu przybył z Wenecji w roku 1309 i objął rezydencję w swoim nowym zamku w Marienburgu w Malborku. Przez następne 146 lat pomorze pozostawało w orbicie zakonu. Gdańsk został przemianowany na Dancik, zasiedlony Niemcami. Wkrótce stał się głównym ośrodkiem handlowym Państwa Krzyżackiego, a jego odzyskanie stało się jednym z podstawowych celów strategicznych polityki Polski. Wobec tak burzliwych wydarzeń może się wydawać dziwne, że wiedza zewnętrznego świata o Polsce niemal się nie zmieniła przez pół tysiąclecia. I tak na przykład. Tłumacząc w Anglii Orozjusza, Alfred Wielki potrafił wzbogacić paragraf traktujący o ziemiach leżących na północ od Dunaju o swoje własne zdanie. A na wschód od Moraw jest kraj Wiślan. Natomiast słynna mapa Mundi z katedry w Hereford nie zawiera nic, co mogłoby uzupełnić tę informację. Ten, kto ją wykonał, znał tylko jedną polską nazwę – Wistula. Poza dwiema innymi nazwami, Praga i Bohemia cała jego wiedza o Europie Wschodniej pochodzi wyraźnie z zupełnie już nieaktualnych źródeł starożytnych. Najwidoczniej nie znał też dzieła Gerwazego Stilberry 1150-1235, którego ocja Imperialia dowodzi właściwego rozumienia nazwy Polska quasi kampania oraz szczegółowej wiedzy o tym, co autor nazywa ziemiami wandalów leżącymi między Morzem Sarmackim a Alpami Węgierskimi. Inny autor, franciszkanin Bartolomeo de Gianville Bartolomeus Anglicus który w roku 1230 odbył podróż do Saksonii poprawnie opisał położenie Polski w stosunku do sąsiadujących z nią krajów choć jest to lista bardzo skromna nie ustępuje informacjom jakie można było w tym czasie uzyskać we Francji czy w Niemczech nawet tacy niemieccy kronikarze jak Titmar z Merseburga 975 1018 czy Adam z Bremy zmarły po roku 1081 którzy zamieszczają wzmianki dotyczące Mieszka I i Bolesława Chrobrego nie mają praktycznie nic do powiedzenia o wschodnim sąsiedzie cesarstwa a taki na przykład Helmold z Bozowa, historyk, autor kroniki Słowian, sądził, że Polacy mieszkają na południe od Karyntii. Właściwie dopiero w XIV wieku rozpoczął się napływ informacji liczniejszych i bardziej szczegółowych. Zarówno anonimowy francuski opis Europy Wschodniej z 1308 roku, jak i katalońska Libro del Conocimiento, 1348 wykazują zdecydowany postęp w stosunku do dzieł wcześniejszych. Poeta francuski Guillaume de Marchand, 1377, pełnił obowiązki sekretarza Jana Luksemburskiego w Czechach. Kilkakrotnie odwiedzał Polskę, i w wielu jego dziełach można znaleźć kompetentne wzmianki o tym kraju. W Anglii, wiedzę o Polsce. Gromadzili głównie angielscy rycerze, którzy brali udział w wyprawach krzyżowych Zakonu Krzyżackiego. Zarówno John Gower 1330-1408, jak i Geoffrey Chaucer z tego samego okresu uważali, że okres walki w Prusach jest koniecznym elementem kariery rycerskiej. Był z nimi rycerz szlachetnej prawy który od pierwszej w młodości wyprawy rycerskie cnoty umiłował kornie wierność cześć hojność obyczaje dworne Panu swojemu wielce był usłużny nabój z nim jeżdżąc do krajów przeróżnych tak w chrześcijańskie jak pogańskie strony wszędy dla czynów chwalebnych sławiony był w Aleksandrii gdy ją zdobywano na pierwszym miejscu zwykle go sadzano pośród rycerzy wszystkich nacji w Prusiech, bo rzadko walczył na Litwie i Rusi równy mu stanem rycerz chrześcijański. Na ogół uważa się, że inspiracją tego fragmentu dzieła Czosera była wyprawa Henry'ego Bolinbroka, przyszłego Henryka IV, który w latach 1390-1391 brał udział w najeździe zakonu na Wilno. Ton wyrażanych przez anglików opinii oczywiście zależał od źródeł, na podstawie których powstawały. Boże igrzysko taśma czwarta koniec ścieżki pierwszej. Boże, igrzysko. Taśma czwarta, ścieżka druga. Mieszkańców Polski opisywano często jako saracenów, czyli wrogów pruskich krzyżowców. W podróżach Sir Johna Mandywilla, które ukazały się po raz pierwszy w roku 1366, Polska opisywana jest jako kraj Polan lub jako królestwo króla Krako. Większe zainteresowanie w tym okresie wzbudzała niewątpliwie rekonstrukcja Królestwa Polskiego, która się właśnie dokonywała. Okres rozbicia dzielnicowego trwał przez blisko dwa stulecia. W pierwszym rzędzie spowodowała go coraz większa samowystarczalność poszczególnych dzielnic, a także taka sama reakcja przeciwko władzy centralnej jaka daje się zauważyć w drugim stadium dziejów większości pierwotnych państw. Podobnie jak podział imperium Karola Wielkiego w roku 843, dokonany w 1138 roku przez krzywołustego podział Królestwa Piastów miał wszelkie szanse na to, aby okazać się trwawym. Rozbita Polska nie była w stanie odeprzeć najazdów Czechów, Sasów, Prusów, Litwinów i Tatarów. A jednak rodzące się polskie społeczeństwo okazało się zadziwiająco odporne, chociaż Piastowscy, Książęta, Wielkopolski, Małopolski, Mazowsza, Kujaw, Pomorza, Śląska i paru pomniejszych dzielnic bez przerwy ze sobą walczyli, mieli szczęście żyć w czasach, w których ich sąsiedzi byli podobnie rozbici. Cesarstwo niemieckie nękane było sporem ze stolicą papieską oraz nieustannymi zamieszkami we Włoszech. Ruś była jeszcze bardziej rozczłonkowana niż Polska. Zanim dynastia luksemburska zdołała zrekonstruować Czechy, a dynastia Andegaweńska Węgry, dwóch ostatnich piastów, Łokietek i Kazimierz Wielki, zaprowadziło porządek we własnym domu i ponownie zjednoczyło Królestwo Polskie. Władysław I Łokietek, urodzony około 1260 roku, zmarły w 1333, był wojownikiem małej postury, Lecz wielkiego serca. W jego czasach, podobnie jak w ciągu dwóch poprzednich stuleci, uporczywe próby zjednoczenia księstw piastowskich przypominały grę w prymitywnego flippera. Każdy z graczy starał się, aby wszystkie kulki powpadały do ponumerowanych otworów, podczas gdy jego przeciwnicy starali się zrobić to samo przez cały czas, nawzajem się popychając i potrącając stół. Ostateczny sukces. Łokietek zawdzięczał częściowo szczęściu, które pozwoliło mu przeżyć wszystkich krewnych i rywali, częściowo zaś swej wyjątkowej prostolinijności. Był wnukiem Konrada Mazowieckiego. W wieku lat siedmiu odziedziczył księstwa kujawskie i łęczyckie. W roku 1288 otrzymał sukcesję księstwa sieradzkiego, ale w czasie długiej wojny domowej, która rozpoczęła się w tym samym roku, po śmierci jego starszego brata, Leszka Czarnego, nie udało mu się wyegzekwować roszczeń do sukcesji. Kilkakrotnie przegrał w walce o tron krakowski: najpierw z Henrykiem IV Probusem, księciem Śląskim, potem z Wacławem II, królem czeskim, jeszcze później z Przemysłem II, księciem Wielkopolskim, który zresztą został w lutym 1296 zamordowany w Rogoźnie przez swych niedoszłych porywaczy, a wreszcie ponownie z Wacławem II. Niedostatki powodzenia nadrabiał wytrwałością. Podczas panowania króla czeskiego został wygnany i udał się w podróż do Rzymu, aby pozyskać sobie przychylność papieża. Nie było trudno zawiązać koalicję. Czesi, wasale cesarza, mieli licznych wrogów, w tym także na Węgrzech, w osobie nowo wybranego króla z dynastii Andegawenów, Karola Roberta. W roku 1306 nie żyli już ani Wacław II, ani też jego syn Wacław III, ostatni z dynastii przemyślidów. Kraków otworzył bramy przed Łokietkiem. Wojnę o zjednoczenie można było teraz zacząć organizować od środka. Z wyjątkiem Kujaw i Pomorza Łokietkowi udało się zdobyć wszystkie kolejne cele. Do roku 1314 ustalił swą władzę w Wielkopolsce. Bunt Niemców w Krakowie, któremu przewodzili niejaki Albert oraz biskup Jan Muscata, myślący o przywróceniu dawnego stosunku poddaństwa wobec Czechów, został stłumiony po rocznym oblężeniu miasta. W tej właśnie walce ujawniły się pierwsze oznaki polskiego szowinizmu. Czechów uznano za cudzoziemców. Sługi niemieckiego cesarza z przymierzeńców niemieckich książąt w Prusach i niemieckich piastów na śląsku. Arcybiskup gnieźniński, Jakub Świnka, postawił biskupa muskatę wroga ludu polskiego przed sądem kościelnym, ekskomunikował książąt głogowskich, którzy przemieniali Śląsk w Nową Saksonię i oddalił ich roszczenia do Pomorza na rzecz zakonu Krzyżackiego. Śledztwo w sprawie buntu krakowskiego prowadzono na podstawie prostego testu językowego. Tych spośród podejrzanych, którzy potrafili poprawnie powtórzyć słowa soczewica, koło, miele, młyn, uznawano za lojalnych obywateli, tych zaś, którzy się pomylili, za winnych. W umysłach rycerzy, którzy stanęli do boju, walcząc o sprawę łokietka i których należycie wynagrodzono nadaniami ziemi, zaczęło się rodzić pierwsze, niepewne jeszcze pojęcie wspólnej przynależności do polskiej warstwy społecznej. Koronacja łokietka odbyła się w katedrze w Krakowie w niedzielę 20 stycznia 1320 roku. Papież wyraził zgodę pod warunkiem, że wysokość świętopietrza zostanie podniesiona z trzech denarów od rodziny do jednego denara od osoby. Łokietek ubrany w purpurową pelerynę został namaszczony świętymi olejami. Ujął w rękę miecz Szczerbiec z Kijowa i wykonał nim w powietrzu znak krzyża. W momencie, w którym na jego skronie włożono koronę, zakończył się okres rozbicia. Królestwo zostało odbudowane. Syn Łokietka Kazimierz III. 1310-1370 Jedyny polski władca, któremu nadano przydomek wielki, łączy waleczność przodków ze sztuką dyplomacji i talentem wielkiego męża stanu. W sensie fizycznym jego sukcesji nie kwestionowano. Był młody, pełen wigoru i miał przed sobą całe życie. Pierwsze dziesięciolecie zaznaczyło się długą serią traktatów dyplomatycznych, poprzez które polski król pracowicie umacniał. Własną pozycję kosztem starannie wyważonych ustępstw. W 1333 roku zawarł rozejm z zakonem krzyżackim, kończąc w ten sposób nierozstrzygniętą wojnę o Pomorze i Kujawy, która wypełniła ostatnie lata życia jego ojca. Na uroczystości jego koronacji na Wawelu 25 kwietnia 1333 roku był obecny wielki mistrz Luther von Braunschweig. W 1334 król Kazimierz zawarł pokój z Czechami. Wiosną roku 1335 na zamku węgierskim w Wyszehradzie nad Dunajem spotkał się z uznanym sojusznikiem swojej rodziny królem węgierskim Karolem Robertem Andygaweńskim oraz z rywalem ich obu Janem Luksemburskim, królem czeskim. W zamian za 400 tysięcy srebrnych groszy Jan. Zgodził się zrezygnować z roszczeń do Polski i Mazowsza oraz przyjąć arbitraż w sprawie Śląska. W 1339 roku, na mocy Traktatu Krakowskiego, król formalnie uznał zwierzchnictwo Czechów nad książętami Śląskimi. W 1343, na mocy Traktatu Kaliskiego, zawarł pokój z zakonem krzyżackim po długim procesie, który toczył się zarówno w Rzymie, jak i przed Sądem Rozjemczym w Warszawie. Specjalnie powołanym dla dochodzenia w sprawie bezprawnych poczynań Krzyżaków. W zamian za Kujawy i Ziemię Dobrzyńską Kazimierz oddał zakonowi całe Pomorze wraz z Gdańskiem. Potwierdzając przynależność Ziemi Hełmińskiej do zakonu, utracił punkt oparcia dla wszystkich poczynań prawnych podejmowanych dotąd przez stronę polską. Nie był to łatwy pokój, ale król zabezpieczony w ten sposób. Mógł teraz zająć się wojną. Już w roku 1340 rozpoczął swój udział w długim trójstronnym sporze z Litwinami i Węgrami o dziedzictwo Rusi Czerwonej i o cenny tytuł Dux Rusie. W latach 1343–48 walczył z Luksemburgami o księstwo świdnickie. W 1351 Wziął wlenno księstwo Mazowieckie. Tymczasem niemal każdy aspekt życia w Polsce przedstawiano bacznemu reformatorskiemu spojrzeniu króla. Aby zapobiec dawnej zależności od urzędników na szczeblu prowincjonalnym utworzono odrębną kastę urzędników królewskich. W 1347 skodyfikowano wszystkie istniejące prawa zwyczajowe i wydano, Dwa odrębne zbiory postanowień dla Wielkopolski i dla Małopolski. Te oryginalne statuty Kazimierza Wielkiego obejmowały wszystkie sfery działalności politycznej i utworzyły rdzeń, wokół którego na przestrzeni następnych czterech stuleci rozwijało się polskie ustawodawstwo. Za życia króla rozszerzono je o kolejne dekrety oraz o tak zwane prejudikata. Czyli zbiór opisów teoretycznych przypadków prawnych. Troska o porządek i trwałość znalazła wyraz w nowej gotyckiej architekturze, której zapytki można odnaleźć w całym kraju. Zbudowano pięćdziesiąt warownych zamków, handel kwitł jak nigdy dotąd. W odróżnieniu od większości państw europejskich Polska oparła się zarazie. Z 1348 roku, zwanej czarną śmiercią, która nie przerwała rozwoju życia gospodarczego kraju. Przybycie licznych żydowskich uchodźców z Niemiec zaznaczyło kolejne stadium w rozwoju społeczeństwa, które miało w przyszłości wchłonąć najliczniejszą w Europie społeczność żydowską. Panowanie Kazimierza Wielkiego stało się okresem dalszego rozwoju miast, z których aż 27 Otoczono kamiennymi murami. Nastąpiła znaczna poprawa wyżywienia ludności. Podniósł się materialny standard życia we wszystkich warstwach społeczeństwa. Scena, na której miały się rozegrać wydarzenia Wielkich Dni Krakowa w 1363-64 roku, była gotowa na przyjęcie aktorów. W roku 1363 w 13 lat po wstąpieniu Kazimierza na tron, Kraków przeistaczał się z drewnianego grodu w miasto z cegły i kamienia. Na rynku, rozległym kwadratowym placu o bokach liczących ponad 150 metrów, zaprojektowanym po najeździe tatarskim, rozpoczęto budowę gotyckich sukiennic. Był to także ósmy rok trwający 53 lata przebudowy kościoła mariackiego. Przygotowywano miejsce pod nowy ratusz. Na wzgórzu wawelskim, gdzie trzecia katedra, przebudowana przez łokietkę, była bliska ukończenia, z poza rusztowań błyskał bielą kamień nowego zamku królewskiego. O półtora kilometra na wschód, poza murami, rosło nowe miasto Kazimierz, nazwane imieniem króla. Na jego głównym placu rozpoczęto budowę ratusza i kościoła świętej Katarzyny. W cieniu tych nowoczesnych wspaniałości drewniane domy starego miasta przedlokacyjnego z trzema kaplicami i trzema kościołami kościołem dominikanów kościołem franciszkanów i obronnym kościołem św. Andrzeja musiały się wydawać żałośnie małe w odstępach kilku zaledwie miesięcy miały się tu odbyć trzy pamiętne wydarzenia będący u szczytu sławy Kazimierz Wielki miał patronować ceremonię małżeństwa przyszłej cesarzowej Dokonać otwarcia pierwszego uniwersytetu w Polsce oraz przewodniczyć Międzynarodowemu Kongresowi Królów. Za mąż wychodziła wnuczka króla Elżbieta, księżniczka słupska. Panna młoda była dziewczyną wyjątkową, mówiono, że potrafi zginać w rękach końskie podkowy i zgniatać metalowe zbroje. Panem młodym był Karol IV Luksemburski elekcyjny król rzymian w sukcesji po ojcu król czeski po uroczystości zaślubin która odbyła się w roku 1363 w odnowionej katedrze szczęśliwa para udała się do Pragi a następnie do Rzymu na dwie koronacje królewską i cesarską uroczystość założenia uniwersytetu odbyła się niemal dokładnie w rok później była uwieńczeniem długiego okresu negocjacji w awinionie gdzie papież Urban zwlekał z udzieleniem zgody na prośbę Kazimierza. Królewski edykt fundacyjny wydano 12 maja 1364 roku. Zezwalał on na utworzenie katedry nauk wyzwolonych, dwóch katedr medycyny, trzech katedr prawa kanonicznego i pięciu katedr prawa rzymskiego. Władca wyposażył je w zagwarantowane dochody, Płatne cztery razy do roku z funduszy królewskiego monopolu żub solnych w wieliczce. Wyjątkowo, jak na zwyczaje owego czasu, przekazał kontrolę nad uniwersytetem nie biskupowi krakowskiemu, lecz kanclerzowi królewskiemu Januszowi Suchy Wilkowi. Tego samego dnia wydano w Krakowie kartę swobód i przywilejów, która obejmowała mistrzów, doktorów, uczonych, urzędników, strażników. Pedli oraz ich rodziny. Karta podawała także przyczyny założenia Uniwersytetu, aby w zgromadzeniu mistrzów, doktorów i scholarów, na zawstydzenie niewiernych pogan i schizmatyków, z pomienionym królestwem graniczącym, coraz bardziej wzrastała i pomnażała się gorliwość w głoszeniu i w nauczaniu wiary katolickiej na cześć i chwałę wszechmocnego Boga i rodzicielki Jego Najświętszej Panny Maryi. Chociaż Studium Generale Piastów nie przeżyło swego założyciela i nie rozpoczęło stałej działalności do roku 1400, kiedy ponownej jego fundacji dokonał władca z dynastii Jagiellonów, Uniwersytet Krakowski może sobie słusznie rościć prawo do drugiego miejsca po Pradze na liście najstarszych ośrodków naukowych w Europie Środkowej. Ponadto Kongres Krakowski jest mniej godny uwagi ze względu na wagę samego wydarzenia niż ze względu na swe przyszłe znaczenie. Okazją do jego zwołania stała się wizyta Piotra de Lusignan, króla Cypru, który objeżdżał wówczas dwory Europy, organizując kolejną wyprawę krzyżową. W maju był w Reims. Gdzie wziął udział w uroczystościach koronacji króla francuskiego Karola Mądrego, a następnie przybył do Pragi, aby zabrać ze sobą do Krakowa nowo wybranego cesarza Karola Luksemburskiego wraz z jego synem Wacławem Czeskim. Tu powitali go gospodarz Kazimierz, król polski, Ludwik, król węgierski, Waldemar, król duński oraz książęta odto książę bawarski. Ziemowit książę Mazowiecki, Bolko książę Świdnicki, Władysław książę Opolski i Bogusław książę Słupski. Czas spędzali na turniejowych potyczkach, uczestniczyli w słynnym bankiecie u Mikołaja Wierzynka na miejskim rynku, a także od czasu do czasu rozmawiali o planowanej wyprawie krzyżowej. Rzeczą najbardziej nieoczekiwaną wydać się może fakt, że cały przebieg wydarzeń opisał jeden z czołowych poetów epoki, Francis Guillaume de Marchaux. Pozostawał on w służbie Jana Luksemburskiego od ponad trzydziestu lat. Znał dobrze Europę Wschodnią. W roku 1335 wraz ze swym panem odwiedził Kraków w drodze powrotnej z Wyszehradu. Chociaż wbrew przypuszczeniom niektórych historyków nie towarzyszył Piotrowi de Lusignan na kongresie w Krakowie scenerię wydarzeń przedstawił na podstawie wiadomości z pierwszej ręki. I potem wyjechali z Pragi, więc powiem, kędy pojechali. Przez Czechy konie swe pognali przez trzy dni, potem podążyli na Wrocław, potem do Legnicy i do Nysztatu, do Świdnicy, Kosten, Kalisza, Bytomia, Głogowa i poprzez Passawę. Stamtąd przybyli do Krakowa, gdzie władców owych już zastali, którzy im wyszli na spotkanie z wielką radością ich witając. Kiedy już wtedy ich przyjęto, uczczono, ugoszczono nieco chlebem i winem, wszelkim jadłem, drobiem, pieczystem, też wszelakim rybami oraz innym mięsem, głupcem jest wielkim ten, kto żąda, czego się żądać nie powinno. By się żałować nie musiało, tak ich wspaniale ugoszczono. W czasie dyskusji na temat krucjaty król Cypru musiał wysłuchać długiego szeregu świątobliwych zapewnień najpierw z ust nowo wybranego cesarza, później od króla węgierskiego, wreszcie od samego Kazimierza. Potem wystąpił polski król, który ma Kraków w swym władaniu. I przyrzekł, że z pomocą przyjdzie, ilekroć będzie miał sposobność dopomóc w świętej tej wyprawie. Z gorącą chęcią z głębi serca. I wszyscy władcy, co tam byli, ci ślubowali, ci przysięgli, że chętnie w dziele tym pomogą i co w ich mocy to uczynią. Ale gdy przyszło do turnieju, król Piotr był niepokonany. A potem Moc skruszono kopii, bo chcieli go uhonorować kruszeniem kopii i turniejem. Więc, krótko mówiąc, był tam turniej, a cesarz także, zdaje mi się, szedł w szranki z innymi królami, co byli świetnie wystrojeni. Lecz go pokonał obcy król, co lepiej znał wojenne dzieło. Potem, otrzymawszy dary oraz pełne czci i uprzejme życzenia, Zwycięski zawodnik opuścił Kraków, udając się do wiednia. Otóż jedzieł w król cypru, nie stroił on się w sukna i pru, ale we złote Adamaszki. Nie zaprzestawał, nie żałował, ale w swym dziele nie ustawał. I tylko dążył wciąż śladami Panów po świecie i ich szukał, aby ich pomoc móc uprosić. Tyle się błąkał przez dni swoje, przez zimna, Żary i przez lody do wiednia przybył nad Dunajem dziesięć dni jazdy od Krakowa. O powszechnej krucjacie nie było mowy. Piotr de Lusignan powrócił do Wenecji i na Cypr. Przeżył niespodziewane zdobycie Aleksandrii, na którą chrześcijanie zawzięli się nie mniej niż Turcy i wkrótce potem umarł. Dla reszty Europy. Kongres w Krakowie był mglistym, szybko zapomnianym epizodem. Dla Polski natomiast był to skromny debiut na scenie dyplomacji międzynarodowej. Pod koniec życia Kazimierz poniósł porażkę w jednej tylko sprawie. Jako król i władca odnosił wybitne sukcesy. Jako ojciec narodu cieszył się powszechną miłością, ale jako dynastie brak mu było odpowiedniego dziedzica. Mogłoby się to wydać dziwne, skoro miał kolejno trzy legalne małżonki, jedną żonę bigamiczną i co najmniej dwie stałe kochanki. Miał też kilka córek i trzech synów. Jego pierwsza żona, Litwinka Aldona, umarła młodo w roku 1339. Drugą żonę, Adelaidę Heską, król poślubił dopiero po dwukrotnie zerwanych zaręczynach i wkrótce potem porzucił dla Krystyny Rokiczańskiej czeszki z Pragi, którą poślubił w 1357 roku potajemnie, wbrew wszelkim regułom, w opactwie w Tyńcu. Trzecią żonę, Jadwigę z Żagania, poślubił w roku 1365 na podstawie sfałszowanej dyspensy papieskiej. Testament króla wspomina o dzieciach, które miał z kobietą o imieniu Cudla. Krążyły też uporczywe pogłoski o romantycznym związku władcy z żydówką imieniem Estera kłopot z synami polegał na tym że król miał ich z kobietą która była formalnie żoną innego mężczyzny i wobec tego nie mógł wysuwać roszczeń do formalnego ojcostwa wobec tego dwoma pośrednimi kandydatami do sukcesji byli siostrzeniec króla Ludwik król węgierski oraz wnuk Kaśko książę słupski z formalnego punktu widzenia ich pretensje do tronu z tytułu sukcesji po miały mniejszą wagę niż roszczenia czy to Władysława Białego, księcia Gniewkowskiego, mnicha z Dijon w Burgundii, czy też Ziemowita III księcia Mazowieckiego. Kazimierz przez całe życie obawiał się sporu o sukcesję. Już w Wyszehradzie w wieku 29 lat zastrzegł sobie sukcesję Ludwika Węgierskiego lub jego braci na wypadek gdyby umarł nie zostawiając męskiego potomka umowa ta znalazła później potwierdzenie w podpisanym w 1355 roku w budzie bardziej szczegółowym traktacie ale potem król zaczął się zastanawiać na mocy każdego z jego testamentów Kaśko miało otrzymać księstwa sieradzkie łęczyckie kujawskie i dobrzyńskie czego widomym celem Miało być umocnienie jego pozycji na wypadek sporu z Ludwikiem. Gdy król Kazimierz umierał wczesnym rankiem 5 listopada 1370 roku, sprawa wciąż jeszcze nie była załatwiona. Pogrzeb Kazimierza był wydarzeniem na miarę jego osiągnięć. W kilka dni po śmierci króla Ludwik Andegaweński przybył z Węgier aby poczynić przygotowania do własnej koronacji oraz wziąć udział w uroczystościach pogrzebowych. Na tych egzekwiach był taki porządek: naprzód szły cztery wozy, każdy w cztery piękne konie, a wszystko to, tak woźnice jak konie i wozy, były czarnym suknem przybrane i pokryte. Potem kroczyło czterdziestu rycerzy w pełnych zbrojach na koniach pokrytych suknem szkarłatnym. Następnie jedenastu niosło chorągwie tyluż księstw, dwunastu zaś chorągiew królestwa polskiego, a każdy miał tarczę ze znakiem, czyli herbem każdego księstwa. Za nimi jechał rycerz odziany w złocistą szatę królewską, na pięknym stępaku królewskim purpurą pokrytym, osobę zmarłego króla wyobrażający. Za nim szło parami procesjonalnie sześciu ludzi i niosło zapalone świece, z których dwie były zrobione z jednego kamienia wosku. Potem szły zgromadzenia zakonne i wszystkie osoby duchowne, ile ich było w mieście i na przedmieściach, śpiewając pieśni żałobne, a poprzedzając mary, pełne złotogłowia, sukna różnego i innych drogich materii które miały być między klasztory i kościoły rozdzielone. Na końcu postępował król Ludwik, arcybiskup, biskupi, książęta, panowie i wielka moc ludu obojej płci. Pomiędzy nimi zaś amarami szli dworzanie zmarłego króla w liczbie większej niż czterysta, wszyscy w czarną odzież przybrani i wszyscy z wielkim płaczem i jękiem. Nadto dwóch doświadczonych uczciwości ludzi było przeznaczonych do niesienia mis srebrnych napełnionych groszami z których to mis każdy kto swej ofiary nie składał brał ile chciał Inni znowu nieśli wory pełne groszów i gdy tylko taka misa się opróżniała w tej chwili napełniali ją znowu Z taką ceremonią i w takim porządku pochód doszedł do kościoła katedralnego w którym czcigodny ojciec, ksiądz biskup krakowski Florian, mszę celebrował. Zaś podczas tej mszy były złożone następujące ofiary: na wielkim ołtarzu złożono tym sposobem naprzód dwie drogocenne purpury, a drugim razem dwie sztuki drogiego sukna, jak i w innych kościołach, o czym było wyżej. Następnie urzędnicy zmarłego króla, każdy podług swej służby, Złożyli na ołtarzu naczynia, którymi zarządzali. A więc naprzód komornik Świętosław i podskarbi podali na ołtarz misy srebrne z ręcznikami i obrusami. Potem stolnik przedbor z podstolim złożyli cztery wielkie półmiski srebrne. Potem cześniki i podczaszy dzbany i kubki srebrne. Potem podkomorzy, czyli marszałek, przyprowadził najlepszego z koni królewskich pod koniuszy zbrojnego rycerza w królewskie szaty odzianego na dzielnym a bardzo przez króla lubianym stępaku królewskim po złożeniu tych ofiar gdy zaczęto podług zwyczaju w takich wypadkach kruszyć chorągiew powstał taki krzyk żałosny taki płacz i jęk wszystkich obojga płci obecnych w kościele krakowskim że od tego płaczu i jęku wszyscy, osoby możne i niskie, starzy i młodzi, ledwo się utulić mogli. I nie dziw. Obawiali się bowiem, aby ze śmiercią króla pokój miłującego nie znikł ten pokój, do którego za jego życia przywykli. Największy z piastów leżał w grobie, ale piastowie jeszcze nie zginęli. I pozostawało delikatne pytanie, kto i w jaki sposób ich wydziedziczy. Podkanclerzy króla Janko Szczarnkowa, autor opisu jego pogrzebu, aktywnie uczestniczył w intrygach przeciwko sukcesji Andygaweńskiej. Wykradł z grobu Kazimierza królewskie insygnia na przyszły użytek Władysława Białego, a następnie dopuścił się wykrycia spisku i został wygnany z kraju. Później powrócił do kapituły gnieźnieńskiej, gdzie pisał swe kroniki, broniąc własnych uczynków oraz poczynań dynastii, której służył. Utraciwszy swą królewską godność, piastowie odgrywali już tylko szybko malejącą rolę w życiu królestwa. Kaśko, książę słupski, umarł w 1377 roku, wcześniej niż Ludwik Węgierski, po którym miał objąć tron. Władysław Biały zmarł w 1388 roku w swym zaciszu w Burgundii. Ziemowit III nadal władał lennym księstwem mazowieckim. Jego następcy utrzymali Bels do roku 1462, Płock do roku 1495 oraz do śmierci w roku 1526 ostatniego z ich linii księcia Janusza III utrzymali Warszawę zgermanizowani piastowie śląscy ostatecznie zerwali swe pierwotne związki z Polską jako wasale Czech a następnie Habsburgów zostali wciągnięci w orbitę polityki Pragi i Wiednia i patronowali rozbiciu swego dziedzictwa na jeszcze mniejsze i bardziej pozbawione znaczenia odłamki w Oels Oleśnicy Utrzymali się do roku 1492, w Zagan, w Żaganiu, do roku 1504, w Opeln, Opolu, do roku 1532, w Teszen, w Cieszynie, do roku 1625. Ostateczny kres dynastii panujących piastów nadszedł w roku 1675. Wraz ze śmiercią księcia Georga Wilhelma von Lignitz, Brig und wolał, księcia Legnicy, Brzegu i Wołowa. Od tego czasu imię piasta oznaczało w Polsce już tylko pradawną legendę. Używano go jako politycznej etykietki podczas królewskich elekcji, obdarzając nią każdego kandydata, który mógł dowieść swego polskiego pochodzenia. Poza tym nie ono ze sobą żadnych istotnych konotacji. Wreszcie, w latach 80. XVIII wieku przywrócił je do życia historyk biskup Naruszewicz, nadając je pradawnej dynastii Polan, która wywodziła swoje pochodzenie od piasta, ale sama nigdy tego imienia nie używała. I w tym właśnie znaczeniu używa się go do dziś. Pod pewnymi względami Piastowskiej Polsce zabrakło oryginalności. Jak wiele średniowiecznych księstw, była w gruncie rzeczy miniaturową kopią owych większych królestw Zachodu, które starała się tak gorliwie naśladować. Jej horyzonty określone były przede wszystkim przez działania wyższego duchowieństwa i książąt, którzy żyjącemu w izolacji, zacofanemu ludowi, starali się narzucić system wartości chrześcijańskiego społeczeństwa. Jednakże na dłuższą metę, ich misja zakończyła się powodzeniem. Zostały położone solidne fundamenty. Po krótkim intermedium andegaweńskim, Królestwo Polskie było gotowe do podjęcia dzieła tworzenia jednej z najbardziej oryginalnych, wczesnych cywilizacji współczesnej Europy. Cywilizacji, która w Unii z Litwą miała rozciągnąć się od morza do morza i przetrwać przez ponad 400 lat. Rozdział czwarty Ande Gawenowie Związek z Węgrami 1370-1386 Postępowanie wielkich dynastii panujących w średniowiecznej Europie można porównać jedynie z postępowaniem współczesnych wielonarodościowych spółek akcyjnych. Wyłoniwszy się z mroków odległych prowincjonalnych zakątków Francji lub Niemiec, Rody Oddewilów, Hohenstaufów, Luksemburgów, Andegawenów, Habsburgów czy Bourbonów stopniowo rozciągały swoje macki na najdalsze zakamarki kontynentu. Zręcznie używając sztuki wojennej, dyplomacji, mariaży i pieniędzy, oraz umiejętnie lokując własne kapitały, ich członkowie zdobywali i porzucali ziemię, trony i tytuły z tym samym bezbłędnym wyczuciem własnej korzyści. Jakim dziś wielkie imperia interesu kierują się w operowaniu akcjami, aktywami i działalnością spółek. Podejmowane przez nich działania wykraczały poza granice władzy politycznej i zazwyczaj mogli oni pozwolić sobie na to, aby bezkarnie lekceważyć protesty lokalnych władców i rywali. Żadne z tych dynastycznych przedsięwzięć tamtych czasów nie było zakrojone na równie szeroką skalę jak te, które podejmował Rud. Andy Gawenów. Jedna z gałęzi tego rodu zdobyła wybitną pozycję w roku 1154 dzięki wstąpieniu Henryka Plantageneta, hrabiego Anjou, na tron Anglii. Jako Henryk II został on ojcem Ryszarda Lwie-Serce i Jana Bez Ziemi oraz protoplastą wszystkich królów Anglii na następujące 250 lat. Początek ich najbardziej efektownych przedsięwzięć nastąpił jednak w roku 1265, kiedy to Karol Andegaweński, brat świętego Ludwika, wyruszył z Francji na podbój Sycylii. Dzięki poparciu papieża, druga gałąź rodu Andegawenów zdołała nie tylko zająć tron na Polu, ale także po upadku królestwa na Sycylii zdobyć pozycję elekcyjnych królów Węgier. Stamtąd zaś Dzięki zawiłościom dyplomacji i powiązań z tytułu dziedzictwa, Andegawenowie znaleźli się zaledwie o krok od sąsiedniego Królestwa Polskiego. Przypadkiem ich związki z Polską trwały niecałe 20 lat. W dziejach dynastii był to zaledwie drobny epizod o przejściowym znaczeniu. Natomiast w dziejach ich polskich i węgierskich poddanych stał się zaczątkiem związku, który miał przetrwać o wiele dłużej. Niż pamięć o wszelkich dynastycznych machinacjach. Inwazja Madjarów w X wieku całkowicie zmieniła oblicze Europy Środkowej. Byli oni ostatnimi koczownikami przybyłymi ze wschodu i nie łączyło ich najmniejsze pokrewieństwo z żadnym z ludów, pośród których osiedli. Przybyli z serca stepów pontu, ale ich głębsze korzenie sięgały odległych obszarów Azji Środkowej. Ich Aglutynacyjny język, należący do rodziny języków ugrofińskich, był zupełnie niezrozumiały dla wszystkich ich sąsiadów. W roku 907 siedem plemion pod wodzą wojownika Arpada opanowało niziny leżące między Cisą a Dunajem. Przez następne pięćdziesiąt lat, aż do klęski pod Lechem, poniesionej z rąk Ottona Wielkiego, żyli z wypraw łupieszczych, wdzierając się co roku w głąb krajów zachodnich. W latach 915, 924 i 933 znaleźli się w Saksonii. W latach 921 i 947 w Toskanii. W latach 924 i 951 w Prowansji i Akwitanii. W roku 926 zaś w Burgundii. W 937 trasa jednej z ich najbardziej awanturniczych wypraw Zarysowała się szerokim łukiem wiodącym przez Moguncję, Orlean i Rzym. Jednakże, poniósłszy klęskę, zwrócili się ku bardziej osiadłemu życiu. Obszar ich osadnictwa rozciągał się od niemieckich Esterreich, czyli Marchi Wschodniej, z jednej strony, po Alpy Siedmiogrodzkie z drugiej. Podbite przez nich tereny rozciągały się od łańcucha Karpat na północy po wybrzeże Adriatyku na południu. Zajmowany przez nich obszar wcinął się w sam środek terenów wcześniejszego osadnictwa słowiańskiego, wchłaniając szereg słowiańskich ludów, jak Słowacy i Chorwaci, i dopełniając oddzielenia Słowian zachodnich od południowych. Mimo odmiennych początków, dalsze dzieje Madziarów były zadziwiająco podobne do dziejów Polaków. Przyjęli chrześcijaństwo rzymskie w tym samym czasie i pod tymi samymi auspicjami. Koronacja Stefana I w Estergom, Granne, w 1001 roku oraz utworzenie metropolii węgierskiej zbiegły się niemal dokładnie z analogicznymi wydarzeniami, które kilka tygodni wcześniej miały miejsce w Gnieźnie. Od tego czasu zarówno Węgry, jak i Polska stały się najdalej wysuniętymi na wschód przyczółkami kościoła rzymskiego – z jednakową gorliwością deklarując swą rolę bliźniaczych twierdz ante murale christianitatis, czyli przedmurze chrześcijaństwa. Oba kraje łączyły równie ambiwalentne stosunki z cesarzem niemieckim, który był dla nich to władcą, to wrogiem, to znów sprzymierzeńcem. Oba rozrosły się w wielonarodowościowe królestwa, w których rodzime kultury poszczególnych narodów Podporządkowano łacińskiej kulturze kościoła i państwa. Chociaż korona węgierska nie rozpadła się na oddzielne księstwa w tym samym stopniu co pierwsze królestwo polskie, rozdzierały ją takie same spory dynastyczne, bunty pogan i najazdy z zewnątrz. Władza centralna była nieodmiennie słaba, zaś siły odśrodkowe w poszczególnych regionach nieodmiennie silne. W XIII wieku Kolonizacja niemiecka na Słowacji i w Siedmiogrodzie przebiegała tak samo jak ruch kolonizacyjny na Śląsku, na Pomorzu i w Prusach. W 1224 roku Niemcom z Siedmiogrodu, dzieciom zaczarowanego flecisty z Hamelin, z ośrodkiem w Hermannstadt, Seben, przyznano lokalną autonomię. Według legendy, miasto Hamelin w Westfalii Zostało w 1284 roku dotknięte plagą szczurów. Pewnego dnia pojawił się w mieście tajemniczy flecista, który zaproponował władzom miejskim, że uwolni miasto od szczurów za umówioną opłatą. Ojcowie miasta wyrazili zgodę. Zaczarowany flecista wyprowadził szczury, ale zapłaty nie otrzymał. Następnego dnia znów się pojawił i zagrał na swym flecie. Na dźwięk muzyki Ruszyły za nim wszystkie dzieci. Flecista wyprowadził je do siedmiogrodu, gdzie założyły niemiecką kolonię. Norman Davis, Boże Igrzysko. Taśma czwarta, koniec ścieżki drugiej. Norman Davis. Boże Igrzysko. Taśma piąta. Ścieżka pierwsza. Dwa lata wcześniej, na mocy złotej bulli, Andrzej II przyznał rozległe przywileje wysoko urodzonej szlachcie, prawo zgłaszania skargi, zażaleń podczas zgromadzeń szlachty oraz przeciwstawiania się królowi w razie łamania przez niego prawa. Wolność od aresztowania i konfiskaty dóbr bez sądu szlacheckiego oraz zwolnienie od podatków, na które nie wyrażą zgody. Były to przywileje, o które szlachta polska miała gorliwie zabiegać w okresie rządów Andygawenów. Co zaś najważniejsze, oprócz niekwestionowanej wspólnej granicy wzdłuż Karpat, Polacy i Węgrzy mieli także wspólnych wrogów Cesarstwo Niemieckie i Czechy na zachodzie kościół prawosławny, mołdawian i wołochów, a wreszcie Turków i Mongołów na wschodzie. Niewiele było punktów spornych, wiele natomiast uzasadnionych powodów do wzajemnego porozumienia. Po kryzysach spowodowanych katastrofalnym najazdem Tatarów w roku 1241 oraz wygaśnięciem dynastii Arpadów w 1301 roku Andegawenowie odwrócili losy Królestwa Węgierskiego. Drogę, jaką boczna linia francuskich kapetyngów dotarła przez Królestwo Neapolu do Budy, można prześledzić jedynie badając kręte ścieżki polityki papieskiej. Nie wiodło się im jednak z tego powodu ani trochę mniej szczęśliwie. Karol Robert, Karober, Andegaweniski, syn Karola I Martela, króla Neapolu, Został wybrany królem Węgier w roku 1308 i panował przez 34 lata. Jego syn Ludwik Andegaweński 1326-82, znany w historii Węgier jako Lajosz Wielki, w historii Polski zaś jako Ludwik Węgierski, cieszył się jeszcze dłuższym panowaniem i jeszcze większą sławą. Posiadając najcenniejsze kopalnie złota w Europie oraz pomoc ze strony zreformowanej i skutecznej w działaniu administracji, mógł sobie pozwolić na budowanie imperium. Jego ambicje nie miały granic. W 1348 roku nazywał się już m.in. królem Jerozolimy oraz królem Sycylii, wyprawie której celem miało być odebranie na Rozpustnej dalekiej kuzynce Joannie zapobiegł jedynie wybuch czarnej zarazy. Po serii wojen przeciwko Republice Weneckiej odzyskał wybrzeże Dalmacji i Raguse, czyli Dubrownik. Na wschodzie umocnił swą pozycję suzerena w stosunku do Bośni, północnej Serbii, wschodniej Bułgarii, Mołdawii i Wołoszczyzny. Gdy w roku 1370 Rozpoczął rządy w Polsce, obejmując tron po śmierci Kazimierza Wielkiego, był władcą największego kompleksu politycznego XIV-wiecznej Europy. Powiedzenie, że Ludwik Andegawieński został obrany królem Polski, raczej nie oddaje sedna sprawy. Bardziej odpowiadałoby rzeczywistości stwierdzenie, że Królestwo Polskie zostało dołączone do włości Ludwika Andegaweńskiego. Jego kandydaturę do polskiego tronu zatwierdzono z tej prostej przyczyny, że jego prywatna polityka dynastyczna była całkowicie zgodna z interesami polskich możnowładców. Interesy narodowe niezbyt się liczyły. Po koronacji w Krakowie Ludwik z rzadka odwiedzał Polskę. Rządził przez regentów. Obóz zwolenników Andegawenów Skupiał się wokół głównych rodów szlacheckich małopolski, tęczyńskich, melsztyńskich, tarnowskich, kurozwęckich. Byli oni dość zadowoleni z istniejącej sytuacji, która oznaczała pozostawienie ich samym sobie w stopniu, jaki byłby nie do pomyślenia za czasów Kazimierza Wielkiego. Natomiast opozycja skupiła się wokół byłych ministrów Zmarłego Króla, arcybiskupa Jarosława, Kanclerza Janusza Suchy Wilka czy podkanclerzego koronnego Janka Szczarnkowa, i obejmowała można władców Wielkopolski i Kujaw. Byli oni gotowi intrygować na rzecz piastów i bardzo prędko zaczęli się odwoływać do metody zbrojnego oporu. Starcia powtarzały się przez cały okres panowania Ludwika, ostatni spośród wielkich wojowników Wielkopolski. Bartosz z Odolanowa nie ustąpił z pola aż do roku 1382 roku śmierci Ludwika. Regentom nie przypadły w udziale łatwe rządy. Najpierw funkcję tę sprawowała matka króla, Polka Elżbieta Łokietkówna, która wycofała się w 1376 roku po krwawym starciu między jej węgierską strażą a polskim garnizonem w Krakowie. Drugi z kolei regent, Władysław, książę opolski, wytrwał na stanowisku przez pięć lat. Trzeci, Zawisza Skurozwęg, miał rządzić z pomocą kwadrum wiratu możnowładców. Nie udało mu się jednak narzucić im swego autorytetu. Kolejni regenci, córka króla Maria i jej małżonek Zygmunt Luksemburski, książę Brandenburski, nie zdołali nawet rozpocząć rządów przed końcem panowania Ludwika. Opór można władców. Ludwik leczył tym samym lekarstwem, które wcześniej skutecznie przepisywał na Węgrzech. Nie troszcząc się zbytnio o losy królestwa, przekupywał ich rozległymi przywilejami prawnymi i społecznymi. W roku 1351 uspokoił magnatów na Węgrzech, zatwierdzając prawo majoratu które zapobiegało rozdrabnianiu wielkich majątków. Obecnie szykował się w Polsce do jeszcze dalej idących ustępstw. W zimie 1373 na czwarty rok wezwał przedstawicieli Polski do swej rezydencji na Słowacji i po wielu targach 17 września 1374 roku wydał ostatecznie słynny statut koszycki potwierdzając wszystkie dawniejsze prawa i immunitety nadane szlachcie przez polskich piastów, zwłaszcza zaś autonomię poszczególnych prowincji, Ludwik ograniczył wszelkie formy świadczeń i zobowiązań ze strony szlachty do zaledwie trzech kategorii. Po pierwsze szlachta miała płacić poradlne, czyli podatek od gruntów, w ustalonej wysokości dwóch groszy od każdego łanu ziemi, będącej własnością prywatną, uprawianej przez chłopów. Po drugie, była zobowiązana do bezpłatnej służby wojskowej w czasie wojennych działań obronnych w obrębie granic królestwa. I wreszcie, na szlachtę nakładano obowiązek utrzymywania i naprawy własnych zamków i fortyfikacji. Rozszerzono przywileje miast. Kraków otrzymał prawo składu, co pozwalało miejscowym kupcom na sprawowanie kontroli nad całym przywozem towarów do miasta. Ponadto Ludwik rozpoczął realizację szeroko zakrojonego programu restytucji, czyli systematycznego ponownego rozdziału ziem koronnych bezprawnie przywłaszczonych przez szlachtę po ich niedawnym zdobyciu przez Kazimierza Wielkiego. W obliczu takiej hojności żaden można władca. Nie mógł trwać w oporze. Jedyny dłuższy pobyt Ludwika w Polsce w latach 1376-77 nastąpił w związku z wybuchem zamieszek na Rusi Czerwonej. Prowincję tę król uważał za odrębne królestwo, gdzie interesy Węgier nie ustępowały interesom Polski. Na początku swego panowania powierzył rządy na Rusi Władysławowi, księciu Opolskiemu. I eksperyment ten powiódł się znakomicie. Założono osady niemieckich kolonistów. Zapewniono przywileje dla miast Lwowa, Rzeszowa, Jarosławia, Krosna, Sanoka. Popierano handel z obszarami w rejonie Morza Czarnego. W 1375 roku w Haliczu założono arcybiskupstwo rzymskokatolickie, rzucając w ten sposób wyzwanie, supremację religii prawosławnej. Potem w roku 1376 z lasów na wschodzie wyłoniły się nieoczekiwanie wojska litewskie pod dowództwem synów Gedymina, Kiejstuta i Lubarta i spustoszyły całą prowincję. Wzięto w niewolę tysiące jeńców. Zanim Keistut zawrócił w stronę domu, dotarł aż do bram Krakowa. Ludwik osobiście stanął na czele akcji odwetowej. W 1377 roku armia polsko-węgierska przekroczyła granicę Litwy. Zajęto ziemię hełmską i belską, które zostały przyłączone do Rusi Czerwonej. Władysław Opolski został usunięty i przeniesiony do Krakowa, skąd miał sprawować rządy nad wszystkimi ziemiami polskimi. Rządy na Rusi Czerwonej Przekazano w ręce zarządców węgierskich. We wszystkich swych politycznych poczynaniach Ludwik kierował się przede wszystkim troską o sukcesję andegaweńską. Przeżyły dwie z jego córek, nie doczekał się jednak syna. W 1374 roku w koszycach uzyskał od polskich możnowładców obietnicę, że jedna z córek obejmie po nim sukcesję w Polsce. Ale ogłoszona przez niego w roku 1382 jednostronna nominacja Marii jako regentki robiła wrażenie szytej grubymi nićmi próby zapewnienia sobie prawa pierwokupu. Posunięcie to oburzyło większość polskich możnowładców tak dalece, jak dalece rozgniewało Madziarów. Wojna domowa zaczęła dojrzewać, jeszcze zanim nieoczekiwana śmierć króla wyzwoliła otwarty konflikt. W Wielkopolsce jedno ze stronnictw ponaglało męża Marii Luksemburga, aby bez dalszej zwłoki przejął tron. Drugie stronnictwo na zjeździe szlachty w Sieradzu obrało królem piasta Ziemowita, Księcia Mazowieckiego. Ugrupowanie trzecie, skupione wokół możnowładców Małopolski, opowiedziało się za kompromisem. Po wielu kłótniach zgodzono się na kandydaturę. Młodszej siostry Marii Hedwig, która była zaręczona z księciem austriackim Wilhelmem von Habsburgiem. Podczas drugiego zjazdu w Sieradzu pod koniec 1383 roku rzecznik kompromisu, Jaśko Stęczyna, kasztelan wojnicki, przekonał swych oponentów, aby ustąpili. Hedwig miała zostać wybrana królową Polski. Pod warunkiem zerwania Unii z Węgrami. Układ został przypieczętowany, zaproszenie wysłane i przyjęte. Na przestrzeni 1384 roku rozczarowani kontrkandydaci nawzajem doszczętnie się wyniszczyli. Po wielu krwawych starciach, mała księżniczka Andegaweńska, która liczyła sobie wówczas 10 lat i 7 miesięcy, została 15 października. Ukoronowana w Krakowie jako królowa Jadwiga. Ostatecznie nie podniósł się przeciwko niej ani jeden głos. Historycy muszą sobie zadawać pytanie, czy starania Ludwika ostatecznie się opłaciły. Z pewnością oddał w zastaw szczęście swoich córek w zamian za niepewną przyszłość. Utrzymanie wystawionego na liczne zagrożenia stanu posiadania jego rodziny zależałoby oczywiście w takiej samej mierze od mężów jego córek, jak i od nich samych, a jedna z nich w ogóle nie była jeszcze zamężna. Takie były jednak niepisane reguły tamtych czasów. Ludwik był silnym dynastą, lecz partię dynastyczną musiał rozgrywać słabymi kartami. Żaden sukces nie był w stanie zrównoważyć klęski, jaką był brak męskiego potomka. W gruncie rzeczy jednak Polska była zaledwie jedną z jego licznych posiadłości i odrobina zamieszania w tym kraju nie oznaczała jeszcze ostatecznej katastrofy. Jeśli zaś chodzi o względy konstytucyjne, można by utrzymywać, że celem statutu koszyckiego było jedynie zyskanie na czasie. Rozwój silnej władzy wykonawczej oraz mocnego aparatu finansowego i wojskowego na wzór modelu węgierskiego zrównoważyłby niewątpliwie owe wczesne ustępstwa i zapewnił królowi dogodną pozycję dla odzyskania własnych prerogatyw. I tak właśnie prawdopodobnie wyglądał plan Ludwika. W każdym razie śmierć przeszkodziła mu w jego realizacji. Węgierska korona św. Stefana. Przeszła w ręce dynastii luksemburskiej. Korona polska, a także los dynastii andegaweńskiej, spoczęła na kruchych skroniach Jadwigi. Dla Polski krótkie panowanie Ludwika miało znaczenie decydujące. Przywileje, jakie nadał, nie traciły ważności z chwilą jego śmierci. Oddały one inicjatywę polityczną w ręce szlachty w chwili, gdy zaczynało krzepnąć spoiwo struktur społecznych i państwowych. Stanęły na przeszkodzie działaniom wszystkich kolejnych królów i stworzyły fundamenty długiej tradycji. W wiekach XVI, XVII i XVIII, gdy Królestwo Węgierskie dawno już utraciło niepodległość, polskie przywileje w węgierskim stylu trwały w stanie nienaruszonym. W owych późniejszych stuleciach Związki Polski z Węgrami nadal pozostawały bliskie. Zapanowania dynastii Jagiellonów, przymierze z Węgrami było jednym z fundamentów polityki zagranicznej. W latach 1440-44, a następnie 1490-1516 książęta polscy byli obierani na tron Węgier. W latach 1576 86. Książę węgierski zasiadający na tronie polskim odniósł jako władca największe sukcesy na przestrzeni dziejów Polski. Wspólne obawy sprzyjały wspólnocie postaw. Żywe sympatie oraz kontakty osobiste utrzymywały się nawet wtedy, gdy niemożliwa stawała się współpraca polityczna. Rozbiory Polski stały się odbiciem wcześniejszych losów Węgier. Częściowemu odrodzeniu się Węgier po powstaniu państwa dualistycznego w 1867 roku odpowiadało częściowe odrodzenie się Polski na terenie Galicji. W XIX wieku dwa podobne do siebie ruchy narodowe wyrosły z zasadniczo podobnych do siebie dziejów, dając początek wzajemnej przyjaźni, będącej czymś unikalnym wśród antagonistycznych narodowości. Tej części świata. W XX wieku dwie niepodległe republiki, wtłoczone między Niemców a Rosję, stały się świadkami równoległych wydarzeń. Nawet w komunistycznej Europie Wschodniej dwie bratnie partie przejawiają rzadkie oznaki prawdziwego braterstwa. Do dziś dnia każdy niemal mieszkaniec Krakowa i Budapesztu potrafi zacytować po polsku lub po węgiersku starą Rymowankę. Węgier Polak, dwa bratanki, tak do szabli, jak do szklanki Modior Eszlęgiel ju Brat, Kordal, Szpochar, köst, Egront. Rozdział piąty Jagielonowie. Unia z Litwą 1386-1572. Litwini poczytywali sobie za powód do dumy to, że byli ostatnim pogańskim ludem w Europie. W wiekach XIII i XIV, kiedy wszyscy ich nadbałtyccy sąsiedzi, Prusowie i Jadźwingowie, Sudowianie na południu oraz Łotysze, Finowie i Estończycy na północy zostali już nawróceni na chrześcijaństwo, oni wciąż jeszcze się opierali. Co więcej, za panowania wielkiego księcia Gedymina, około 1275-1341, kosztem swych chrześcijańskich sąsiadów zbudowali potężne państwo ogromnych rozmiarów. Ponieważ zakon krzyżacki bronił im dostępu do Morza Bałtyckiego, ich energia zwróciła się od etnicznych obszarów położonych między Niemnem i Dźwiną w kierunku na południe i wschód. Tu nie spotykali się ze zbyt silnym oporem. Księstwa ruskie położone na drodze ich ekspansji były zdemoralizowane przez tatarskie jarzmo. Samo zaś imperium mongolskie stale się kurczyło. Stuletni okres najazdów, wznoszenia zamków obronnych i zbierania trybutów przyniósł zdumiewające rezultaty. Rusią Czerwoną podzielono się z Polską w 1349 roku. W 1362, w wyniku bitwy nad Sinymi Wodami w zakolu Dniepru, syn Giedymina, Olgiert, ostatecznie rozbił tatarską potęgę. Kijów został zdobyty w roku 1363, Połock w roku 1375, Smoleńsk w 1403. W latach 70. XIV wieku kiedy Ludwik Węgierski rządził w Polsce i na Węgrzech, Litwa mogła już rywalizować z Imperium Andegaweńskim. Ośrodkiem władzy centralnej była starodawna stolica Wilnius, a w państwie dominowała elita pogańskich wojowników, którzy swoje życie i majątki uważali za absolutne patrymonium księcia. Kraj zamieszkiwali głównie Słowianie Wschodni, wyznający prawosławie. Językiem oficjalnym był język ruski, odmiana zwana dziś staro-białoruskim. Tak wielkie sukcesy miały jednak oczywiste strony ujemne. Jak w przypadku wszystkich pierwotnych państw zjednoczonych na drodze podbojów, imperiów Kanuta Wielkiego, Ruryka czy Dżingischana, czy choćby Bolesława Chrobrego, istniało bardzo realne niebezpieczeństwo, że litwa rozpadnie się równie szybko jak powstała. Była jak kopiec z kamieni, rzuconych na niegościnną równinę i nie połączonych ze sobą żadną zaprawą. Aby go zburzyć wystarczyło buntu poddanych, waśni wodzów czy najazdu sąsiadów. Litwa dumna i ufna w opiekę Boga piorunów perkuna była w gruncie rzeczy samotna i wystawiona na niebezpieczeństwo. Jogaila, czyli po prostu Jagielło, a po łacinie Jagiellonus około 1351-1434 wstąpił na tron litewski w kwiecie wieku jako 26-letni mężczyzna. Dożył lat 83. Polaków nie wyróżniał spośród swych sąsiadów, nie darzył ich szczególną miłością. I w swym pogańskim umyśle uważał za sługi niemieckiego boga. Zanim wstąpił na tron polski, zastępy jego najeźdźców i awanturników regularnie przekraczały granice, uprowadzając jeńców i unosząc łupy. Na zachodnim horyzoncie zbierały się jednak nieuchronnie katolickie chmury. Konsolidacja Polski pod rządami Kazimierza Wielkiego zbiegała się z nieustępliwym naporem państwa krzyżackiego, którego wielki mistrz Winrich von Kniprode 1352 82 z najwyższą gorliwością wypełniał swe zadania. Pobiwszy Litwinów w 1370 w bitwie pod Rudawą rozpoczął kolonizację na odludziach żmudzi. W 1339 roku papież dał mu pełną swobodę w nawracaniu Litwinów, i wielki mistrz. Nie ukrywałby najmniej swych zamiarów potraktowania ich w taki sam sposób, w jaki potraktowano Prusów. Jogaila nie był w stanie powstrzymywać naporu dwóch katolickich potęg naraz. Zdawał sobie sprawę, że na dłuższą metę pozostanie mu jedynie wybór sposobu nawrócenia, a sposobem najmniej przyjemnym byłoby nawracać się pod groźbą krzyżackiego miecza. Chrześcijaństwo nadchodziło, jeśli nie w ten sposób, to winny. Ku przyjaźni z Polską skłaniało go zatem chłodne wyrachowanie w kwestii racji stanu. Wiedział niewątpliwie o przymierzu, które jego dziad zawarł z łokietkiem i które przyniosło kilkudziesięcioletnie odroczenie wyroku na północy. Wiedział o małżeństwie swojej ciotki Aldony które za cenę 26 tysięcy polskich brańców zostało zaaranżowane w tym samym celu. Wiedział, co jest jego obowiązkiem. Perspektywa poślubienia węgierskiej księżniczki na wydaniu stanowiła dodatkową premię. Litewscy swaci podjęli pierwsze kroki w roku 1385, zaraz po przyjeździe Jadwigi do Krakowa. Zaproponowano unię małżeńską i polityczną. Był to moment decydujący w życiu obu narodów. Przez cztery długie pokolenia, na przestrzeni 186 lat, Jogaila i jego następcy kierowali Królestwem Polskim i Wielkim Księstwem, jak parą koni w jednym zaprzęgu. Patronowali epoce, w której elita litewska uległa polonizacji. Polacy natomiast włączyli się czynnie w życie swoich wschodnich sąsiadów. Polscy możnowładcy w Krakowie również mieli swoje powody. Po trzynastu latach rządów andegaweńskich, skoro już zdołali się wymknąć spod bezpośredniej kontroli rodzimego władcy, nie mieli ochoty ulec pierwszemu lepszemu, kto, poślubiając Jadwigę, miałby im narzucić swoją wolę. Odrzuciwszy kandydaturę starszej córki Ludwika Marii z powodu jej małżeństwa z Zygmuntem Luksemburskim, nie bardzo mogli zaakceptować. Aktualnego narzeczonego Jadwigi Wilhelma von Habsburga, księcia austriackiego. Z ich punktu widzenia związek z Litwą był o wiele bardziej interesujący. Jadwidze można było powiedzieć, aby robiła to, co do niej należy. Jej dziewczęce opory, a także opór ze strony Kościoła można było przełamać. 14 sierpnia 1385 roku. W krewie na Białorusi podpisano umowę, na mocy której polscy władcy, uzyskiwali zgodę jogaiły na szereg bardzo korzystnych posunięć. W zamian za rękę Jadwigi, książę litewski zgadzał się przyjąć chrzest, nawrócić wszystkich swoich poddanych na wiarę rzymsko-katolicką, uwolnić wszystkich więźniów i jeńców, których u siebie trzymał, podjąć wspólne działania przeciwko zakonowi krzyżackiemu oraz trwałą Unią połączyć Wielkie Księstwo Litewskie z Królestwem Polskim. Na podstawie tej umowy Wielkie Zgromadzenie Polskiego Możnowładztwa i Szlachty w Lublinie dokonało w lutym 1386 roku wyboru Jogaiły, którego znali jako Jagiełłę, na króla polskiego. Dla Jadwigi było to przeżycie bardzo bolesne. Miała 11 lat i praktycznie była zupełnie sama w obcym kraju. Kazano jej porzucić młodego człowieka, z którym była zaręczona od wczesnego dzieciństwa, i poślubić Poganina, starego kawalera, przeszło trzy razy starszego od niej, z którym nawet nie mogła się porozumieć. Była inteligentna, ładna, wykształcona, uzdolniona muzycznie. I zupełnie bezbronna. Po jej samotnej koronacji na wzgórzu wawelskim, która odbyła się 15 października 1384 roku, Habsburski książę przyjechał upomnieć się o swoją narzeczoną. Wśród niemieckiej ludności Krakowa zapanowała radość. Z miejskich lochów wypuszczono wszystkich więźniów. Radość ta nie trwała jednak długo. Jadwiga patrzyła, jak kasztelan krakowski wdarł się na zamek królewski, aby przepędzić nieszczęsnego Habsburga z kraju. Zwróciła się do matki, która nie chciała o niczym wiedzieć, i do arcybiskupa, który ją poinformował, że zaręczyny zostały unieważnione. Po tygodniach rozpaczliwych modłów poddała się nieuchronnemu losowi. 15 lutego 1386 roku. Jogaiłę pokropiono chrzcielną wodą i przemieniono w chrześcijańskiego księcia, nadając mu imię Władysław Ladislaus. Odtąd oficjalnie znany był jako Władysław Jagiełło. W trzy dni później odbył się ślub, w marcu zaś wspólna koronacja. Nic dziwnego, że potraktowana w ten sposób Jadwiga. Zwróciła się ku życiu w chrześcijańskim miłosierdziu. Pogardzała możnymi i kochała ubogich. Podarte szczątki peleryny, którą okryła ciało pewnego utopionego w rzece kotlarza, stały się chorą cechu kotlarzy. Odcisk stopy, którą oparła na kamieniu, aby oderwać od pantofelka złotą sprzączkę i dać ją ubogiemu kamieniarzowi. Zachowano dla potomności, wmurowując go w ścianę jednego z krakowskich kościołów. Gdy w 1399 roku Jadwiga poważnie zachorowała, zamek oblegali chłopi i mieszczanie, którzy znosili kurczęta, jagnięta i grzyby jako dary na intencję jej wyzdrowienia i klęczeli na bruku, modląc się za swoją królową. W ostatnich dniach życia Dziękowała Bogu za zwycięstwo odniesione nad Worsklą przez Tatarów nad polskimi i litewskimi możnowładcami, za upokorzenie ich dumy. Umarła 17 lipca 1399 roku w wieku 24 lat, pozostawiając cały swój osobisty majątek na wyposażenie Krakowskiej Akademii Uniwersytetu Jagiellońskiego. I tak interesom dwóch krajów służyły łzy i pokora nieszczęśliwej dziewczyny. Unia zawarta w Krewie uległa zerwaniu z chwilą śmierci Jadwigi, ale argumenty polityczne, które były jej inspiracją, nie straciły aktualności przez całą epokę Jagiellonów. Za każdym razem, gdy wyłaniały się poważniejsze trudności. Argumenty te stawały się przyczyną, dla której Unię Polsko-Litewską odnawiano na zasadach coraz ściślejszego zbliżenia obu krajów, poczynając od unii personalnej w latach 1385-86 owe wzajemne związki coraz bardziej się umacniały aż do roku 1569, kiedy to perspektywa wygaśnięcia dynastii stała się powodem stworzenia trwałej Unii Konstytucyjnej. Proces ten można w zasadzie porównać do wydarzeń, jakie w okresie późniejszym miały nastąpić w dziejach Anglii i Szkocji, gdzie Unia Personalna zawarta za panowania Stuartów w 1603 roku doprowadziła wyboistą drogą ku Aktowi Unii z roku 1707 i utworzeniu w roku 1801 Zjednoczonego Królestwa Pierwszy etap nastąpił w roku 1401 Ponieważ Jagiełło i Jadwiga nie mieli dzieci Trzeba było ustalić mechanizm przyszłej sukcesji Spotkawszy się w dwuodrębnych obozach W Radomiu i Wilnie Możnowładcy polskiej Litwy ustalili Że w przyszłości żadne decyzje nie zostaną podjęte Bez wspólnych konsultacji na mocy tak zwanego aktu wileńsko-radomskiego kuzyn Jagiełły, Witold Witoft, miał dożywotnio sprawować rządy na Litwie. Po jego śmierci Litwa miała powrócić do Jagiełły i jego następców. Gdyby Jagiełło umarł bezpotomnie, o przyszłości jego dwóch królestw miała zadecydować wspólna zgoda. Etap drugi zakończył się 2 października 1413 roku wraz z podpisaniem Unii w Chorodle na Wołyniu. W gruncie rzeczy, na mocy tej Unii polscy panowie oraz litewscy bojarzy łączyli się, tworząc jedną warstwę społeczną. Jedno z licznych postanowień Unii brzmiało, że decyzje w sprawach dotyczących obu krajów mają być podejmowane na wspólnych zjazdach szlachty polskiej i litewskiej i że panowie polscy mają uczestniczyć w wyborze Wielkiego Księcia Litewskiego. W ten sposób ostatecznie odrzucono ściśle monarchiczną zasadę, której podstawy już wcześniej podważyły wydarzenia z lat 1370, 1384, 86 i 1401. Najbardziej godny uwagi jest jednakże duch, w jakim przyjęto te postanowienia. Serca uczestników zjazdu w chorodle rozgrzało niedawne zwycięstwo nad Zakonem Krzyżackim i na pewno zdawali sobie oni sprawę z wagi obustronnych korzyści. Szlachta Polska uzyskiwała stały udział w decydowaniu o sprawach wewnętrznych swych litewskich partnerów. Litwini otrzymywali gwarancję odrębnej tożsamości własnego państwa i jego władcy. Cynik. Mógłby powiedzieć, że w takich warunkach nie trudno wspaniałomyślność. Ale chwile wspaniałomyślności są rzadkim zjawiskiem. Tekst preambuły do aktu Unii Chorodelskiej zasługuje na uwagę. Wiadomo wszystkim, że nie dostąpi zbawienia, kto nie będzie wspierany tajemnicą miłości. Przez nią prawa się tworzą, królestwa rządzą, miasta porządkują i stan Rzeczypospolitej do najlepszego końca dochodzi, a kto nią wzgardzi, wszelkie dobro utraci. W czasach późniejszych, gdy osłabione państwo polsko-litewskie stało się pośmiewiskiem i ofiarą silniejszych od siebie wrogów, słowa te były pociechą i przypomnieniem szczytnych zasad, na jakich stworzono Unię. Tak więc szlachta polskiej Litwy z ufnością patrzyła w przyszłość, Stali się jednym narodem, zjednoczonym w imię wspólnych zamierzeń i wspólnych celów. Odtąd być obywatelem polskim oznaczało tyle samo, co być obywatelem państwa polsko-litewskiego. Tak jak być obywatelem brytyjskim w odróżnieniu od bycia Anglikiem lub Szkotem. Podobnie jak w przypadku Anglików i Szkotów, nie oznaczało to jednak, że Polacy i Litwini zatracili poczucie własnej tożsamości. Nawet ta przeważająca część ludności, która ani nie korzystała z praw politycznych przysługujących klasie rządzącej, ani też nie dzieliła z nią ich polskiej kultury czy języka, mogła czuć się dumna z osiągnięć nowo powstałego państwa. Porównania z krajami sąsiednimi bynajmniej nie wypadały niekorzystnie. Strategiczne bezpieczeństwo kraju nie było zbyt poważnie zagrożone. Na północy Trzy królestwa Skandynawii na zmianę to rzucały się sobie w ramiona, to wiodły ze sobą zajadwe spory. Na wschodzie Imperium Mongolskie rozpadło się na poszczególne ordy. Nowogród był pokojowo nastawioną Republiką Handlową. Księstwa rosyjskie, pskowskie, twerskie, moskiewskie, riazańskie i wiackie były małe, a ponadto nie żyły ze sobą w zgodzie. Na południu Luksemburgowie w Czechach stanowili skuteczną przeciwwagę dla ambicji swoich węgierskich kolegów. Turków całkowicie absorbowały wydarzenia na Bałkanach. Nawet po upadku Konstantynopola w 1453 roku nie zdradzali oni żadnych zamiarów przekroczenia Dniestru. Na zachodzie cesarstwo chyliło się ku upadkowi, padwszy ofiarą swych własnych księstw składowych. Francja i Anglia toczyły wojnę stuletnią. Hiszpania wciąż jeszcze była zajęta walką o odzyskanie utraconych terytoriów. Włochy wprawdzie wspaniale się rozwijały, ale osłabiało je rozbicie. Była to epoka, w której nie istniały wielkie mocarstwa. Aż do czasu rozwoju potęgi Moskwy, Habsburgów i państwa otomańskiego pod koniec XV wieku. Europa Środkowa żyła w stanie ciągłego zamętu, nie istniały tu jednak żadne ośrodki poważniejszego zagrożenia. Jedynym naprawdę uciążliwym i przewlekłym problemem był Zakon Krzyżacki. Spory trwały bez końca o prawo składu miast leżących nad Wisłą, o warunki prawne osadnictwa, o kolonistów niemieckich na ziemiach litewskich. W 1398 roku wielki mistrz odebrał Gotlandię jej pirackim władcom. W 1402 zajął brandemburską nową marchię. W 404 zaś żmuć nadszedł czas porachunków. Po roku 1386 przyjęcie przez Litwę chrześcijaństwa pozbawiło zakon krzyżacki jego podstawowej raison d'être, racji bytu. Nie miał on jednak najmniejszego zamiaru zwijać interesu. Mimo, że Krzyżacy zostali pozbawieni dopływu sił z nowo powstałego, połączonego państwa Polskiej Litwy, dysponowali oni wielkimi rezerwami wojskowymi, umiejętnościami technicznymi oraz poparciem dyplomatycznym z zewnątrz. Bronili swych zdobyczy z zajadłą determinacją. Dwie poważniejsze wojny Wielka wojna, w latach 1409-22 oraz wojna trzynastoletnia w latach 1454-66 nieco tylko poskromiły pychę zakonu i ograniczyły zajmowane przez niego terytoria. W latach trzydziestych XV wieku w ramach koalicji polskich możnowładców z czeskimi taborytami zorganizowano szereg wypraw, które dotarły do wybrzeży Morza Bałtyckiego. Wreszcie w latach 1519-21 sprawy przybrały taki obrót, że wydawało się iż kolejna poważniejsza wojna doprowadzi do ostatecznego starcia na śmierć i życie. Wtedy w roku 1525 zakon został nagle sekularyzowany i rozwiązany. Jednym jedynym posunięciem reformacja osiągnęła to Czego Polska i Litwa nie zdołały osiągnąć przez ponad półtora wieku? Sprawa organizacji wojska wymagała stałej uwagi. Do połowy XV wieku dawna feudalna armia dość skutecznie spełniała swoje zadania. Sama tylko Polska bez Litwy wystawiała 18 tysięcy rycerzy. Grody obronne i miasta otoczone były murami z ziemi i kamienia. Co umożliwiało odpieranie ataków artylerii oblężniczej. Później jednak zaczęły się wyłaniać poważne trudności. Armia dawnego typu nie mogła sprostać zadaniom otwartej walki na południu i wschodzie. Rycerzom nie zawsze udawało się dotrzeć na odległe miejsca wojennych akcji przed zakończeniem całej sezonowej kampanii. Przypadkowe dochody, które trzeba było wydać, zanim zostały zebrane podatki gruntowe. Przestały już wystarczać. Pospolite ruszenie należało uzupełnić stałą armią zaciężną. W latach dziewięćdziesiątych XIV wieku uczyniono pierwszy krok w tym kierunku, tworząc w celu obrony Rusi Czerwonej przed najazdami Tatarów oddziały obrony potocznej złożone z około dwóch tysięcy ludzi. W 1526 roku obronie przyznano stałe subsydium finansowe. Wreszcie, w roku 1563 ustanowienie kwarty, czyli stałego podatku od dochodu z dóbr królewskich, zapewniło środki na utrzymanie stałej armii zaciężnej. Mimo to liczba wojska stale malała. Każda kampania stwarzała konieczność przyznania przez Sejm dodatkowych funduszy. W roku 1532 dochód z podatku gruntowego ustalonego na 12 groszy od łanu, wystarczył zaledwie na utrzymanie 3474 konnych rycerzy, którym wypłacono żołd w wysokości 2 zł miesięcznie. Dowódcy musieli polegać na zaradności własnej i swych żołnierzy. Postacią wyjątkową pod tym względem był hetman Jan Tarnowski 1488 1561. Boże Igrzysko, taśma piąta, ścieżka druga. Tarnowski stworzył również służby sztabu głównego nowoczesnej armii konną artylerię, szpitale polowe, utrzymywane z funduszy królewskich, korpus Szanknechte, saperów oraz oddziały przeznaczone do zakładania obozów. I kierowania ruchem taborów, którymi dowodził Probandmaster, oboźny. On też prowadził akty hetmańskie, czyli kodeks dyscypliny wojskowej, sądy wojskowe oraz instytucje kapelanów wojskowych. Doświadczenia praktyczne zebrał w teoretycznej rozprawie Consilium Rationis Belice, zarys metody wojskowej, opublikowanej w roku 1558. Jego hasłem było, Poznaj przeciwnika – głosił też doktrynę elastyczności w podejmowaniu decyzji wojskowych. Główny dramat w Teatrze Wojen z Zakonem Krzyżackim rozegrał się na polach w pobliżu wsi Grunwald w Prusach 15 lipca 1410 roku. Na pięć dni przed końcem zawartego wcześniej rozejmu Władysław Jagiełło i jego naczelny dowódca Zyndram z Maszkowic – Przekroczyli Wisłę w pobliżu miejscowości Czerwińsk, przechodząc po przygotowanym potajemnie moście pontonowym. Przyłączył się do nich Witold wraz z armią Wielkiego Księstwa, oddziały czeskie pod dowództwem Jana Ziszki oraz oddziały rycerzy polskich pod wodzą zawiszy Czarnego Zgarbowa, zwanego Czarnym Rycerzem. Zaskoczony w ten sposób wielki mistrz krzyżacki Ulrich von Jungingen który oczekiwał ataku w rejonie Dobrzynia, musiał pośpiesznie przesunąć swoje wojska na północ, aby odciąć drogę do Malborka. Wspomagana przez moździerze armia, złożona z około dwudziestu siedmiu tysięcy, w tym wielu zagranicznych gości, stanęła naprzeciw pstrokatej zbieraniny złożonej z około trzydziestu dziewięciu tysięcy Polaków, Czechów i Litwinów, Żmudzinów, Rusinów, Tatarów i Wołochów. Nim nadszedł wieczór, prawie połowa krzyżaków nie żyła. Wielki mistrz polekł. Jako zakładników wzięto czternaście tysięcy jeńców. Zdobyto obóz krzyżacki, a wraz z nim dziesiątki wozów wyładowanych żelaznymi kajdanami, które były przeznaczone dla polskich jeńców, nim role się odwróciły. Władysław Jagiełło, wspaniały w swej srebrzystej zbroi, stojąc na szczycie pagórka, Przyjął sztandar pruskiego biskupa Pomorza, który następnie wysłał jako trofeum do Krakowa. Razem ze sztandarem wysłał też list do swej drugiej żony, Anny Cylejskiej, w którym opisał wydarzenia dnia. Preklara, princeps, illustris consors nostra carissima, najjaśniejsza władczyni, najwspanialsza nasza małżonko. Dnia trzeciego w Dzień Święta Apostołów wielki Mistrz wraz ze wszystkimi swymi siłami do nas się przybliżył. A gdyśmy już czas jakiś nawzajem się sobie przypatrywali, Mistrz Krzyżacki, marszałek nam i najjaśniejszemu Panu Witoldowi, naszemu najdroższemu bratu, przesłali dwa miecze z następującym posłaniem: Wiedzcie Wy, królu, oraz Witoldzie, że w tej właśnie godzinie Bitwę z Wami toczyć będziemy, a owe dwa miecze ku ratunkowi Waszemu Wam przesyłamy. Na co odpowiedzieliśmy? Miecze, które nam posyłacie, przyjmujemy i w imię Chrystusa, przed którym najwyższa duma ugiąć się musi, bitwę z Wami toczyć będziemy. Wreszcie zaś, bez zwłoki z oddziałami stojącymi w pełnej gotowości, przystąpiliśmy do walki z nimi, pośród niezliczonych, poległych sami niewielkie tylko ponosząc straty. Wielkiego mistrza, a także wspomnianego marszałka Sszforcborga Elbląskiego oraz innych licznych komturów powaliliśmy. innych przymuszając do ucieczki i ścigaliśmy ich przez dwie mile, po czym uciekający w wodach i rzekach, które mieli na drodze swej ucieczki, potonęli, także nieliczni tylko uszli z życiem. Trudno powiedzieć, co się właściwie wydarzyło. Polskie źródła przepisują zwycięstwo polskiej straży Królewskiej, która widząc, że załamał się opór Litwinów, ruszyła do natarcia ze swej pozycji przy królu, zmiatając centrum wojsk krzyżackich. Źródła rosyjskie podkreślają rolę oddziałów smoleńskich, które ruszyły do ataku, gdy załamał się opór Polaków. Większość źródeł współczesnych traktuje tę bitwę jako narodowe, jeśli nie rasowe, starcie Niemców i Słowian, czyli jako coś, czym w sposób oczywisty nie była. W niemieckiej mitologii była to katastrofa, którą pomszczono dopiero w roku 1914 odnosząc zwycięstwo w bitwie pod pobliską wsią Tannenberg. W mitologii radzieckiej natomiast jest to poprzedniczka bitwy pod Stalingradem. Niewątpliwym faktem pozostaje, że dla wielkiego mistrza nie zakończyła się ona szczęśliwie. Kwaterę główną zakonu trzeba było pośpiesznie przenieść do królewca, Königsberg, ponieważ Malborg-Marienburg był oblężony. Na mocy pokoju zawartego 1 lutego 1411 roku w Toruniu zatwierdzono istniejące granice oraz zagwarantowano wolny handel wzdłuż Wisły. Zakon Warunkowo wycofał się ze żmudzi. Jak na tak słynną bitwę, były to warunki bardzo umiarkowane. W połowie wieku toczyła się wojna trzynastoletnia o wschodnie Pomorze, tereny, które były wtedy znane pod nazwą Prusy Zachodnie. W roku 1454 główne miasta tej dzielnicy Gdańsk, Toruń, Jelbląg zbuntowały się przeciwko zakonowi. Utworzyły Związek Pruski i zwróciły się o opiekę do króla polskiego. 6 marca 1454 roku podpisano w Krakowie akt inkorporacji Prus Królewskich do Polski. Po jedynej klęsce poniesionej na początku pod hojnicami Armia Polska odzyskała siły. W roku 1457 zajęła Malbork. A w roku 1462 po bitwie pod Żarnowcem, zmusiła krzyżaków do defensywy. Na mocy drugiego pokoju toruńskiego, podpisanego 19 października 1466 roku, dokonano podziału państwa krzyżackiego na dwie części. Zachodnia połowa miała pozostać w granicach Królestwa Polskiego jako Prusy Królewskie. Autonomiczna dzielnica. Z własnym sejmem. Połowa wschodnia, zwana też Prusami Wschodnimi, miała pozostać przy Zakonie, ale na prawach Lenna Polski. Część państwa Krzyżackiego, leżąca na terenie Infland, zachowywała niepodległość. W niemieckiej historii ten okrutny rozbiór Prus, który tak dotknął Karlajla, miał zostać wykorzystany jako usprawiedliwienie kolejnych rozbiorów Polski zapoczątkowanych w XVIII wieku przez Fryderyka Wielkiego. Mimo kłopotów z zakonem krzyżackim, państwa Jagiellonów kontynuowały ekspansję w innych kierunkach. Litwini nadal posuwali się na południe i na wschód. Mimo porażki poniesionej w bitwie nad Worsklą, Witold dotarł do ujścia Dniepru. W 1403 przejął panowanie nad wschodnią częścią Podola. Polacy natomiast wkroczyli na podole od zachodu w roku 1430, zakładając w kamieńcu województwo podolskie. Tak więc wiek XV był świadkiem nie tylko cichej ekspansji polskiej Litwy, ale konkurencji między obydwoma krajami, ponieważ ekspansja odbywała się w tym samym kierunku. W tym okresie państwo Jagiellonów przejęło misjonarską rolę. Zakonu Krzyżackiego. W 1387 roku, prosto z uroczystości ślubnych w Krakowie, Władysław Jagiełło udał się do Wilna, gdzie ogłosił zniesienie kultu pogańskich bogów. Wycięto święte gaje dębowe, zagaszono wieczny ogień, powywracano posągi perkuna. Wilnius przemianowano na Wilno, założono biskupstwo wileńskie które uzyskało liczne przywileje. Tym spośród litewskich bojarów, którzy przyjęli nową wiarę, zaoferowano wolność osobistą. Szarych ludzi pędzono do chrztu stadami. Każdemu nakładano podczas tych masowych uroczystości tę samą białą komeszkę, nadając to samo imię. Pogańskie praktyki religijne zostały schrystianizowane. Polski kult Madonny przyjął na Litwie formę święta świętej Marii Perkunatele, świętej dziewicy matki Perkuna. W 1415 roku podczas Soboru w Konstancji, gdzie szczegółowo omówiono spór między Polską a zakonem krzyżackim dotyczący metod działalności misjonarskiej, zadanie nawrócenia Litwy na katolicyzm oficjalnie powierzono metropolii polskiej. Tam spalono również Jana Husa, Zainicjowany przez niego ruch jak płomień ogarnął ziemie czeskie sięgając w głąb Śląska w polskim społeczeństwie zyskał sobie kilku wysoko postawionych orędowników od rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Andrzeja Galki z Dobczyna po potężnego spytka z Melsztyna kasztelana bełskiego husytyzm został potępiony na mocy wydanego przez króla w roku 1424 płomiennego edyktu wieluńskiego, który był początkiem inkwizycji. Wojny husyckie, które przez kilka dziesięcioleci niosły spustoszenie Czechom i wschodniej części Niemiec, rozszerzały się obejmując tereny położone na wschodzie. W Polsce położyła im kres bitwa stoczona w maju 1439 roku na polach koło miejscowości Grotniki, gdzie Spytek został zabity przez oddziały biskupa krakowskiego Oleśnickiego. Zbigniew Oleśnicki, 1389-1455, był żywym wcieleniem ideału wojowniczego, a jednocześnie konserwatywnego, wysokiego dostojnika kościelnego. Odznaczył się pod Grunwaldem gdzie jego młodzieńcza odwaga i przytomność umysłu uratowały osobę króla przed lancą krzyżackiego Herosa. Mitre zdobył w wieku 34 lat. Kapelusz kardynalski w wieku lat 50. Do końca życia pełnił obowiązki królewskiego sekretarza. Był dyplomatą i miał przywilej koronowania królów. W dziedzinie spraw zagranicznych popierał tradycję związku z Węgrami a w kwestii polityki wewnętrznej opowiadał się za supremacją możną władztwa. Gorliwie zabiegał o wzmocnienie pozycji Jagiellonów na dworach Europy Środkowej przez ich elekcję na tron węgierski. Nie starał się natomiast wywalczyć im analogicznej pozycji w Polsce. Pod koniec życia został przywódcą opozycji. Był zapewne najwybitniejszym z licznych biskupów, polityków, takich jak arcybiskup i podkanclerzy koronny Mikołaj Trąba 1358 1422 arcybiskup i kanclerz Jan Łaski 1455 1531 czy też Piotr Tomicki 1469 1535 biskup przemyski poznański i krakowski oraz podkanclerzy koronny Stosunki Jagiellonów z Kościołem zakłócały nieustanne spory ze stolicą papieską. Były one skutkiem walk z zakonem krzyżackim, po którego stronie opowiadał się papież. Dodatkowym powodem była rosnąca siła i pewność siebie monarchii. Pierwszy pełniejszy wykład sprawy polskiej pojawił się w dziele Pawła Włodkowica, ale najwyraźniejsze sformułowanie Konsekwentnego programu politycznego znalazło się w Monumentum Pro Republice Ordinatione Congestum około 1475 roku Jana Ostroroga, nieustraszonego wojewody poznańskiego. Przez całe życie prowadził on kampanię przeciwko władzy papieskiej, domagając się zniesienia annatów i apelacji do sąd w Rzymie oraz nałożenia na kler podatków królewskich. Tak przedstawiało się tło, na którym rozgrywały się wszystkie główne wydarzenia religijne. W 1417 roku arcybiskup Tromba uzyskał tytuł prymasa Polski wraz ze związanymi z nim obowiązkami legata papieskiego i przewodniczącego Synodu. W 1463 po długich sporach przyjęto praktykę mianowania opatów i biskupów, których było obecnie dziewiętnastu. Bez odwoływania się do Kurii Rzymskiej. Prawo króla do mianowania opatów i biskupów zostało w roku 1513 oficjalnie potwierdzone przez papieża Leona X. W roku 1515 arcybiskup łaski wyłudził dla siebie i swoich następców tytuł Legatus Natus, legata z urodzenia, z którego natychmiast zrobił użytek. Odrzucając pro plany Watykanu w sprawie wojny z Turcją, w 1530 roku starzejący się prymas otrzymał papieskie monitorium, czyli ostrzeżenie, które nakazywało mu, aby stawił się przed sądem w Rzymie jako zdrajca i sojusznik niewiernych i w którym papież groził mu ekskomuniką, konfiskatą mienia i finansową ruiną przez nałożenie grzywny w wysokości 25 tysięcy dukatów. Prymas nie zareagował na monitorium i wkrótce potem umarł. Tacy właśnie jak on, uparci biskupi, byli zarazem rzecznikami nowego humanizmu i przyczyną wzrostu uczuć antyklerykalnych. Aktywny ruch husycki został zdławiony, ale głosy żądające zerwania z Rzymem oraz roztoczenia kontroli nad bogactwem i potęgą kościoła, podnosiły się z coraz większą natarczywością. Grunt dla mającej nadejść w latach XX-XVI wieku reformacji był już dobrze przygotowany. Struktury społeczne szybko ulegały skostnieniu. Panowanie Jagiellonów było okresem, w którym wyłoniło się pięć odmiennych, stanowiących odrębne kategorie stanów społecznych. Duchowieństwo, szlachta, mieszczanie, Żydzi i chłopi. Każdy z tych stanów, Rządził się odrębnymi prawami i regułami, a zakres jego uprawnień określał dokładnie odpowiedni zbiór szczegółowych przepisów prawnych. O przynależności do danego stanu decydowało w zasadzie urodzenie. Droga wiodąca od jednego stanu do drugiego była najeżona przeszkodami. Równolegle do procesu umacniania przez duchowieństwo i szlachtę własnych przybilejów na terenie całego kraju przebiegała analogiczna działalność cechów. Na terenie miast. Równie trudno było mieszczaninowi zostać szlachcicem, co Żydowi zdobyć prawa mieszczanina lub prawo zakupu ziemi, czy też chłopu zająć się działalnością uprawianą przez Żydów. Podejmowano ciągłe wysiłki w kierunku eliminacji niezależnych grup społecznych. Poczynając od roku 1421, biskupi Zamknęli dostęp do kapituł katedralnych wszystkim kandydatom, którzy nie wywodzili się z warstwy szlacheckiej, eliminując w ten sposób liczną grupę duchowieństwa pochodzącego z niższych warstw społecznych, które dzięki własnym zasługom i wykształceniu wspinało się na wyższe szczeble hierarchii kościelnej, zajmując wpływowe stanowiska na poziomie między episkopatem a duchowieństwem poszczególnych parafii. W każdej kapitule dla kandydatów nienależących do stanu szlacheckiego zarezerwowane były zaledwie dwie prebendy dla doktorów prawa lub medycyny. Szlachta atakowała kurczące się posiadłości wolnego chłopstwa i doprowadziła do wyeliminowania władyków, albo zmuszając ich do przyjęcia wszystkich obowiązków związanych z przynależnością do stanu szlacheckiego, albo też wypędzając ich do miast. Lub wtrącając w poddaństwo. Cechy zwalczały nielegalne stowarzyszenia rzemieślników Aparte, których członkowie zwani partaczami, czyli działającymi na uboczu, starali się omijać przyjętą praktykę w sprawach zatrudniania czeladników i wydawania uprawnień mistrzowskich. Doprowadziły w ten sposób do wypędzenia z miast większości miejskiej biedoty która szła na służbę do szlacheckich folwarków oraz przyczyniły się do powstawania w obrębie miast stref wyłączonych spod prawa miejskiego. Strefy te, zwane jurydykami i podlegające wyłącznie jurysdykcji swych właścicieli, magnatów lub wysokiego duchowieństwa, stały się do połowy XVI wieku zjawiskiem powszechnym. Często znajdowały się one na peryferiach dzielnic dawnych miast. Nierzadko zamieszkiwali je ubodzy Żydzi, aż czasem przekształcały się w getta. Również żydowski kachał występował przeciwko odrębnym cechom żydowskim, które także starały się wymknąć spod jego surowej kontroli. We wszystkich tych konfliktach społecznych stan szlachecki miał wyraźną przewagę. Posiadał monopol na kierowanie zarówno działalnością Kościoła. Jak i centralnych organów prawodawczych. Stanowił element dominujący w życiu dworu królewskiego, armii i aparatu administracyjnego. W okresie panowania Jagiellonów skład warstwy szlacheckiej ostatecznie się ustalił. Z tego właśnie okresu datują się początki długiej historii licznych rodów szlacheckich, których nazwiska pojawiają się po raz pierwszy w dokumentach i aktach nadania ziemi pochodzących z końca XIV i początku XV wieku. Spośród nich wyłoniła się niewielka grupa szlachty, która zaczęła gromadzić w swych rękach nieproporcjonalnych rozmiarów majątki oraz zdobywać ogromne wpływy. Chociaż w zestawieniu z magnackimi rodzinami późniejszej epoki – tęczyńscy, tarnowscy, odrowążowie, górkowie, firlejowie, szamotulscy czy melsztyńscy – byli zaledwie drobnymi plotkami, w porównaniu z resztą społeczeństwa mieli oni znaczną przewagę. Podczas gdy w epoce piastów miasta trzymały się z daleka od interesów właścicieli ziemskich i w czasie zajadłych sporów monowładstwa mogły przyjmować rolę arbitrów lub nawet przesądzać o wyborze książąt, teraz miały zostać podporządkowane wszechogarniającym roszczeniom szlachty. Dramatyczną ilustrację tej sytuacji stanowi incydent, który miał miejsce w Krakowie w roku 1462. Otóż Andrzej Tęczyński, brat Kasztelana Krakowskiego, oddał zbroję do naprawy pewnemu rzemieślnikowi imieniem Klemens. Następnie, zamiast należnych dwóch dukatów, dał mu osiemnaście groszy za platy. A gdy płatnyż zaprotestował, Postanowił dać mu nauczkę, sprawiając lanie laską. Wywiązała się bójka, do której włączyła się grupa mieszczan i szlachetnie urodzony brat kasztelana został zlinczowany. Nie zwlekano z odwetem, ponieważ sprawców morderstwa nie zidentyfikowano i władze miejskie nie były w stanie postawić ich przed sądem. Kasztelan pojmał sześciu członków starszyzny miejskiej. I w trybie doraźnym kazał im uciąć głowy. Morał był dość oczywisty. Mimo to, wśród patrycjuszy Krakowa, Lwowa i Gdańska znaleźli się niektórzy spośród najbardziej wpływowych ludzi w kraju. Prawnik Baltazar Bechem, 1460-1508, którego ilustrowany kodeks prawa krakowskiego. Jest najbogatszym chyba źródłem wiedzy o historii miast tego okresu, czy bankier Johann Bonner, imigrant z Niemiec, który stał się założycielem szlacheckiego rodu, mogliby z powodzeniem konkurować z każdym przedstawicielem szlacheckiego stanu. Ich pełny wyniosłości dystans w stosunku do problemów rodzącego się miejskiego plepsu był jeszcze większy niż dystans, jaki dzielił pana od chłopów pańszczyźnianych w jego majątkach. Rozwój gospodarczy posuwał się szybkimi krokami zarówno na wsi, jak i w mieście. Odzyskanie Gdańska oraz zjednoczenie ziem w dorzeczu Wisły umożliwiły rejonom leżącym w głębi kraju podjęcie handlu zbożem. Stały rozwój rolnictwa w poprzednim okresie zaczął teraz przynosić owoce. Gospodarka folwarczna na szeroką skalę oraz produkcja zbóż na sprzedaż zaczęła przynosić znaczne dochody. To, co w roku 1400 było tylko ocięgą stróżką, do roku 1500 przemieniło się w wartki strumień. W roku 1565 zaś było już prawdziwą powodzią. Ale szybki rozwój rolnictwa nie był zjawiskiem izolowanym. Postęp techniczny i rozwój specjalizacji dawał się zauważyć w każdej niemal dziedzinie rzemiosła. Siłę wodną znaną od XIII wieku zaczęto teraz stosować do napędu licznych urządzeń od młynów po tartaki papiernie i wytwórnie drutu. Nastąpił również rozwój w dziedzinie transportu dzięki naprawie dróg, wprowadzeniu ruchu kołowego w miejsce dawnych koni jucznych, a także systematycznemu wykorzystywaniu rzek i kanałów. Ograniczono też Dotychczasowe praktyki utrudniające rozwój handlu, na przykład w Toruniu do roku 1537 wszystkie towary przywożone Wisłą można było zatrzymać na mocy prawa składu. Poważnie rozwinięto górnictwo. Do roku 1563 wydobycie soli w wieliczce wzrosło trzykrotnie w porównaniu z początkiem XVI wieku. W ponad stu kuźniach. Szczegół 60 znajdowało się w samym tylko zagłębiu staropolskim produkowano znaczne ilości żelaza, mnożyły się operacje kredytowe i bankowe, przynosząc w efekcie powstanie pierwszych spółek akcyjnych. W latach 90. XV wieku Jan Turzon z Krakowa założył spółkę do spraw eksploatacji kopalni srebra w rejonie tatr. W roku 1525. Inny Krakowianin, Paweł Kaufman, stanął na czele zjednoczenia metalurgicznego. Do przystąpienia do tej spółki nakłoniono wszystkich wielkich magnatów epoki od Krzysztofa Szydłowieckiego do Jana Tarnowskiego. W wielu spośród tych przedsięwzięć finansowych rolę pierwszoplanową odgrywała rodzina bonerów. Pożyczając pieniądze królom i miastom, jej członkowie zdołali skupić w swych rękach Wielkie posiadłości i liczne urzędy. W roku 1514 Jan Bonner został nobilitowany i objął urząd burgrabiego Zamku Królewskiego. Od roku 1515 był również dzierżawcą żub solnych w wieliczce. Jego bratanek i spadkobierca Seweryn Bonner odziedziczył królewską pożyczkę w wysokości 150 tysięcy dukatów. I szybko doszedł do wysokiego urzędu wojewody krakowskiego. Jak poprzednio jego stryj, taki on, praktycznie, jeśli nie z urzędu, sprawował kontrolę nad skarbem królewskim. Rozkwitał zarówno import, jak i eksport. Eksportem zajmowali się przede wszystkim zagraniczni dostawcy lub kupcy żydowscy z Krakowa, Lwowa i Lublina. Tacy jak Izaak Brodawka z Brześcia, Eleazer Abramowicz z Tykocina czy Aaron Izraelowicz z Grodna. Import spoczywał głównie w rękach rodzimych kupców, którzy wciąż starali się ograniczyć działalność szkockich i niemieckich dostawców specjalizujących się w handlu wyrobami metalowymi i półsurowcami. Ten długotrwały rozkwit aktywności w dziedzinie gospodarki. Pociągnął za sobą cztery podstawowe następstwa. Po pierwsze, stworzył podwaliny ogólnokrajowego systemu gospodarczego, polskiego rynku, z którym związane były wszystkie ziemie wchodzące w skład państwa Jagiellonów. Świadczy o tym nie tylko ogólnokrajowe znaczenie Gdańska w tym okresie, ale także powstanie ważnych ośrodków handlu lądowego w Lublinie, Gnieźnie i Toruniu. Po drugie, ruch ten Wprowadził Polskę i Litwę w orbitę działania wszystkich czynników gospodarczych XVI-wiecznej Europy, włącznie z rewolucją cen. Inflacja cen wystąpiła w Polsce i na Litwie w 20. latach XV wieku, pociągając za sobą na przestrzeni stulecia 300-procentowy wzrost cen towarów w porównaniu ze 100% wzrostem wynagrodzeń. Po trzecie, Doprowadził życie miast do szczytowego znaczenia. Po czwarte wreszcie przyniósł ze sobą gruntowną reformę systemu monetarnego. Pod koniec XV wieku przeważało pięć czy sześć regionalnych walut w Prusach, na Litwie, na Śląsku, w Gdańsku i na Mazowszu, będących w obiegu obok wielkiej rozmaitości zdewaluowanych polskich monet srebrnych i zagranicznych dukatów. Świadczyło to nie tylko o istnieniu spójnego obszaru monetarnego z wolnym obiegiem pieniądza, ale także wskazywało na niewystarczalność dotychczasowego systemu. Od czasów Kazimierza Wielkiego mnożące się na rynku monety systemu groszowego zawierały coraz mniejszy procent czystego srebra. Na przestrzeni XV wieku kwartnik z 1396 roku spadł do 1 trzeciej swojej pierwotnej wartości. Natomiast denar nabrał wartości dwukrotnie wyższej niż dawniej. Wobec tego w roku 1528 wprowadzono w Polsce system oparty na złotym. Tak zwany czerwony złoty, czyli polski dukat, zawierał 3,5 grama złota. Wartość srebrnego złotego ustalono na 23 i jedną dziesiątą grama srebra na skali monetarnej, według której jeden złoty równa się pięć szóstaków, równa się dziesięć trojaków, równa się trzydzieści groszy, równa się dziewięćdziesiąt szelongów, równa się sto osiemdziesiąt ternarów, trzeciaków, równa się pięćset czterdzieści denarów. Chociaż w wielu miejscach jako jednostki przeliczeniowej nadal używano grzywny, marki. Nowym systemem monetarnym objęto w roku 1528 prusy, w roku 1569 zaś Litwę. Również w tym samym roku, aby wypełnić lukę między monetami złotymi i srebrnymi, wprowadzono srebrnego talara. Miał on wartość jednego czerwonego złotego. Lub ośmiu srebrnych złotych i dzielił się na cztery orty. Według tej skali jeden talar, czyli dukat, był wart 240 groszy lub 4320 denarów. Oczywista prostota tego systemu jest wymownym świadectwem zawiłości panującego poprzednio chaosu. Rozwój miast i handlu sprzyjał dalszej ekspansji społeczności żydowskiej. Władcy z dynastii Jagiellonów regularnie potwierdzali postanowienia podstawowej karty przywilejów Żydów z 1264 roku. Począwszy od 1515 roku, Zygmunt I popierał imigrację żydowską, zwłaszcza z terenów Austrii. Znaczna liczba aktów wykluczających de non tolerandis judeis, a przyznawanych przez króla poszczególnym miastom, miała na celu jedynie podkreślenie faktu, że Żydom zezwalano na osiedlanie się we wszystkich innych częściach królestwa. Podstawy autonomii Żydów zostały stworzone pod patronatem króla. Porzucono wcześniejsze próby oddania Żydów pod opiekę naczelnych rabinów, mianowanych przez króla osobno dla Polski i Litwy. Zamiast tego przyjęto zasadę, że obieralna starszyzna Kachao, czyli gminy żydowskiej, ma sama kierować jej sprawami. W poszczególnych miejscowościach nadzór nad społecznością żydowską, a także jej ochronę sprawować miał wojewoda lub starosta królewski. W 1530 roku Żydzi otrzymali zezwolenie na utworzenie trybunału żydowskiego w Lublinie. W 1549 uprawniono ich zarówno do ustalania wysokości, jak i pobierania pogłównego. Czyli podatku od głowy. W ten sposób Żydzi nabierali stopniowo cech odrębnej i określonej w sensie prawnym warstwy społecznej. W sprawach finansowych ustanowili godną pozazdroszczenia praktykę, w myśl której wolno im się było swobodnie targować z urzędnikami królewskimi. Jak widać z raportu pełnomocników rządu, którzy w 1564 roku Prowadzili rozmowy ze starszyzną krakowskiego kachału, obie strony zajmowały w tych negocjacjach równie bezkompromisowe stanowisko. Stanęli przed rewizorami Żydowie Starsi na imię Salmon Krasnik, Józef Liblich, Aleksander doktor, Salmon Landa. Pytani pod zagrożeniem przysięgi o podatku o Danii dorocznej do skarbu króla jego mości. Powiedzieli, że starodawna od zasadzenia przedków swych w Krakowie, płacą na każdy rok profesto Sancte Martini do skarbu króla aureos florenos 200. Ale teraz indzie tę sumę obracają, bo płacą panu Grabowieczkiemu florenów in Auro 100, a panu też Łukaszowi in auro drugie florenów 100. I tem pytani. Co by za czynsz do skarbu króla okrom tego dawali z jatek rzeźniczych i z innych rzemiesł, także z kupiectwa, Powiedzieli, że mają nadane wolności od królów polskich i konfirmacją od króla jego mości, pana naszego dzisiejszego, na te handle i kupiectwa, które wiodą. Ale listów żadnych nie ukazowali przed pany rewizory. Opowiedzieli się też ci Żydowie... Iż nad prawa i wolności ich biorą z nich na wielu miejscach cła niezwyczajne od osób i od próżnych wozów. Proszą, aby mogli być wolni od takiego ucieśnienia. Rokowania tego rodzaju kończyły się zazwyczaj ustaleniem rocznej wysokości pogłównego, którego podniesienie pozostawiano starszyźnie. Z punktu widzenia korony wyniki nie były w pełni zadowalające. Podobnie jak w przypadku płaconego przez szlachtę podatku od ziemi, którego wysokość również ustalali sami płatnicy, królewscy urzędnicy nigdy nie mogli mieć pewności, że otrzymują tyle, ile im się istotnie należy. Zygmunt August miał kiedyś poprosić biskupa Krakowskiego, aby ten, jeśli nie wierzy w czarną magię, zechciał mu wyjaśnić, jakimże to sposobem zaledwie 16 tysięcy. 598 Żydów płaci po główne, skoro w podziemiu żyje ich pono 200 tysięcy. Przemiany społeczne i ekonomiczne znalazły odbicie w sferze konstytucyjnej. Czterem autonomicznym warstwom społecznym odpowiadały cztery odrębne jurysdykcje. Wiek XIV przyniósł ze sobą ostatnie stadium kształtowania się przywilejów szlacheckich. I ustalania się monopolu szlachty w dziedzinie prawodawstwa. Sejmiki ziemskie stały się regularną instytucją. W roku 1497 istniał już także dwuizbowy sejm. Statut Nihilnowi z 1505 roku zapewnił trwałość instytucji systemu demokracji szlacheckiej w okresach późniejszych. Miasta zachowały własne skomplikowane przywileje. Niektóre ważniejsze zbiory praw miejskich, zwłaszcza kodeksy Mikołaja Jaskiera i Bartłomieja Groickiego, były powszechnie stosowane. Wyrazem wzrastającego poczucia spójności kulturowej i politycznej stały się najpierw wydrukowane w roku 1488 popularne skróty prawa polskiego, później zaś przeprowadzona w 1523. Nowa kodyfikacja prawa dworskiego dla królestwa oraz wydana w 1529 pierwsza konstytucja litewska dla Wielkiego Księstwa. Ograniczeniem monarchii, formalnie nadal dziedzicznej, stały się warunki Unii Lubelskiej. Była ona także w coraz większym stopniu uzależniona od zgody szlacheckich elektorów. Jednocześnie jednak zachowała wiele spośród atrybutów dawnej władzy królewskiej. W odróżnieniu od Litwy, w Polsce król sprawował święte powiernictwo, które nie pochodziło wprawdzie bezpośrednio od Boga, ale które było mu troskliwie przekazywane przez duchowieństwo i przyjmowane przez lud. Jak wskazuje rytuał ceremonii koronacyjnej, król Polski był jednoznacznie zobowiązany do przestrzegania zasad wiary, praw Kościoła, oraz tradycji przodków, a objęcie przez niego tronu musiało być zgodne z wolą ludu. Następnie prymas zwraca się do króla, pytając go: Czy chcesz wiarę świętą od przodków Kościoła katolickiego ci podaną zachować i czynami sprawiedliwymi jej przestrzegać? Król Jegomość odpowiada: Chcę. Pytanie. Czy chcesz Kościoła i sług Jego opiekunem i obrońcą być? Odpowiedź: Chcę. Pytanie: Czy chcesz Królestwo od Pana Boga Tobie polecone, według sprawiedliwości przodków, rządzić i bronić? Odpowiedź: Chcę i za Pana Boga, pomocą i za radą wiernych swych, tak się we wszystkim wiernie zachować, obiecuję, jako będę mógł najlepiej. Następnie, Metropolita, Zwraca się do ludu tymi słowy. Czy chcecie poddać się takiemu władcy i rektorowi, panowanie jego umacniać i ufność waszą w nim złożyć? Czy chcecie przestrzegać jego praw w zgodzie z pismami apostołów? A jeśli umysł jego cały poddany będzie władzy wyższej potęgi, czy chcecie poddać się woli tego najjaśniejszego króla i jego mości? Wówczas zaś kler, otaczający króla i lud zebrany winien odpowiedzieć jednym głosem fiat fiat niechaj tak się stanie amen potem chór podejmował monotonną melodię antyfony przechodząc do kolejnego tekstu kapłan sadok i prorok natan namaścili salomona na króla nad izraelem a cały lud zawołał niech żyje król salomon alleluja alleluja Znawcy Biblii z pewnością pamiętają, że Salomon został pomazańcem jako król Izraela z polecenia swego ojca, króla Dawida, Vivente regge. W dziejach Polski jednak, mimo słów rytuału nabożeństwa koronacyjnego, szlachta uniemożliwiła wszystkie liczne próby przestrzegania tego precedensu. Zygmunt I był jedynym polskim królem któremu udało się w roku 1530 doprowadzić do koronacji swego syna. Na Litwie, gdzie koronacja Wielkiego Księcia odbywała się w Wilnie, utrzymano wiele z dawnych patrimonialnych zwyczajów. Aż do roku 1529, kiedy to pierwsza konstytucja litewska nadała Wielkiej Radzie szersze uprawnienia doradcze, wielcy książęta z dynastii Jagielonów nie zatroszczyli się, o dostosowanie obowiązującej na Litwie procedury do wymogów sprawowanej przez nich jednocześnie godności królów Polski. Rozliczne manewry polityczne monarchów z dynastii Jagiellonów da się sprowadzić do dwóch zasadniczych zagadnień. W sferze spraw zagranicznych starali się skoncentrować uwagę na tym spośród swoich wrogów, którego w danym momencie uważali za najgroźniejszego. W XV wieku Uwaga ich zwrócona była przede wszystkim na zakon krzyżacki. Norman Davis, Boże i Igrzysko, taśma szósta, ścieżka pierwsza. Ogólnie rzecz biorąc, świetnie im się to udawało. W odróżnieniu od pełnego zamętu okresu dziejów epoki piastów i od galopującej anarchii nadchodzącej Rzeczypospolitej, Jagiellonowie sprawowali władzę nad społecznością dynamiczną. Lecz ustabilizowaną. Ich panowanie zostało poważnie zagrożone tylko raz w latach 1429-30. Żadna z opozycji nigdy nie rozrosła się do rozmiarów opozycyjnego rządu. Epoka Jagiellonów dobiegła kresu z przyczyn naturalnych. Zastąpił ją nowy ustrój, przygotowany i wprowadzony przez ostatniego przedstawiciela dynastii, który zmarł nie pozostawiając dziedzica. Władysław Jagiełło panował przez 48 lat, licząc od dnia jego ślubu z Jadwigą. Za życia królowej bardzo zabiegał o zachowanie Unii, umacniając swoją pozycję na obszarach kresowych, takich jak Ruś Czerwona, oraz łamiąc opór tych, którzy byli niezadowoleni, czy to z rządów jego kuzyna Witolda na Litwie, bądź też byłego regenta Władysława Opolczyka w Polsce. Przez następne dziesięciolecia Zajmował się zakonem krzyżackim oraz związanymi z jego polityką kwestiami dyplomatycznymi w Europie Środkowej i w radach kościelnych. Przyjęte w tych sprawach stanowisko przyniosło mu niezadowolenie cesarza, Luksemburgów i Rzymu oraz szacunek Husytów, którzy kilkakrotnie namawiali go do przyjęcia tronu czeskiego. Pod koniec życia król zajęty był wyłącznie kwestią sukcesji. Mimo czterech małżeństw, nie doczekał się syna i spadkobiercy aż do roku 1424, kiedy był już dobrze po siedemdziesiątce. Pozostawiając sprawy codzienne w zręcznych rękach biskupa Oleśnickiego, poczynił znaczne ustępstwa na rzecz magnatów, aby zapewnić przyszłość swoim synom. Wydając akty Jedlneiński w 1430 i Krakowski, trzy lata później, stary człowiek dał wyraz swym obawom, budząc w ten sposób dokładnie te podejrzenia, które owe akty miały uśmierzyć. Na zjeździe w Łucku w styczniu 1429 zewnętrzni wrogowie Jagiełły połączyli swe siły z jego rywalami w kraju. Zygmunt Luksemburski, który zasiadał na tronie Czech, Węgier i Niemiec, Zaproponował unieważnienie Unii Chorodelskiej i koronację Witolda na króla Litwy. Nastąpił rozłam między dwiema częściami dziedzictwa Jagiellonów. Wojna wisiała w powietrzu, ale w 430 roku Witold umarł. Długowieczność Jagiełły nie była najmniej istotną z jego zalet. Władysław III, Warneńczyk. 1424-1444 pozostał w pamięci potomnych niemal wyłącznie ze względu na swą śmierć. Wstępując na tron w wieku 10 lat, nie miał szans na wydarcie kontroli nad sprawami polskimi z rąk ulubionego biskupa swego ojca. Pierwsze lata jego panowania rozbrzmiewały echem wojny domowej na Litwie. Gdzie brat Jagieły Świdrigielo spiskował z Zakonem Krzyżackim, aby doprowadzić do zerwania Unii z Polską. Polscy magnaci wyruszyli w pole, popierając brata Witolda, Zygmunta Kiejstutowicza, który w roku 1434 ostatecznie umocnił swoją władzę na Litwie. W 1435 po bitwie pod Wiłkomierzem Zobowiązano zakon do uzyskiwania zgody Polski na wszelkie decyzje dotyczące polityki zagranicznej. Ledwie ucichły burze na północy, śmierć Zygmunta Luksemburskiego ściągnęła nowe chmury na horyzont wschodni. Kardynał Oleśnicki wpisał swego młodego pana na listę dyplomatyczną w związku z mającą nastąpić elekcją nowego króla Węgier. I w roku 1440 Przeforsował jego kandydaturę. Z punktu widzenia kardynała było to rozwiązanie idealne. Władysław wyjechał na Węgry. Kardynał został w kraju jako jedyny jego władca. Reszta jest dobrze znana. Z powodów związanych głównie z interesami Węgier oraz polityką Watykanu, Władysława namówiono, aby stanął na czele krucjaty przeciwko Turkom w rejonie Bałkanów. W 1444 roku na wybrzeżu Morza Czarnego w pobliżu Warny zarówno król, jak i legat papieski polegli z rąk żołnierzy sułtana. Konstantynopola nie uratowano. Dla Kazimierza Jagiellończyka 1427-1492 los brata stał się wystarczającym ostrzeżeniem, zadowalały go więc rządy we własnym domu. Wstąpiwszy w 1440 roku na tron Litwy, dysponował własnymi zasobami, których mógł używać dla osłabienia pozycji przebiegłego biskupa krakowskiego i polskich panów. Licznych zwolenników znalazł wśród drobnej szlachty i w szeregach młodych przedstawicieli niższego duchowieństwa. Jak wielu współczesnych mu władców w innych krajach Europy, Ludwik XI we Francji, Henryk VII w Anglii, czy Ferdynand i Izabela w Hiszpanii zabiegał o zbudowanie na swym dworze narodowego stronnictwa, które mogłoby się przeciwstawić nienaruszalnym prawom kościoła oraz notorycznemu nieposłuszeństwu możnowładców. Jego wysiłkom bardzo sprzyjała wojna z zakonem krzyżackim prowadzona w latach 1454-66. Nagrodą za nie było zdobycie Prus Królewskich, ziemi Oświęcimskiej w 1454, Rawskiej, Gostyńskiej i Bełskiej w 1462 oraz Sochaczewskiej w 1476. W ostatnim ćwierćwieczu XV wieku Kazimierz objawił się w roli ojca Europy Środkowej. Z trójstronnych sporów dynastycznych między Jagiellonami, Luksemburczykami i Andegawenami właśnie Jagiellończyk, Wyszedł zwycięsko, nieuchronny konkurent, ale zarazem i przeciwwaga w stosunku do groźnej obecności Habsburgów w Austrii. W 1471 roku jego najstarszy syn Władysław 1456 1516 został wybrany królem Czech. W 1490 zaś królem Węgier. Drugi syn Kazimierz któremu grupa węgierskich rebeliantów zaproponowała kiedyś tron węgierski, umarł w 1484 i został świętym. Pozostali trzej synowie, Jan Olbracht, Aleksander i Zygmunt, mieli zostać po kolei królami Polski. Szósty syn, Fryderyk, został kardynałem. Córka Zofia. Poślubiła brata elektora Brandenburskiego i została matką Albrechta von Hohenzollerna, ostatniego wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego. Wychowanie tego potomstwa powierzono historykowi Janowi Długoszowi, byłemu sekretarzowi biskupa Oleśnickiego, a wówczas kanonikowi krakowskiemu. Wraz z Ostrorogiem, malarzem i rzeźbiarzem z Norymbergi, Witem Stworzem. Poetą i dyplomatą San Gimignano, Filippo Buona Corsim oraz arcybiskupem Grzegorzem z Sanoka, którego pałac w Dunajowie w pobliżu Lwowa przyciągał przedstawicieli najwybitniejszych kręgów humanistycznych Europy, długoż należał do tej galaktyki znakomitych umysłów, które przekształciły świat Jagielonów w ośrodek nauki i kultury o międzynarodowym znaczeniu. Stary król mawiał swoim synom, że mają dwóch ojców, jego i ojca Jana. Był to komentarz bardzo stosowny w odniesieniu do szczęśliwego zderzenia władzy politycznej z wielkimi osiągnięciami w dziedzinie kultury. Gdy 7 czerwca 1492 roku król zmarł, wielu ludzi miało powody, aby go opłakiwać. Natomiast sytuacja Jana Olbrachta 1459. 1501 nie była godna pozazdroszczenia. Mężczyźnie w średnim wieku nie było łatwo pójść śladem takiego ojca, ani też wspierać brata Aleksandra w jego porażkach na Litwie. Zarówno Moskwa, poza granicami kraju, jak magnaci w ich obrębie, cierpliwie czekali na zgon Starego Króla, aby rozpocząć dawno obmyślany atak na jego synów. Jan Olbracht Szukał ratunku w nieodwracalnych ustępstwach na rzecz szlachty, poczynionych zwłaszcza podczas słynnego sejmu w Piotrkowie w 1496 roku oraz w zorganizowanej w 1497 pyszałkowatej wyprawie na Mołdawię. Gdyby nie wspaniały barbakan zbudowany w Krakowie w ramach wojennych przygotowań, to ostatnie przedsięwzięcie poszłoby w całkowicie zasłużone zapomnienie. Nie lepiej wiodło się Aleksandrowi 1461-1506 Jako wielki książę Litwy Od 1492 roku Stał się głównym celem Knutych w Moskwie intryk. Poślubiwszy córkę Iwana III Helenę Zgodnie z planem swej rady Pragnącej pohamować zapędy Pierwszego moskiewskiego księcia Który nazwał się władcą wszech Rosji Padł ofiarą Najpierw buntu w kraju, następnie zaś napaści z zewnątrz. Fakt, że jego małżonka wyznawała prawosławie, stał się pretekstem do szeroko rozgłaszanych oskarżeń o prześladowania religijne. Bojarów odwodzono od posłuszeństwa swemu władcy groźbami, przekupstwem i pochlebstwami. Protesty króla interpretowano jako oznaki jego słabości. W maju 1500 roku. Wojska moskiewskie ruszyły do ataku. 14 lipca nad brzegami Wiedroszy rozbiły Litwinów. Naczelny wódz książę Ostrokski dostał się do niewoli. Krymscy sprzymierzeńcy Moskali wtargnęli daleko w głąb Polski, przekroczyli Wisłę i wzięli 50 tysięcy jeńców. Zajęli Briańsk, Nowogród Siewierski, Wiaźmę, Toropiec i Dorochobusz. W roku 1501 w pobliżu MŚcisławia zostały obrócone w perzyne dalsze oddziały litewskie. Siły pomocnicze krzyżaków pod wodzą von Pletenberga rozbito pod helmetem. W roku 1502 potężna niegdyś złota orda, została rozgromiona na zawsze. W roku 1503 Helena Iwanowna napisała list otwarty, w którym publicznie Broniła postępowania męża oraz demaskowała kłamstwa i przemoc ojca. Nie miało to jednak żadnego znaczenia. Podpisano rozejm na sześć lat. Wszystkie zdobycze Iwana pozostały nietknięte. Wojna miała trwać z przerwami do roku 1537. Tymczasem w Polsce Aleksander był jak chorągiewka na wietrze. 25 października 1501 roku w oczekiwaniu na swą koronację podpisał uzgodniony w Mielniku przez senatorów Królestwa z członkami Rady Litewskiej dokument, który przyznawał im rozległą władzę konstytucyjną, ale nigdy nie wszedł w życie. W 1504 roszczenia Senatu stały się przedmiotem gwałtownego ataku ze strony arcybiskupa Łaskiego, stojącego na czele stronnictwa szlacheckiego, który domagał się zakazu łączenia urzędów przez możnowładców. Wysunięto żądanie cofnięcia dzierżawy dóbr królewskich przyznanych członkom Senatu oraz egzekucji wszelkich ustalonych praw dotyczących przywilejów szlacheckich. Był to początek tzw. ruchu egzekucyjnego, który przez następne 60 lat miał odgrywać pierwszorzędną rolę w życiu politycznym Polski. W 1505 roku na sejmie w Radomiu król wycofał wcześniejsze ustępstwa na rzecz Senatu i przyjął żądania Izby Poselskiej. Konstytucja Nichilnowi ustalała zasadę, że nie będzie się stanowić nic nowego bez zgody całej szlachty. Zygmunt I Stary 1467-1548 Otrzymał swój przydomek dopiero pod koniec życia. W chwili wstąpienia na tron nie miał jeszcze czterdziestu lat i odmienił niefortunny kierunek rządów swego brata, wnosząc w nie nowy styl i energię. Już wcześniej rządził śląskiem w imieniu swego starszego brata Władysława i sprawowanie władzy nie było dla niego rzeczą nową. Spędziwszy kilka lat na dworze w Budzie, wcześniej też nabrał zamiłowania do artystycznego patronatu. Na długo przed swoim drugim małżeństwem z Boną Sforcą, z zawartym w 1518 roku, sprowadził do Krakowa licznych Włochów i został znawcą architektury i muzyki. Jego poglądy polityczne były zdecydowanie konserwatywne i zabiegał o poparcie zasiadających w Senacie wielkich magnatów, surowo każąc zarówno buntowników, jak i heretyków. W dziedzinie polityki zagranicznej opowiadał się za inicjatywą w zbliżeniu się do Habsburgów. Tę nową linię przypieczętowano w 1515 roku podczas Kongresu Wiedeńskiego, gdzie podpisano podwójny kontrakt małżeński. Młody Ludwik Jagiellończyk, król węgierski i czeski, miał poślubić wnuczkę cesarza Marię. Natomiast wnuk cesarza Ferdynand brał za żonę Annę Jagielonkę. Układ ten niósł ze sobą oczywiście korzyści dla Jagielonów. Usuwał przyczynę potencjalnych konfliktów w sprawie Węgier i Czech oraz odsuwał groźbę rapprochement między Austrią, Moskwą i Zakonem Krzyżackim. Pozostawiał Zygmuntowi swobodę prowadzenia walk na wschodzie i północy bez obawy przed interwencją z zachodu. Z drugiej jednak strony wiązał się z oczywistym ryzykiem. Gdyby młody Ludwik żył dość długo, dziedzictwo Jagiellonów zostałoby zachowane. Gdyby jednak miał umrzeć, przeszłoby ono w ręce jego habsburskich powinowatych. Na początku wszystko szło dobrze. Zygmunt trzymał Moskwę z dala od swoich granic i na dłuższy czas rozwiązał problem zakonu krzyżackiego. Ale rzeczywista inicjatywa w Europie Środkowej leżała poza sferą jego wpływów. Turcy otomańscy Sulejmana Wspaniałego już ruszyli. W 1521 roku zdobyli Belgrad. Rok później Rodos. Cztery lata później Budę. W 1529 rozpoczęli oblężenie samego Wiednia. A co z punktu widzenia Zygmunta było rzeczą najgorszą? Bezdzietny Ludwik Jagiellończyk zginął w bitwie pod Mohaczem. Jego czeskie królestwo przeszło bez żadnych sporów w ręce Ferdynanda Habsburga. Królestwo węgierskie zaś zostało obrócone w pole trójstronnej rywalizacji, o które walczyli Habsburgowie, Turcy i panowie węgierscy pod wodzą Jana Zapolii. Cała Europa Środkowa pogrążyła się w zamęcie, a ta jej część, która stanowiła dziedzictwo Jagielonów, znacznie się skurczyła. Wojny Zygmunta były w znacznym stopniu uwarunkowane aktualnymi okolicznościami. Napór państwa moskiewskiego w pierwszym stadium skierowany wyłącznie na Litwę, teraz objął również Polskę. W latach 1507-8 ten sam Michał Gliński, który swego czasu położył wybitne zasługi w służbie Aleksandra, stanął na czele buntu w Wilnie, prosto z koronacji w Krakowie. Zygmunt podążył, by wypędzić Glińskiego na wygnanie i odeprzeć Moskali, którzy pośpieszyli mu z pomocą. W 1512 roku Wielki Książę Moskiewski przystąpił do odwetu i przez następne 10 lat ponawiał ataki z zajadłą nieustępliwością. Trwające trzy lata oblężenie Smoleńska co roku kosztowało go 10 tysięcy ludzi. Po jednej tylko bitwie pod Orszą, 8 września 1514 roku książę Ostrogski naliczył 30 tysięcy trupów rosyjskich żołnierzy, w tym 1500 ciał zabitych bojarów. Mimo to nie ustępowali. Jak zawsze ich dewiza brzmiała u nas mnoho ludzi, mamy wielu ludzi. Gliński wziął smoleńsk podstępem i trzymał go mocno. Trzecia kampania. W latach 1534 37 rozpoczęta przez Zygmunta w czasie niepełnoletności Iwana IV nie okazała się rozstrzygająca. Zakończyła się trzecim z kolei rozejmem. Właśnie konflikt z Moskwą leżał u podstaw ostatniej wojny krzyżackiej. Car przekonał Albrechta von Hohenzollerna, aby zażądał zmian w ustaleniach pokoju toruńskiego z 1466 roku i w roku 1519 nadgraniczne potyczki nagle przekształciły się w wojnę. Zaatakowano królewiec i wielki mistrz uniknął haniebnej kapitulacji jedynie dzięki temu, że na czas przyszli mu w sukurs duńscy i niemieccy najemnicy. Jednakże podpisany w 1521 roku rozejm zbiegł się z nadejściem reformacji. Na przestrzeni zaledwie kilku miesięcy oddziały katolickiego zakonu krzyżowego zostały zdziesiątkowane wskutek masowego przechodzenia rycerstwa na luteranizm. Armia Wielkiego Mistrza stopniała. Aby zachować środki egzystencji, ubłagał on w 1525 roku Zygmunta, by obrócił Prusy w zeświecczone ziemie lenne Królestwa Polskiego i przyjął jego kandydaturę. Jako ich dziedzicznego księcia. Pierwszy akt hołdu Pruskiego odbył się 10 kwietnia 1525 roku na rynku krakowskim. Odtąd Albrecht von Hohenzollern miał pozostać lojalnym poddanym Polski oraz aktywnym uczestnikiem życia politycznego w kraju. Chociaż powszechnie przyjmuje się, że zakon krzyżacki został rozwiązany po sekularyzacji Prus w 1525 roku oraz Inflant w 1561 w gruncie rzeczy przetrwał on po dziś dzień w 1527 pozostała garstka rycerzy katolików którzy nie wyjechali z Prus do Inflant osiadła w Mariental, Mergentheim Württembergi tam też przeprowadzono elekcję pierwszego z długiej i nieprzerwanej serii wielkich mistrzów Waltera von Kronberga. Później, począwszy od okresu panowania arcyksięcia austriackiego Maksymiliana, tytularnego króla Polski, który był wielkim mistrzem, w latach 1595-1618, zakon powoli przesuwał się w orbitę Habsburgów. Ostatecznie kwatera główna została przeniesiona do Wiednia. W wielu miejscach Niemiec i Austrii założono komandorię zakonu. Zachowały się też liczne, świadczące o jego działalności, wspaniałe pomniki architektury, m.in. w Mergentheim, w Marburgu i w Rykhofen w Belgii. Obecny wielki mistrz, Dom Ildefons-Pauler, mieszka w Wiedniu przy Zingerstrasse 7, w domu, w którym niegdyś mieszkał Mozart i zarządza trzema prowincjami ze ośrodkami w miejscowościach Passau, Freizag, oraz lana we Włoszech. Mimo romantycznej legendy, która w 1813 roku stała się inspiracją do założenia w plusach zakonu żelaznego krzyża, później zaś, za sprawą pism Alfreda Rosenberga, posłużyła jako kanwa dla co ważniejszych fantazji ideologii faszystowskiej, współczesny zakon krzyżacki ogranicza swoją działalność do uprawiania praktyk religijnych i dobroczynności oraz pozostaje lojalnym, chociaż nieco nieokreślonym narzędziem Watykanu w Europie Środkowej. Tymczasem na granicy południowo-wschodniej wrzał nieustanny zamęt. Trudności, na jakie Jagiellonowie napotykali ze strony Moskwy i Prus, były interpretowane przez poddanych państwa tureckiego jako zezwolenie na plądrowanie ziem polskich. Jeszcze w roku 1412 wielki książę Witold rozpoczął budowę na prawym brzegu dniepru łańcucha twierdz, w których osadzał oddziały tatarskich najemników zwanych Kazakami, żołnierzy, ochotników nikomu niepoddanych. Te przygraniczne skupiska przyciągały coraz większą liczbę zbiegłych słowiańskich chłopów i banitów, stając się zaczątkami późniejszych osad kozackich. Ale Kozacy wkrótce przejęli od Tatarów styl życia wędrownych rabusiów i pod koniec XV wieku potrafili już organizować na własną rękę zbrojne najazdy w głąb Polski. W 1498 dotarli do Jarosławia, a w 1502 do Zakola Wisły w pobliżu Sandomierza. Był to dokładnie taki rodzaj zagrożenia, z jakim miały walczyć oddziały obrony potocznej. Ale ani kozaków, ani tatarów nie można było namówić do tego, aby na stałe zmienili przyjęty styl życia. Co więcej, po przeszło stu latach poddaństwa wobec króla polskiego hospodarowie mołdawcy postanowili sprzymierzyć się z Portą Otomańską. W 1497 roku hospodar mołdawski Stefan pokonał polską ekspedycję karną pod Kozinem na Bukowinie wprowadzając dodatkowy element niepewności w zawikłaną politykę tego rejonu. W ciągu następnych 30 lat Księstwo Mołdawskie realizowało swoje własne ambicje, prowadząc działania na linii atutowej ekspansji Turków Otomańskich na ziemię w dorzeczu Dunaju. Jakieś gwałtowne starcie z Polakami stawało się coraz bardziej prawdopodobne. W 1529 roku w imieniu sultana, ale bez jego zezwolenia, hospodar mołdawski Petryło zaatakował przygraniczny okręg Pokucia. Tam na południe od Dniestru, w pobliżu Obertyna, 22 sierpnia 1531 roku, stawił mu czoło Hetman Tarnowski z niewielkim oddziałem około 6 tysięcy żołnierzy. Pomimo zajadłych ataków 17-tysięcznej konnej armii, nie zdołano zdobyć polskiego taboru, a pod koniec dnia oblegane wojska zrobiły wypad, przepędzając najeźdźców z pola bitwy. Było to klasyczne zwycięstwo, połączony triumf zręcznej taktyki i obrony potocznej. W dziesięć lat później, gdy pechowy hospodar został znamowy sułtana zdetronizowany, odsunięcie go od władzy zostało uznane za Zasłużoną karę dla tego, kto zakłócił spokój najlepszego przyjaciela porty, króla polskiego. Zygmunta II Augusta 1520-1572 od pozłacanej kołyski przygotowywano do roli króla. W 1529 roku został zgodnie z wolą swego ojca formalnie wybrany na tron Polski i pod nadzorem starego króla. Rozpoczął rządy jako wielki książę na Litwie. Tak więc przez blisko 20 lat było dwóch królów Zygmuntów: Stary w Krakowie oraz młody August w Wilnie. Kontrast był uderzający. Mimo królewskich manier i kosmopolitycznego wykształcenia, Zygmuntowi II brakowało zupełnie apodyktyczności typowego księcia epoki renesansu. Miał łagodne usposobienie. A w wieku późniejszym odznaczał się wyraźnymi skłonnościami do melancholii. Nie był bynajmniej mędrkiem, ale rządził swym królestwem z wdziękiem i swobodą, które graniczyły z nonszalancją. Interesowały go wszystkie postępowe ruchy jego czasów, od teologii protestanckiej po politykę ruchu egzekucyjnego, i z reguły brał stronę drobniejszych plotek walczących przeciwko przywilejom. Biskupów i magnatów. Nie tolerował jednak przemocy i stronniczości, i kategorycznie sprzeciwiał się wszelkim próbom wciągania go w religijne spory epoki. Jego słynne oświadczenie, że jest królem narodu, a nie ludzkich sumień, było uzupełnieniem słów, jakie jego ojciec wypowiedział kiedyś pod adresem uczonego doktora Eka. Proszę pozwolić mi, panie, być królem zarówno owiec jak i kozłów Jego życie osobiste wywleczono na widok publiczny a było ono dla niego sprawą nader bolesną Jego matka Bona Sforza która w miarę starzenia się sędziwego króla zdobywała wielkie wpływy polityczne uciekała się do najbardziej desperackich metod renesansowej harpy W roku 1545 Zatruła atmosferę pierwszego małżeństwa syna, aby we właściwym czasie otruła podobno porzuconą żonę. W 1547 obraziła się o jego potajemne małżeństwo z Barbarą Radziwiłówną, córką Hetmana Litewskiego i istniały silne podejrzenia, że w odpowiednim momencie otruła i ją także. W 1556 roku Umknęła do swych ojczystych księstw Bari i Rossano, zabierając ze sobą około 430 tysięcy dukatów w gotówce oraz klejnoty z królewskiego skarbca. Owe neapolitańskie sumy wypożyczone królowi Hiszpanii jeszcze w XVIII wieku były przedmiotem sporów. Mimo to Zygmunt spotkał się z małym zrozumieniem ze strony Sejmu. Był urodzonym parlamentarzystą. I znosił cierpliwie niejedną obrazę w nadziei na pojednanie. Zruszał ramionami, kiedy jego własni zwolennicy skarżyli się gorzko, że dobrami królewskimi wciąż jeszcze opłaca się przysługi i gwarancje. Miał stwierdzić z zakłopotaniem, że musiał je zastawić, ponieważ nie miał co jeść. Nigdy jednak nie wybaczył swoim poddanym, że wmieszali się w sprawę jego miłości do pięknej Barbary. Podczas Sejmu Pierwszego za jego panowania poddał się szczegółowemu przesłuchaniu w sprawie swego małżeństwa. Po czym senat zlecił mu, aby wystąpił o rozwód. Król, wolno każdemu sobie żonę obierać, a nie kto inszy komu obiera. Jam też już za boskiem zrządzeniem to sobie obrał, a opuścić mi ono nie przystoi, bo bym tego. Poczynić nie mógł prócz obrażenia sumienia swego. Próżno się tem bawić, co się odstać nie może, a do czego słusznej przyczyny nie masz. Arcybiskup, miłościwy królu, mogłoby się dosyć słusznych przyczyn znaleźć, żeby się to rozstać mogło. Król, mogłoby to, kto by był przestronnego sumienia, ale ja go nie jestem. Poseł. Piotr Boratyński Aleś, wasza królewska mość, z łaską waszej królewskiej mości wspominając, stan osoby swej królewskiej, tudzież poddanych swych, niepomału poniżyć raczył, pojąwszy wasza królewska mość poddaną swą, a zwłaszcza takowej familii i z takowego ludu wziąwszy sobie małżonkę, którzy dopiero od półtora sta lat ex summa et inculta barbarie wiarę prawdziwą chrześcijańską uznali i w tymże też krótkim wieku stan rycerski i herby od nas Polaków dopiero przyjęli. Zygmunt zniósł te zniewagi. Potem odmówiwszy zapłacenia rocznych podatków Sejm ustąpił. Barbara została ukoronowana. Ale gdy wkrótce potem zmarła, król był niepocieszony. Jego trzecie czysto polityczne małżeństwo z księżniczką austriacką Katarzyną było klęską. Przez ostatnie lata życia król żył samotnie i nieodmiennie ubierał się na czarno. Do prowadzenia wojny w Inflantach, a było to najbardziej absorbujące zygmunta wydarzenie w sferze polityki zagranicznej. Zmusiły króla wypadki, na które nie miał żadnego wpływu. Inflanty, północny land niemieckich krzyżowców, utrzymały swe odrębne istnienie. Ale podobnie jak w Prusach i tam również reformacja stopniowo podkopywała ustalony ład polityczny. W połowie XVI wieku państwo inflanskie zaczęło chwiać się w posadach. Luterańscy mieszczania Rygi byli poróżnieni z kościołem katolickim. Szlachta niemiecka była poróżniona ze sobą. Wielki mistrz zakonu kawalerów mieczowych von Fürstenberg był poróżniony z biskupem ryskim Wilhelmem von Hohenzollernem. Zakon kawalerów mieczowych, założony w 1209 roku przez Albrechta von Buxhofdena oraz arcybiskupa ryskiego, rozpoczął podbój Inflant, zanim wchłonął go. W 1237 roku zakon krzyżacki, trzy wieki później, w wyniku sekularyzacji Prus, został zrekonstruowany pod nazwą Rycerzy Chrystusa i działał jako niezależna jednostka do 1561 roku. Szwedów interesowały tereny na północy, przylegające do szwedzkiej części Finlandii. Moskwa szukała okna na zachód. Duńczykom zależało na tym, aby przeszkodzić Szwedom. Zygmuntowi zależało na losach kuzyna arcybiskupa. W 1557 roku polska armia ruszyła w kierunku Rygi, ale zatrzymała się, gdy wielki mistrz i arcybiskup znaleźli wspólny język. W latach 1558-59 armia moskiewska zdobyła dorpat i narwę, oraz uprowadziła Wielkiego Mistrza jako wojenne trofeum. Był to sygnał do rozpoczęcia międzynarodowego konfliktu z udziałem Szwedów, Duńczyków, Polaków i Rosjan, którego przedmiotem był spór o panowanie nad całym Morzem Bałtyckim. Został on ostatecznie rozwiązany dopiero w roku 1721. Ugrupowanie katolickie, zaniedbywane przez cesarza, zwróciło się o ochronę do Polski. W 1561 następca Fürstenberga Gotthard von Kettler, wspólnie z arcybiskupem Wilhelmem oraz przedstawicielami wszystkich stanów Litwy, przybył do Wilna, aby złożyć hołd Zygmuntowi II Augustowi. Kettler miał otrzymać Kurlandię i Semigalię jako lenno polskiej Litwy. Ryga miała zostać wcielona do królestwa. Na tych samych warunkach i z tymi samymi przywilejami co Gdańsk. Była to zamierzona kopia aktów uległości Prus z lat 1466 i 1525. Rozpoczęła się wojna morska o panowanie nad szlakiem handlowym wiodącym wzdłuż Narwy. Piętnastu okrętom floty polskiej król udzielił zezwolenia na nieograniczone akcje pirackie. Do Danii wysłano poselstwo dla przeprowadzenia negocjacji w sprawie nawiązania ewentualnego przymierza. Siostrę króla Katarzynę wysłano do Sztokholmu jako narzeczoną dla szwedzkiego następcy tronu. Ale z Moskwą żadne rapprochement, czyli zbliżenie, nie było możliwe. Na zawiadomienie o hołdzie złożonym w Wilnie Iwan IV odpowiedział obcesową notą, w której żądał zwrotu Kijowa, Wołynia i Podola, dziedzictwa jego przodka, świętego Włodzimierza. Armia litewska brała udział w walkach od roku 1560. Armia polska trzy lata później. W tym samym roku utracono Połock. Nie można też było znaleźć sposobu na odzyskanie Smoleńska i Czernichowa, ani na wykorzystanie dla własnych interesów kłopotów Iwana z Turkami i jego własnymi buntowniczymi bojarami. W roku 1567 Armia Polsko-Litewska biwakowała obok miejscowości Radoszkowice w pobliżu Wilna, debatując nad sprawami konstytucyjnymi i na próżno czekając na zmianę stanowiska Moskwy. Właśnie podczas tych długich, zimnych wieczorów, spędzanych w obozie na przymusowej bezczynności, Szlachta Polski Litwy dokonała podsumowania wspólnych trudności i kłopotów. Stali w obliczu konfliktu z liczną armią nieustępliwego i fanatycznego przeciwnika, który nie wiedział, co to wielkoduszność i kompromis. Dostrzegli w tym niebezpieczeństwo o wiele poważniejsze niż to, które dawniej zagrażało im ze strony podległego teraz zakonu Krzyżackiego. Przewidywali, Długą i zaciętą walkę, a do tej perspektywy niezbyt pasował pożałowania godny stan ich ładu politycznego. Zrozumieli, że Unia Personalna Dwóch Koron, ustanowiona w 1386 roku w obliczu krzyżackiego zagrożenia, nie odpowiada już ich potrzebom i że będzie ją trzeba zastąpić nową, organiczną Unią Konstytucyjną. Jeszcze nim upłynął rok. 1568 i zanim obozowisko w Radoszkowicach zostało zlikwidowane, osiągnięto daleko idące porozumienie w kwestii ostatecznego celu Unii. Ale jej warunki bynajmniej nie były jeszcze ustalone. W uszach każdego, kto nie zna tego tematu, zwrot polskie odrodzenie brzmi niemal jak oksymoron. Czyli sprzeczność. Może się istotnie wydawać rzeczą wysoce nieprawdopodobną, że północny kraj słowiański, bardzo odległy od wpływów zarówno świata antycznego, jak i Włoch, epoki renesansu, mógł kiedykolwiek przeżyć odrodzenie inaczej niż tylko w sposób nader powierzchowny. I rzeczywiście, w dziedzinie sztuki Polska pod wieloma względami wciąż jeszcze leżała na peryferiach Europy. Zachowane pomniki architektury dają świadectwo dziełu talentów pochodzących przede wszystkim z importu. Pałace w Baranowie i Krasiczynie, czy też zdobione spichrze Kazimierza Dolnego, są z pewnością swego rodzaju klejnocikami, nie są jednak w stanie zadziwić kogoś, kto oglądał Florencję i Wenecję lub zamki nad Loarą. Także w dziedzinie malarstwa osiągnięcia Polski były raczej skromne. Jednakże w mniej namacalnym świecie idei, w dziedzinie nauki, literatury i wiedzy, talent Polaków okazał się zadziwiająco bogaty i głęboki. Bez cienia hiperboli można to okres panowania dwóch ostatnich Egielonów nazwać złotym wiekiem Polski. Rozkwit odrodzenia w XVI wieku poprzedzony był w wieku XV okresem kiełkowania i wzrostu silnej tradycji humanistycznej w salach wykładowych Uniwersytetu Jagiellońskiego pod przywództwem wybitnych rektorów od Pawła Włodkowica po biskupa Tomickiego w bliskich kręgach tworzących się wokół książąt kościoła od kardynała Oleśnickiego po arcybiskupa Łaskiego od dawna już atakowano z pozycji szerokich horyzontów myśli filozoficznej i naukowej teokratyczne wartości średniowiecza sztuka drukarska Środek techniczny służący popularyzacji nowych myśli rozkwitała od wczesnych czasów. Pierwsza książka wydrukowana w 1473 roku w Krakowie łaciński Almanach, była dziełem Kaspra Sztraube. W 1491 Szwajpolt Fiol, Swejbolt Well, wydrukował pierwszą na świecie książkę w języku starocerkiewno zbiór pieśni religijnych Oktoich, ośmiogłaśnik, za które to dzieło sąd inkwizycyjny ukarał go grzywną. Jan Haller, kolejny przybysz z Frankonii oraz Kasper Hochfeder przeszli do historii jako twórcy pierwszej ilustrowanej polskiej książki. Były to wydane w 1506 roku statuty prawne Jana Łaskiego. Florian Ungler wydrukował w roku 1513 pierwszą książkę w języku polskim Raj Duszny Biernata z Lublina oraz pierwszą polską ortografię Stanisława Zaborowskiego, a w roku 1518 pierwszą polską gramatykę tego samego autora. W 1526 zaś słynną mapę Polski Bernarda Wapowskiego. Boże, igrzysko. Taśma szósta, koniec ścieżki pierwszej. Igrzysko. Taśma szósta, ścieżka druga. Hieronim Wietor, założyciel oficyny, która miała przetrwać przez ponad wiek, produkował druki w języku greckim. Wydrukował także pierwszą książkę pisaną Antykwą. W roku 1519 zaś Kronika Polonorum Macieja Miechowity. Tę ostatnią pozycję potomni przechowywali w pamięci głównie ze względu na fakt, że było to pierwsze drukowane dzieło w Polsce które zostało wycofane przez cenzurę kościelną ponieważ zawierało wzmiankę o pewnej damie która wracając w 1493 roku z pielgrzymki do Rzymu przywiozła do Polski syfilis tyle na temat precedensów do rozwoju kultury przyczyniał się w znacznym stopniu dobrobyt materialny w zamożnych miastach, takich jak Kraków czy Gdańsk, rozkwit sztuki szedł w parze z rozkwitem handlu. Magnaci pokroju kanclerza Krzysztofa Szydłowieckiego 1467-1532 czy biskupa poznańskiego Jana Lubrańskiego chlubili się za szczytem, jakim było dla nich sprawowanie mecenasu nad kulturą i sztuką. Możni panowie mogli sobie pozwolić na wysyłanie synów za granicę na nauki. Napływ polskich studentów do Uniwersytetu Niemiec i Włoch był większy niż w jakiejkolwiek innej epoce dziejów. Blaskiem najjaśniejszym świecił Dwór Jagiellonów. Zygmunt I, którego starszy brat rządził w Czechach i na Węgrzech od 1490 roku, i którego żona Bona Sforza była inicjatorką istotnej dla rozwoju kultury i sztuki mody na sprowadzanie uczonych i artystów z Włoch, przewodził w Krakowie znakomitemu gronu międzynarodowych przedstawicieli świata kultury. Jego syn Zygmunt August, wielki książę litewski, stworzył środowisko, w którym urzędnicy królewscy, aby móc cieszyć się powodzeniem i szacunkiem, musieli sami być poetami, filozofami i uczonymi. Byli przykładem dla całego wykształconego społeczeństwa. Na początku XVI wieku Polska była już dobrze przygotowana na nadejście epoki odrodzenia i przez kilka pokoleń plawiła się w jego blasku. Same nazwiska mówią niewiele, ale ci, którzy przyczyniali się do rozkwitu artystycznego i umysłowego życia epoki, byli ludźmi naprawdę wybitnymi, zwłaszcza że ich działalność dotyczyła dziedziny, w której w okresach późniejszych postacie tej miary trafiały się rzadko. Spośród cudzoziemców wypada wymienić Błona Korsiego, Kalimacha, Padowana, Berecziego, Retyka, Santa Gucciego. Wśród Polaków zaś Janickiego, Modrzewskiego, Iłowskiego, Goślickiego, Reja, Orzechowskiego, Zaborowskiego, Wapowskiego, Górnickiego, Kopernika, Kochanowskiego, Zamojskiego. Wśród nich postacią największej miary był niewątpliwie Mikołaj Kopernik, Nikolaus Kopernikus, 1473-1543. Urodził się w toruniu w prusach królewskich i większą część życia przeżył jako kanonik kapituły warmińskiej we Fromborku. Miał umysł uniwersalny, w pełnym i dosłownym znaczeniu tego wyrazu. Jego odkrycie że Ziemia obraca się wokół Słońca, spowodowało w panującym wcześniej systemie podstawowych pojęć i kategorii filozoficznych najbardziej radykalny przewrót, jaki można sobie wyobrazić. Pierwsze miejsce po Koperniku zajmuje Jan Kochanowski 1530-1584. Jako ojciec poezji pisanej w języku polskim. Ukazał Polakom piękno ich języka. Aż do czasu, gdy u schyłku życia dotknęła go osobista tragedia, z jego poezji promieniowała ta sama radość życia i świeżość, jaka charakteryzowała twórczość innych dorównujących mu rangą poetów: Ronsarda i di Belléa we Francji, Petrarki we Włoszech, Spensera w Anglii oraz dziecięca zdolność dostrzegania urody, przyrody i człowieka. Jakiej nie miał nikt przed nim. Spośród dwudziestu tysięcy wersów napisanych przez niego utworów, często cytowany bywa wiersz zwany jego renesansowym manifestem. Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary? Czego za dobrodziejstwa, którym nie masz miary? Kościół Cię nie ogarnie wszędy, pełno Ciebie i w otchłaniach, i w morzu, na ziemi na niebie. Tyś Pan wszystkiego, Tyś niebo zbudował i złotymi gwiazdami ślicznieś uhaftował. Tyś fundament założył nieobeszłej ziemi i przykryłeś jej nagość zioły rozlicznymi. Za Twoim rozkazaniem w brzegach morze stoi, a zamierzony granic przeskoczyć się boi. Tobie Kwoli rozliczne kwiatki wiosna rodzi, Tobie kwoli w kłusianym wieńcu lato chodzi. Wino jesień i jabłka rozmaite dawa. Potem do gotowego gnuśna zima wstawa. Chowaj nas, póki raczysz, na tej niskiej ziemi, Jeno, zawżdy niech będziemy pod skrzydłami Twoimi. Ostatnim spośród wielkich Epoki renesansu był Jan Zamoyski, urodzony w 1542, zmarły w 1605. Mimo swej pozycji czołowego polityka epoki znalazł czas na przebudowę rodzinnego zamościa i przekształcenie go we wzorowe miasto swych czasów. Plan miasta oparty był na zasadach harmonii Cycerona, ze świetnie się nawzajem uzupełniającymi Pałacem, ratuszem i kolegiatą. Życie umysłowe skupiało się wokół słynnej akademii Hippeum, która przez krótki czas była jednym z czołowych ośrodków naukowych wschodniej Europy. W tym prywatnym mikrokosmosie Zamoyski z powodzeniem wprowadzał renesansowy styl życia, rozwijając te wartości, które na szerszą skalę musiały pozostawać poza jego zasięgiem. Mimo odmiennych dróg życiowych Kopernika, Kochanowskiego i Zamojskiego, łączyło wiele wspólnych cech. Po pierwsze, wszyscy trzej otrzymali wspaniałe wykształcenie. Wszyscy ukończyli uniwersytety w Krakowie i Padwie. Padwa była przodującą uczelnią europejską, a w roku 1563 Zamojski sprawował tam godność rektora. Po drugie, Wszyscy dogłębnie interesowali się starożytnością i świetnie znali twórczość klasyków. Kopernik przetłumaczył dla własnej przyjemności listy Teofilakta Symokatty w 1509 roku. Kochanowski, uczeń hellenisty Robertella, specjalizował się w twórczości Cycerona i przez pierwsze 30 lat życia sam pisał poezję w języku łacińskim. Zamojski, Wygłaszał do Sejmu i Senatu mowy na temat historii Republiki Rzymskiej. Po trzecie, wszyscy świadomie doskonalili w sobie wszystkie te umiejętności, które wynikały z ich indywidualnych uzdolnień. Kopernik, astronom, był także kwalifikowanym doktorem medycyny i prawa kanonicznego. Kochanowski, poeta, studiował politykę. Zamojski, polityk, studiował poezję. Po czwarte, wszyscy trzej byli postaciami publicznymi o bardzo silnym poczuciu swych obywatelskich obowiązków. Kopernik brał czynny udział w obronie prus królewskich przed zakonem krzyżackim i w 1526 roku w przeprowadzaniu reformy systemu monetarnego. Jako kanonik świecki regularnie pełnił obowiązki oficjalnego przedstawiciela władzy królewskiej, poborcy podatkowego, sędziego i lekarza. Zarówno Kochanowski, jak i Zamoyski rozpoczęli swą życiową karierę od stanowiska sekretarza Królewskiego. Ale podczas gdy pierwszy wycofał się do swego majątku w Czarnolesie, drugi objął dożywotnio najwyższe urzędy Rzeczypospolitej, kanclerza Wielkiego i hetmana Wielkiego Koronnego. Wszyscy trzej wreszcie hołdowali wysokim ideałom moralnym. Wszyscy Walczyli o świadome ideały piękna i harmonii. Kopernika najbardziej interesował teoretyczny ład wszechświata, Kochanowskiego praktyczny ład ludzkich uczuć i przekonań, Zamojskiego wreszcie ład polityczny. Humanistyczne wykształcenie, głęboki szacunek dla świata antycznego, indywidualizm i dążenie do pełnej wiedzy, troska o sprawy publiczne. I pełen harmonii cel ludzkiego życia, oto cechy, które były w pełni ich wspólnym udziałem. A te właśnie cechy tworzyły w powszechnym przekonaniu człowieka renesansu, l'uomo universale. Sejm, który zebrał się w Lublinie i trwał od 10 stycznia do 12 sierpnia 1569 roku, został zwołany przez króla. Specjalnie w celu utworzenia Unii Konstytucyjnej między Koroną i Wielkim Księstwem. Był to na przestrzeni pięciu lat czwarty z kolei Sejm poświęcony omówieniu tej sprawy i uczestniczyli w nim przedstawiciele zarówno Polski, jak i Litwy. Zygmunt August już się śpieszył. Wszystkie dawniejsze argumenty były nadal aktualne. Rozwój wspólnej kultury polskiej w łonie klasy panującej obu państw. Wspólne zagrożenie ze strony Moskwy, niebezpieczna ekspozycja prowincji południowo-wschodnich, niedostatki istniejącej praktyki w zakresie polityki wojskowej, finansowej i administracyjnej – wszystko to wskazywało na potrzebę fundamentalnych zmian i rychłego porozumienia. Był jednak jeszcze jeden dodatkowy powód do pośpiechu. Trzecie małżeństwo króla okazało się nieudane. Rozwód był niemożliwy. Nie można było mieć nadziei na narodziny następcy. Było pewne, że dynastia Gielonów wygaśnie. Król, zmęczony i chory, zmobilizował się do ostatniego w życiu wielkiego wysiłku. Tylko on mógł przełamać wahania litewskich magnatów. W ostatnim dziesięcioleciu próbował różnych sposobów, aby połączyć ze sobą odmienne tradycje. Jakie dzieliły obie części jego królestwa. W 1569 roku powołał wspólny sejm dla korony i litwy. W 1565 sejmiki ziemskie na wzór polski. Jednocześnie zaś poczynił znaczne ustępstwa, rezygnując z wszelkich prerogatyw Wielkiego Księcia, które ograniczały prawa własności szlachty oraz rozszerzając wszystkie przywileje. Także na szlachtę prawosławną. Zdawał sobie oczywiście sprawę, że przyzwyczajenia nie zmieniają się z dnia na dzień i że wyboru przedstawicieli do litewskiego sejmu i sejmików często dokonywano pod groźbą magnackiego bata. W Lublinie obserwował, jak trzech najpotężniejszych panów litewskich Mikołaj Radziwił, Rudy, Jan Chodkiewicz i Ostafi Wolowicz po prostu rozkazało innym delegatom trzymać język za zębami. Po miesiącu załatwiania formalności i po kolejnym miesiącu sporów, król wezwał Radziwiła i Chotkiewicza, aby osobiście przybyli do Senatu i złożyli wyjaśnienia. Gdy ci zbiegli pod osłoną nocy, król zareagował gniewem. W ciągu następnych dni województwa Kijowskie i Bracławskie zostały wcielone do korony. Dwóch urzędników podlaskich, którzy odmówili złożenia przysięgi posłuszeństwa polskiej koronie, natychmiast pozbawiono majątków i urzędów. Wymowa tego posunięcia była oczywista. Jeśli litewscy panowie nie będą chcieli się zachowywać tak jak polska szlachta, jeśli odmówią publicznej dyskusji, król zwróci się przeciwko nim z całą wściekłością litewskiego autokraty. W kwietniu można władcy z Ukrainy. Ostrogski, Czartoryski, Sanguszko, Wiśniowiecki pojawili się ponownie i zasiedli w polskim senacie. 17 czerwca powrócił sam Chodkiewicz i w imieniu swych towarzyszy ze łzami błagał króla, aby ten nie poddawał ich polskiej koronie na mocy dziedzicznej woli ku zniewoleniu i zawstydzeniu ich dzieci. Zygmunt August odparł także ze łzami. Że Bóg mieszka tam, gdzie jest miłość, albowiem taka jest Jego boska wola. Potem zaś dodał, że nie wiedzie litewskich waszmości do żadnego zniewolenia, bo wszyscy muszą oddawać się w niewolę Bogu, nie zaś ziemskim władcom. Był to moment decydujący. Chotkiewicz przyjął warunki proponowanej Unii. Senatorzy zerwali się na nogi, wznosząc dziękczynne okrzyki. Polska i Litwa. Miały zostać połączone, wolni z wolnymi, równi z równymi. Miała powstać jedna rzecz pospolita, w której panuje jedna nierozdzielna polityka i rządzi jeden król, elekcyjny, nie z urodzenia, w której jest jeden sejm i jeden pieniądz. Litwini mieli zachować własne prawo, własną administrację, własne wojsko i tytuły dla swych książęcych rodów. Szczegóły zostały ustalone polubownie. Król pracował nieprzerwanie, godzina po godzinie, dzień po dniu. Mówił, że są rzeczy wielkie, bo są te, które na wieki trwać mają, potrzebują tedy i deliberacji długiej, i ostrzeżenia dobrego. Wreszcie, 1 lipca 1569 roku akt Unii został ostatecznie przypieczętowany. Stojąc na przedzie z kapeluszem w ręku i w otoczeniu duchowieństwa, Zygmunt August przyjął przysięgę lojalności od każdego z sygnatariuszy. Potem poprowadził całe zgromadzenie do kościoła świętego Stanisława, gdzie, klęcząc przed ołtarzem, mocnym głosem odśpiewał Tedeum. Ostatnie lata Zygmunta Augusta wypełnione były żalem i smutkiem. Bezustanne apele o miłość i zgodę wypływały z obawy, że zarówno jednego, jak i drugiego wciąż jest za mało. W 1569 roku Sejm bezwłocznie podjął debatę na temat spraw małżeńskich króla i 12 sierpnia zakończył obrady, nie zważając na usilne prośby władcy. Bezceremonialnie odłożono na później ustalenia dotyczące procedury wyborczej, utworzenia głównego skarbu oraz przeprowadzenia reform sądowych Widzicie, że ciem jest poddany śmierci jako i każdy z waszmościów, mówił król. Jeśliże tego nie opatrzycie, tedy ta praca moja w waszmości wszystkich wniwecz by się obróciła. Nie zwrócili na te słowa uwagi. Tymczasem w Moskwie Iwan IV rozgniewał się na wieść o unii lubelskiej. I pośpiesznie podjął owe przestępcze akcje, które bardziej niż inne jego postępki zyskały mu przydomek groźnego. Przygotowano sfałszowane listy mające wykazać, że Metropolita oraz namiestnik Nowogrodu są winni zdradzieckich konszachtów z królem polskim. Car przybył, aby osobiście wymierzyć karę. Mieszkańców Nowogrodu systematycznie chwytano i torturowano. Każdego dnia mordowano po pięćset, a często i po tysiąc osób. W ciągu pięciu tygodni najbardziej cywilizowane pośród miast Rosji zostało wyludnione i obrócone w stos dogasających zgliszczy. Iwan powrócił do Moskwy, aby szykować kotwy z wrzącym olejem i rzeźnickie haki narzędzia kary dla kilkuset mieszkańców Moskwy, Podejrzanych o utrzymywanie zdradzieckich kontaktów z Nowogrodem. Jaką przyszłość mogła mieć Rzeczpospolita dobrej woli, żyjąc obok takiego sąsiada? W 1570 roku Sejm debatował nad problemem reformy podatkowej, nie uchwalił jednak żadnych podatków. W 1572 zaś jego członków rozproszył wybuch zarazy. Zygmunt August Popadł w rozpacz i bezsenność. Zamknął się w swoim ulubionym zamku w Knyszynie koło Białego Stoku i odmówił przyjmowania senatorów. Umarł 7 lipca 1572 roku otoczony pstrokatym tłumkiem szarlatanów, astrologów i czarowników w komnacie zawieszonej czarnymi kotarami na pamiątkę żałoby po barbarze Radziwiłównie. W jego testamencie raz jeszcze powracają te piękne marzenia, które były treścią jego całego życia, a które miały tak niewielką szansę, aby się spełnić. Przeto tym naszym testamentem obojemu państwu, koronie polskiej i wielkiemu księstwu litewskiemu dajemy, odkazujemy, zostawiamy miłość, zgodę, jedność, którą przodkowie nasze nazwali po łacinie unią i mocnymi spiski wspólną obywatelów obojego państwa przysięgą utwierdzonymi na wieczność ukrzepili a który z tych dwóch narodów naród wdzięcznie tę unię od nas przyjąwszy mocno trzymać będzie temu to błogosławieństwo dajemy aby go pan bóg własce swej w szerokim, a spokojnym panowaniu, we czci, a sławie domowej i postronnej i we wszystkim dobrym i potrzebnym przed inne narody wystawił i wywyższeł. A który za się naród będzie chciał być tej Unii niewdzięczen i drog do rozdwojenia będzie szukał, niechaj się boi gniewu Bożego, który w nienawiści, jako prorok, mówi – ma przeklinając tego, który sieje między braćmi niezgodę. Ostatni z Jagielonów, jak przed dwustu dwoma laty ostatni z Piastów, został pochowany na Wzgórzu Wawelskim. Jako osoba prywatna król był martwy. Jako osoba publiczna jechał za własnym pogrzebem w postaci swego sobowtóra. Drzewce królewskiego sztandaru Zostało przełamane na dwoje i wraz z królewskimi klejnotami wrzucone do grobu. Akt ten stał się zarazem symbolem przeistoczenia Królestwa Polskiego. Zmarły król rządził jako monarcha dziedziczny dwoma odrębnymi księstwami. Pozostawiał je zjednoczone w obrębie jednej Rzeczypospolitej, elekcyjnej. Część druga. Życie i śmierć Rzeczypospolitej Polski i Litwy 1569-1795 Rozdział 6 Antemurale Przedmurze chrześcijaństwa Dla każdego okresu na przestrzeni dziejów od roku 1000 do 1939 można przytoczyć wypowiedzi, będące dowodem przeświadczenia, że Polska była, jest i zawsze pozostanie najdalej wysuniętą placówką zachodniej cywilizacji. W wiekach najwcześniejszych widziano w niej obrońcę okopów oddzielających od pruskich i litewskich pogan. W okresie nowożytnym zaporę broniącą dostępu islamowi i moskiewskim schizmatykom, a w wieku dwudziestym straż szańców. Wzniesionych na linii frontu walczącego komunizmu. We wszystkich okresach dziejów, przeznaczone Polsce miejsce w Europie, podobnie jak miejsce sąsiednich Węgier, było zupełnie jasno określone: antemurale przedmurze. Terminologia oczywiście zmieniała się. Termin antemurale Christianitatis przyjęto powszechnie po upadku Konstantynopola. Za pochodzącym z 1467 roku memoriałem skierowanym do papieża Pawła II. W innych źródłach znajdujemy terminy murus mur, skutum, tarcza, klipeus pawęż, prevalidum twierdza propuniaculum fortyfikacja, w języku polskim zaś przedmurze, forpoczta, czy nawet płot i straż. W 1573 roku, gdy dla upamiętnienia elekcji Henryka Walezego na tron polski wzniesiono w Paryżu łuk triumfalny, napis głosił Polonie totius Europa adversus barbarorum nationum firmissimo propuniaculo. Polsce, najsilniejszej fortecy całej Europy przeciwko ludom barbarzyńskim. W 30 lat później Przygotowując swój wielki plan odrodzenia jedności europejskiej, Maximilian de Silly opisywał Polskę jako boulevard et rempart, jako boulevard i szaniec. W 1623 roku Wojciech Dembołęcki pisał pięknie, że Bóg koroną polską, jak płotem, chrześcijaństwo od pogan zagrodził. Królowie polscy nieodmiennie przypominali swym zagranicznym partnerom o tradycyjnym roszczeniu Rzeczypospolitej do takiej właśnie roli. 28 marca 1621 roku w Whitehall kanclerz polski Jerzy Oseliński rozpoczął swą przemowę do króla Jakuba I od słów tandem erupit otomanorum iam diu celatum pectore virus et publico barbarorum furore validissimum christiani Orbis ante morale, petitur Polonia. Pod koniec stulecia, 25 lipca 1676 roku Jan III Sobieski zwracał się do Karola II niemal dokładnie tymi samymi słowami donosząc mu, że wielkie rzesze Turków i Tatarów zwaliły się na to przedmurze chrześcijaństwa, aby je zburzyć. Pojęcie ante morale Zawsze cieszyło się szczególnym upodobaniem ze strony pisarzy katolickich, a ostatnio przyjął je także Watykański Instytut Historii Polskim, używając jako tytułu swego znakomitego czasopisma. Łączy się je często z dwoma innymi sloganami: Polonia semper fidelis Polska zawsze wierna oraz Polska przystanią tolerancji. W ten sposób rzymscy apologeci stwarzali wrażenie, że Polska była w stanie powstrzymać napór pogaństwa, po pierwsze, dlatego że była krajem jednolicie katolickim, po drugie, zaś, ponieważ jej cudowna tolerancja nie stwarzała powodów do prowadzenia walk religijnych wewnątrz kraju, ani do ingerencji z zewnątrz. Zarówno forma, jak i treść uchwały Konfederacji Warszawskiej z 28 stycznia. 1573 roku, były istotnie czymś wyjątkowym, jak na warunki panujące w tym czasie w innych częściach Europy. Miały one decydować o zasadach życia religijnego w Rzeczypospolitej przez następne 200 lat. A iż w Rzeczypospolitej naszej jest dissidium niemałe in causa religionis christianae, różność niemała ze strony wiary chrześcijańskiej, zabiegając temu, aby się z tej przyczyny między ludźmi sedycja, czyli rozruchy, jaka szkodliwa nie wszczęła, którą po inszych królestwach jaśnie widzimy, obiecujemy to sobie wspólnie: pro nobis et successoribus nostris in perpetuum, sub vinculo juramenti fide honoren, consciensis nostris, za nas i za potomki nasze na wieczne czasy, pod obowiązkiem przysięgi, pod wiarą, czcią i sumnieniem naszym, iż którzy jesteśmy dissidentes de religione, różni w wierze, pokój między sobą zachować, a dla różnej wiary i odmiany w kościelach krwie nie przelewać, ani się penować konfiskacjone bonorum, poczciwością, carceribus in exilio, karać odsądzeniem majątności, na honorze, więzieniem i wygnaniem. Uchwała ta zabierała jednak w sobie dowód pewnej subtelnej sprzeczności. Jeśli katolicka Rzeczpospolita istotnie była przystanią tolerancji, to mogło się tak stać jedynie dzięki obecności w niej licznych dissidentes jeśli jednak społeczność innowierców była tak duża, że aż trzeba ją było tolerować, to Rzeczpospolita nie mogła być jednolicie katolicka. Niełatwo podać dokładną miarę katolicyzmu Polski oraz jej tolerancji. Krótka wyprawa poznawcza w przeszłość religijną Polski jest zatem wycieczką pełną niespodzianek. Z jednej strony obserwuje się bowiem nieprzerwaną obecność Kościoła rzymskokatolickiego, którego początki sięgają najdalszych początków pisanych dziejów i którego supremacji zagrażały jedynie przemijające niebezpieczeństwa. Z drugiej strony zaś bezustanne dowody istnienia licznych odmian religijnego nonkonformizmu, sekciarstwa, schizmy i herezji. Z najwcześniejszego zachowanego utworu w języku polskim bije niewątpliwie żarliwy katolicyzm. Hymn Bogu Rodzica, który powstał zapewne w XIII wieku, zachował się w XV-wiecznym rękopisie. W epoce Jagiellonów był pieśnią bojową wojsk zaciężnych. Rycerze armii polskiej i litewskiej śpiewali go chórem, idąc w bój pod Grunwaldem: Bogu rodzica dziewica, Bogiem Sławiena Maria, U Twego Syna gospodina, Matko Zwolena Maria: Zyszczy nam, spuści nam, Kyrie Leison. Scena, jaka rozegrała się na polach pod Grunwaldem, gdzie obie armie błagały Najświętszą Marię Pannę o opiekę, mogłaby w istocie nasuwać przypuszczenie, że Polacy, nie mniej niż krzyżacy, hołdowali tradycji wypraw krzyżowych. Niektórzy historycy, na przykład Lelewel, przyrównują rolę wojującej Polski w Europie Wschodniej do roli Hiszpanii na Zachodzie, podczas prowadzonej przez nią przez 700 lat Świętej Wojny przeciwko Maurom. W gruncie rzeczy Polacy nigdy nie byli zbytnio gorliwymi krzyżowcami. Ich udział w powszechnych krucjatach do Ziemi Świętej był nadzwyczaj ograniczony, a ci nieliczni władcy, którzy prowadzili Świętą Wojnę z niewiernymi, czynili to ze zdrowych pobudek politycznych. Do poważniejszych sporów w tej sprawie doszło z powodu polityki młodego Władysława III Jagiellończyka, króla Polski Węgier. W 1443 roku posłuchał on poduszczeń nuncjusza papieskiego Giuliana Cezariniego i poprowadził swoje wojska na wschód, podejmując próbę opanowania rosnącej potęgi Turków otomańskich. W poprzednich latach Węgrom z trudem udawało się powstrzymywać zagrożenie ze strony Turków i toczyli zajadwe walki z Paszą Serbskim, oraz gospodarem wołoskim Drakulą. Teraz przeszli do ofensywy. Minąwszy Belgrad i Sofię, skierowali się w kierunku Adrianopola. W 1444 roku losy wojny ważyły się. Sultan turecki Murat II sforsował wenecką blokadę Cieśnin i lądując u wybrzeży Europy, sprowadził bardzo potrzebne w tym momencie rezerwy kawalerii. Decydująca bitwa rozegrała się 10 listopada u wybrzeży Morza Czarnego, niedaleko dzisiejszej miejscowości Warna. Powodzenie chrześcijan na początku starcia odwróciło się nagle na skutek niefortunnego posunięcia, jakim okazała się próba bezpośredniego ataku na środkowe oddziały sił sułtana. Klęska była kompletna. Śmierć młodego króla opisał turecki kronikarz. Chodża Efendi Saated Din. O świcie jutrzenki zagrzmiały hasła do boju. Ucznicy rozpoczęli bitwę, a gdy pełny strzał Sejdaki wystrzelano, z mieczem w ręku obie strony rzuciły się na siebie. Przewyższający liczbą nieprzyjaciel gwałtownie nacierał i już zwyciężał, gdy waleczny Bejler Bej Bay, Anadali Karadża padł od niewiernego żelaza. Zmieszani i przerażeni Sipachowie poszli natychmiast w rozsypkę. Sultan, widząc ustępujących, wzniósł umysł do Boga i Panie zawołał, przez godność królów, wypływającą z Twej potęgi, przez waleczność i gorliwość wojowników wiary, przez największego i ostatniego z proroków, który Twe prawdy objawiał ludziom, przez czystość Jego niebieskiej duszy, nie oddawaj wojowników islamu na zdeptanie ludu wykarmionego w sromotnym błędzie, nieuznającego twej potęgi. Nie przywalaj obrońców wiary hańbą zwycięstwa niewiernych. Niebo przyjęło jego prośbę. Król, uniesiony zapałem zwycięstwa, usłuchał słów Janka, radzącego, aby na obóz szacha uderzył. Z garstką żołnierza i zdobytym mieczem w ręku Król, chełpliwy ze swej odwagi, leci w tę stronę i nie zatrzymuje się aż przed sultanem. Miurat, z niecierpliwością znosząc zuchwałość niedowiarka, rzekł do będącej około siebie straży. Tego obłąkanego, chełpliwego potępieńca odłączyć od jego orszaku. Gdy lecąc jak dzik raniony w pośrodek was będzie wpadał, roztąpcie się na obie strony, a potem... Nagle się zamknąwszy, jego zabiciem dokonacie Bogu przyjemnego czynu. Król niedowiarków, nierozważnie pędząc konia, zagrzany niebacznym męstwem, daleko się przed swoich wypuścił i prosto pędził na świetny buńczuk padyszacha. W czas żołnierze, stosownie do rozkazu otworzywszy drogę temu psu bez duszy, zwarli się i opasali go szczęścią oddziału a Janczar imieniem Kodża Hazer dzielnym natarciem ranił mu konia, zwalił na ziemię wychowańca piekła, uciął nikczemną głowę i przynosząc ją Padyszachowi, pochwały, względy i hojną nagrodę osiągnął. Ci, co wespół z tym obłąkanym młodzieńcem wpadli w pośrodek żołnierzy, jak osaczone w ostępie zwierzęta, wykłóci i pałaszami rozsiekani zostali. Widząc w tym przypadku widoczne niedoścignonie opatrzności dzieło, szach uradowany, jaśniejący chwałą zawołał Elhamnu Lilahi ala zefer. Chwała bądź Bogu za zwycięstwo. Odrąbaną zaś głowę na utkwić kazał dla przerażenia jej widokiem zapamiętałych niedowiarków. Głowa nieszczęsnego króla Posłaną została do Brusy, przedtem stolicy państwa, aby na widok pospolitego ludu była tam wystawiona. Dla zachowania od zepsucia w miodzie była zatopiona. Murat posłał natychmiast z doniesieniem tak pomyślnego wypadku listy do postronnych władców, a dla okazania zwycięskiej islamu potęgi do każdego po kilku przyłączył niedowiarków okrytych ciężkimi pancerzami, i zbroją żelazną, kazawszy w kajdany zakuć im ręce i nogi. Dla sułtana Egiptu, Azeb Bey z listem dwudziestu pięciu pancernych pogan doprowadził. Słabe i bojaźliwe Araby, gdy ujrzały te straszne niedowiarków postaci, ogromem do wysokich twierdz podobne, z podziwienia dla męstwa Osmanu wołały «Allah Jędzor ibn Osman» Bóg pomaga synowi Osmana. To świetne zwycięstwo, które cały naród najżywszą napełniło radością i ugruntowało potęgę Osmanów oraz szczęście ich poddanych, odniesionych zostało we wtorek, dnia 9 Księżyca Redrzeb roku 848, od ucieczki proroka. Polscy historycy którzy sugerowali, że Władysław III zginął śmiercią chrześcijańskiego męczennika, z poświęceniem oddając życie w obronie wiary, wywołali burzę gwałtownych krytyk. Krytycy utrzymują, że Władysław po prostu zapłacił wysoką cenę za swe naiwne i źle obliczone ambicje. Z pewnością może się wydawać, że wyprawa pod warnę była inspirowana w większym stopniu interesami Węgier niż Polski. Pozostając w zgodzie z faktami, nie można jej odnosić do całokształtu stosunków między Polską a Turcją ani też przyrównywać do hiszpańskiej rekonkwisty. Dla Polski Turcy otomańscy byli mniejszym zagrożeniem niż Tatarzy kremscy. Zbrojne oddziały Tatarów co roku urządzały wyprawy wzdłuż trzech wielkich granicznych stepowych szlaków: palili, plądrowali i uprowadzali. Jasir, ludzkie łupy, czyli jeńców, których sprzedawano jako niewolników na rynkach całego muzułmańskiego świata. To właśnie Tatarzy, a nie Turcy, sprowokowali falę protestów przeciwko prowadzonej samotnie przez Polskę obronie chrześcijaństwa przed muzułmańską inwazją. Protestów tych nie można jednak brać za dobrą monetę. Tatarzy byli piekielnie dokuczliwi. Nie stanowili jednak zagrożenia równowagi sił w Europie. W odróżnieniu od Maurów czy Turków otomańskich, nie dążyli do trwałych zdobyczy terytorialnych i ich czambuły nigdy nie przekraczały granic pojedynczych sezonowych wypadów. Podejmowane przez Polskę próby poskromienia Tatarów odbywały się w kontekście licznych chrześcijańskich deklaracji i świętych przemów, ale przypominały one bardziej akcje policyjne niż religijne krucjaty. W końcu chrześcijańscy kozacy zachowywali się prawie tak samo, a mimo to przywódcy wojsk Rzeczypospolitej nie wahali się przed werbowaniem tatarskich sił pomocniczych do walki z innymi chrześcijańskimi książętami i czynili to zawsze, gdy zaistniała tego rodzaju potrzeba. Żadnemu z zakonów krzyżowych nie udało się odnieść w Polsce Większych sukcesów. Rycerze maltańscy dość wcześnie założyli kilka komandorii. W 1150 roku w Strzegomiu na Śląsku, trzy lata później w Zagościu w Małopolsce i w 1191 roku w Poznaniu. Żadna z nich jednak nigdy naprawdę się nie rozwinęła. Po odłączeniu się Śląska, komandorie tej prowincji przeszły pod kontrolę Czechów. Te zaś, które pozostały na terytorium Polski, zaczęły się chylić ku upadkowi po najazdach tatarskich w latach 1241-42. W wieku XV rycerze maltańscy byli sprzymierzeńcami zakonu krzyżackiego i w tym samym stopniu co Krzyżaków dotknęła ich kara z rąk polskich władców. Do wieku XVII. Na terenie Polski zostało już tylko bardzo niewielu rycerzy maltańskich. Na tym tle pod każdym względem wyjątkowa jest zadziwiająca postać Bartłomieja Nowodworskiego 1544-1624. Rycerza, pedagoga i filozofa. W młodości pozostawał w służbie Stefana Batorego. Był członkiem Straży Siedmiogrodzkiej. I uczestniczył w poselstwie do Konstantynopola. Potem jednak popadł w niełaskę i został skazany na wygnanie za udział w pojedynkach. Dziesięć lat spędził we Francji, w służbie Henryka IV króla Nawarry. W roku 1599 wstąpił do zakonu Świętego Jana. W 1602 walczył na Weneckiej Galerze w bitwie pod Patras. I na skutek odniesionych ran, powrócił na Maltę jako inwalida. Tam odnalazł go Piotr Kochanowski, który odbywał właśnie podróż po krajach basenu Morza Śródziemnego i który go zabrał z powrotem do Polski. W 1617 roku Nowodworski przyjął pierwszą katedrę filozofii świeckiej na Uniwersytecie Jagielońskim w Krakowie. Tu też założył przodujące gimnazjum, które do dziś nosi jego imię. W 1617 roku, w wieku 74 lat, wyruszył wraz z Chodkiewiczem na wyprawę na księstwo moskiewskie i został ranny w bitwie pod tuszynem. Oddano go pod opiekę, istniejący jeszcze wówczas komandori rycerzy maltańskich w Polsce, w Poznaniu. Umarł jednak, zanim zdążył się tam zadomowić. Norman Davis, Boże Igrzysko. Taśma szósta, koniec ścieżki drugiej.